Charles Dickens, David Copperfield, dzieje, przygody, doświadczenia i zapiski Davida Copperfielda, juniora, rodem z Blunderstone, których nigdy ogłaszać drukiem nie zamierzał. Przełożyła Wilhelmina zyndram Kościołkowska Czyta Radosław Krzyżowski. Tom drugi, rozdział trzydziesty, strata. Wieczorem przybyłem do Jarmut i udałem się wprost do gospody. Wiedziałem, że gościnny, mój raczej, pokoik u Pegoty potrzebny będzie lub może jest już potrzebny do przyjęcia tego wielkiego gościa, przed którym żyjący ustępować muszą. Udałem się więc do gospody, zjadłem obiad i zamówiłem sobie pokój na noc. Dziesiąta już była, gdym wyszedł na miasto. Ulice puste, sklepy przeważnie pozamykane. Gdy zbliżyłem się do sklepu Omer i Joram, okiennice zastałem już spuszczone, lecz drzwi otwarte. Pan Omer palił fajkę. Wszedłem tedy, pytając go o zdrowie. – A, na Boga żywego – zawołał – skąd się pan tu wziął o tej porze? Niech pan siada. Dym nie szkodzi? – Bynajmniej – odrzekłem, zwłaszcza z cudzej fajki. – A czemu nie z własnej? – roześmiał się pan Omer. Tym lepiej, tym lepiej. Zły to nauk. Nabrałem go z powodu jasmy. Pan Omer zrobił mi miejsce, przysunął krzesło, sam usiadł i sapiąc palił zapamiętale fajkę, szukając w niej zapewne brakującego mu oddechu. Zmartwiły mnie niedobre wieści o zdrowiu pana Berkisa, rzekłem. Pan Omer popatrzył tylko na mnie i potrząsnął głową. Jakże się ma dziś wieczorem? Spytałem. Chciałem właśnie, odrzekł. Spytać o to pana, lecz delikatna to materia dla człowieka mego zawodu, rozumiesz pan? Gdy klient jest chory, nie wypada nam dopytywać o jego zdrowie. Nie przyszło mi to na myśl, chociaż dręczyły mnie złe przeczucia, gdym, idąc, słyszał w sklepie znane mi zgrzyty. Pan Omer miał słuszność. Rozumiesz pan, ciągnął, potrząsając głową Nie wypada. Jakże by to wyglądało, gdybyśmy posyłali do klientów z zapytaniem, Omer i Joram pytają, jak się klient czuje dziś rano czy dziś wieczorem. Nie wypada. Skłoniłem twierdząco głową. Pan Omer ciągnął fajkę. W naszym zawodzie, mówił, człowiek nie może nawet wyrazić swych uczuć. Znam Berkisa od lat czterdziestu, a nie wypada mi odwiedzić go i zapytać się o zdrowie. Istotnie było to nader przykre. Nie jestem w tym jednak bardziej od innych zainteresowany, mówił. Oto patrz, pan. Mnie samemu lada chwila może zbraknąć oddechu i sam o tym wiem najlepiej. Jakże posądzać o interesowność człowieka, który wie, że mu lada chwila może zbraknąć oddechu i który doczekał się już wnuków? Zapewne, rzekłem, nie to abym wyrzekał na mój zawód. Nie, bynajmniej. Wszystko ma dobrą i złą stronę, korzyści i niedogodności. Od po prostu chciałbym, aby klienci byli odważniejsi i wyrozumialsi. Zadowolony i uśmiechnięty kilkakrotnie pociągnął fajkę i tak mówił dalej: Co do berkisa, musimy poprzestać na udzielanych nam przez Emilkę wiadomościach. Ona przynajmniej rozumie, jak rzeczy stoją, i nie nie niedowierza nam, wie, żeśmy nie winni jak Jagnięta. Właśnie, Mini poszła z mężem wywołać Emilkę. Pomaga ona ciotce pielęgnować chorego, aby się od niej dowiedzieć, jak się chory czuje. Jeśli pan zechce zaczekać, Mini z mężem nadejdą lada chwila i wszelakich udzielą wyjaśnień. Czym mogę panu tymczasem służyć? Szklanką wody z syropem, co? Sam właśnie piję wodę z syropem, gdy palę fajkę, dla złagodzenia mego oddechu. Co tam łagodzić? Zawsze mawiam Mini i mojej córce, byle tylko było czym oddychać. Brakło mu istotnie tchu i przeląkłem się, widząc jak się śmieje a wiedząc, w jaki zwykle stan śmiech wprawia. Gdy odzyskał mowę, podziękowałem mu za wodę z syropem, mówiąc, że jeśli pozwoli, chętnie zaczekam na powrót córki i zięcia. Spytałem przy tym o Emilkę. Ha! – rzekł, odejmując od ust fajkę. Prawdę mówiąc, chciałbym, aby już jak najprędzej wyszła za mąż. Dlaczego? – spytałem. Ot! – rzekł. Nie można powiedzieć, aby poszpetniała, jest równie ładna jak była, ładniejsza jeszcze. I nie to, że się opuszcza w robocie. Nie, wyborna, doskonała robotnica, lepszej nie znaleźć, ale brakuje jej czegoś. No, cierpliwości, wytrwania. Sam nie wiem czego, ale czegoś brakuje. Perorował tak energicznie, że mogłem mu tylko potakiwać. Był z tego widocznie zadowolony, gdyż ciągnął: Uważam, że jest jakaś niespokojna. Wieleśmy już o tym mówili ze starymi, z narzeczonymi. Tak czy owak, trzeba myśleć o zapewnieniu jej przyszłości. Najsłodsze to pod słońcem stworzenie. Przysłowie mówi, że nie zrobisz czarnego białym. Nie wiem, czy to prawda, ale to wiem, że z tej tam starej łodzi Emilka zbudowała rodzinne gniazdo, mocniejsze niż z muru i kamienia. Najpewniej, pośpieszyłem potwierdzić. Dość widzieć ten drobiazg, jak się czepia starego swego wuja. Lgnie do niego po prostu co dzień bardziej, co dzień więcej się przywiązuje. No, nie ma co mówić, musi nastąpić pewne oderwanie. Po co zwlekać? Słuchałem uważnie słów porciwca, zgadzając się w zupełności z jego poglądami. Mówię im tedy, twierdził, w końcu trzeba ten interes zagwoździć. Naznaczcie termin, jaki się wam podoba. My oceniamy jej pracowitość i oddane usługi więcej, może niż sądzicie, lecz gdy idzie o los jej, Omer i Joram gotowi uwolnić ją w każdej dobie. Jeśli zechce potem brać od nas robotę do domu, zgodzimy się na to z przyjemnością. Nie, to nie. Nasza w tym będzie strata albo i nie strata, bo to widzisz pan tu pan Omer dotknął fajką mojego ramienia. Nie wypada, mnie, mającemu wnuki. Astmatycznemu dziadkowi ubiegać się tak bardzo o jakieś tam błękitnookie dziewczę. Zapewne, potwierdziłem. Nie wypada, mówił. Sam pan to przyznać musisz. Otóż jej kuzyn, pan musisz wiedzieć, że wychodzi za swego kuzyna. O tak, odrzekłem, znam go dobrze. A zapewne, przypominam sobie. Otóż narzeczony podziękował mi, a jaki to porządny, zacny, stateczny chłopiec, i najął domek. Cacko wprost. Pokupował sprzęty, klatka, mówi czyściutka, bielutka klateczka, trzeba, żeby choroba berkisa zły wzięła obrót. Pobraliby się byli. Teraz naturalnie przeciągnie się to. Czy się Emilka uspokoiła? spytałem. Trudno tego wymagać, rzekł, pocierając ręką brodę. Perspektywa zmiany, rozstania się z wujem, zawsze to coś. Śmierć berkisa nie będzie wprawdzie przeszkodą, ale zwłoką. A nie ma to, widzisz Pan nic gorszego nad niepewność. Widzę, rzekłem. A, ciągnął pan Omer, nic dziwnego, jeśli Emilka jest nieco przybita, zaniepokojona. Z każdym dniem rzekłbyś, bardziej się przywiązuje do wuja, coraz jej też ciężej rozstać się z nami. Za lada dobrym słowem miewa łzy w oczach, a rozkosz widzieć ją z dziećmi mieni. Niech ją nieba mają w swej opiece, jak ona lubi dzieci. Skorzystałem z nieobecności Mini i jej męża i spytałem pana Omera o Martę. Źle, rzekł kiwając głową. Smutna historia, wiadoma już panu jak widzę. Nie podejrzewałem nigdy tej dziewczyny, nigdy nie przypuszczałem. Nie wspominam też przed Mini, niech Bóg zachowa. Nie ma tu mowy o niej między nami. Pan Omer usłyszał niedosłyszalne dla mnie, zbliżające się kroki swej córki, więc mrużąc oko... Kiwnął fajką na znak porozumienia. W drzwiach stanęła mini z mężem. Z Barkisem, jak mówili, było bardzo źle. Utracił przytomność. I pan Chilip, wychodząc przed chwilą od chorego, mówił w kuchni, że ani cały Fakultet Medycyny, ani żaden chirurg, ani żadne apteki pomóc mu już nie mogą. Sam przecie pan Chilip był doktorem medycyny i chirurgii. Co zaś do apteki? Ta mogłaby tylko otruć chorego. Słysząc to, postanowiłem udać się natychmiast do Pegoti. Pożegnałem pana Omera i jego rodzinę i skierowałem kroki w stronę mieszkania mej piastunki pod wpływem wrażenia, które w mych oczach nadawało Berkisowi nowej, niebywałej powagi. Zapukałem do drzwi. Otworzył mi pan Pegoty. Nie zdziwił się wcale ujrzawszy mnie, tak samo zresztą i Pegoti wobec strasznej niespodzianki jaką mieli przed sobą wszystkie inne bladły i zacierały się uścisnęliśmy się w milczeniu za ręce przeszliśmy cicho i na palcach do kuchni przed ogniem siedziała Emilka z ukrytą w rękach twarzą ham stał przed nią mówiliśmy szeptem nasłuchując wszelkich dochodzących nas z góry szmerów za uprzedniej mej bytności nie zauważyłem tego wcale teraz Jakże dziwna mi się zdawała nieobecność gospodarza domu w tej kuchni. Jakże to pięknie z pańskiej strony, zauważył Pegoty, dłoń mi ściskając. Niezwykle pięknie, potwierdził Ham. Emilko, duszko, mówił pan Pegoty, spójrz tylko. Pan Davy przyjechałby nas pocieszyć. Co, nie powiesz mu ani słowa? Drgnęła tylko. Pamiętam chłód jej ręki. Zdawało się, że ją cofa z mej dłoni. Zerwała się z krzesła i zwisając u ramienia wuja, milcząca i drżąca cała schyliła się w jego objęcia. Takie to kochające serce, mówił pan Pegoti, gładząc włosy dziewczęcia grubą swą ręką, że trudno jej przenieść widok tej boleści. Młody i świeże serca, jak tej mojej ptaszyny, przenieść tego nie mogą. Wszak to naturalne, panie Davy przytuliła się do niego nie podnosząc oczu i nie mówiąc słowa późno już, gołąbko moja perswadował pan Pegoty ham przyszedłby cię odwieźć do domu idź już, idź kotko, dziecko moje, on cię odprowadzi co mówisz, Emilko, duszko moja? nie słyszałem jej głosu, lecz pochylając się nad nią pan Pegoty zdawał się wsłuchiwać w cichą jakąś prośbę zostać tu z wujem? mówił, bój się Boga Zostać z gdy cię narzeczony odwieść chce do domu? Kto by to powiedział, dodał, spoglądając z dumą na mnie i na hama, że ta pieszczotka nad wszystko i wszystkich przekłada swego starego wuja niezdare. Oj, ty, ty, pieszczotko! Emilka ma słuszność, rzekł Ham. A ponieważ żąda tego, niech tu do jutra rana zostanie, ale i ja też zostanę. Co to to nie? Zaprzeczył pan Pegoty. Jutro musisz stanąć do pracy. Nie możesz jednocześnie czuwać i pracować. A o swą żoneczkę nie masz się co troszczyć. Pod dobrą zostanie opieką. Ja za to odpowiadam. Ham stosując się do rady wuja wziął kapelusz. Nawet gdy ściskał ją, a za każdym razem, gdy się zbliżał do niej, czułem, że w tym prostym żeglarzu jest dusza i delikatność prawdziwego dżentelmena, przytulała się do wuja, odsuwając się od swego przyszłego męża. Wyszedłem, by zamknąć drzwi za odchodzącym, a gdym wrócił pan Pegot i mówił jej coś z cicha, tkliwie, uspokajał czy upominał. Teraz, rzekł, pójdę tam na górę i uprzedzę ciotkę o przyjeździe pana Davy. Pocieszy to ją nieco, biedaczkę. Usiądź tu sobie tymczasem przed ogniem i rozgrzej te swoje, jak lód, zimne, biedne rączęta. No, nie bój się, uspokój. Nie bierz tego tak do serca. Co, i ty pójdziesz ze mną? Chodź, Gołąbko, chodź. Pewien jestem, panie Davy, dodał z dumą, że gdyby wuj jej stał się włóczęgą, wyklętym, jeszcze by za nim poszła. Do czasu, do czasu, Gołąbko. Pójdziesz ty wkrótce z kimś innym. Gdy nieco później wszedłem po ciemku do mego pokoiku na górze, zdawało mi się, że ją tam zastałem klęczącą na ziemi. Nie jestem jednak tego pewien. Było to może wywołane przez złudną grę cieni. Siedząc przed kominem, rozmyślałem o tej bojaźni Emilki przed śmiercią. Bojaźń ta i to, co mi mówił o niej pan Omer, musiały tak ujemnie oddziałać na nią. Nie, istotnie nie była już taka jak dawniej. Swobodnie mogłem oddawać się podobnym rozmyślaniom, wsłuchując się w głośny chód zegara i panującą w domu ciszę. Nagle uczułem około mojej szyi ramiona Pegoty. Całowała mnie, dziękując, żem pośpieszył do niej w podobnej chwili. Powiedziała mi też, że mogę pójść za nią na górę, gdyż mąż jej lubił mnie zawsze i podziwiał i nieraz zanim stracił przytomność, wspominał. Więc jeśli mu przytomność wróci, cieszy się mym widokiem o tyle, o ile doczesne sprawy mogą go jeszcze cieszyć. Zwątpiłem o tym najzupełniej, ujrzawszy chorego. Leżał z głową i ramionami opartymi o skrzynię, przedmiot ciągłej swej troski. Dowiedziałem się później, że gdy nie mógł już zwlekać się z łóżka ani dosięgać skrzyni kijem, jakem to uprzednio widział, żądał, aby moją postawioną na krześle. U samego wezgłowia chciał ją czuć i ciągle jej dotykać. Zapomniał o biegu czasu o świecie całym, a pamiętał jeszcze o swej skrzyni, bo oto i teraz obejmował ją. A po sinych jego wargach błąkały się niewyraźne słowa. Stare rupiecie. Berkis, kochany, rzekła spokojnie, siląc się nawet na wesołość pegot i pochylając się nad wezgłoim chorego, gdy razem z jej bratem stanąłem przy łożu. Wiesz, kto do nas przyjechał? Zgadnij. Moje kochane dziecko, Davy, nasz Pamiętasz, dawałeś mu różne zlecenia do mnie. Milczał sztywny i nieruchomy, jak obejmowana przezeń skrzynia. Opuść nas z odpływem, szepnął mi na ucho pan Pegoty. Łzy miał w oczach i ja także. Z odpływem? Szepnąłem. Na tym wybrzeżu, wyjaśniał mi równie cicho, ludzie umierają zawsze z odpływem. Zawsze z przypływem się rodzą i on odejdzie z odpływem. O pół do czwartej. Jeżeli przeżyje tę godzinę, żyć będzie do jutrzejszej nocy. Pozostaliśmy u łoża konającego, godziny mijały. Nie wiem, jaki niewytłumaczony wpływ wywierać na niego mogła moja obecność, ale to pewne, że gdy począł coś bełkotać gasnącym głosem, mówił o mnie, o tym, jak mnie woził do szkół. Wraca mu przytomność, rzekła Pegoty. Pan Pegoty trącił mnie, mówiąc cicho i poważnie. Odpływ się zbliża. Berkis, mój drogi, mówiła pochylając się nad nim żona. C. P. Berkis. Najlepsza pod słońcem kobieta. Zaszemrał głos konającego. Szeroko otworzył oczy. Patrz, poznajesz go? To jest pan Davy. Mówiła Pegoty. Sam miałem chęć spytać go, czy mnie poznaje, tak się uważnie we mnie wpatrzył. Wyciągnął ramiona i uśmiechnął się do mnie. Berkis gotów, rzekł wyraźnie. Była to godzina odpływu. Odpłynął ku nieznanym nam wybrzeżom. Rozdział trzydziesty pierwszy. Większa strata. Nie trudno mi było zastosować się do życzenia Pegoti i pozostać celem oddania ostatniej posługi zmarłemu. Zwłoki jego miały być odwiezione do Blunderstone, gdzie kochana moja piastunka dawno już zakupiła z własnych oszczędności parę stóp ziemi, tuż obok miejsca wiecznego spoczynku kochanego swego dziewczęcia, jak zwykła była nazywać mu matkę. Dotrzymując piastunce mej towarzystwa w te pełne smutku i żałoby dnie, oddając jej Jakie tylko mogłem drobne posługi spłacałem z istotnym zadowoleniem kochającego serca dług wdzięczności, lecz wyznać muszę, że z większym jeszcze zadowoleniem przyjąłem na się, jako rzecz należącą do mego zawodu, obowiązek wykonawcy ostatniej woli, nieboszczyka. Przy testamencie znaleziono złoty zegarek, który Berkis miał w sobie w dniu swego ślubu, ale którego ani przedtem, ani potem nigdy nikt na nim nie widział. Była tam również srebrna puszka na tytoń, mikroskopijne pudełko w kształcie cytryny zawierające mikroskopijną zastawę do herbaty, wystruganą z drzewa, które to pudełko, jak przypuszczałem, Berkis musiał kiedyś w czasach mego dzieciństwa kupić dla mnie, a potem, pożałowawszy, widać, schował je do swego skarbca. Ponadto znaleźliśmy osiemdziesiąt siedem i pół gwinei srebrem, samymi gwineami i pół gwineami. Dwa tysiące dziesięć funtów w banknotach, jako też czek na pewną sumę. Starą podkowę, fałszywy szyling, kawał kamfory i jakąś muszlę. Że zaś ostatni ten przedmiot posiadał pewien połysk i ładne wewnątrz odcienie nabrałem przekonania, że pan Berkis musiał przypuszczać, iż w muszli tej znajdują się perły. Przez długie lata skrzynia ta zawsze towarzyszyła Berkisowi w jego codziennych wyjazdach. Dla odwrócenia wszelkich podejrzeń wymyślił on historię, jakoby skrzynia ta była własnością niejakiego Black Boya, powierzoną Berkisowi do czasu, aż zgłosi się po nią właściciel. Całą tę bajkę wypisał na wieku skrzyni. Czas zatarł częściowo napis. Długoletnie oszczędności wcale pokaźny dały rezultat. Fundusz zebrany wynosił 3000 funtów szterlingów. Procenty od tysiąca Berkis zapewnił jako dożywocie panu Pegoty. Po najdłuższym zaś jego życiu miały być rozdzielone na równe części pomiędzy mnie a Emilkę lub nasze potomstwo i tak Reszta stawała się wyłączną i bezsporną własnością jego żony, jedynej wykonawczyni woli zmarłego. Czytając na głos testament, czułem się niby proktorem i zaczynałem przypuszczać, że commons więcej jest przecie wart, niż by się zrazu wydawać mogło. Badałem testament od strony prawnej i z zadowoleniem musiałem przyznać, że był prawomocny. Poczyniłem ołówkiem na marginesie potrzebne adnotacje, podziwiając sam siebie, że mi to wszystko w tak prędkim stosunkowo czasie wiadomem się stało. Na tym podobnych zajęciach, na spisywaniu inwentarza i przywodzeniu do porządku interesów Pegoty, na udzielaniu jej ku obopólnemu naszemu zadowoleniu rad prawnych, zszedł mi tydzień poprzedzający pogrzeb. Przez cały czas nie widziałem Emilki, słyszałem tylko, że ślub jej miał odbyć się za parę tygodni. Nie towarzyszyłem oficjalnie pogrzebowi, to jest, nie włożyłem żałoby i nie niosłem chorągwi do wystraszenia wróbli. Lecz wczesnym rankiem udałem się na cmentarz w i tam wyczekiwałem zwłok, którym towarzyszyła wdowa z bratem. Wariat jak zwykle wyglądał przez okno mego dawnego pokoiku. Dziecko doktora jak zwykle Trzęsło ciężką głową i przewracało bladymi oczami w stronę księdza spoza ramienia swej piastunki. Pan Omer stał w głębi dysząc ciężko. Nie było zresztą nikogo więcej. I pogrzeb odbył się cicho, spokojnie. Z godziny jeszcze potem chodziliśmy po cmentarzu. Z mogiły mej matki zerwaliśmy kilka świeżych listków. Ogarnia mnie wielka trwoga jak ciemna chmura, co się spuszczała na oddalony gród, ku któremu wiodły mnie samotne kroki. Boję się zbliżyć myślą do tego, co zaszło tej nocy, a co się powtarza dziś w sercu mem i pamięci. Nie zetrę tego powtarzając i milcząc nie zetrę. Stało się. Nikt i nic odmienić nie zdoła dokonanego faktu. Pegoty wybierała się ze mną na zajutrz do Londynu dla uprawnienia testamentu męża. Tego zaś dnia Emilka przebywała w sklepie krawca Wieczorem mieliśmy się zejść w starej łodzi pana Pegoty Ustaliliśmy, że Hem o zwykłej porze wstąpi po narzeczoną Ja nadejdę, a brat z siostrą Wróciwszy z obrzędu pogrzebowego Oczekiwać nas będą w starej łodzi Rozstałem się z nimi u wrót cmentarza I zamiast od razu wracać Zboczyłem w stronę Lowestoft Zwróciłem potem kroki do jarmu. Po drodze wstąpiłem na obiad do jakiejś oberży i tak nadszedł wieczór. Wieczór był dżysty, zimny, lecz jasny, gdyż księżyc w pełni przebijał poprzez chmury. Wkrótce dojrzałem łódź pokrytą dachem i światła w okienkach. Przeszedłszy mokre nadbrzeżne piaski, znalazłem się u drzwi domu. Wszedłem. Cicho tu było. Spokojnie. U komina pan Pegoty siedział paląc fajkę. Na stole przygotowano wieczerze. Ogień płonął wesoło, popiół był odgarnięty, a Emilkę czekało zwykłe jej miejsce w kącie. Na dawnym też miejscu siedziała Pegotti, i gdyby nie jej ubiór, zdawałoby się, że przeszłość wróciła w zupełności. Przed nią stało pudełko do robót z wymalowaną na wieczku kopułą katedry świętego Pawła, w nieodstępnym towarzystwie ząbka wosku i skręconego centymetra. Pani Gamicz szamotała się w swoim kącie słowem wszystko było jak bywało niegdyś, przed laty. Pierwszy pan, przybywasz, Davy, zauważył z uprzejmym uśmiechem pan Peggotty. Zrzuć pan płaszcz, bo wilgotny. Dziękuję panu, rzekłem, oddając płaszcz do powieszenia. Prawie suchy. Pięknie mi suchy, zawołał dotykając mych ramion. Panicz przemógł do nitki. Niechże pan siada, ogrzeje się. Nie witam pana, ale rad panu jestem. Z całego serca. Dziękuję, rzekłem. Nie wątpię o tym. A ty, staruszko moja kochana? Spytałem Pegot i całując ją. Ha, śmiał się pan Pegot i chcąc pocieszyć siostrę. Właśnie mówiłem jej, że nie ma na świecie kobiety, której sumienie bardziej może być spokojne, jak nie przymierzając jej. Spełniła wszystkie swe obowiązki względem nieboszczyka. Nieboszczyk sam dobrze o tym wiedział. On jej, ona jemu. Oddali wszystko, co się komu należało. Czegoż można chcieć więcej? Pani gamicz zamruczała coś w kącie. Odwagi, kobieto, odwagi. Pocieszał ją z kolei pan Pegoty, lecz to nie pomagało. kiwała głową, korzystając z nadarzającej się sposobności, aby przypomnieć swoje własne wdowieństwo. Odwagi, kobieto, trzymaj się śmiało, a zobaczysz, wszystko jeszcze dobrze pójdzie. Nie mnie, Danielu, nie mnie odpowiadała płaczliwie. Dla mnie pozostała samotność i opuszczenie. Nie, nie upewniał ją stary poczciwiec. Tak, tak, Danielu twierdziła, nie jestem z tych, co lubią żyć cudzym kosztem. Potrafię się usunąć. Bój się Boga, kobieco, co ty mnie możesz kosztować? I niby nie widzisz, że mi się teraz właśnie stajesz potrzebniejsza niż kiedykolwiek? Wiem, że dotąd nie byłam potrzebna. Rozpłakała się nad dobre pani gamicz. Niepotrzebnie mi to wyrzucasz. Opuszczona i samotna istota zawsze i wszędzie bywa niepotrzebna. Pan Pegoty wyglądał na bardzo zmieszanego i zawstydzonego okazanym brakiem serca. Trącony jednak przez siostrę nic nie odpowiedział, tylko popatrzywszy z żalem na panią gamicz, zwrócił wzrok na holenderski zegar, powstał z miejsca, zapalił świece. I postawił ją w oknie. Tak to pani Gemicz powiedział wesoło, na co kobieta zamruczała coś niewyraźnie. Postawmy świecę jak zwykle. Ha! Pan Davy nie wie, co to znaczy. To dla Emilki. Ścieżka po ciemku mokra, ponura. Jak tylko jestem w domu, w tym czasie, kiedy Emilka wraca, zawsze zapalam świecę i stawiam w oknie. A Emilka myśli sobie, oto dom. I myśli jeszcze, wuj mnie czeka. A co? Dobrze tak? Dziecko z ciebie, rzekła Pegoty, rozrzewniona w gruncie rzeczy dobrocią brata. Nie. Ha! zaśmiał się, stając przed ogniem, prostując grube swe członki i zacierając ręce z zadowoleniem. Wyglądałem na dziecko. Niezupełnie, zauważyła Pegoty. Kto wie, kto wie, mówił. Zresztą mniejsza z tym. I powiem tylko, że jak pomyślę o tamtym ładnym domku naszej Emilki, to po prostu nie wiem, co z tymi elegancjami robić. Boję się dotknąć, myśląc, że takie to delikatne, jak nasza Emilka, i nikomu za nic w świecie nie pozwoliłbym potrącić tam żadnego przedmiotu. Bawić się jej czepeczkami jak małe dziecko. Ha! Macie dziecko w postaci starego morskiego rekina. Roześmiał się na głos. Wtórowaliśmy mu spego tylecz ciszej. Pamiętam, mówił ożywiając się, jak była taka malutka, i nieraz całymi godzinami bawiliśmy się razem w Turków, Francuzów, w ludożerców, w lwy, wieloryby i rozmaitych cudzoziemców. Zostało to już w zwyczaju. Teraz zapalam dla niej świecę, by ją zdala z ciemnej dostrzegła ścieżki. Dzieciństwo! Ale chociaż wyjdzie za mąż i opuści tę chałupę, wiem to, świecę zawsze przecie będę stawiać i, siedząc jak teraz przy ogniu, myśleć o Emilce i czekać jej. Zaśmiał się. Myślicie sobie pewno, jakie dziecko z tego morskiego rekina, a ja przecie myślę sobie, patrząc na świecę, moja Emilka widzi światło. Wraca. Wy się śmiejecie ze starego rekina, a ja się cieszę. Otóż i ona. Wyciągnął do drzwi ramiona. We drzwiach stanął Ham. Deszcz wzmógł się widać, gdyż szeroki kapelusz opadał mu na oczy. A Emilka? spytał pan Pegoty. Ham skłonił tylko głową w stronę podwórza. Pan Pegoty zgasił świecę i począł rozniecać ogień. Ham, nie ruszając się z miejsca, rzekł do mnie: Pani Czu, niech pani drzwijcie ze mną na chwilkę. Mamy coś panu do pokazania. Wyszliśmy. Przechodząc dopiero koło niego, dostrzegłem, że był śmiertelnie blady. Śpiesznie zamknął drzwi. Na dworze znaleźliśmy się we dwóch. We dwóch tylko. Co to znaczy? spytałem. Wybuchnął głośnym, wstrzymywanym płaczem. O nie miałem na widok tej boleści, chociaż nie wiedziałem ani co myśleć, ani czego się lękać. Ham na Boga, rzekłem. Co się stało? Ukochanie moje, wyjąkał. Ona, która była dumą moją, źrenicą wokół, ta, za którą życie bym tysiąc razy oddał, znikła. Znikła, mówisz? Uciekła, wybuchnął. Emilka uciekła. Och, wolałbym stokroć widzieć ją na marach niż schańbioną. Wyraz twarzy, którą wzniósł ku zachmurzonym niebiosom, bladość jego, drżenie załamanych rąk, wszystko to wraziło mi się na zawsze w pamięć. W noc samotną, księżycową, a pochmurną widzę go zawsze przed sobą takim, jakim był w strasznej tej chwili. Uczony jesteś, mówił, i wiesz lepiej ode mnie, jak i co im powiedzieć. To może zabić wuja. Drzwi skrzypnęły. Pochwyciłem klamkę, by zyskać choć chwilę czasu. Za późno. Pan Pegoty wyjrzał. Nigdy nie zapomnę jego nagle zmienionej twarzy. Przypominam sobie krzyk i płacz kobiet. Staliśmy już teraz w pokoju. W ręce mojej drżał dany mi przez Hama papier. Pan Pegoty stał blady, z drżącymi, posiniałymi ustami. Bluzę miał rozrwaną na piersiach i powalaną krwią, która mu się z gardła musiała rzucić. Patrzał na mnie szklanym wzrokiem. — Czytaj, pan — rzekł z cicha, głucho. — Powoli tylko, słowo za słowem, abym mógł zrozumieć. W grobowej ciszy, jaka zapadła, czytałem na zmiętej ćwiartce papieru, co następuje. Gdy ci, którzy mnie kochali więcej, niż na to zasługiwałam, wówczas nawet, kiedy serce moje było jeszcze niewinne, odczytają to. Daleko już stąd będę. Daleko. Powtórzył głucho pan Pegoty. Zaczekaj. Daleko. Emilka, daleko. Jutro rano. List nosił datę dnia wczorajszego. Opuszczę dom mój, dom kochany, jedyny na zawsze i nie wrócę już, chyba że odwiezie mnie jako swą żonę. Zamiast mnie ten list zastaniecie. Och, gdybyś wiedział, Ham, jak mi się serce kraje, chociaż się tak bardzo zasmucam i krzywdzę, przebaczyłbyś mi pewno, gdybyś tylko wiedział, ile cierpię. Nie śmiem pisać o sobie. Pociesz się tym, żem tak mało warta. Przez litość powiedz wujowi, że go nigdy, nigdy bardziej nie kochałam jak w tej chwili. Zapomnij, jakeś był dobry, pobłażliwy dla mnie. Zapomnij, żeśmy się pobrać mieli. Myśl lepiej, że umarłam, małym jeszcze będąc dzieckiem i gdzieś mnie pogrzebano. Proś Boga, aby mnie wróciła i miej litość nad wujem. Pocieszaj go, mów mu, że go nigdy, nigdy bardziej jak w tej chwili nie kochałam. Serce swe poczciwe oddaj jakiemuś poczciwemu dziewczęciu. Więcej ode mnie warta zastąpi mnie przy Was, gdyż ja Wam samą hańbę przynoszę. Niech Was wszystkich nieba mają w swej pieczy. Modlę się za Was wszystkich gorąco, nie za siebie. I wówczas nawet, gdy on mnie tu z powrotem nie przywiezie jako swą żonę, za Was modlić się będę. żegnam wuja. Wujowi łzy moje i ostatnie dziękczynienia. Tyle tylko. Dawno przestałem czytać, a Stary stał, jak skamieniały, patrząc na mnie szklanym wzrokiem. Ośmieliłem się ująć go za rękę w nadziei przywrócenia do przytomności. Dziękuję, dziękuję panu, rzekł głucho, nie czyniąc żadnego ruchu. Z kolei ham mówił. Podziałało to na starca o tyle, że załamał ręce, pozostał jednak w uprzedniej postawie. Po chwili przestał patrzeć na mnie. Zatoczył wzrokiem dokoła, jak ktoś, kto się budzi z ciężkiego snu. Po chwili spytał głucho Kto to Chcę wiedzieć jego nazwisko? Ham spojrzał na mnie. Cofnąłem się jak piorunem rażony. Chcę wiedzieć, kto to sprawił, powtórzył pan Pegoty. Paniczu, szepnął mi na ucho Ham. Panie Czudejwi, oddalcie się, muszę mu coś powiedzieć, czego nie powinniście słyszeć. Cofnąłem się, opadłem na krzesło, nie miałem. Chcę wiedzieć jego nazwisko. Usłyszałem raz jeszcze. W ostatnich czasach, mówił Hem bezdźwięcznym głosem, kręcił się tu pewien lokaj, a także gentleman, Lokaj i gentleman. Pan Pegoty stał jak wryty, ze szklanym, zwróconym na hama wzrokiem. Lokaj ten, ciągnął Ham z wysiłkiem. Widziany był zeszłego wieczoru z dzieweczką naszą. Czatował na nią, pokryją mu od tygodnia przeszło. Udawał, że opuścił jarmot, lecz czatował, paniczu Davy. Och, paniczu Davy. Czułem naokoło mej szyi ramiona Pegoty. Byłem jak skamieniały. Gdyby dom się walił, nie zdołałbym powstać. Nieznany pojazd widziany był dziś rano o świcie za miastem. Na drodze do Norwich, ciągnął Ham dalej. Lokaj ów podchodził doń, wracał. Znów się zbliżył. Znów się zbliżył, tym razem z Emilką. Tamten czekał w pojeździe. On to. Na Boga, krzyknął pan Pegoty, cofając się i zasłaniając twarz dłońmi jak przed ciosem. Wiem już jak się nazywa. Steerford. Pani czu, rzekł ham zwracając się do mnie. Nie miej mi tego za złe. Wiem, że nie ma w tym twojej winy, ale istotnie, nazywa się on Steerford, a podły to nikczemnik. Pan Peggotty nie wydał jęku, łzy nie uronił. Stał długo jak wryty, potem zrzucił rozdartą na piersiach bluzę. Zreperujcie mi to, rzekł i pomóżcie ubrać się prędzej. Tam, surdut, kapelusz. Ham spytał go to zamierza. Idę szukać mojej siostrzenicy, rzekł. Najprzód do tego statku, wiecie. Utopiłbym go tysiąc razy, bez litości, gdybym przypuszczał, dodał z dzikim szałem w oczach. Utopiłbym, gdyby siedział przede mną, oko w oko, niecne swe snując zamysły. Idę szukać mojej siostrzenicy. Gdzie? rzekł Ham, zachodząc mu drogę. Wszędzie, po świecie całym. Znajdę ją, wyrwę, hańbie, wrócę tu z nią. Nikt mnie zatrzymać nie zdoła. Mówię wam, że po nią idę. Nie, nie, zawołała, rzucając się do drzwi pani Gamicz. Nie, Danielu. Nie tak, nie teraz. Uspokój się trochę, a potem mój biedny, opuszczony Danielu, szukać jej będziesz, ile zechcesz. Słuszne to, ale uspokój się przedtem. Usiądź i przebacz mi, że ci dokuczałam. Teraz widzę, czym były moje troski w porównaniu z tym nieszczęściem. Pomówmy trochę o dawnych czasach, kiedy Emilka została sierotą, i Ham także, i ja także biedną, opuszczoną wdową, a tyś nas przygarnął. Mówmy o tym, to ci ulgę sprawi. Danielu dodała, opierając mu głowę o ramię, ulgę ci to sprawi, doda odwagi. Wiesz, jak tam jest napisane: cokolwiek uczynicie jednemu z tych maluczkich, mnie samemu uczyniliście nie nie zawiodą te słowa pod dachem pod którym wszyscyśmy mieli przytułek przez tyle tyle lat uspokajał się a gdy mu że płacze, ukląkłem prosząc o przebaczenie za nieszczęście które mimowolnie pod ich dach sprowadziłem a nabrzmiałe w sercu przekleństwo dla Stirforta w lepsze zmieniało się uczucie wraz ze łzami które mi też pewną ulgę przyniosły Rozdział trzydziesty drugi. Początek długiej podróży. To, co czuję, czuć muszą i inni. I dlatego nie waham się wyznać, że nigdy może Stirford droższy mi nie był, jak w chwili, gdy się rwały, łączące nas węzły. W nagłym odkryciu jego niegodziwości nie traciłem z pamięci znanych mi jego przymiotów. Myślałem o nich, łagodziły one mój sąd o nim. Myślałem o tym, jak wysoko i szlachetnie postawić go mogły, a chociaż głęboko przekonany byłem o mej niewinności we wniesionym przezeń w dom mych przyjaciół nieszczęściu, czułem, że gdybym go spotkał oko w oko, nie powiedziałbym mu słowa wyrzutu. Kochałem go nie mniej niż przedtem i chociaż utraciłem wszelkie złudzenia, chociaż wiedziałem, że byłbym chyba słabym dzieckiem, gdybym się znów doń zbliżył. Że wszystko między nami na zawsze skończone, zerwane w imię przeszłości, okazywałbym mu, gdybym go spotkał, to samo co dawniej przywiązanie. Co Steerforth myślał o mnie, jakie zachował wspomnienia, nie wiem. Moje pozostały mu wierne jak zmarłemu przyjacielowi. Tak jest. Dawno ze skromnej historii mego życia usunięty przyjacielu. Boleść moja świadczyć przeciw Tobie będzie u tronu najwyższego trybunału, lecz serce i pamięć nigdy. Wieść o tym, co zaszło, szybko rozbiegła się po mieście. Wyszedłszy nazajutrz rano, słyszałem, jak przechodnie rozprawiali o tym na ulicy. Niektórzy potępiali Stirforta większość młodą dziewczynę, lecz do opiekuna jej i narzeczonego wszyscy odnosili się z jednakim współczuciem i szacunkiem. Rybacy i żeglarze, natchnieni poczuciem delikatności, uchylali się na widok pana Pegoty i Hama, stąpających powoli, wlokącym się krokiem po wybrzeżu. Tamto ich spotkałem. Gdyby mi nawet Pegoty nie mówiła o tym, łatwo widząc ich, domyśliłbym się, że oka przez całą noc nie zmrużyli, przesiedziawszy do dnia białego, tak jakem ich był z wieczora, zostawił. Noc ta jedna. Pochyliła głowę pana Pegot bardziej niż wszystkie minione lata, odkąd go poznałem. Obaj z bratankiem przybici byli, nad wszelki wyraz, ale na pozór spokojni, chłodni nawet jak to morze, co pod pochmurnym niebem leżało spokojnie, z zamkniętą w łonie swym burzliwą falą, a nawet gdzieś precz, na skraju horyzontu, złociło się pod wąską smugą niewidzialnego z brzegu słońca. Rozmawialiśmy z sobą. Rzekł powitawszy mnie pan i po kilku chwilach milczenia o tym, co mamy przedsięwziąć, a czego się wystrzegać. Zdecydowani też już jesteśmy. Spojrzałem na Hama. Wzrok jego gonił na skraju morza jaśniejszą linię. Przeląkłem się. We wzroku tym nie było gniewu ni złości. Błyszczało tylko niezłomne postanowienie. Tak, gdyby spotkał Stierforta, zabiłby go bez wątpienia. Obowiązki tu moje skończyły się, powiedział pan pegoti Jeden mi dziś już tylko pozostał obowiązek. Szukać May, zająknął się, a potem z mocnym wysiłkiem dodał, szukać jej będę, aż odnajdę. To jest dziś jedyny mój obowiązek. Wstrząsnął tylko głową na moje pytanie, gdzie się zamierzę udać i nawzajem spytał, czy na zajutrz zamierzam odjechać do Londynu. Wnosząc, że mogę być mu potrzebny, odrzekłem, że wyjazd mój najzupełniej do niego zastosuje. Jeśli pan może pozostać do jutra, rzekł, i jeśli nie sprawi to panu przykrości, pojadę z panem. Kilka kroków przeszliśmy w milczeniu. Ham, mówił dalej, tu pozostanie. Ma on pracę i musi się opiekować moją biedną siostrą. Z nią zamieszka. Stara zaś łódź ta opuszczasz ją, pan? Spytałem łagodnie. Moje miejsce nie tu, odrzekł. I cóż tam, że łódź w ciemności zatonie, gdy człowiek ginie? Lecz nie, łódź nie będzie opuszczona. Znów przeszliśmy kroków kilka w milczeniu. Owszem, ciągnął. Pragnę, aby pozostała latem i zimą, dniem i nocą, czym była dotąd, taką, jaką ona ją znała. Chcę, aby gdy wróci, zastała dawne swe miejsce. Poznała prowadzącą do domu drogę, chce aby w słotej zawieje. Zastała tu panią Gamicz i miała odwagę, widząc, że jest ciągle oczekiwana, drżącą ręką zapukać do drzwi i pod własnym dachem złożyć do spoczynku skołataną niegdyś tak jasną główkę. Chciałem odpowiedzieć, lecz nie mogłem. Trzeba, rzekł. Aby co wieczór i przez noc całą w tym oto oknie paliła się świeca i zdala już mówiła jej, jak dotąd mawiała: Wracaj, kochanie, gołąbko nasza, wracaj, czekają ciebie. Ham, rzekł, zwracając się do synowca: Jeśli byś kiedy usłyszał wieczorem czy w nocy pukanie, wiesz, ciche jej pukanie do drzwi ciotki. Nie otwieraj sam. Niech ją lepiej spotka ciotka. Lżej, biedaczce będzie. Szedł czas jakiś przed nami, milcząc. Spojrzałem na Hama. Wpatrzony w jasną linię na skraju horyzontu i morza, miał ten sam, co przedtem wyraz twarzy. Dotknąłem jego ramienia, lecz dwa razy powtórzyć musiałem imię, nim się zbudził z zadumy. Spytałem go o czym myślał. O tym tam, odrzekł, wskazując morze. O tym, co masz przed sobą, prawda? Spytałem z naciskiem. E, – Pani czu, nie wiem jak, lecz wiem, że koniec stamtąd przyjść musi – rzekł, patrząc wciąż na morze z tym samym, co przedtem wyrazem twarzy. – Jaki koniec? – spytałem zdjęty uprzednią trwogą. – Nie wiem – odrzekł zamyślony. – Myślałem po prostu, że tam, gdzie był początek, tam musi być i koniec. – Lecz to już przeszło – dodał odpowiadając memu spojrzeniu. I niepotrzebnie pan boisz się, jestem oszołomiony i sam nie wiem, co myślę i mówię. Pan tej zatrzymał się. My także i rozmowa urwała się, lecz pozostała mi w pamięci i przypomniałem ją sobie, gdy w swym czasie istotnie nieubłagany nadszedł koniec. Wkrótce doszliśmy do starej łodzi. Pani Gemicz zamiast jak zwykle jęczeć i wzdychać w swym kącie, krzątała się koło śniadania. Wzięła kapelusz od pana Pegoty, przysunęła mu krzesło, a mówiła tak pocieszająco i rozsądnie, że mnie nie poznawał. Danielu, poczciwy mój Danielu, musisz zjeść i pokrzepić, potrzebne ci teraz siły. Spróbuj, spróbuj tylko. Jeśli ci się naprzykrzam, powiedz, a odejdę. Gdy podała nam śniadanie, odeszła do okna, gdzie reperowała odzież i bieliznę pana Pegoty, układając ją potem w skórzanej walizie. Takiej, jakiej zwykli używać żeglarze. Jednocześnie mówiła: Możesz być zupełnie spokojny. W każdym tu będę czasie, dniem i nocą, zimą i latem. Nie nazbyt jestem piśmienna, ale od czasu do czasu będę do ciebie pisywać, przesyłając listy do pana Davy. A może czasem napiszesz do mnie słówko, Danielu. Niepokoić się będę o tę samotną, długą twą podróż. Toż ty, kobieto, będziesz tutaj teraz naprawdę samotna i opuszczona, zauważył pan Pegoti. Nie, nie, zaprzeczyła. Nie troszcz się tylko o mnie, Danielu. Dość będę miała zajęcia, utrzymując w porządku dom dla ciebie i tych, co mogą tu wrócić. W pogodę wyczekiwać będę na progu jak dawniej, zupełnie tak samo, a wracających przyjmę kochającym, wiernym sercem. Jakże się pani Gemicz bardzo, i to tak z dnia na dzień, nagle zmieniła. Miałem przed sobą inną kobietę, nie jęczącą, zamkniętą we własnych, wyimaginowanych troskach, lecz poświęcającą się. Niemyślącą o sobie wcale, godną czci i szacunku. Czego przy tym w dniu tym nie zrobiła? Mnóstwo przedmiotów, wioseł, żagli, lin, pak, znieść trzeba było z wybrzeża i schować w małym składziku. Było to mienie pana Pegoty, nad którym rozciągała opiekę i chociaż każdy śpieszył jej z pomocą, gdyż nie było rąk, które by nie chciały oddać usługi odjeżdżającemu, uginała się dzień cały pod ciężarami, przy czym zapomniała najzupełniej zwykłych swych skarg. Była niemal wesoła. Nie kłóciła się z nikim, ani razu nie podniosła głosu, ani jednej łzy nie uroniła i dopiero o zmroku. Gdy pozostała sama ze mną i z panem Peggotty, i gdy ten ostatni wycieńczony zapadł w sen twardy, rozpłakała się na dobre, ale cicho, a odprowadzając mnie do drzwi, mówiła: Niech nieba panu nagrodzą, panie Davy. Bądź mu przyjacielem i podporą. Rzekłszy to, pobiegła prędzej umyć oczy, aby budząc się, zastał ją spokojną i przyrobocie. Pozostawiłem ją jako opiekę. I podporę nieszczęściem dotkniętego człowieka, rozmyślając nad tą wielką, udzieloną mi przez panią Gamicz nauką. Musiało być już około dziesiątej, gdy, błąkając się bez celu po mieście, zatrzymałem się u drzwi sklepu Omer i Joram. Pan Omer tak się przejął tym, co zaszło, jak mi później opowiedziała jego córka, że mu się zrobiło gorzej i musiał się położyć. Brzydka, niewdzięczna dziewczyna, zadecydowała pani Joram. Zawsze była niewiele warta. Nie mów pani tego, zawołałem. Nie myślisz tak. Owszem, odparła z gniewem. Nie, nie, zaprzeczałem. Podniosła głowę, chcąc wyglądać na obrażoną i surową, lecz nie wytrzymała i rozpłakała się. Młody byłem i niedoświadczony, a jednak uznałem te jej łzy za lepszą oznakę niewieści i godności i macierzyńskiego serca niż uprzednią nieubłagalność zasad. Co pocznie z sobą? Co się z nią teraz stanie? Chlipała. Och, jakże mogła być tak bezlitosna dla siebie i dla nich. Przypomniałem sobie, żem widział panią Joram młodą dzieweczką i zadowolony byłem, że sama pamiętała o tej dobie. Moja mała, mówiła. Ledwie się dała uspokoić. Cały dzień płakała i teraz przez sen mówi jeszcze o Emilce. Pytała, czy Emilka stała się zła. Cóż miałam odpowiedzieć dziecku? Onegdaj jeszcze wieczorem, wychodząc stąd po raz ostatni, Emilka z własnej szyi zdjęła wstążkę, zawiązała na szyi mojej małej i pieściła ją i bawiła się z nią, dopóki mini nie zasnęła. Wstążka jest i teraz na szyi małej. Źle to wiem, ale jakże dziecku odbierać? Przywiązała się do niej z całego serca i Emilka kochała małą, była dla niej dobra, pieściła ją zawsze. Pani Joram płakała tak rzewnie że aż mąż przyszedł ją uspokajać. Pozostawiwszy ich razem, wróciłem do domu Pegoti, smutniejszy jeszcze niż gdym go opuszczał. Poczciwe to stworzenie, nie zważając na tyle bezsennie ułoża chorego męża spędzonych nocy, pozostało na nocu brata. W mieszkaniu była tylko stara kobieta, przyjęta w ostatnich tygodniach do pomocy, bo Pegoti nie mogła dać sobie rady z gospodarstwem. Otworzyła mi drzwi, ofiarowując swe usługi. Nie potrzebowałem ich i zgodnie z jej skrytymi życzeniami, posławszy ją spać, sam usiadłem przed ogniem, rozmyślając o wszystkim, co zaszło. Myślałem o śmiertelnym łożu nieboszczyka i o tych obszarach dalekich, których szukało oko chama, gdy z zadumy wyrwało mnie pukanie do drzwi. Ciche i słabe, jakby dziecięcą dokonane dłonią. Porwałem się zdziwiony, otworzyłem drzwi i zrazu nic nie dostrzegłem. Oprócz wielkiego o własnej rzekłby sile poruszającego się parasola. Po chwili spod parasola wyłoniła się panna Moucher. Byłem przygotowany na nie nazbyt uprzejme powitanie tego drobniutkiego stworzonka, jeśliby uchylając parasol, ukazała trzpiotowate swe, które zachowałem w pamięci oblicze. Ale podniesiona ku mnie twarz była tak smutna. I gdym przyjął z rąk przybyłej olbrzymowi mogący służyć parasol, załamała z taką rozpaczą drobne sferączęta, że od razu mnie rozbroiła. Panno Małczer, rzekłem spoglądając poza nią w pustą ulicę, chociaż nie potrafiłbym powiedzieć, kogo spodziewałem się dojrzeć. Co panią tu sprowadza? Ruchem krótkiej swej prawej ręki wskazałabym zamknął parasol. Sama zaś szybko weszła do kuchni. Zamknąwszy drzwi, udałem się za nią. Siedziała już na stołeczku przed kominem, kiwając się tam i z powrotem, jak istota dotknięta wielkim smutkiem. Zmieszany tym sam na sam, na jakie byłem skazany, i zdziwiony całym jej zachowaniem, spytałem ją powtórnie: Co pani jest, panno Moucher? Czy pani czuje się sława? Gołąbku mój, rzekła, opierając obie ręce na sercu, tu mnie boli, tu. Nie mogę myśleć o tym, co zaszło i czemu zdołałabym może przeszkodzić gdybym nie była taką trzpiotką. I znów jej wielki, nieproporcjonalnie do tak małej figury, wielki kapelusz chwiał się z całą jej osobą tam i z powrotem, a zwiększony karykaturalnie cień jego przesuwał się równomiernie po ścianie. Zdziwiony jestem, rzekłem, widząc panią zasmuconą i poważną. Tak, odrzekła, każdy z was, starszy i młodszy. Trzpiot i dojrzały dziwić się tylko umie, dostrzegłszy ludzkie we mnie uczucie. Zrobili ze mnie igraszkę, przedmiot zabawy, do odtrącenia, gdy się mną znudzą lub im się uprzykrze. I dziwią się, że mam więcej uczucia od drewnianego konika lub gutaperkowej lalki. Tak to. Tak zawsze. Może to i słuszne, co pani mówi odnośnie innych, odrzekłem. Co do mnie jednak, tak nie jest i istotnie. Nie powinienem, znając panią tak mało, dziwić się niczemu. Mówiłem to zresztą raczej bezmyślnie. Cóż mam począć? Mówiła powstając i wyciągając króciuchne rączki: Ojciec mój był taki jak ja, brat mój taki, taka i siostra, jak mnie tu pan widzisz. Pracuje na brata i siostra, a pracuje ciężko. Żyć każdy potrzebuje, a ja nikomu nie robię krzywdy. I jeśli ludzie są tak lekkomyślni i złośliwi, że robią sobie ze mnie pośmiewisko. Cóż mi pozostaje? żartować nawzajem ze wszystkiego i ze wszystkich, nie wyłączając samej siebie. Czy ja w tym wina? Czy moja tylko? Nie. Panna Małczer miała poniekąd słuszność. Gdybym na przykład była sobą, ciągnęła żywo kiwając głową, wobec twojego fałszywego przyjaciela, co bym wygrała? Jeśliby Karlica Małczer spróbowała uskarżać się na los swój, głos jej doszedłby niedaleko. Takie nawet jak ja, maleństwo, żyć musi na to nie ma rady, a że nikt, nawet takie jak ja, maleństwo karmić się samym nie może powietrzem, muszę wywalczyć sobie tak czy owak kromkę chleba z masłem. Usiadła na stołeczku, a wyciągnąwszy z kieszeni chustkę do nosa, otarła nią oczy. Jeśli masz dobre serce, mówiła, powinieneś owszem nie dziwić się, ale winszować mi, że jestem tym, czym jestem, i że znając swe położenie, umiem być jednak wesoła i wszystko przenosić. Co do mnie, zawdzięczam sama sobie, że nie jestem nikomu ciężarem ale udało mi się udeptać sobie ścieżkę przez życie i za wszystko co wzgarda złośliwość i lekkomyślność ciska na mnie Mścić się umiem samymi tylko drwinkami że nie jęczę nad tym wszystkim czego brak czuje, to lepiej dla mnie a i nie gorzej innym och olbrzymy bawcie się mną lecz bawcie łagodnie panna maucher włożyła do kieszeni chustkę do nosa i patrząc mi wciąż w oczy mówiła – Spotkałam cię, gołąbku, na ulicy. Z mymi krótkimi nóżkami nie mogłam cię, jak się domyślasz, dogonić, lecz wiedziałam dobrze, gdzie cię szukać. Byłam już dziś raz, lecz nie zastałam tej dobrej kobiety. – Pani ją zna, panno Moucher? – Słyszałam o niej, odrzekła, od Omary Joram. – Byłam tu dziś o siódmej rano. – Przypominasz sobie, co mi Steelford mówił o tym nieszczęsnym dziewczęciu, wówczas tam, w gospodzie? Wielki kapelusz na głowie karlicy i jeszcze większy jego cień na ścianie poruszał się tam i z powrotem, gdy mówiła. Pamiętałem doskonale i niejednokrotnie w dniu tym myślałem o niej. Powiedziałem jej to: Niechby go wszystkie złe porwały duchy. Zawołała wnosząc do góry mikroskopijną rękę Jego i tego przeklętego sługusa. A ja sądziłam, że to ty gołąbku pałasz do niej młodocianą miłością. Ja bo też czemu na Boga śpiewałeś jej pochwały? Pochwały śpiewałeś i rumieniłeś się po uszy i wyglądałeś na takiego zmieszanego. Dziecko, oj, dziecko. Nie mogłem zaprzeczyć. Rumieniłem się zmieszany z innych, wszelako niż te, które przytaczała pobudek. Cóż mogłam wiedzieć? Dowodziła panna Mołczer, wyjmując znów chustkę do nosa i od czasu do czasu podnosząc ją do oczu. Cóż wiedzieć mogłam? Tumanił cię, bałamucił to widziałam. A i to także, żeś się naginał, jak wosk w jego ręku. Zaledwie was wówczas opuściła. Ten przeklęty jego sługus, zaprzedana mu dusza, mówił mi wyraźnie. To niewiniontko tak się zawsze nazywał, abyś ty mógł, kochanku, przez wszystkie jego dni życia nazywać go zbrodniarzem. To niewiniontko tedy mówił. Zakochało się w niej po uszy. Ale mój pan mówił. Czuwać będzie więcej przez wzgląd na chłopca niż na dziewczynę, żeby z tego jakie nie wyszło bzdurstwo. Dlatego to, jak utrzymywał, siedzieli tu, w tej dziurze. Mogłam, że nie wierzyć? Na własne uszy słyszałam, jak ci Stirford schlebiał, chwaląc ją. Pierwszy wymówiłeś jej imię. Wyznałeś uwielbienie dla przymiotów jej duszy i ciała. Ogniem byłeś i lodem. Bladłeś i czerwieniałeś, gdy mówiłam o niej. Cóż miałam myśleć? Co przypuszczać? Oto żeś młody rozpustnik, któremu brak tylko doświadczenia, lecz żeś za to znalazł doświadczonego kierownika, któremu przyszła fantazja, przez przyjaźń, jak tamten utrzymywał, strzeccie od bzdurstwa, o które w twym wieku, przy miłości i braku doświadczenia, tak łatwo. Oto jak mnie łotry te podeszły. Bali się, by mnie wykryła prawdy! wołała karlica, zrywając się z miejsca i biegając wzdłuż, i w kuchni z wyciągniętymi przed się rękoma ciągnęła. Ach, wiedzieli, że jestem domyślna i sprytna, bez sprytu jakżebym sobie poradziła na świecie. Wiedzieli, podeszli mnie, oszukali i dali list do tego biednego dziewczęcia. Litymer pozostał tu, aby zapobiegać niby bzdurstwom tego niewiniątka. Patrzyłem na nią odurzony odkryciem tej przewrotności. Długo jeszcze przebiegała kuchnię tam i z powrotem, nie mogąc się uspokoić. Gdy wreszcie zmęczona usiadła, wyciągnęła znów chustkę do nosa i długo milczała. Moje wędrówki, ozwała się wreszcie, zawiodły mnie przed wczoraj wieczorem do Norwich. Tam widząc ich obydwóch, lecz już bez pana, panie Copperfield, szastających się w prawo i w lewo, nabrałam niejakich podejrzeń. Wróciłam do Londynu i wyjechałam tu pierwszym zaraz dyliżansem. Za późno. Jedna karliczka spłakana drżała jak w febrze, i przysunąwszy się do ognia, wygrzewała w popiele przemokłe swe nóżki. Siedząc tak podobna była do wielkiej lalki. Ja siedziałem po drugiej stronie kominka, pogrążony w smutnych myślach, spoglądając to na ogień, to na pannę mołczer. Późno już, rzekła, nagle podnosząc się z miejsca. Odchodzę. Wszak przestałeś nie dowierzać mi, mój gołąbku spotkawszy się z bystrym jej spojrzeniem, zawahałem się z odpowiedzią. Przyznaj, rzekła, biorąc rękę, którą podałem jej, pomagając wstać, że ufałbyś mi, gdybym była zwykłej urody kobietą. Czując, że ma rację w tym, co mówi, zawstydziłem się mej podejrzliwości. Młody jesteś. Rzekła, potrząsając głową, i dobra rada, nawet Karlicy przydać się może. Postaraj się, tedy, mój przyjacielu, nie zlewać w jedno fizycznego kalectwa z moralnym, chyba byś miał na to dowody. Stała przede mną i czułem się przekonany. Upewniłem ją, że ufam jej. Pewien jestem, że sama mi mówiła prawdę i żeśmy oboje byli ślepym narzędziem w ręku przekornych losów. Podziękowała mi za to zapewnienie, mówiąc, że jestem poczciwym z kośćmi chłopakiem Uważaj, rzekła zwracając się ode drzwi i patrząc na mnie bystro z podniesionym w górę paluszkiem Mam pewne powody sądzić z tego, co słyszała, a otwarte na wsze strony mam uszy Taka to już właściwość mojej natury Otóż przypuszczam, że udali się za granicę Lecz skoro tylko powrócą lub jedno z nich dwojga powróci, żyć chyba nie będę, jeśli ich nie odszukam. Dam ci znać, skoro sama się dowiem, a jeśli kiedy zdarzy mi się sposobność oddać jaką usługę temu biednemu, zwiedzionemu dziewczęciu, licz na mnie. Niebem się świadczę, że usłużę wiernie i dobrze. Co do Litimera, lepiej by mu było mieć całą sforę psów na swym tropie niż karlice Moucher. Spojrzenie towarzyszące tym słowom poręczyło mi za ich szczerość. Ufaj mi, rzekła dotykając mej ręki, jak raz tyle ilebyś ufał zwykłej urody kobiecie. A gdy spotkasz mnie czasem taką, jaką mnie po raz pierwszy widziałeś, odmienną od tej, którąś dziś poznał, uważaj tylko proszę, z kim mnie zastaniesz. Pomyśl też, jak słabą, bezbronną jestem istotą. Pomyśl o mnie, jak po całodziennej pracy wracam do domu, do brata Karła i siostry Karlicy, a może znajdziesz w sercu trochę pobłażania i dziwić się nie będziesz, mej trzpiotowatości. Bądź zdrów. Z uczuciem odmiennym od tego, z jakim ją witałem, uścisnąłem drobną rączkę, otwierając jej drzwi. Niełatwym było zadaniem rozpiąć parasol i umocować go w małej piąstce. Udało mi się to wreszcie i widziałem, jak się potoczył pod ulewnym deszczem, zakrywając najzupełniej niosącą go istotkę. Od czasu do czasu tylko wicher, wydymając parasol, odsłaniał postać karlicy walczącej ze słotą. Parę razy porwałem się biecej z pomocą, lecz zawsze parasol na kształt olbrzymiego ptaka opuszczał, zanim dobiegłem skrzydła. Nazajutrz rano nadszedł pan Pegoty ze starą mą piastunką. Wcześniej udaliśmy się na pocztę, gdzie nas oczekiwali Ham i pani Gamicz. Panie Davy rzekł do mnie z cicha Ham, na bok biorąc i ruchem powiek wskazując ustawiającego w dyliżansie swą walizkę pana Pegoty. Życie jego złamane. Sam nie wie, gdzie iść, co począć. Czuję tylko, że musi odnaleźć to, co się zapewne odnaleźć już nie da. Bądź mu przyjacielem. Możecie mi najzupełniej zaufać w tym względzie. Odrzekłem, ściskając dłoń poczciwego chłopaka. Dziękuję, dziękuję panu. Jeszcze jedno. Wracam do pracy i pieniądze na nic mi nie są teraz już potrzebne. Co dzień zarobię na chleb powszedni. Gdybyś ich Pan potrzebował dla niego, byłbym spokojniejszy i pracowałbym raźniej. Mężczyzną jestem, jako taki, pracować będę, ile mi sił starczy. Pewien tego byłem i pozwoliłem sobie nadmienić mu coś o przyszłości. Z czasem. Mogło mu jeszcze w życiu, które za osamotniony na zawsze uważał, zabłysnąć szczęście. Nie, paniczu, rzekł potrząsając głową. Przeszłość zakryła mi przyszłość całą. Pustego nikt już nie zajmie miejsca. Ale wracając do pieniędzy, zawsze się tu coś znajdzie na jego potrzeby. Przypomniawszy Hamowi, że dzięki testamentowi szwagra pan Pegoti, mógł liczyć na skromny, ale stały dochód. Obiecałem mu czuwać nad starcem, ile tylko mi się uda. Pożegnaliśmy się, a i teraz jeszcze wspomnieniem opuścić go nie mogę bez współczucia dla jego głębokiej, spokojnej, męskiej boleści. Co do pani Gemicz, nie potrafię opisać, jak biegła ulicą, choć dyliżans już ruszył z miejsca, zapatrzona tylko w pana Pegoty, powstrzymując cisnące się do oczu łzy, potrącając spotykanych przechodniów. Pożegnałem ją siedzącą na zakręcie drogi, na progu piekarni, ledwie łapiącą oddech, z przekrzywionym na głowie czepkiem w jednym tylko pantoflu. Przybywszy do Londynu zajęliśmy się przede wszystkim wyszukaniem skromnego schronienia dla Peggotty i jej brata, po czym, kupiwszy nieco wędliny i zimnego mięsa, poprowadziłem współtowarzyszy podróży do siebie na herbatę. Nie podobało się to widocznie pani Krupp. Zwłaszcza zarzucała Pegoti, że nie upłynęło dziesięć minut, a już przykryła fartuchem żałobne swe suknie i zajęła się ścieraniem kurzu w strasznie zapuszczonym, sypialnym pokoju. Była to niesłychana, zdaniem szanownej tej matrony, poufałość, a pani krup poufałości znosić nie mogła. Pan Pegoti, w drodze jeszcze, do czego zresztą przygotowany byłem, Oznajmił mi zamiar rozpoczęcia swych poszukiwań od odwiedzin u pani Steerford. Czułem, że obowiązkiem moim jest towarzyszyć mu, pośredniczyć pomiędzy nimi i, o ile się da, osłaniać od ciosu uczucia biednej, zranionej matki. Zaraz po przyjeździe do Londynu napisałem do niej. Napisałem jej o tyle, o ile umiałem, oględnie. Jak wielka stała się biedakowi temu krzywda i ile ja sam czuję się zraniony tym, co zaszło. Napisałem, że pan Pegot jest człowiekiem ubogim i prostym, lecz prawym i szlachetnym, oraz wyraziłem nadzieję, że zechce go przyjąć i wysłuchać w jego nieszczęściu. Naznaczyłem wreszcie drugą po południu jako, o ile mi się zdawało, najstosowniejszą dla naszych odwiedzin godzinę. O naznaczonej godzinie znaleźliśmy się u drzwi domu, który opuszczałem tak niedawno jeszcze w szczęściu i spokoju, nie przeczuwając bolesnego zawodu, jaki spotkać miał, ufne moje, w przyjaźni roztkliwione serce. Drzwi tego domu zamknięte mi już teraz były na zawsze, a w domu zagościła rozpacz i zgryzota. Litimer nie pokazał się. Otwarła nam służąca, której ujmującą powierzchowność zauważyłem w czasie ostatniej mojej tubytności. Wprowadziła do salonu, gdzieśmy już zastali panią Steerforth. Róża Dertle prześliznęła się z drugiego końca i stanęła za jej krzesłem. Pierwsze rzucone na matkę mego przyjaciela spojrzenie przekonało mnie, że od syna dowiedziała się wszystkiego, co zaszło. Była blada i list mój sam przez się. Pozostawiając macierzyńskiej słabości pewne niedowierzanie, nie mógłby tak ją poruszyć. Nigdy mi się jeszcze nie wydała tak podobną do syna, jak w tej chwili. Takież samo wrażenie czułem to, wywrzeć musiała na mym towarzyszu. Siedziała w fotelu wyprostowana, dumna, z pozorną, zapewne lecz niewzruszoną, rzekłbyś, obojętnością. Spokojnie patrzyła wprost na pana Pegoty, który zbliżając się do niej, z niemniejszą godnością spotkał jej spojrzenie. Róża Dartle zmierzyła wszystkich na swym płomiennym, czarnym okiem. Chwilę trwało głębokie milczenie. Pani domu ręką wskazała przybyszowi krzesło. Nie wypada mi, rzekł cicho, spokojnie, siadać pod tym dachem. A to, co mam do powiedzenia, niewiele zajmie czasu. Po słowach tych nowe zapanowało milczenie. Dowiedziałam się z boleścią... Przerwała je pani Stilford o przyczynie pańskich odwiedzin. Lecz czego, pan, żądać możesz ode mnie? Włożył kapelusz pod pachę, wyjął z zanadrza list Emilki, rozłożył i podał pani Stilford, mówiąc Niech to pani z łaski swej przeczyta. Pismo mej siostrzenicy. Czytała z niewzruszonym spokojem, niedotknięta bynajmniej, o ile mi się zdawało, treścią rozdzierającego listu, Przeczytawszy, zwróciła pismo panu Peggotty. Chyba, że odwiezie mnie jako swą żonę, podkreślił paznokciem ustęp ten pan Peggotty. Chciałem właśnie spytać panią, czy dotrzyma słowa. Nie, odrzekła pani Steerforth. Dlaczego nie? spytał. Jest to niemożliwe. Zgubiłby siebie. Niższa odeń urodzeniem. Może niższa, może i nie niższa. Odrzekł pan Pegoti: „ Nie jestem dobrym w tej mierze sędzią. Niech mnie pani z łaski swej zechce objaśnić, jak to pani rozumie. Ponieważ zmuszona jestem być otwartą, nie bez przykrości powiem, że samo już stanowisko społeczne i towarzyskie jest przeszkodą, rzekła. Niech mnie pani wysłucha, odrzekł na to cicho i spokojnie. Pani kochasz swe dziecię, ja moje. I gdyby tysiącroć rodzoną była moją córką, nie mógłbym kochać jej więcej. Ale pani nie wiesz, co to jest tracić dziecko. Ja wiem, i gdybym posiadał skarby całego świata, użyłbym ich na odzyskanie straconego dziecka. Lecz wyrwi ją pani z tej jej obecnej nędzy, a nikt z nas nie zbliży się do niej nigdy. Nikt z tych, pomiędzy którymi się urodziła, Wzrosła, którzy ją z całego kochamy serca. Nikt już jej nigdy w drogę nie zajdzie. Z dala będziemy myśleć o niej, kochać ją tak samo, jak gdyby była na drugiej półkuli świata. A wiedząc, że jest z mężem, może z dziadkami swymi, cierpliwie wyczekiwać będziemy chwili, aż się znów wszyscy złączymy tam, równi, przed obliczem pana. Prosta ta wymowa wywarła wrażenie. Pani Stirford zachowała dumną swą i obojętną postawę, lecz w głosie jej był odcień łagodności, gdy odpowiedziała: Nie uniewinniam nikogo. Nikogo też nie oskarżam i nie potępiam, lecz z przykrością powtórzyć muszę to niepodobne, małżeństwo takie zniszczyłoby nadzieję i przyszłość mego syna. Stanęło mu na drodze kariery. Nie ma też nic pewniejszego nad to, że nie nastąpi nigdy, że nastąpić nie może. Jeśli zaś istnieje inne wynagrodzenie, patrzę, przerwał jej spokojnie pan Peggotty. patrzę na podobieństwo twarzy tej do twarzy, która się do mnie pod dachem moim przy ogniu uśmiechała przyjaźnie, a tak zdradliwie i myśl ta mało szaleństwo mnie nie przyprawia. Zdumiewam się, że też twarz ta nie płonie rumieńcem wstydu na samą myśl ofiarowania mi zapłaty za hańbę i niedolę mego dziecka. Nie wiem co z gorsze, jak się pani zdaje? Zmieniła się w oka mgnieniu, oblał ją płomień gniewu, chwyciła się za poręcz krzesła, mówiąc porywczo: Czym potrafisz nagrodzić powstałą między mną a synem przepaść? Czym twoja miłość w porównaniu z moją? Twoja strata w porównaniu ze stratą, jaką ja poniosłam. Panna Dirtle dotknęła jej ramienia, pochylając się nad nią z cichym szeptem, którego nie słuchała. Nie, Różo, nie, ani słowa. Niech mnie człek ten wysłucha do końca. Syn mój, bożyszcze całego mego życia, z którym od jego urodzenia nie rozstawałam się nigdy, dogadzając mu we wszystkim, rzuca mnie, wyrzeka się, zrywa ze mną. Dla kogo? Dla nędznego jakiegoś dziewczęcia. Zawieść moje zaufanie, zdradzić mnie, opuścić dla niej, zadowolić chwilową namiętność kosztem matczynego serca, obowiązku, wdzięczności, tych niezliczonych węzłów, które dzień każdy, rok każdy zacieśniał. Nie jest, że to krzywdą, krwawą krzywdą? Róża Dertle usiłowała znów ją uspokoić daremnie. Mówię ci, nie przeszkadzaj mi, różo. Jeśli taką cenę przywiązywał do mnie, zobaczymy. Niech sobie jedzie gdzie chce. Niech co chce, robi. Ma po temu dawną macierzyńską mu zapobiegliwością nagromadzone środki. Jeśli sądzi, że zmiękne pod grozą długiej jego nieobecności, myli się bardzo i nie zna swej matki. I ja mam wolę. Przyjmę go z otwartymi ramionami, ale wówczas tylko, gdy się wyrzeknie tej nędznej igraszki. Tak albo nie. Jeśli nie. Nie zbliży się do mnie, żywy czy konający. Ręczę za to, że dopóki będę miała siłę odepchnąć go, odepchnę, chyba że się pozbędzie raz na zawsze tego dziewczęcia, zerwie z nią, upokorzy, przeprosi mnie. Mam prawo tego wymagać i wie on dobrze, że ani na jote nie ustąpię. Oto, jaki powstał pomiędzy nami rozdział. Nie jest, że to krzywdą, krwawą krzywdą? Mówiąc to w uniesieniu, z dumą patrzyła na pana Pegoty. A mnie się zdawało, że widzę syna jej, mówiącego te słowa. Cała znana mi jego porywczość, duma, lekceważenie odbijały się na twarzy i w głosie matki, dostarczając mi klucza do tak długo zagadkowej dla mnie, źle skierowanej, nieokiełznanej energii, która mnie zawsze w przyjacielu uderzała. Uspokoiła się. I zwracając się do mnie zauważyła, że zbyteczne jest przedłużanie rozmowy, którą pragnie jak najprędzej zakończyć. Powstała z godnością, chcąc opuścić już komnatę. Nie zatrzymuję pani i nie przeszkadzam, powiedział jeszcze pan Pegoty. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Przybywając tu żadnej nie miałem nadziei i bez nadziei odchodzę, dopełniłem obowiązku, wiedząc z góry, że to do niczego nie prowadzi. Z domu tego zbyt wielkie na mnie i na moich spadło nieszczęście, abym mógł się czegoś lepszego spodziewać. Powiedziawszy, to wyszedł. Panią Steerforth, pozostawiliśmy stojącą, z ręką opartą na poręczy fotela, wyniosłą, piękną i dumną, niewzruszoną jak posąg kamienny. Musieliśmy przejść przez galerię całą oszkloną i otoczoną pnącym się dzikim winem. Dzień był słoneczny. Do ogrodu wiodły szklane, otwarte drzwi. Dochodziliśmy do nich właśnie, gdy nas niedosłyszalnymi kroki dogoniła panna dartl. Dobrześ pan zrobił, — rzekła do mnie, przywodząc tu tego jego mościa. Tyle wzgardy i gniewu paliło się w jej oczach, żem się niemal cofnął. Blizna około ust wystąpiła wyraźnie, drgając nerwowo, jak to już niegdyś zauważyłem. Potarła ją dłonią. — Winszuje, pupila, — mówiła, — podobne to do pana. — Panno Dartle — odrzekłem, przychodząc do siebie — niesprawiedliwa pani jesteś. Po co siać niezgodę ciągnęła pomiędzy tymi dwojgiem? Po co dolewać oliwy do ognia? Czy nie dość jeszcze opętała ich oboje duma i upór? — Mojaż w tym wina? — spytałem. — Po co tu wprowadzać tego jeszcze? — odrzekła. — Człowiek to srodze pokrzywdzony — odparłem. — Pani musisz wiedzieć o tym. — Wiem. Rzekła sucho, przyciskając dłonią piersi. Wiem, że James Steerforth ma fałszywe, zepsute serce. Zdrajcą był, jest i będzie, lecz nic a nic nie potrzebuje wiedzieć o tym tam jakimś jego mościu i, i jego siostrzenicy. Niepotrzebnie pani miotasz się i ubliżasz niedoli. Odchodząc, pozwolę sobie tylko zauważyć, że im pani wyrządzasz krzywdę. Ja! Krzywdę! Te zepsute do gruntu istoty same siebie krzywdzą. Wypoliczkowałabym je chętnie. Pan Pegoty milcząc, odchodził. Wstydź się pani, panno Dartle zawołałem oburzony. Jak możesz pani deptać niezasłużoną niedolę? Wszystkich bym ich zdeptała, mówiła przez zaciśnięte zęby. Chciałabym, aby dom się im zapadł, aby zdeptani zmarli na ulicy z głodu. A gdybym miała władzę, skazałabym ją i sama na niej wykonała wyrok. Nienawidzę jej. Gdybym przynajmniej mogła wytknąć jej hańbę w oczy, gdybym mogła prześladować ją do grobowej deski, o gdyby konała i o jedno, jedno prosiła słówko pociechy, odmówiłabym jej, jeżeli tylko byłoby to w mojej mocy. Powtórzenie słów tych okrutnych najlżejszego nie może dać wyobrażenia o uniesieniu, z jakim były wyrzeczone, jakie malowało się na całej jej twarzy, w postawie, Głusząc sam głos i nadając mu przyciszone, zgrzytające tony. Niejedne i różnorodne widziałem wybuchy namiętności, ale z podobnym nie spotkałem się po raz drugi. Poszedłem za panem Pegoty, szedł zamyślony. Powiedział mi, że nie ma już nic do roboty w Londynie, zamierza więc z tegoż jeszcze wieczoru udać się w podróż. Na zapytanie moje, gdzie pojedzie, odrzekł tylko: muszę odszukać swą siostrzenicę. Wróciwszy do zajazdu, powiedziałem co mi mówił starej Pegoty, od której dowiedziałem się, że toż tożsamo jej powtarzał z rana. Nie wiedziała, gdzie mianowicie miał się udać, lecz sądziła, że się nosi z jakimś stałym zamiarem. Nie chciałem pozostawiać go samego w podobnej chwili. Zjedliśmy tedy razem obiad złożony z bewsztyków, w których celowała Pegoty, herbaty, kawy, chleba z masłem. Orzechów i tym podobnych ze sklepu przyniesionych przysmaków. Po obiedzie przesiedzieliśmy z godzinę w zupełnym prawie milczeniu, po czym pan Peggotty wyciągnął swą walizę i włożył płaszcz podróżny. Przyjął od siostry niewielką sumkę pieniędzy, tyle, ile mu na miesiąc było potrzebne. Obiecał pisywać, wziął na ramię walizkę, kij, kapelusz w rękę. I pożegnał nas. Niech cię Bóg strzeże, moja stara. A i pana także, panie Davy. Szukać jej będę tu i tam, wszędzie, dopóki nie odnajdę. Jeśli by w nieobecności mojej wróciła. a nie, nie wróci. Lub, jeśli bym przywiózł ją kiedyś z sobą, nie chcę, aby słyszała słówko nagany, wyrzutu, jeśli by zaś mnie samego, co spotkało i nie mielibyśmy się więcej widzieć. Pamiętajcie na ostatnie moje słowa. Kocham ją nade wszystko i przebaczam, drogiemu memu dziecku. Mówił to uroczyście, z odkrytą głową, po czym, włożywszy kapelusz, wyszedł. Odprowadziliśmy go do drzwi. Wieczór był upalny, mglisty. Rzekłbyś, że senność jakaś spadła na wydeptane, niezliczonymi stopami drogi i na czerwono zachodzące słońce. Straciliśmy go z oczu na zakręcie ulicy. Z cienia przeszedł wświetlane przestworze. I ilekroć nadejdzie wieczór do tamtego podobny, ilekroć budząc się w nocy patrzę na księżyc i gwiazdy lub wsłuchuję się w odgłosy deszczu i wiatru, staje mi przed oczami postać tego odchodzącego pielgrzyma. Wciąż mi w uszach brzmią jego słowa. Szukać jej będę tu i tam, wszędzie, dopóki nie odnajdę, jeśli by zaś mnie samego co spotkało. I nie mielibyśmy się więcej widzieć. Pamiętajcie na ostatnie moje słowa. Kocham ją nade wszystko i przebaczam drugiemu memu dziecku. Rozdział trzydziesty trzeci. Szczęśliwy. W ciągu całego tego czasu coraz bardziej byłem zakochany w Dorze. Myśl o niej krzepiła mnie w strapieniu i zawodach, jakich doznawałem i pocieszała poniekąd po stracie przyjaciela. Im bardziej litowałem się nad sobą lub drugimi, tym chętniej szukałem pociechy we wspominaniu Dory. Im więcej się gromadziło rozczarowań na tym padole, tym jaśniej gdzieś wysoko świeciła gwiazda Dory. Nie zdawałem sobie wprawdzie jasno sprawy do jakiego gatunku nadziemskich istot ona należy. Czułem tylko, że jest. Nadziemską istotą, i jak świętokradztwo odepchnąłbym samą myśl porównania jej z jaką bądź młodą osobą. Byłem w niej, jeśli się to da tak wyrazić, niby zaprzepaszczony, zakochany po uszy, cały miłością moją przejęty, przepojony tak dalece, że gdyby mi ją w jakiś sposób wyrwano z serca, jeszcze by mi miłości pozostało dostatecznie dla wypełnienia całego żywota. Pierwszą rzeczą, którą zadowoliłem siebie po powrocie do Londynu, była wieczorna wycieczka do Norwood. Krążyłem, jak w piosence, naokoło domu, domu nie dotykając, a myśląc wciąż o Dorze. Jak lunatyk, przez dwie godziny chodziłem dookoła domu i po ogrodzie, zaglądając przez szczeliny ogrodzenia, wspinając się na palce, wykręcając kark przez ustawiczne podnoszenie głowy ku oknom, Przysyłając na wiatr pocałunki i marząc, że uda mi się może uratować ją od nagle wybuchających płomieni, lub od myszy, których wiedziałem, że się boi. Serce moje i myśli tak przepełnione były dorą, że naturalnym biegiem rzeczy zwierzyłem się z tajemnicy mej piastunce pewnego wieczoru, gdy siedząc przy mnie z nieodłączną skrzyneczką do robót, reperowała moją bieliznę. Zwierzenie to zajęło Pegoty niesłychanie. Nie mogła tylko kochając mnie tak, jak kochała, zrozumieć ich wątpliwości i upadku na duchu. Panienka ta, zdaniem jej, uszczęśliwiona być musiała podobnym wielbicielem. Co zaś do jej ojczulka czegóż jeszcze mógł ten dżentelmen pragnąć? Proktorska jednak toga pana Spenlow imponowała mi niesłychanie. I ojciec bożyszcza mego pokrywał się gęstszym z dniem każdym obłokiem niedostępności. Patrząc na niego i na sędziów w trybunale, rozmyślałem nieraz, co by wszyscy ci szanowni doktorowie poczęli, gdyby znali Dorę. Wpadliby w zachwyt i zmysły postradali, jeśli błysnęłaby im na przykład nadzieja poślubienia tego nadziemskiego zjawiska. Śpiewała i grałaby im na gitarze. Nie, to ja traciłbym zmysły. Lecz ani jeden z szanownych tych safandułów nie potknąłby się nawet, idąc ubitą ścieżką powszedniego żywota. O, jakże mnie mi gardził! Byliż to ludzie godni nazwy człowieka? Wyschłe ich z serca, niby szronem pokryte grzędy dawno okwitłych kwietników, zdawały mi się chodzącą obrazą mego gorącego uczucia. Cały sąd, prześwietny, wydawał mi się fuszerką, a stół Trybunału karczemnym stołem. Biorąc na siebie z pewnym zadowoleniem miłości własnej prowadzenie interesu Pegoty, zalegalizowałem testament nieboszczyka jej męża i jako prawny doradca towarzyszyłem jej do sądu, do banku, wszędzie, gdzie obecność jej była potrzebna. Prawne te kroki przeplataliśmy przyjemniejszymi wycieczkami. Oglądaliśmy figury woskowe na Fleet Street, wystawę robót kobiecych, zwiedziliśmy tower, wchodziliśmy na szczyt wieży katedry świętego Pawła. Wszystko to sprawiało Pegoty tak wiele przyjemności, ile tylko mogła odczuć w obecnym swym smutku. Jedynie wieża katedry świętego Pawła, w porównaniu z malowanym wizerunkiem na jej skrzyneczce do robót, straciła może nieco w oczach Pegoty. Po ukończeniu kroków prawnych zaprowadziłem ją pewnego poranku do naszej kancelarii celem wniesienia opłat. Pan Spenlow wyszedł, był właśnie, jak nas upewnił stary Tiffy, aby wyjednać komuś potrzebne do ślubu świadectwo. Wiedząc, że wróci niebawem, zaproponowałem Pegoty, aby się zatrzymała chwil kilka. Na ogół w Commons przez poczucie delikatności odnoszono się z wielką powagą do klientów odzianych w żałobę, ale na odwrót uśmiechano się do tych, co przychodzili po świadectwa potrzebne do zawarcia małżeństwa. Uprzedziłem tedy Pegoty, że pan Spenlow powróci zapewne rozpromieniony, że prawdopodobnie zatarło się wrażenie śmierci Berkisa. Nie myliłem się. Nie mieliśmy jednak czasu ani ja, ani Pegoty zwrócić na to szczególniejszej uwagi, Gdyż pochłonięci zostaliśmy towarzyszącym mu mężczyzną. Był nim sam pan Marston. Mało się zmienił. Włosy miał równie gęste i czarne jak przedtem, a spojrzenie jego nie większą niż dawniej wzbudzało ufność. — A, Copperfield! — zawołał pan Spenlow, dostrzegłszy mnie. — Znacie się, panowie, o ile mi wiadomo. Skłoniłem się z lekka. Pegoty pozostała niewzruszona. Pan Marston, zdawał się zmieszany niespodziewanym tym spotkaniem, po chwili jednak zbliżył się do mnie. Spodziewam się, rzekł, że ci się dobrze powodzi. Wątpię, abym mógł tak dalece interesować pana. Nieźle mi się powodzi, odrzekłem. Spojrzeliśmy po sobie. Pan Marston zwrócił się do Pegoty. Przykro mi dostrzegać żałobę, zauważył. Nie pierwsza to w mym życiu strata, ozwała się drżąc cała Pegotty, i tym razem nikogo o nią szczęściem obwiniać nie mogę. Ha! rzekł. Samo spełnienie obowiązku jest już zapewne pociechą. Tak! odrzekła. Nie zatrułam niczyjego życia i składam za to dzięki niebu. Nie, panie Marstone, nie zadręczyłam nikogo. Nikogo do przedwczesnego nie wtrąciłam grobu. Spojrzał na nią ponuro i zwracając się do mnie, lecz nie patrząc mi w oczy, ze wzrokiem wbitym w ziemię, mówił: Nie spotkamy się zapewne tak prędko, co zresztą nie zasmuci żadnego z nas, gdyż spotkania te dla nikogo z nas przyjemne być nie mogą. Zawsze się buntował przeciw mojej zwierzchności i ku dobru twemu skierowanej surowości. Istnieje pomiędzy nami antypatia. Stara bardzo, rzekłem, przerywając mu. Uśmiechnął się rzucając na mnie zjadliwe spojrzenie. Wiem to, rzekł. Posiew był rzucony w niemowlęce jeszcze serce i zatruł życie biednej twej matki. Mam jednak nadzieję, że czas cię poprawił i tego właśnie ci życzę. Na tym skończył przyciszoną naszą, w kącie kancelarii prowadzoną rozmowę i podchodząc do pana spędlą, ozwał się głośno, starając się być jak najuprzejmiejszym. Gentlemeni tego, co pan Spenlow zawodu, oswojeni, bywają z familijnymi nieznaskami i wiedzą, jak trudne są one do zażegnania. Mówiąc to, wniósł opłatę i przyjął z rąk pana Spenlow potrzebnemu świadectwo. Pan Spenlow ściskając dłonie życzył mu, jako też jego pani, jak najwięcej szczęścia i pomyślności. Może by nie zdołał być tak powściągliwym, gdyby nie wzgląd na Pegoti, którą usiłowałem przekonać, że się nie znajdujemy w miejscu odpowiednim do wymówek i wyrzutów. Tak była oburzona, że nie mogła przyjść do siebie, wobec czego ja musiałem wyłuszczać za nią całą sprawę. Spenlow zdawał się być nie dość ściśle poinformowany o istniejących pomiędzy mną a panem Marston stosunkach. Rad temu byłem, gdyż czułem się niezdolny, by dotykać pamięci ukochanej mej matki. Pan Spenlow sądził, że to ciotka moja Swą stanowczością wniosła w rodzinę rosterki Tak przynajmniej zrozumiałem z naszej rozmowy W czasie, gdy pan Tiffey sporządzał dla Pegoty Rachunki kosztów Panna Trotwood, mówił pan Spenlow Jest bardzo stanowczą osobą Nie znosi żadnej opozycji Podziwiam jej charakter i winszuję ci Copperfieldzie związku z ciotką Niesnaski w rodzinach są smutnym Ale niemal powszechnym zjawiskiem I rzecz cała Mieć słuszność za sobą. A mariaż ów musi być zapewne dla pieniędzy. Oświadczyłem, żem nic o tym nie wiedział. Doprawdy, zawołał, wnosząc z tego, co mi Marston mówił i z kilku słów uronionych przez jego siostrę, wnoszę, że jest to dobra partia. Pieniężna? Spytałem. Tak, ile mi się zdaje posak i piękność. Tak. Młoda to osoba? Jak raz w miarę. Czekali pełnoletności. Niechże ją nieba mają w swej opiece. Zawołała Pegoty z takim przejęciem, żeśmy się wszyscy zmieszali. Szczęściem zjawił się Tiffy z rachunkiem, który pan z zaczął przeglądać, zatapiając brody w kołnierzyk i pocierając czoło z takim przy tym wyrazem twarzy, jak gdyby całą odpowiedzialność zrzucał na wspólnika, na wieczyście nieobecnego pana Jorkinsa. W porządku, rzekł. Absolutnie w porządku. Gdyby to ode mnie zależało, kochany Copperfieldzie, zniżyłbym koszta do połowy. Nieszczęściem mego zawodu jest zależność od mego wspólnika, pana Jorkinsa. Na melancholijne to zapewnienie odpowiedziałem uprzejmym potakiwaniem i opłaciłem rachunek pieniędzmi wdowy. Po czym Pegoty wróciła do siebie, My zaś z panem Spenlow udaliśmy się do sądu, gdzie mieliśmy nader zajmującą sprawę rozwodową. Mąż, pamiętam, dwuimienny, Tomasz-Benjamin, na pierwsze imię tylko Tomasza wziął świadectwo ślubne, umyślnie tając imię Beniamina na wypadek, jeśliby go nadzieje domowego szczęścia zawieść miały. Zawiodły, o ile się zdaje, lub znudził się małżonką. Dość, że wystąpił o unieważnienie małżeństwa konsystorz ku wielkiemu jego zadowoleniu sprawę tę rozstrzygnął na jego korzyść. Wyznać muszę, że mżywił niejakie powątpiewanie co do sprawiedliwości samego wyroku. Pan Spenlow wszczął ze mną na ten temat dyskusję. Spójrzmy, mówił, na świat, ile sprzeczności zła i dobra. Toteż i prawo kościelne ma słabe strony, rzecz to nieunikniona, lecz sprzeczne nawet szczegóły podtrzymują harmonię ogólną całego systemu oto właśnie nie ośmieliłem się zaprzeczyć panu Spenlow i nasunąłem mu tylko myśl że czas oczyścił świat z niejednego już chwastu i robota szłaby raźniej gdybyśmy wcześniej stanęli do pracy z rozświtem znaleźli się na roli na to pan Spenlow odrzekł mi że są to zasady niegodne dżentelmena i że powinienem wyrzec się ich Raz na zawsze. Pragnąłby jednak usłyszeć, co sądzę o reformach, jakie być może należało z czasem wprowadzić w naszym prawodawstwie. Zapatrując się na kwestie z najbliżej zajmującej nas strony, pożegnaliśmy właśnie klienta, któremu przeprowadzaliśmy rozwód, i opuściwszy sąd, mijaliśmy Izbę Przywilejów. Wyznałem, iż sądzę, że Izba Przywilejów jest dziwnie jakoś prowadzoną instytucją. Na zapytanie pana Spenlow ośmieliłem się z całym uszanowaniem należnym doświadczeniu pana Spenlow, słuszniej właściwie byłoby powiedzieć z uszanowaniem należnym ojcu Dory, zauważyć, że na przykład gromadzone tu od lat przeszło trzystu akty testamentowe rozległej prowincji Canterbury znajdują się w budynku niestosownym, zaciasnym. Nie są nawet ubezpieczone od ognia, rzucone na pastwę chciwości rejestratorów, którzy zarabiają na tym wcale pokaźne rokrocznie sumy, powinni by więc co najmniej ubezpieczyć akty tak poważnej doniosłości. Ośmieliłem się nadto zauważyć, iż niesłusznie może najwyższe miejsca w najwyższych instytucjach są po prostu synekurami, a istotni biurowi pracownicy, na których barkach spoczywał cały gmach. Mniejsze pobierają wynagrodzenie od prostych robotników, a ten właśnie urzędnik, który z obowiązku swego powinien był pozostawać ustawicznie na usługach publiczności, zajmuje jednocześnie inne wysokie stanowiska, że może cały komons z Izbą przywilejów, jest tylko przestarzałą, zbyteczną, mało komu znaną w cieniu kościoła świętego Pawła, nie wiadomo po co przetrwałą instytucją. Pan Spenlow uśmiechał się w miarę jak mówiąc zapalałem się do przedmiotu, po czym wytoczył nowe argumenty. I cóż z tego? Mówił. Kwestia to zamiłowań raczej i zwyczaju. Jeśli publiczność zadowala się składaniem swych testamentów w zniszczonym i nieodpowiednim do tego celu budynku, kto na tym traci? Komu to wychodzi na lepsze? Synekurzystom może, co? Tym lepiej. System nie jest wprawdzie bez skazy. Gdzież są jednak nieskazitelne systemy? Dość, że z takim, a nie innym porządkiem rzeczy państwo przez tyle lat prosperowało, rosło w sławę i znaczenie. Kto wie, co za niebezpieczeństwa groziłyby przy wprowadzaniu jakich bądź zmian. Zasadą dżentelmena jest przyjąć i utrzymać rzeczy w tym stanie, w jakim je zastał, i on, Spendlow, nie wątpi, że Commons i Izba Przywilejów istnieć będą zawsze i niezmiennie długie jeszcze lata, przetrwają. Zgodziłem się z tym, chociaż nasuwało mi się wiele wątpliwości. Zgodziłem się, gdyż instytucje te przetrwały istotnie do obecnej chwili chociaż wszystkie wyżej przeze mnie przytoczone argumenty i jeszcze inne, Niejednokrotnie już bywały o wiele wymowniej przytaczane i roztrząsane w parlamencie. Wiedziano tam, że archiwa pomieścić zaledwie mogły trzyletnie akty. Co się zaś stawało z dawniejszymi, lepiej od deputowanych wiedzieli przekupnie uliczni. Ha! Pocieszałem się myślą, że mój przynajmniej testament nie znajdował się tam i nie znajdzie nigdy. Wszystko to w rozdziale tym mej szczęśliwości opowiedzieć musiałem, jako będące tu najzupełniej na miejscu, wiążące się z tym, co nadejdzie. Rozmowę powyższą z panem Spenlow prowadziłem przechadzając się z nim tam i z powrotem. Wkrótce skierowała się ona na inne tory i pan Spenlow powiedział, że właśnie za tydzień przypada Dzień Urodzin Dory i zaproponował mi wziąć udział w małym na dzień ten projektowanym pikniku. Wpadłem w zachwyt trudny do opisania. Powiększony na otrzymaną, wytłoczoną ćwiartką papieru z eleganckim napisem Za pozwoleniem ojca, dla pamięci. Cały tydzień chodziłem jak we śnie. Nie wiem już, ile w oczekiwaniu błogiego tego dnia popełniłem niedorzeczności. Rumienie się dziś na wspomnienie krawata, który kupiłem, a buty moje śmiało zaliczone być mogły do narzędzi tortur. Wieczorem, w wigilię tego dnia, Wysłałem pocztą do Norwood kosz napełniony cały jakby oświadczynami. Karmelki nosiły najczulsze dewizy, jakie można było nabyć za pieniądze. O szóstej z rana kupowałem już bukiet na targu w Covent Garden, a o dziesiątej z bukietem przypiętym do kapelusza, by lepiej został dowieziony, dosiadałem najętego pysznego siwosza. Sądzę, że mijając dorę, chociaż ją od dawna dostrzegłem w ogrodzie i udając, że nie pamiętam drogi do jej domu, Postąpiłem tak, jak każdy inny młodzian na moim miejscu by postąpił. Lecz och, gdy wjechałem wreszcie na dziedziniec i zsiadłszy z konia, ciągnąłem jak żelazne kleszcze, ciasne buty, poprzez trawnik ku klombowi bzu, pod którym siedziała Dora, jakimże zachwycającym obrazem wydała mi się w porannym słońcu jej postać, odziana w niebieską suknię, biały kapelusz i okrążona motylami. Była z nią młoda och daleko od niej starsza już może dwudziestoletnia osoba panna mills, którą Dora nazywała Julią, była to jej serdeczna przyjaciółka, szczęśliwa panna mills był też nieodstępny Jeep, ujadał jak zawsze, a gdym podawał jego pani bukiet zgrzytał zębami ze złości z zazdrości może może się domyślał, jak ją ubóstwiam dziękuję panu panie copperfield zawołała dora jakie piękne kwiaty nosiłem się z zamiarem powiedzenia jej że mi się wydawały piękne dopóki nie mogłem porównać ich z jej osobą lecz była tak żywa że zagadała o czymś innym widząc kwiaty moje przy jej staniku o mało nie padłem na kolana wołając zabij mnie pani pragnę tu u nóg twych umrzeć chciała aby je jeep koniecznie powąchał jeep odwrócił się warcząc Niezrażona coraz bliżej podsuwała bukiet do jego noska. Zniecierpliwiony pies odgryzł gałązkę geranium i porwał ją tak wściekle, jak gdyby pomiędzy liśćmi był ukryty kot. Wybiła go, zrzuciła za karę z kolan, wołając biedne moje kwiaty, z takim współczuciem, jak gdyby szło o mnie samego. Głupi jeep, czemu mnie raczej nie ukąsił? Powiem panu dobrą nowinę, zawołała. Nieznośna panna Marston wyjechała na ślub brata. Na całe trzy tygodnie pozbyliśmy się jej osoby. Prawda, że szczęśliwie? Odpowiedziałem, że uszczęśliwia to mnie istotnie, skoro jej jest przyjemnie. Słuchając nas, panna Mills uśmiechała się pobłażliwie. Nie znam nieznośniejszej istoty, mówiła Dora. Nikt nie potrafi wyobrazić sobie Julio, jaki ma przykry charakter. Wyobrażam sobie, odrzekła panna Mills. Ty zapewne możesz, droga moja. Daruj mi, że nie uczyniłam z ciebie wyjątku. Nasunęło mi to, że panna Julia musiała przechodzić już w życiu gorzkie doświadczenia i dlatego to cechowała ją tak wysoka pobłażliwość. Nie myliłem się. Dowiedziałem się w ciągu dnia, że istotnie, zawiedziona w pierwszej miłości, usunęła się dobrowolnie ze świata, z sercem zranionym, lecz zdolnym jeszcze interesować się uczuciami bliźnich. Pan Spenlow ukazał się na ścieżce wiodącej do ogrodu i Dora pobiegła ku niemu, wołając: Patrz, papo, jakie piękne kwiaty. A panna Mills, uśmiechając się tylko, myślała zapewne: Korzystajcie z wiosny i cieszcie się jej kwiatami, dopóki kwiecie niezwiętnie. Pojazd już był gotów, wsiedliśmy. Nigdy podobnej nie będę miał, nigdy drugiej podobnej nie miałem przejażdżki. W powozie pomieścili się oni troje, ich i mój kosz z przysmakami i gitara. Powóz był otwarty, a że Dora siedziała na przodzie, więc jadąc konno tuż obok, ciągle ją miałem przed sobą. Położyła bukiet obok siebie i nie pozwalała Jeepowi siadać po tej stronie, by go nie zgniótł. Często brała kwiaty w rękę i wąchała, a wówczas spojrzenia nasze spotykały się, i dziwić się tylko wypada, że poprzez głowę konia nie wpadłem do powozu. Na drodze było, o ile mi się zdaje, dużo pyłu i pan Spenlow gderał na mnie, że jadę w samym pyle, lecz nie zwracałem na to uwagi, widząc tylko dorę we mgle mojej miłości i jej urody. Czasem pojazd zatrzymywał się i pan Spenlow zwracał uwagę moją na malownicze widoki. Chwaliłem, zapatrzony w dorę. Dla niej to słońce świeciło. Dla niej, tylko dla niej śpiewały ptaki. Dla niej. Dla igrania z jasnymi kędziorami jej włosów wiał wietrzyk, a przybrzeżne polne kwiaty pod jej rozkwitać musiały spojrzeniem. Panna Mills pojmowała mnie, wchodziła w moje położenie i uczucia, co mi wielką było pociechą. Nie wiem, jak długo jechaliśmy, i po dziś dzień nie pamiętam miejsc, przez któreśmy przejeżdżali ani do jakich zmierzaliśmy. Było to zapewne w pobliżu Guildford. A może dobra jaka wróżka, miejsce to umyślnie wyczarowała na dzień ten uderzeniem magicznej różdżki i starła je potem z ziemskiej kuli. Miejsce to było zielone, puszyste, na wzgórzu, w cieniu drzew rozłożystych, z rozległym i malowniczym widokiem. Czekało nas tu całe towarzystwo, i rozbudzona nagle zazdrość moja, nawet względem kobiet, granic nie znała, nie mówiąc już o mężczyznach. Zwłaszcza o jednym, kilka lat ode mnie starszym śmiałku z ryżymi bakembardami. Uważałem ich za osobistych mych wrogów. Każdy z nas zajął się rozpakowywaniem swego kosza i dostarczeniem wiktuałów na obiad. Ryży śmiałek utrzymywał, zapewne dla zwrócenia na siebie uwagi, że doskonale umie przyprawiać sałatę. I panie zaczęły opłukiwać dla niego listki takowej, że zaś znalazła się tam idora. Uczułem. Że ziemia jest za ciasna dla nas dwóch. Jeden z nas zginąć musiał. Ryży śmiałek, przyprawiwszy sałatę, podziwiałem tych, którym smakowała, za żadną cenę nie wziąłbym jej do ust. Oddał się obowiązkom podczaszego. Wino umieściwszy, wspruchniałem pniu drzewa i, o Bogi, ujrzałem go wkrótce, pożerającego obiad u samych nóg Dory. Nie wiem, co się ze mną wówczas stało. Popadłem w szaloną wesołość, której nie czułem bynajmniej i zacząłem emablować na zabój jakąś pannę w czerwonej sukience z małymi skośnymi oczkami. Uprzejmie przyjmowała mą adorację, nie potrafię jednak powiedzieć, czy to czyniła przez wzgląd na mnie, czy na złość ryżemu śmiałkowi. Wniesiono toast na cześć Dory. Wychylając go, przerwałem ożywioną z sąsiadką rozmowę z zamiarem wrócenia do niej z tym większym zapałem. Spotkawszy spojrzenie Dory, wzywające mnie, jak mi się zdawało, zawahałem się, lecz że spojrzenie rzucone mi było ponad ryżą, nienawistną głową mego rywala. Pozostałem niewzruszony, kamienny. Panienka w czerwonej sukni miała matkę w zielonej sukni, i matka ta w celach politycznych rozdzieliła nas niebawem. Towarzystwo całe zjadłszy na trawie obiad, powstało i rozeszło się. Chodziłem sam pod drzewami w stanie najwyższego podniecenia i rozdrażnienia. Rozmyślałem nawet o odwrocie pod pretekstem nagłej słabości i już spoglądałem na mego siwego rumaka, gdy się do mnie zbliżyła Dora i panna Mills. Pan się nudzi, panie Copperfield? Spytała panna Mills. Bynajmniej pani, odrzekłem. A i ty się nudzisz, Doro. O nie, bynajmniej, pośpieszyła zaprzeczyć. Dość tego, Doro. Dość, panie Copperfield, przemówiła panna Mills z macierzyńską niemal powagą. Nie pozwalajcie, aby błahe nieporozumienie zepsuło wam ten dzień wiośniany. Wiosna okwita tak prędko. Mówię to niestety z własnego, w odległą, niepowrotną przeszłość odbiegającego doświadczenia. Odświeżających. W słońcu rozbłysłych zdrojów nie trzeba powstrzymywać, ani też mijać nie można oazy odkrytej w pustyni. Nie wiem już, co na to odpowiedziałem. Czułem się cały w płomieniu. Wiem, żem ujął Dorę za drobną rączkę, której mi nie broniła, gdy ją całowałem. Pocałowałem też rękę panny Mills i wszyscy troje wyglądać musieliśmy, jakbyśmy byli w siódmym niebie. Nie przyłączyliśmy się już do reszty towarzystwa. Przez część wieczoru pozostaliśmy we troje, a czując opartą o merami rączkę Dory, pragnąłem chwilę tę zmienić w nieśmiertelność. Trudno. Dochodziły nas głosy i śmiechy. Wołano Dorę, musieliśmy wrócić do towarzystwa. Uproszono Dory, aby śpiewała. Ryży śmiałek ofiarował się przynieść gitarę z pojazdu, lecz Dora oświadczyła, że ja sam tylko znaleźć ją tam potrafię. Ryży śmiałek został odprawiony z niczym. Ja zaś pobiegłem po gitarę, przyniosłem ją. Usiadłem tuż przy dorze. Mając powierzone pieczy mej chustkę jej do nosa i rękawiczki, upajałem się każdą nutą jej śpiewu, pewny, że śpiewa dla mnie samego, gdy inni słuchacze mogą jej tylko przyklaskiwać. Szczęście upajało mnie, rozsadzało piersi. Zdawało się być snem, nie jawą. I bałem się przebudzenia z rozkosznego snu w mieszkaniu mym przy Buckingham Street, przy brzęku filiżanek poruszanych dłonią pani Krupp. Po dorze śpiewały inne panie, nawet panna Mills, wsłuchana w echo dawnych wspomnień, w przeszłość zwrócona jak stuletnia staruszka. Tak przeszedł wieczór. Rozpalono ognie, w kociołkach po cygańsku gotowano herbatę. Szczęście moje nie znało granic. Szczęśliwszy jeszcze byłem, gdy się zebrane towarzystwo w różne rozjechało strony i ryży śmiałek zszedł mi z oczu. Wracaliśmy w mroku wieczornym, a drzewa i kwiaty najpiękniejsze rozpuszczały wonie. Pan Spenlow drzemał po wybornym szampanie. Błogosławiłem skibę ziemi, która wydała błogosławione te grona, słońce, przy którym dojrzały, kupców, którzy szlachetnego dostarczyli wina. Ojciec Dory wkrótce popadł w sen głęboki. Jechałem obok pojazdu, rozmawiając ciągle z Dorą. Podziwiała mego wierzchowca i gładziła go po szyi małą, przecudną rączką. Szal się jej rozchylał, więc ją otulałem. I nawet Jeep wyglądał tak, jak gdyby postanowił, widząc, na co się zanosi, zaprzestać zaczepnych względem mnie kroków. A ta sprytna, kochana panna Mills... Dwudziestoletnia, życiem rozczarowana matrona, wsłuchana w echo dalekiej, dalekiej swej, jak mawiała, przeszłości. Panie Copperfield, rzekła, przejedź pan, proszę, jeśli masz chwilkę czasu, na tę stronę pojazdu. Chcę panu coś powiedzieć. W mgnieniu oka, po paru zwrotach wierzchowca, byłem u jej boku. Dora, mówiła nieoszacowana ta moja opiekunka, ma mnie odwiedzić. Przyjedzie do mnie pojutrze. Pewna jestem, że ojciec mój rad byłby panu. Ileż cichych błogosławieństw spłynęło w tej chwili na gorzkim doświadczeniem życia skołataną głowę panny Mills. Adres jej zapisując w sercu, dziękowałem jej z wylaniem za tyle cennej przychylności. Odesłała mnie dobrotliwie na uprzednie me miejsce. Jechałem tak blisko pojazdu, rozmawiając z Dorą i pochylając się ku niej, że o mało nie otarłem łopatek mego siwosza okoła. Zatarłem go nawet trochę, za co mi właściciel słono, a w mniemaniu mem dziwnie tanio kazał zapłacić. Tymczasem panna Mills tonąc we wspomnieniach i patrząc na księżyc, deklamowała cicho smutne wiersze: Ach, Norwood było tak blisko. Stanęliśmy tam tak szybko. Szczęściem, pan Spenlow, budząc się, zaproponował mi spocząć chwilę. Zgodziłem się chętnie. W oświetlonej sali jadalnej czekała nas przekąska i wino. Zarumieniona Dora była tak czarująca, że wpatrzony w nią pozostałbym do rana, gdyby poziewanie pana Spenlow nie budziło mnie do rzeczywistości. Nie było rady. Musiałem pożegnać królową mego serca, jej ojca i towarzyszkę. W drodze powrotnej do Londynu czułem ciągle w dłoni mej uściski jej dłoni. Przypominałem sobie każde słowo. Każde spojrzenie, aż wróciwszy do domu, zasnąłem wreszcie jak kamień, bo czucie postradał z miłości. Zbudziłem się na zajutrz rano z najmocniejszym postanowieniem wyznania mej miłości i dowiedzenia się, jaka mnie przyszłość czeka. W szczęśliwości czy niedoli, mniejsza z tym, byłem wiedział, a kwestie te sama tylko Dora rozstrzygnąć mogła. Przez trzy dni dręczyłem się, przypuszczając najgorsze. Własną dłonią łamiąc powstały w mym sercu nadzieje. Czwartego dnia udałem się do panny Mills uzbrojony w silne postanowienie oświadczenia mych uczuć. Nie wiem już, jak długo krążyłem po ulicach i dokoła zamieszkałego przez pannę Mills domu, zanim zdecydowałem się wnieść na schody. Nawet kiedy już odważyłem się zastukać, brała mnie jeszcze chętka spytać służącego, jak gdybym się pomylił, czy zastałem pana Blackboy. Było to wspomnienie Berkisa. I odejść. Przeczącą otrzymawszy odpowiedź, pan Mills był nieobecny. Co mi tam? A panna Mills? Panna Mills przyjmowała. Wszedłem do bawialnego pokoju, gdzie zastałem obie panie wraz z Jeepem. Panna Mills przepisywała nuty. Pamiętam piosenkę zatytułowaną Na dnie miłości. Dora malowała. Co? Przeze mnie ofiarowane jej kwiaty któż potrafi wyrazić uczucia jakie widok ten wzbudził we mnie kwiaty kupione na targu Covent garden nie powiem aby się odznaczały szczególniejszym podobieństwem lub aby w ogóle do prawdziwych podobne były kwiatów poznałem je jednak od razu po wytłaczanym papierze który podtrzymywał bukiet i którego wzór nader wiernie był przerysowany Panna Mills powitała mnie bardzo uprzejmie, ubolewając nad nieobecnością ojca, które to zresztą niepowodzenie znosiłem mężnym sercem. Po chwili, opuszczając pióro na dno miłości, wyszła pod jakimś pretekstem zbawialnego pokoju. Serce biło mi żywiej. Mam nadzieję, że koń pański zbytnio się nie zmęczył. Wówczas odezwała się Dora, prześliczne podnosząc oczy. Kawał to drogi. Byłem zdecydowany zrzucić ciężar z serca. Tak, rzekłem. Dla niego był to kawał drogi, gdyż go nic nie podtrzymywało. Biedny nie został nakarmiony? Spytała. Owszem, owszem, nie brakło mu starań, tylko nie podtrzymywała go ta nadzieja szczęścia, którą żywiłem. Dora opuściła spłonioną twarz. Siedziałem na brzegu krzesła sztywny. Z bijącym sercem. Chwilę trwało milczenie. Po chwili Dora ozwała się. Była jednak w dniu tym chwila, kiedy to mniemane szczęście... Czułem, że zbliża się rozwiązanie. Kiedy ciągnęła Dora, podnosząc czoło i brwi marszcząc Towarzystwo Panny Kit. Było to nazwisko panienki w czerwonej sukni. Zresztą, rzekła śmielej, nie wiem wcale, co pan nazywa szczęściem i nadzieją. Pan to mówi, nie myśląc o tym. Któż może przeszkadzać robić, co się panu podoba? Jeep. Nieznośne stworzenie. Chodź no tu. Nie wiem, jak to się stało. Ubiegłem Jeepa i nie ona go pochwyciła, lecz ja ją w ramiona. Teraz wymowny byłem. Słowa płynęły mi jak potok, mówiłem jej, jak ją kocham, mówiłem, że nie potrafię żyć bez niej, że ją ubóstwiam. Przez cały ten czas Jeep nie przestawał warczeć i ujadać. A gdy Dora, opuszczając mi na ramię jasną główkę, rozpłakała się, stałem się jeszcze wymowniejszy. Niech tylko zażąda mego życia, poświęcę je bez wahania. Co mi tam życie bez niej? Znieść bym go nie mógł, nie chciał. Kochałem ją od pierwszego spojrzenia. Marzyłem o niej dniem i nocą. Kochałem do szaleństwa i nikt, nigdy nikogo nie kochał, nie kocha. Kochać nie będzie tak czule gorąco, jak ja ją, Dorę, kochałem, kocham. Wiecznie kochać będę. Im większy wpadałem zapał, tym głośniej Jeep ujadał. I on, jak ja, w inny tylko sposób wpadał w szał tej chwili. Uspokoiliśmy się. Teraz siedziałem obok Dory na kanapie. Jeep wlazł na jej kolana, burcząc tylko z cicha. Szczęście mnie nie znało granic. Miałem wzajemność. I słowo Dory. Przypuszczam, żeśmy myśleli chociaż bardzo niejasno, że się to skończyć musi małżeństwem, a Dora nawet mówiła wyraźnie, że nie pójdzie nigdy wbrew woli ojca. Byliśmy jednak oboje tak młodzi i nieoględni, tak upojeni szczęściem i obecną chwilą, żeśmy o przyszłości nie myśleli wcale. Postanowiliśmy wprawdzie wyznania nasze utrzymać w tajemnicy, pewien jednak jestem, że myśl, aby w tym mogło być coś zdrożnego, nie powstała mi w głowie. Panna Mills, którą wreszcie Dora przywiodła, wydawała się bardziej niż kiedykolwiek zamyślona. To, co zaszło pomiędzy mną a Dorą, musiało obudzić echa jej wspomnień. Błogosławiła nas, zapewniała o niezmiennej swej przyjaźni, jak istota nie mająca już nic z doczesnym szczęściem wspólnego. Szczęśliwe, lube chwile! Zdjąłem miarę z drobnego paluszka Dory, by zamówić dla niej pierścionek z niezapominajką. Pamiętam jubilera, jak się uśmiechał nad rachunkową księgą, słuchając mych informacji i dając mi to, co mu się z turkusów samemu podobało. Pamiętam to tak dobrze i dokładnie, że onegdaj jeszcze, spostrzegłszy przypadkiem taki sam pierścionek na palcu własnej mej córki, uczułem, jak mi na chwilę jakiś żal niewymowny ścisnął serce. Wracałem do domu z mą tajemnicą, pełen szczęścia, dory, niesiony na skrzydłach uczuć, obcy wszystkim i wszystkiemu, co nie było dorą i mą miłością. A schacki nasze w ogrodzie i na bulwarach, w ciche letnie popołudnie. Od chwil tych polubiłem londyńskie wróble. Ich szare ich, opylone opierzenie milsze mi było od błyszczących i różnobarwnych skrzydeł rajskich ptaków. Kiedy zaś wybuchła, pierwsza między nami sprzeczka, w tydzień może po zaręczynach, Dora odesłała mi pierścionek wraz z okrutnymi na różowej ćwiartce papieru skreślonymi słowy: Zrodzona z szału, miłość nasza rozpaczą skończyć się musi. Rwałem sobie istotnie z rozpaczy włosy na głowie, gorzkimi zalewając się łzami. Pod opieką wieczornych cieni pobiegłem do panny Mills, sprowadziłem ją do kuchni i w cieniu olbrzymiego okapu komina prosiłem, aby przebłagała Dore. Dobra panna Mills wróciła wkrótce, wiodąc gwiazdę moją i długo, pamiętam, z kazalnicy zawiedzionych swych uczuć napominała nas, abyśmy dobrowolnie z zielonej oazy nie zbiegali na skwarne szlaki Sahary. Oboje pamiętam płakaliśmy, a później tak byliśmy szczęśliwi, że szczęście nasze rozpromieniało mroki okapu komina, zmieniając kuchnię w przybytek miłości. Postanowiliśmy pisywać do siebie codziennie, a dobra panna Milz podjęła się pośredniczyć w tej korespondencji. Szczęśliwe, błogie dni! Ze wszystkich minionych dni mego życia wspomnienie żadnych nie wywołuje mi na usta tak tkliwego, i smętnego zarazem uśmiechu. Rozdział 34. Ciotka zadziwia mnie. Natychmiast po zaręczeniu się z Dorą, napisałem do Agnieszki. Napisałem list długi, w którym starałem się opowiedzieć jej, jak jestem szczęśliwy i jaką doskonałością jest dora. Prosiłem, aby uczuć moich nie uważała za bezmyślną i ślepą namiętność lub wybryk młodocianej fantazji. Zapewniałem że są niezgłębione i żem przekonany, iż nikt jeszcze nigdy nie kochał tak głęboko. List ten pisałem pod wieczór przy otwartym oknie, a tak żywo w pamięci stanęła mi Agnieszka z jasnym swym, niezmąconym spojrzeniem. I samo to wspomnienie tak kojąco podziałało na rozgorączkowanie, w jakim pozostawałem od niejakiego czasu, że mi łzy nabiegły do oczu list był do połowy zaledwie napisany, siedziałem z głową opartą na ręku, marząc o tym, że Agnieszka niezbędnie byłaby potrzebna przy domowym moim ognisku, a obecność jej uświęciłaby poniekąd moje idory szczęście, gdyż w każdym wzruszeniu, czy je nazwiemy szczęściem i miłością, nadzieją czy rozczarowaniem, rozkoszą czy smutkiem, serce moje zwracało się ku Agnieszce szukając ukojenia w jej przyjaźni. O Styrforcie w liście mnie nie wspominałem wcale. Pisałem tylko, że w Jarmów ucieczka Emilki pogrążyła wszystkich w boleści, mnie zaś zadała cios podwójny, dzięki pewnym związanym z tym okolicznościom. Wiedziałem zresztą, jaka Agnieszka jest domyślną, wiedziałem, czyje imię najpierwej znajdzie się na jej ustach. Odpowiedź na list ten nadeszła zwrotną portą. Kiedy czytałem list Agnieszki, zdawało mi się, że słyszę jej głos. Głos luby, melodyjny. Cóż więcej nad to powiedzieć mogę? W ostatnich czasach Traddles odwiedził mnie parę razy, lecz ani razu nie było mnie w domu. Natomiast, zastawszy peggotty i dowiedziawszy się od niej, chętnie każdemu udzielała tej wiadomości, że jest moją piastunką, zawiązał z nią znajomość i gawędził o tym i o owym. O mnie zwłaszcza. Tak przynajmniej utrzymywała Pegotty. Posądzam ją jednak, że ona to, gdy raz wpadła na mój temat, podtrzymywała rozmowę w nieskończoność. Poczciwa Pegoti. Przypomina mi to nie tylko pewne popołudnie, kiedy wyczekiwałem Tradosa o naznaczonej przezeń godzinie. Lecz i to, że pani Krupp zaprzestała najzupełniej wypełniać względem mnie jakie bądź swe zobowiązania pod pretekstem bytności Pegoti po kilku bardzo głośnych rozmowach na schodach mających za przedmiot krytykę mej piastunki a prowadzonych z niewidzialnym jakimś chyba duchem gdyż wiedzieliśmy doskonale że nie było tam żywej duszy pani Krup uważając że to nic nie pomaga zdecydowała się napisać do mnie list rozpoczęła od ogólnych poglądów na obowiązki i uczucia zwłaszcza na tę okoliczność że się względem mnie poczuwała do obowiązków i uczuć macierzyńskich Dalej oznajmiała mi, iż życie jej nie zawsze było takie jak obecnie, lecz że we wszystkich sytuacjach i przypadkach życiowych szczególną żywiła niechęć i wzgardę do szpiegów i plotkarzy. Nie potrzebuje, pisała, nikogo wymieniać, nie jest to jej rzeczą. Każdy zresztą tak się wyśpi, jak sobie pościele. Ona zaś z góry patrzy na szpiegów i plotkarki, zwłaszcza. Słowa te były podkreślone we wdowich szatach. Jeśli zaś młody dżentelmen pragnie zostać ofiarą natrętów, szpiegów i plotkarek, nie nazywa przecież nikogo po imieniu. Uchowaj Boże, nie jej to jest rzeczą. Zobaczymy, jak na tym wyjdzie. Ona, pani Krup, widzi się zmuszoną oznajmić i to stanowczo, że nie chce i nie może pozostawać w jakich bądź stosunkach z podobnymi istotami i zrzeka się nawet spełniania swych obowiązków i dopóki rzeczy nie wrócą do uprzedniego stanu dopóty co niedziela rano zostawiać będzie rachunek na mym biurku zastrzega zaś sobie dla oszczędzenia obu stronom przykrości aby zawsze natychmiast i całkowicie był on zapłacony po nakreśleniu znakomitego tego listu pani krup wzięła za zadanie życia stawianie na schodach zasadzek w formie kijów polan Pogrzebaczy w celu narażenia Pegotty na połamanie nóg. Egzystencja w podobnym osaczeniu wydawała mi się nieznośną. Nie miałem jednak odwagi odeprzeć natarć pani Krupp. Jak się masz, kochany Copperfieldzie? Zawołał Traddles, zjawiając się o naznaczonej godzinie. Co porabiasz? Miło mi jest, rzekłem, widzieć cię wreszcie. I żałuję, żeś mnie tylekrotnie nie zastał w domu. Tak byłem zajęty. Wiem, wiem, naturalnie to. Wszak twoja miła mieszka w Londynie. O kim mówisz? zawołałem. O niej! O pannie D odrzekł rumieniąc się ze strachu, że popełnił niedyskrecję. Mieszka w Londynie? Tak, w okolicach Londynu. Bo moja, jeśli sobie przypominasz, mówił ze smutnym spojrzeniem, jedna z dziesięciu, pamiętasz, mieszka aż w Devonshire. To też w tym względzie o wiele jestem swobodniejszy od ciebie. Nie rozumiem, odrzekłem, jak żyć możesz widując ją tak rzadko. Ha, Odparł w zamyśleniu. Nie ma czasu się dziwić, skoro nie ma na to rady. Zarumieniłem się. Podziwiam stałość twą i cierpliwość, zauważyłem. Doprawdy? Uśmiechnął się. Cóż w tym tak dziwnego? Nie wiesz jakie to dobre. Kochane, stałe, cierpliwe dziewczę. Uczę się od niej. Nie uwierzysz, jak co chwila zapomina o sobie, abym myśleć o tamtych dziewięciu. Najstarsza? spytałem. O nie, najstarsza, to piękność. Dostrzegł zapewne uśmiech odpowiedzią tą wywołany, bo uśmiechając się, sam dobrodusznie poprawił się. Nie to, żeby moja Zofia... Ładne imię, prawda? Lubiłem je zawsze. Bardzo ładne, odrzekłem. Nie to tedy ciągnął, żeby Zofia nie była ładna, w moich zwłaszcza oczach. Każdy przyzna, że to najmilsze pod słońcem dziewczę, ale tamta piękność piękność w całym znaczeniu tego słowa. Gestykulował, jakby rysował w powietrzu mgliste kontury. Doprawdy? Zauważyłem. Upewniam cię. Piękność niezwykła, niepospolita. Stworzona do świata, do hołdów, których pozbawiają ją, skromne ich materialne środki. Nie dziw, że bywa nieco wymagająca, nieco czasem rozdrażniona. Zadaniem Zofii jest bawić ją i dostarczać rozrywek. Jest więc najmłodsza, spytałem. O nie, zawołał. Dwie najmłodsze mają zaledwie po dziewięć i dziesięć lat. Zofia uczy je właśnie. Druga z rzędu? Potrzepnąłem. Nie. Druga z rzędu Sara. Chorowita. Wiesz, kręgosłup, biedne dziewczę. Przejdzie to, jak upewniają doktorowie, tymczasem jednak skazana jest na całoroczne leżenie. Zofia ją pielęgnuje. Zofia jest czwarta z kolei. Matka ich żyje? Spytałem. Żyje pod każdym względem wspaniała kobieta. Szkoda, że wilgotny, tamtejszy klimat nie służy jej. Sparaliżowana prawie. O, zawołałem. Nie wesoło, prawda? W rodzinnym jednak życiu Zofia zastępuje matkę i własnej matce matkuje tyle, co i dziewięciu pozostałym siostrom. Cnoty i zalety młodej tej osoby napełniały mnie najwyższym szacunkiem. Pragnąc zaś z całego serca dobra i powodzenia, poczciwego Trzelca, spytałem go o pana Mikołbera. Zdrów jest, o ile wiem, rzekł. Nie mieszkam już z nimi. Tak? A tak? Widzisz, bo. tu zniżył głos na skutek smutnych okoliczności ukrywa się obecnie pod nazwiskiem Mortimera wychodzi tylko gdy ciemnieje i to w okularach ruchomość opisana miała już zostać zlicytowana lecz pani Micawber wpadła w tak straszną rozpad że musiałem doprawdy musiałem nowy podpisać weksel gdybyś wiedział jaką to było pociechą dla biednej tej kobiety hmm, mruknąłem wprawdzie pociecha niedługo trwała Zanim tydzień upłynął, druga nadeszła egzekucja. Odtąd musiałem się wynieść. Mortimerowie ścieśnili się jak mogli. Może ci się to wyda zbyt egoistyczne z mojej strony, że o tym wspomnę, lecz i marmurowy stoliczek i wybrana przez Zofię żardynierka poszły z tym wszystkim. Jaka szkoda! zawołałem zmartwiony tym, co usłyszał. Przyznaję się, żałowałem obu tych przedmiotów. A przy licytacji nie mogłem wykupić, gdyż widząc, jak mi o nie idzie, nałożono na nie wysoką cenę. Zresztą w tym czasie nie posiadałem ani grosza. Mam to jednak na oku: u tandeciarza na rogu Tottenham Court Road. Kupię nie dziś, to jutro, gdy spuści sceny. Tylko to widzisz, tandeciarz, skoro mnie zoczy, zaraz cenę podnosi. Będąc zaś w tej chwili przy pieniądzach, chciałem cię spytać, czy nie namówiłbyś dobrej swej piastunki, aby mi towarzyszyła. Pokazałby mi jej sklep tandeciarza, sam odszedł na bok, a kupiec odstąpiłby, najpewniej. Myśl ta uszczęśliwiała go. Uważał ją za genialny wynalazek, jakże to wybornie pamiętam. Zapewniłem go, że kochana moja Pegoty z przyjemnością odda mu tę drobną usługę, pod warunkiem jednak, że odtąd ani pożyczać panu Mikober, ani ręczyć za niego, ani się podpisywać na jego wekslach nie będzie. Przyrzekam ci to tym chętniej, rzekł, żem się zastanowił, iż istotnie nie mam prawa czynić tego przez wzgląd chociażby na Zofię. Masz moje słowo i tak dostałem za swoje. Nie wątpię jednak, że pan Mikober uiściłby się z długu, gdyby mógł. Cóż, kiedy nigdy prawdopodobnie to ostatnie nie nastąpi. Muszę tu jednak w obronie pana Mikołbera coś powiedzieć. Oto ani razu nie mówił mi, że mi zapłaci, tylko że to powinno być zapłacone. Taki sposób mówienia dowodzi niewątpliwie pewnej uczciwości. Nie chcąc mu się sprzeciwiać, milczałem. Po niedługiej chwili wyszliśmy do Pegoty, gdyż nie chciał spędzić wieczoru ze mną, po pierwsze ze strachu, aby stoliczek marmurowy i żardinierka nie znalazły tymczasem innego kupca. Powtórę, ponieważ zwykł był spędzać wieczory na pisywaniu do swej najdroższej. Nie zapomnę nigdy, jak się krył za węgłem domu, gdy Pegoty targowała drogocenne sprzęty, jaki był niespokojny, widząc, że wychodzi pomału i ze spuszczoną głową ze sklepu. Jak się cieszył, gdy ją tandeciarz zawołał na powrót? Po wielu tym podobnych perypetiach udało jej się nabyć oba przedmioty stosunkowo tanio. Traddles nie posiadał się z radości. Nieskończenie wdzięczny jestem, mówił, słysząc, że oba sprzęty dziś jeszcze odstawione być mogą do jego mieszkania. I gdybym nie bał się nadużyć Twojej dobroci, nie, nie będziesz się śmiał ze mnie, Copperfieldzie? Mów o co idzie. Otóż, jeśli by pani Berkis raczyła wynieść tylko ze sklepu żardynierkę, chciałbym ją sam, przez wzgląd, że to ją Zofia wybrała, zanieść do siebie. Pegoty chętnie uczyniła zadość jego żądaniu, rozpłynął się więc w podziękowaniach i z żardynierką w ręku ostrożnie rozpromieniony szedł przed nami ulicą. Wystawy towarów zachwycały Pegoty. Szliśmy tedy pomału, zatrzymując się na każdym kroku i sporo przeszło czasu, zanim wróciliśmy do domu. Wchodząc na schody, zauważyliśmy, że wszelkie zasadzki pani krupp znikały jakimś cudem. Natomiast dostrzegliśmy świeże ślady stóp ludzkich. Zdziwienie nasze wzmogło się jeszcze, gdy wszedłszy na schody, zastaliśmy drzwi mego mieszkania otwarte na oścież, a z wewnątrz dochodziły nas głosy. Spojrzeliśmy po sobie. Nie wiedząc co myśleć o tym, gdy uchylając drzwi bawialnego pokoju, spostrzegłem ciotkę i pana Dicka. Ciotka siedziała niby Robinson Crusoe, obrzucona mnóstwem pak i paczek przeróżnego kalibru. Pan Dick też z bagażem trzymał w ręku olbrzymiego latawca. Oboje popijali herbatę. "Kochana ciotko!" zawołałem. "Co za miła niespodzianka!" Uściskaliśmy się z ciotką i panem Dickiem a nalewająca herbatę pani Krup orzekła, iż pewna była, że się pan Copperfield ucieszy widokiem tak kochanej i szanownej krewnej. – Ach! – zawołała ciotka, dostrzegłszy zmieszaną jej obecnością Pegoty. – Jakże się miewasz! Przypominasz sobie ciotkę moją, Pegoty? – spytałem, śpiesząc z pomocą mej piastunce. – Na miłość Boga, chłopcze! – zawołała ciotka. Nie nazywaj jej tym barbarzyńskim nazwiskiem. Wychodząc za mąż, dostała przecie drugie. Pierwszą to spotykam kobietę, która na tym dobrze wyszła. Jakże się nazywasz, po mężu? Barkis, do usług pani, odpowiedziała dygając Pegoti. To, to co innego, to mi przynajmniej chrześcijańskie nazwisko. Jakże się miewasz, Berkis? Ośmielona uprzejmością mojej ciotki, Pegoti, biorąc, podaną sobie dłoń, skłoniła się powtórnie. Niżej niż przedtem. Postarzałyśmy się obie, jak widzę, mówiła ciotka. Od ostatniego naszego spotkania sporo upłynęło czasu. Raz tylko spotkałyśmy się w dobrą chwilę. Trot, nalej mi jeszcze filiżankę herbaty. Podałem żądaną filiżankę herbaty, ośmielając się zauważyć, że ciotka niewygodnie siedzi na kuferku. Przysunę kanapę lub przyniosę fotel, wygodniej ciotce będzie, powiedziałem. Dziękuję ci, kochanku. Wolę siedzieć na swoim, srogo spojrzała na panią Krup. Zbyteczne już nam są usługi, pani, zauważyła chłodna. Może przed odejściem zaparzyć jeszcze trochę herbaty? Spytała uprzejmie pani Krup. Dziękuję, obejdzie się, odrzekła ciotka. Może jeszcze krążek świeżego masła? A może da się pani namówić na jajeczko świeżuteńkie. Tak bym chciała czymkolwiek usłużyć kochanej i szanownej pańskiej ciotce, panie Copperfield. Nic mi nie potrzeba, sucho i stanowczo rzekła ciotka. Nie było rady. Pani Krupp, uśmiechając się uprzejmie, zacierając ręce usłużnie i dla okazania słabości swego zdrowia przechylając głowę na ramię, wycofała się za drzwi. Dyk, zauważyła ciotka. Pamiętasz, co ci mówiła o dworakach fortuny? Pan Dick pomimo zdziwionego wzroku utrzymywał, że pamięta. Należy ona do ich rzędu zadecydowała ciotka. Proszę cię Berkis, zajmij się herbatą i nalej mi jeszcze filiżankę. Dostatecznie znałem ciotkę, aby widzieć, że miała coś na sercu i myśli. Wycieczka zaś jej do Londynu nie była czczą przejażdżką. Uważałem, jak badawczo spoglądała na mnie, gdy sądziła, że czym innym zajęty nie zauważy tego. Pod zwykłym jej chłodem i szorstkością dostrzegłem pewne wahanie i pytałem siebie, czym się jej mogłem narazić? Sumienie podsuwało mi wprawdzie imię Dory, lecz jakżeby się ciotka mogła o tym dowiedzieć? Sądziłem, że dopiero wtedy wypowie wszystko, gdy znajdzie odpowiednią po chwilę. Siedząc obok niej, starałem się być swobodny, mowę zwracałem do przywiezionych w klatkach kanarków, pieściłem kota. Lecz w rzeczy samej zmieszany byłem, a pan Dick kiwający na mnie głową i wskazujący na ciotkę, gdy miała odwróconą od niego uwagę, nie uspokajał mnie bynajmniej. Trot ozwała się wreszcie, skończywszy pić herbatę, otarłszy usta i starannie otrząsnąwszy suknię. Nie potrzebujesz odchodzić, Berkisz dodała. Nie jesteś tu zbyteczna. Otóż, troc. jak sądzisz, czy jesteś mężny i odważny? Mam nadzieję odrzekłem. Jak myślisz? Pytam cię tak sądzę, ciotko. Dobrze. Powiedz mi, tedy, dlaczego powiedziałam niedawno, że wolę siedzieć na swej własności, nie domyślając się bynajmniej, nie miałem odpowiedzi. Mówiłam to dlatego, ozwała się ciotka, że jest to teraz wszystko, co posiadam. Zrujnowana jestem, chłopcze. Gdyby się ziemia rozstąpiła, nie doznałbym podobnego wstrząśnienia. Dick wie o tym, mówiła ciotka, kładąc mi spokojnie rękę na ramieniu. Zrujnowana jestem. To mi tylko pozostało, co mam tu z sobą. I ten dom, tam, który zostawiłam na opiece Janet, aby go wynajęła komuś. Berkis, musimy się postarać o nocleg dla tego dżentelmena. Co do mnie, tu się pomieszczę, byle jak na jedną to noc tylko. Jutro cośkolwiek przed się weźmiemy. Wszystko to bolało mnie przez wzgląd na nią, na nią samą tylko, i nie mogłem przyjść do siebie. Aż dopiero, gdy mi się rzuciła z płaczem na szyję, wołając, że to ją zasmuca i niepokoi tylko ze względu na mnie. Po krótkiej chwili opanowała wzruszenie, mówiąc spokojnie i z godnością: Powinniśmy ciosy życiowe przyjmować z podniesionym czołem i nie pozwolić, by nas z nóg zbić miały. Pamiętaj o tym, trot, chłopcze mój: nie nas niepowodzenie, lecz my niedolę wszelką zwalczyć musimy. Rozdział trzydziesty piąty. Smutek. Skoro ochłonąłem z pierwszego zwierzeniem się ciotki wywołanego wrażenia, zaproponowałem panu Dickowi przechadzkę do sklepiku pewnego mydlarza, gdzie będzie mógł zająć wolne po panu Pegot i miejsce. Sklepik mydlarza znajdował się na Hungerford Market, a Hungerford Market wyglądało wówczas inaczej niż obecnie. Przed wejściem do domu był ganek, drewniane słupki tworzyły kolumnadę, co wprawiło w zachwyt pana Dika. Przyjemność mieszkania ponad podobnym dziełem sztuki i dobrego smaku czyniła go niewątpliwie pobłażliwym dla wszelkich innych niedogodności. Te wszelako ograniczały się do dolatującego ze sklepiku zapachu mydła i łoju oraz braku przestrzeni. Zresztą pan Dick najzupełniej był zadowolony z lokalu. Wprawdzie pani krup zdążyła już uprzedzić go, że nie będzie tam miał dość miejsca, żeby pochuśtać kota. Lecz pan Dick, siadając w nogach łóżka i pocierając kolana, zauważył tylko, nie potrzebuję przecie huściać kota. Nie huśtałem kota nigdy, więc to mi wcale nie zawadza. Starałem się wybadać, czy rozumie całą wielkość zmiany zaszłej w położeniu mej ciotki. Nie rozumiał, jak się tego domyślałem zresztą. Wiedział tylko, że mu ciotka powiedziała przedwczoraj: Teraz dopiero przekonamy się, czy jesteś istotnie takim filozofem, za jakiego zawsze cię uważałam. Upewnił ją, że się na nim nie zawiedzie, a wówczas ciotka rzekła: Dick, jestem zrujnowana. A on na to doprawdy? Ciotka zaczęła wychwalać moc jego duszy, co mu niesłychaną sprawiło przyjemność. Potem nastąpił wyjazd do londynu. W drodze jedli kanapki i pili porter. Opowiadał mi to pogodny, wesół, siedząc na krawędzi łóżka i pocierając kolana z szeroko otwartymi oczyma i łagodnym uśmiechem, który zrazu pobudził mnie do przekonywania go, że ruina to nędza, a nędza w głód łacno zmienić się może. Pożałowałem jednak mej szorstkości, widząc jak zbladł nagle, a łzy, które puściły się mu z oczu, rozmiękczyłyby pewno twardsze od mego serca. Starałem się pocieszyć go, i przekonałem się wkrótce, że uprzedni jego spokój wypływał z nieograniczonego zaufania do mądrości i praktyczności najgodniejszej podziwu kobiety, jak zwykł był nazywać ciotkę. Nic ją, zdaniem jego, zwalić z nie mogło. Cóż teraz poczniemy? spytał mnie. Jest memoriał. Najpewniej odrzekłem. Wszystko, co możemy dziś, kochany panie diku, przedsięwziąć, to zachować spokój, aby się ciotka nie domyślała nawet, żeśmy z sobą o tym mówili. Zgodził się na to w zupełności, błagając mnie, abym go przestrzegł, jeśli by się zapomniał i uchylił z wytkniętej drogi. Muszę wyznać, że strach, którego mu napędził, podziałał na niego ujemnie. Przez resztę wieczoru spoglądał na ciotkę oczyma pełnymi łez, poczuwając się zaś do tego, odwracał głowę, by powstrzymać łzy. Nie pomagało to jednak nawet wówczas, gdy siedząc nieruchomy, przewracał oczyma. Należący na stole przy wieczerzy, niewielki wprawdzie, bochenek chleba spoglądał tak, jak gdyby spoza niego głód już wyglądał. A gdy go ciotka zachęcała do jedzenia, dostrzegłem, że skrzętnie chował do kieszeni okruchy chleba i sera. Pewien jestem, że myślał wówczas o zapasach dla nas wszystkich na czarną godzinę. Ciotka ze swej strony zachowywała się z największym spokojem, co było przykładem dla nas wszystkich, a zwłaszcza już dla mnie. Uprzejma była niesłychanie dla Pegoti. Z wyjątkiem, gdy mą piastunkę nazywałem jej dziwacznym, z którym się ciotka pogodzić nie mogła, imieniem. Chociaż wiedziałem, jak obco ciotka się czuje w Londynie. Zdawała się być tym razem u siebie w domu. Zajmie mój sypialny pokój, ja zaś nocować będę w bawialnym, czuwając nad bezpieczeństwem. Szczęściem, zawsze, przez wzgląd na pożar, mieszkaliśmy w pobliżu rzeki. Okoliczność ta widocznie ją uspokajała. Trot, kochanku, rzekła, widząc, że się zabieram do przygotowania jej codziennego, wieczornego napoju. Nie trzeba. Jak to nie, ciociu? Zamiast wina, wlej trochę piwa. Ależ mamy wino, a ciotka zawsze pijała wodę z winem, zauważyłem. Wino zachowaj na wypadek choroby. Musimy oszczędzać, moje dziecko. Trochę piwa wystarczy mi teraz. Sądziłem, że biedny pan Dick trupem padnie. Znając jednak stanowczość mej ciotki, wyszedłem po piwo. że zaś było już późno, Pegoty i pan Dick wyszli wraz ze mną. Rozstaliśmy się na rogu ulicy. Pan Dick z ogromnym latawcem w ręku wydał mi się uosobieniem ludzkiej niedoli. Wracając, zastałem ciotkę chodzącą wzdłuż i wszerz po pokoju. Szarpała palcami obrzeżenie nocnego czepka. Zagrzałem wodę, sporządziłem napój. Nałożywszy czepek, zasiadła w fotelu. Wiesz co, kochanku, może i lepsze niż z winem, rzekła popijając. Mniej to żółć rozgrzewa. Z twarzy mej musiało przebijać niejakie powątpiewanie, gdyż dodała natychmiast. Ciii, dziecko, daj Boże tyle biedy, ile jej w zmianie wina na piwo. Nie o sobie myślę, ciotko, odrzekłem. Więc cóż? To, że ja a ty, ciotko, to dwie wcale różne rzeczy. Głupstwa gadasz, dziecko. Zdawała się rozweseloną, popijając wodę z piwem. W wesołości tej zaledwie przebijał pewien przymus. Trot, ozwała się po chwili. Wiesz, że nie lubię na ogół obcych twarzy, ale ta Twoja Berkis podoba mi się niewątpliwie. Cieszy to mnie nieskończenie, kochana ciotko, odrzekłem. Podziwiam tylko świat ten, mówiła pocierając nas i nie rozumiem, jak można żyć z takim imieniem. Myślę, że śmieszne po prostu. I ona może to myśli, ależ nie jej w tym wina. A wiem, jednak to niewesołe. Dobrze, że ją teraz nazywać możemy po mężu. Berkis, brzmi to wcale przyzwoicie. Niesłychanie przywiązana do ciebie, trot. Co? Życie by za mnie oddała. Życie, mruknęła ciotka. Wariatka ta chciałaby oddać wszystko, co posiada. Dowodzi, że nie wie, co robić z pieniędzmi. Sądzę, że łza rozrzewnienia spłynęła do szklanki, którą ciotka w tej chwili podnosiła do ust. Najzabawniejsza pod słońcem kobieta ciągnęła. Od pierwszej chwili, gdy ją spostrzegłam, tam przy biednej twej matce zauważyłam już, że jest najzabawniejszą pod słońcem kobietą. Poczciwa. Śmiała się, lecz ręczę, że dlatego tylko, aby mieć pretekst otarcia łez z oczu. Po chwili mówiła znów popijając wodę z piwem: Niech się wielkie ulitują nieba. Wiem wszystko, trot. Barkis opowiedziała mi wszystko, gdyś wychodził z Dikiem. Wszystko wiem. I tego tylko zrozumieć nie mogę, czego się chce tym opętanym dziewczętom. Głową mur rozbijać, co? Szalone. Biedna Emilka, zauważyłem. O, biedna, powinna była pomyśleć o tym, zanim spowodowała tyle smutku i boleści. Biedna, ucałuj mnie, chłopcze. Ciebie to żałuję, żeś zbyt wcześnie narażony został na tak gorzkie rozczarowanie. Chciałem już odejść, ale zatrzymała mnie. A ty sam, dziecko, rzekła, wyobrażasz sobie, żeś zakochany? Wyobrażam, zawołałem płonąc cały. Ależ ja ją ubóstwiam, kochana ciotko. Tę swą dorę, co? Gotów jesteś wmawiać we mnie, że ta mała jest czarodziejką? Nikt, kochana ciotko, kto jej nie widział, nie może nawet wyobrazić sobie, jaka ona jest. Głupiutka? zapytała ciotka. Głupiutka? powtórzyłem zdumiony. Prawdę mówiąc, ani razu jeszcze nie zastanowiłem się, jaka jest lub jaka nie jest dora. Była dorą. Słowa ciotki uderzyły mnie jak coś najzupełniej nowego. Wietrznica? Wietrznica? znów powtórzyłem. Pytam się tylko, kochanku, nie ubliżam jej wcale, rzekła ciotka. To mi dobrana para. Wyobrażacie sobie zapewne, żeście stworzeni dla siebie i w życiu wyglądać będziecie jak dwie cukrowe piramidy na biesiadnym stole, czy tak, trot? Postawiła to pytanie z tak dobrodusznym, na poły żartobliwym, na poły smutnym uśmiechem, żem się uczuł rozrzewniony. Młodzi oboje jesteśmy, kochana ciotko, odrzekłem. Młodzi i niedoświadczeni, wiem o tym. I w tym, co mówimy, i w tym, co myślimy, jest wiele niedorzeczności. Lecz bądź co bądź, kochamy się bardzo. Kochamy szczerze i jeśli bym tylko mógł przypuścić, że Dora kiedykolwiek pokocha kogokolwiek drugiego, lub że mnie kochać przestanie, lub że ja sam pokocham inną, lub ją kochać przestanę, nie wiem, co by się ze mną stało. Zmysły bym chyba postradał. Ach, Trot, uśmiechnęła się poważnie, potrząsając głową. Ślepe, biedne dziecko. Ktoś, kogo znam dobrze, ciągnęła po chwili, posiada kochające, wierzące serce. Serce, co mi przypomina tę biedną dziewczynę, Twoją matkę, ten ktoś liczy na siłę swego przywiązania, że go ono zawsze podtrzyma, że go zawsze podniesie to jego głębokie, wierne, kochające serce. Gdybyś znała, kochana ciotko, siłę uczuć Dory, zawołałem. Biedne zaślepione dziecko. Powtórzyła raz jeszcze. A ja sam nie wiedząc czemu poczułem niby brak czegoś, niby chmurę, zsuwającą się na mnie i ogarniającą mnie zewsząd. Jednakże, mówiła ciotka, nie chcę bynajmniej zachwiać waszego zaufania do siebie, psuć wam szczęścia. I chociaż są to uczucia dziecinne, a takie właśnie bywają częstokroć uważaj proszę, że mówię częstokroć, nie zaś zawsze zmienne. Chcę mówić o nich poważnie i w nadziei, że przywiodą was do upragnionego celu. Dość będzie czasu biadać, gdy do niczego nie doprowadzą. Słowa te nie były wprawdzie nader pocieszające, lecz byłem zadowolony, że ciotka wiedziała już, co się w mym sercu dzieje. Wnosząc zaś, że musi być strudzona po podróży, podziękowałem jej z wylaniem za dobroć i dowody przywiązania, jakimi mnie obsypuje, po czym życzyłem jej dobrej nocy. Po chwili nocnej jej czepek znikł za drzwiami mego sypialnego pokoju. Położyłem się, lecz nie mogłem zasnąć. Rozpacz mnie ogarniała. Myślałem o zaszłej tak nagle zmianie w mym położeniu. O tym, co pan Spenlow powie o moim ubóstwie. O ciążącym na mnie sumiennym obowiązku powiedzenia wszystkiego dorze i zwolnienia jej z danego mi w innych warunkach słowa. Myślałem o tym, co pocznę, zanim będę mógł zarabiać na swojej ciotki utrzymanie, i o tym, że nie będę miał kieszonkowych pieniędzy, możności kupowania drobnych podarków dla Dory, ani dosiadania siwych rumaków, ani pokazania się w korzystnym świetle. Czułem wprawdzie, że były to egoistyczne pobudki. Wstydziłem się, że przywiązuję tak wielką wagę do nędznej Mamony, lecz przez miłość dla Dory. Nie mogłem obojętnie spoglądać na zaszłą w położeniu mym zmianę. Czułem, że powinienem w danym razie mieć na względzie ciotkę raczej niż samego siebie. Jednakże byłem tak przywiązany do Dory, że wobec niej wszelkie inne znikały względy. Straszna to była noc. Śniła mi się nędza w najrozmaitszych postaciach, a sny tak podobne były do jawy, że nie wiedziałem nawet, kiedym zasnął. Śniło mi się, że się wściekam z bólu, sprzedając ostatnie zapasy Dory. Całe sześć pudełek zapałek za pół pensa. To znów, że się znajduję w nocnym negliżu w kancelarii i muszę znosić wymówki pana Spenlow za wystąpienie w podobnym stroju wobec klientów. To, że zgłodniały zbieram okruchy od sucharków, które codziennie punkt o pierwszej spożywać zwykł był Tifej, to, że wykupuje świadectwo ślubu z Dorą, mając tylko na zapłatę rękawiczkę Jurajacha, której naturalnie Komons nie chce uważać za pieniądz. Jednocześnie czułem doskonale, że się znajduję we własnym mym mieszkaniu. Miotany niby okręt na oceanie poduszek i piernatów. I ciotka noc musiała mieć niespokojną. Słyszałem, jak się przewracała, lub przechadzała tam i z powrotem po pokoju, a parę nawet razy, owinięta we flanelowy, nieskończenie wydłużający jej kibit szlafrok, zjawiała się na progu bawialnego pokoju i podchodziła aż do kanapy, na której leżałem. Za pierwszym razem porwałem się wystraszony i dowiedziałem się, że ją zaniepokoił dziwny jakiś odbłysk na niebie, z którego wnioskowała, że Westminster stać musi w płomieniach. Chciała mnie spytać, czy w razie zmiany kierunku wiatru grozi Buckingham Street poważne niebezpieczeństwo. Za drugim razem sam udałem, że śpię i słyszałem, jak pochylając się nade mną, kilkakrotnie wyszeptała – biedne, biedne dziecię. Słowa te podwoiły boleść moją i wstyd. Gdy mnie same egoistyczne zajmowały względy, poczciwa ta kobieta nie o sobie myślała, lecz o mnie. Trudno mi było wyobrazić sobie, aby noc tak dla mnie ciężka i długa mogła się wydawać komu bądź krótką i wesołą. Myślałem o tych, którzy w tej porze spędzali czas na tańcach i zabawie. Z kolei śniły mi się tedy zebrania towarzyskie: muzyka powtarzająca nieustannie jeden i ten sam motyw, i dora roztańczona, nie zwracająca na mnie najmniejszej uwagi. Muzykus grający na harfie usiłował właśnie przykryć ją szlafmycą, gdym się obudził i widząc słońce w oknach, otrząsnął się ze snu gorączkowego. Były wówczas, po dziś dzień istnieją może, rzymskie łaźnie w głębi jednej z ulic na Strandzie, w których niejednokrotnie brałem zimną kąpiel. Odziawszy się na prędce i pozostawiając ciotkę staraniom Pegoti, pobiegłem tam śpiesznie... Ochłodziłem gorączką spalone czoło, po czym udałem się na przechadzkę w stronę Hampstead w nadziei, że mnie to orzeźwi. Jakoż istotnie zimna woda i świeże powietrze rozproszyły nocne mary. Przyszedłem do wniosku, że przede wszystkim trzeba mi się postarać pozbyć umowy z panami Spenlow i Jorkinsem, odebrać wyłożoną na ten cel przez ciotkę Sumę. Zjadłszy w hit skromne śniadanie, z powziętym w duszy postanowieniem, Wracałem do Komons przez odświeżone deszczem ulice, wdychając woń letnich kwiatów napełniających ogrody i dużymi wiązkami niesionych i wiezionych przez przekupniów do miasta. Przybyłem tak wcześnie do kancelarii, żem nawet o jakie dobre pół godziny wyprzedził Tyfea. Usiadłem w ciemnym kątku i patrząc na oświetloną słońcem przeciwległą ścianę, rozmyślałem o dorze, aż do zjawienia się kędzierzawego, i wykroch malonego pana spędzał. – Jak się masz, koperfildzie, zawołał. Poranek prześliczny. Prześliczny, odrzekłem. Czy nie mógłbym z panem pomówić chwilkę na osobności przed odejściem pańskim do trybunału? I owszem, służę, poszedłem za nim do jego gabinetu. Włożył togę i zaczął się przeglądać w wiszącym na ścianie zwierciadle. Przykro mi niezmiernie, począłem Lecz sprawa, o której chciałbym mówić z panem, nie wesoła jest. Dotyczy mej ciotki. Nie, rzekł. Doprawdy? Paraliż, co? Nie idzie tu o jej zdrowie, odparłem. Poniosła znaczną pieniężną stratę. Sądzę nawet, że jej pozostało bardzo mało. Wprawiasz mnie, Copperfieldzie, w zdumienie! zawołał pan Spenlow. Skinąłem głową. Istotnie ciągnąłem. Interesy ciotki mojej są obecnie w tak opłakanym stanie, że chciałem spytać pana, czy byśmy nie mogli odwołać zawartej pomiędzy nami umowy, chociażby z pewnym z mej strony ustępstwem, dodałem, zauważywszy chłodny wyraz jego twarzy. Propozycja ta kosztowała mnie niesłychanie. Wszak jak o łaskę, błagałem o to właśnie, co mnie oddalić miało od Dory. Zerwać umowę? rzekł. Zrzekasz się kariery? Starałem się wytłumaczyć mu, że istotnie przyszłość moja staje się niepewną. Nie przestrasza mnie jednak ta niepewność, jaką to nie bez emfazy utrzymywał, lecz co do teraźniejszości. Wyznać musiałem, że pozostałem bez żadnych środków. Przykro mi słyszeć to, upewniał pan Spenlow niesłychanie przykro. Nie są to jednak motywy dostateczne dla zrywania weszłej już w życie umowy. Proceder ten nieznany w zawodzie naszym niedogodny, wcale niedogodny, gdy jednocześnie jesteś pan Nader Łaskaw, począłem. Ależ nie, przerwał mi. Nie ma o czym mówić. Chciałem to tylko powiedzieć, że jeśli bym sam był tu zainteresowany, ale Wspólnik mój, pan Jorkins. Nadzieje moje upadły. Próbowałem dalej. Czy nie wypadałoby mi, zauważyłem, rozmówić się osobiście z panem Jorkinsem, przedstawić mu obecne me położenie? Pan Spenlow wstrząsnął energicznie głową. Uchowaj Boże! zawołał. Wiesz przecie dobrze, że oddaję każdemu sprawiedliwość. Cóż dopiero memu wspólnikowi? Niestety znam go dobrze. Nikt go lepiej ode mnie znać nie może i upewniam cię, że pan Jorkins nie jest skłonny do żadnych, ale to żadnych ustępstw i podobnej propozycji nawet nie dopuści. Nic go nie powstrzyma, nigdy na raz wytkniętej sobie drodze, mogę cię zapewnić. Sam zresztą musisz o tym coś wiedzieć. Wiedziałem to tylko, że pan Jorkins interes prowadził zrazu na własną rękę. I później dopiero dopuścił do spółki pana Spenlow oraz, że mieszkał w pobliżu Mantaggy Square, w starym, od dawna domagającym się odnowienia domu, że przybywał do kancelarii późno, odchodził wcześnie. O nic nigdy nie bywał zapytywany, przesiadując cichutko na górze w gabinecie, nad stołem wyłożonym starym, lecz czystym, chociaż niezmienianym od lat, żółtym papierem. Czy ma pan coś przeciw temu, Abym propozycję mą osobiście przedstawił panu Jorkinsowi? spytałem. Nic nie mam przeciw temu, odparł pan Spenlow. Tylko rady swe opieram na wielokrotnym doświadczeniu. Chciałbym się mylić tym razem. Tak dalece pragnąłbym być ci, kochany Copperfieldzie, użytecznym, i bynajmniej nie przeszkadzam rozmówić się w tej sprawie z moim wspólnikiem, jeśli tylko ci się zdaje, że to do czegoś może doprowadzić. Korzystając z udzielonego mi wraz z przyjacielskim uściskiem dłoni pozwolenia, siedziałem jak przedtem w mrocznym mym kącie, wpatrzony w igrające na przeciwległej ścianie promienie słońca, marząc o Dorze i wyczekując przybycia pana Jorkinsa. Doczekawszy się go wreszcie, udałem się niebawem na górę i zapukawszy do drzwi jego gabinetu, znalazłem się przed zdziwionym, niespodzianym mym zjawieniem się prawnikiem. Proszę pana, proszę, panie Copperfield, ozwał się, wskazując mi krzesło. Usiadłem i przystąpiłem od razu do wyłuszczenia sprawy, w tych samych mniej więcej słowach, co i panu Spenlow. Pan Jorkins nie wyglądałby najmniej tak strasznie, jak go przedstawiano. Był to sześćdziesięcioletni starzec o otwartej, łagodnej twarzy. Zażywał tradycjonalną chyba w jego zawodzie ilość tabaki, jak gdyby takowa potrzebna mu była do podtrzymania życia. Słuchał mnie niespokojnie, a gdy skończyłem, zagadnął: Przypuszczam, żeś pan mówił już o tym z panem Spenlow. Odpowiedziałem mu, żem istotnie mówił. I że pan Spenlow zasłania się jego imieniem. Twierdzi, że będę przeciwny? spytał. Musiałem przyznać, że istotnie pan Spenlow tak twierdzi. Przykro mi, tedy bardzo, począł nerwowo, lecz istotnie nie mogę zgodzić się na pańską propozycję. Rzecz w tym. Przepraszam. Spieszę do banku. Godzina minęła. Powstał z pośpiechem i zabierał się do wyjścia. Zauważyłem, że mi odjął nadzieję załatwienia tak ważnego dla mnie interesu. Tak, rzekł, zatrzymując się przy drzwiach. Tak istotnie, ja to przeciwny jestem. Ostrzegam pana, panie Copperfield, że jeśli istotnie, pan Spenlow ma coś przeciw temu. Osobiście nic nie ma, jak mnie upewnił, rzekłem. Och, osobiście, powtórzył z widoczną niecierpliwością. Ja zaś upewnić mogę pana, że jest w tym coś. Nie, nie ma nadziei, życzenie pańskie nie może być spełnione. Co zaś do mnie mam, mam ważny, niecierpiący zwłoki interes. Wybiegł po prostu z tymi słowy. Przez całe trzy dni nie spotkałem go ani razu. Pragnąc wyczerpać wszelkie możliwości, doczekałem się powrotu pana Spenlow i prosiłem go, aby użył swego wpływu dla zmiękczenia wspólnika. Nie znasz go, nie znasz tak jak ja go znam mówił kiwając głową. Daleki jestem od oskarżania wspólnika mego o przebiegłość. Lecz wyznać muszę, że pan Jorkins dziwny miewa czasem sposób wypowiadania się. Zawsze zaś niestety. Niewzruszony bywa wraz z powziętych postanowieniach. Nic go nie wzruszy. Nic. Wierz mi, kochany koperfildzie. Gubiłem się w domysłach, który z dwóch wspólników był bardziej niewzruszony i to tylko nie było dla mnie zagadką, żem nie mógł już marzyć o wycofaniu wyłożonych przez ciotkę pieniędzy. Opuściłem kancelarię, kierując kroki do mego mieszkania. Starałem się wyobrażać sobie najgorsze. Z najgorszym się oswajać i wytknąć sobie pewną linię postępowania wśród trudnych tych okoliczności, gdy dogonił mnie i zatrzymał się tuż obok jakiś pojazd. Podniosłem głowę. Ujrzałem wyciągniętą za zasłony rękę i twarz, której widok napełniał mnie zawsze błogim wzruszeniem, odkąd ją po raz pierwszy ujrzałem pochyloną nad poręczą schodów starego domu. Twarz, przypominającą słodkie piękności na kościelnych, malowane witrażach, Agnieszka! zawołałem uszczęśliwiony. Kochana moja Agnieszka, co za miłe w tej zwłaszcza chwili spotkanie! Czy naprawdę? spytała, witając mnie przyjaźnie. Tyle ci mam do powiedzenia, mówiłem. Sam już Twój widok napełnia mnie pociechą i otuchą. Gdybym posiadał czarodziejską różdżkę, ciebie bym chyba wzywał. Mnie? A tak. No, zaraz po dorze, odrzekłem rumieniąc się. Naturalnie, że się dorze należy pierwszeństwo, zaśmiała się Agnieszka. Lecz ty następujesz tuż, zaraz dorzuciłem. Gdzie jedziesz? Jechała do mego mieszkania celem odwiedzenia mej ciotki. Że zaś dzień był pogodny, wysiadła z powozu, który trącił, jak się mogłem przekonać, wsuwając głowę do środka stajnią. Opłaciłem dorożkarza, podałem jej ramię i poszliśmy razem. Na widok jej, nadzieja wstąpiła mi w serce. Odkąd miałem ją u swego boku, czułem się odrodzony. Otrzymała od ciotki mojej list, lakoniczny, bankierski, taki, jakie ciotka zwykła była pisywać. Ciotka pisała, że popadła w nieszczęście, opuszcza Dover, rozejrzała się w swym położeniu i nie chciałaby nikogo tym niepokoić i martwić. Po otrzymaniu tego listu Agnieszka natychmiast przybyła do Londynu, żeby widzieć się z ciotką, gdyż istniało między nimi długoletnie, w czasie mego pobytu pod dachem pana Wickfielda, powstałe przywiązanie. Do Londynu Agnieszka nie przybyła sama. Byli z nią razem ojciec jej i Uriah Heep. Zawiązali spółkę. Niech go zakląłem. Tak, rzekła Agnieszka. Przyjechali tu dla interesów, a ja z tego skorzystałam. Jednakże miałam na celu nie tylko odwiedzenie was i zadośćuczynienie żądaniom przyjaźni. Nie lubię, trot, może to uprzedzenie z mojej strony, ale nie lubię puszczać ojca samego z nim. Czy zawsze wywiera on ten sam wpływ na twego ojca? Spytałem. Skinęła głową. U nas, rzekła, tyle teraz zmian zaszło, że trudno poznać stary nasz kochany dom. Mieszkają z nami. Kto? spytałem. Pan hip ze swą matką zajął twój dawniejszy pokoik. Wiesz, mówiąc to, patrzyła mi w oczy. Gdybym miał władzę nad jego snami, niedługo by tam sypiał. zawołałem. Ja zawsze ten sam, co dawniej zajmuje pokój, ciągnęła Agnieszka. Ten, w którym uczyłam się dawniej. Jakże czas szybko bierze. Pamiętasz pokoik z tafelkami za salonem. Pamiętasz? Czy pamiętam? Pokoik, na którego progu ujrzałem cię po raz pierwszy z pękiem kluczy u boku. Ten sam właśnie. Uśmiechnęła się Agnieszka. Miło mi, żeś zachował to w pamięci. Byliśmy wówczas tak szczęśliwi. Bardzo! Potwierdziłem. Chronię się jak mogę najczęściej w mym pokoiku, mówiła Agnieszka. Nie zawsze jednak udaje mi się uniknąć pani hip. Nieraz gdy wolałabym być sama, zmuszona jestem dotrzymywać jej towarzystwa. Zresztą nie mogę się na nią uskarżać, jeśli zanudza mnie ustawicznym hymnem pochwalnym na cześć swego syna. Wybaczyć to trzeba jej matczynej słabości. Tym bardziej, że Jurajach jest istotnie dobrym synem. Patrzyłem na Agnieszkę, lecz nie mogłem dostrzec cienia domysłu co do zamiarów Jurajacha. Wzrok miała niezmącony, łagodny. Zwykły uśmiech okalał jej usta. Najgorsze w tym wszystkim, rzekła, że mnie ich bytność pod naszym dachem rozdziela z ojcem. Pomiędzy nami ciągle jest jurajach i to przeszkadza mi czuwać. Nie, to zaśmiałe może wyrażenie. Nie czuwać, lecz pielęgnować ojca. Jeśli na niego działają zdradliwe wpływy, mam nadzieję, że przywiązanie moje przezwycięży jest czasem, bo Wszak prawdziwe uczucie mocniejsze jest od wszelkich klęsk i od zła wszelkiego. Przy słowach tych znikł uśmiech z ust Agnieszki. Pogodne jej oblicze zamroczyło się, że zaś zbliżaliśmy się do mego mieszkania, spytała mnie, czy wiadome mi są okoliczności, które spowodowały ruinę mej ciotki. Na przeczącą mą odpowiedź zamyśliła się. Zdawało mi się, że czuję drżenie jej opartej o me ramie ręki. Zastaliśmy ciotkę samą. Wzburzona była. Zaszło bowiem jakieś nieporozumienie, całkiem niezwiązane z ostatnimi wydarzeniami, szło, jeśli się nie mylę, o zamieszkiwanie w meblowych pokojach płci pięknej pomiędzy nią a panią Krup. Po czym ciotka bez ceremonii i nie zważając na spazmy gospodyni, wyprawiła ją za drzwi, mówiąc jej wręcz, że trąci wódką. Sprawę tę pani Krup wzięła do serca grożąc odwołaniem się do państwowej sprawiedliwości. Pomału jednak ciotka się uspokajała. Pegoty poprowadziła pana Dika, by mu pokazać gwardyjskich jeźdźców. Widok Agnieszki ucieszył ciotkę, gdy ta zdjęła kapelusz i usiadła pomiędzy nami. Poczułem, jak błogo jest mieć ją przy sobie, jak dalece młode to dziewczę posiada zaufanie mej ciotki. Ile w niej jest prostoty, szczerości, jak wierne i kochające ma serce. Rozmawialiśmy o zmianie zaszło ich położeniu naszym. Opowiedziałem o mych zamiarach i o porze, z jakim się spotkałem u mych pryncypałów. Postąpiłeś niestosownie, rzekła ciotka, lecz intencje Twe były najlepsze. Poczciwy z Ciebie chłopak, mogę być z Ciebie dumna. A teraz, kochane moje dzieci, rozważmy dobrze sprawę Betsy Trotwood. Przy słowach tych Agnieszka zbladła, wpatrując się uważnie w ciotkę. Ciotka patrzyła też uważnie na nią, gładząc po grzbiecie kotkę. Betsy, trotwood, poczęła ciotka. Nie o siostrze to twej mowa, trot, lecz o mnie samej, która zwykła była zajmować się sama pieniężnymi swymi sprawami. Posiadała pewien fundusik, wystarczający na jej utrzymanie, owszem, na którym, niewiele wydając, udawało się jej robić pewne oszczędności. Fundusik ten. Za poradą swego prawnego doradcy oparła na ziemi. Szło nieźle, procenty płacono regularnie, aż tu dnia pewnego zaświtało coś jej w głowie. Zdawało się, że jest mędrszą od prawnika. Doskonałego w swoim czasie prawnika, gdyż o twoim to, Agnieszko, mówię ojcu. Otóż, Becci chciała być mądrą. Ściągnęła kapitał. Umieściła w zagranicznym banku, w paskudnym, jak się okazało, banku, dodała ciotka, pocierając nos. Otóż straciła wszystko, mówiła po chwili dalej, do ostatniego grosza z własnej winy. Bank ten był na końcu świata i tak się to wszystko skończyło. Nie ma co już o tym mówić. Ciotka, mówiąc to. Spoglądała triumfująco jakoś na Agnieszkę, której w miarę słów tych wracały na lica rumieńce. Czy tak istotnie, kochana pani? Czy to wszystko? spytała Agnieszka. Wszystko! Jeszcze ci nie dosyć? Gdyby było jeszcze coś do stracenia, straciłoby się i to zapewne, ale że więcej nic już nie ma, więc i koniec historii. Zrazu Agnieszka słuchała. Dech, wstrzymując, blednąc i rumieniąc się na przemian. Teraz dopiero odetchnęła swobodniej. Domyślałem się, biedaczka bała się, czy czasem to, co zaszło, nie stało się z winy jej nieszczęsnego ojca. Ciotka śmiejąc się, ujęła obie jej dłonie. I oto wszystko, powtórzyła. Wszystko. I chyba wypada mi dodać jak w bajce, i żyła szczęśliwa. Może też dodam to kiedyś, a teraz, Agnieszko, raćmy. Głowę masz po temu, wiem to. A i ty, trot, także, chociaż nie wypada mi wychwalać cię ciągle. Raćmy, co mamy począć. Jest mój domek. Ten przyniesie, przypuśćmy, siedemdziesiąt funtów rocznie. Sądzę, że w tej cenie będzie można go odnająć. I oto wszystko, skończyła ciotka, gdy się raz rozgadała z trudem i przychodziło zatrzymać potok swej wymowy. Jest wprawdzie Dick, dodała po chwili wypoczynku. To jest coś około stu funtów rocznie. Suma ta jednak nie może zostać wciągnięta w ogólny rachunek, gdyż musi być wydana na zaspokajanie jego osobistych potrzeb. Rozłączyłabym się z nim raczej, chociaż nikt oprócz mnie ocenić go nie potrafi, niż pozwoliłabym, żeby nie używał własnych pieniędzy na osobiste swe potrzeby. Cóż wtedy mamy przedsięwziąć, ja i trot? Jakie jest Twoje zdanie, Agnieszko? Moje zdanie, wtrąciłem, jest takie, że to ja muszę coś przedsięwziąć. Co, może wstąpić do wojska, czy do marynarki? zawołała ciotka. Słyszeć o tym nie chcę. Zostaniesz proktorem, gdyż tak już postanowiono. Nie potrzebujemy więcej mundurów w rodzie. Nad to zaszczytu. Chciałem właśnie wytłumaczyć, że nie miałem zamiaru obdarzać rodziny tego rodzaju zaszczytami, gdy Agnieszka przerwała mi pytaniem, na jak długo wynająłem obecne swe mieszkanie. Słuszna jest twa uwaga, kochanko, odrzekła ciotka. Mamy je jeszcze na pół roku, chyba że zdarzy się sposobność odnajęcia, na co liczyć nie można. Ostatni lokator umarł tu. Nie dziw. Baba ta w nankinowym kaftanie zadręczy na śmierć pięciu na sześciu. Mam jeszcze zresztą mały pieniężny zapas i zgadzam się z tobą, że najstosowniej będzie nam z trotem mieszkać tu do upłynięcia terminu, wynajmując gdzieś izdebkę dla dika. Obowiązkiem moim było zwrócić uwagę ciotki na nieprzyjemności, jakie na siebie ściągała, narażając się w ten sposób na ustawiczne zaczepki pani Krób. Odpowiedziała mi, abym był oto to spokojny, gdyż potrafi przy pierwszym wyzwaniu dać stosowną nauczkę, której zacna ta matrona nie zapomni do końca życia. Przychodzi mi na myśl, ozwała się nieśmiało, zwracając się do mnie Agnieszka, że jeśli byś miał trochę czasu. Czasu mi nie brak, kochana Agnieszko. Kancelaryjne moje zajęcia kończą się zwykle o czwartej, a nadto ranki miewam swobodne. Tak czy owak, Mówiłem rumieniąc się na wspomnienie godzin, które przewałęsałem po ulicach Londynu, czasu mam pod dostatkiem. Czy zgodziłbyś się tedy, rzekła, zniżając głos, podjąć się obowiązków sekretarza. Czy zgodziłbym się? Bo to widzisz, ciągnęła, doktor Strong uchylił się od nauczycielskiego zawodu, przeniósł do Londynu i pytał ojca Czyby mu nie mógł nastręczyć sekretarza? Sądzę, że miłoby mu było obowiązki te powierzyć ulubionemu niegdyś uczniowi, a i tobie także. Agnieszko! zawołałem. Widzisz, jakaś mi niezbędnie potrzebna w życiu. Jesteś istotnie mym dobrym aniołem. W takim cię też zawsze widzę świetle. Agnieszka śmiejąc się i mając na myśli Dorę, odrzekła, że mi jeden anioł stróż powinien wystarczyć. Przypomniała mi też, że ponieważ doktor Strong miał zwyczaj pracować rano i późno wieczorem, wszystko składa się wybornie. Co do mnie, sam nie wiedziałem, co mi się bardziej uśmiechało. Czy perspektywa zarabiania na życie, czy praca pod kierownictwem ukochanego mego nauczyciela. Idąc za radą Agnieszki, napisałem natychmiast list do doktora Stronga, zapowiadając mu się na godzinę dziesiątą na zajutrz rano. List zaadresowałem do Highgate. Mieszkał bowiem w tej pamiętnej mi miejscowości, po czym, nie tracąc czasu, wrzuciłem do skrzynki pocztowej. Agnieszka miała to do siebie, że wszędzie, gdzie się znalazła, stawała się niezbędna. Gdy wróciłem, zastałem kanarki ciotki, fruwające, jak tam, w Dover. Fotel mój przysunięty do okna, jak tam bywał przysunięty fotel ciotki, a na oknie Rozłożony, wielki, zielony, z dower przywieziony wachlarz. Wiedziałem, kto to wszystko urządził, chociaż zdawać by się mogło, że wszystko zrobiło się samo. Spojrzawszy na półki, domyśliłbym się też od razu, czyja dłoń uporządkowała moje książki, jeśliby nawet Agnieszka była o sto mil, nie zaś przy moim biurku, z uśmiechem spoglądająca na nieporządek, jaki tam panował. Ta miza miała szczęście zadowolić ciotkę. Wyglądała wcale nieźle pod promieniami słońca. Nie tak jednak, jak tam w Dover, może widziane z okien domku ciotki. Dla dymu ścielącego się po ulicach Londynu, jak mawiała ciotka, i przenikającego wszystko, była pobłażliwa. W mieszkaniu moim, przy udziale Pegoti, przeprowadzono z tego powodu radykalny przewrót. Podziwiałem to właśnie myśląc z jakim to zwykle hałasem Pegoty dokonywa tego, co Agnieszka uczyniła po cichutku, gdy zapukano do drzwi. Ojciec, rzekła Agnieszka, blednąc, obiecał mi, że przyjdzie. Otworzyłem drzwi. Wszedł nie tylko sam pan Wickfield. Był z nim i Uriah Heep. Od dość dawna nie widziałem pana Wickfielda a chociaż z tego, co słyszał o Agnieszki, byłem przygotowany, że go zastanę zmienionym. Zmiana w nim zaszła, uderzyła mnie jednak. Nie to tylko, że postarzał, chociaż ubrany był ze zwykłą starannością i nie to, że mu twarz pokrywał niezdrowy rumieniec, oczy miał przekrwione, a ręce drżały, do czego zresztą z dawien dawna przywykłem. Nie to, aby postradał coś ze swego dawnego sposobu bycia i powagi, w tym względzie nie zauważyłem żadnej zmiany. Uderzyła mnie przy właściwym mu poczuciu własnej wyższości, pewna widoczna i aż lękliwa zależność od Jurajaha Hipa. Tym razem role się zmieniły. Widok Jurajaha u władzy, a jego byłego pryncypała w tak upokarzającej od niego zależności, sprawił na mnie przygnębiające wrażenie. Widok małpy przewodzącej człowiekowi nie byłby mi bardziej wstrętny. Pan Wickfield musiał to rozumieć. Wszedłszy, opuścił głowę. Trwało to zaledwie mgnienie oka, gdyż Agnieszka podbiegła do niego, mówiąc łagodnie: Ojcze, oto panna Trotwood i trot, których od tak dawna nie widziałeś. Zbliżył się do nas, powitał uprzejmie. Zauważyłem zjadliwy uśmiech na twarzy Urayaha. Agnieszka musiała to też zauważyć, gdyż odwróciła się od niego. Co ciotka widziała, a czego nie widziała, tego nikt pono nie zgadnie. Sądzę, że nikt chyba nie potrafi być tak nieprzeniknionym jak ona. Gdy chciała, twarz umiała zachować kamienną, bez przebłysku żadnego wrażenia. Nagle, jak zwykle, przerwała milczenie. Jak się masz, Wickfieldzie? rzekła. A prawnik po raz pierwszy podniósł wzrok na nią. Opowiadałam właśnie twej córce, jak dobrze wyszłam, nie słuchając ciebie i sądząc, że rdzewiejesz w swym zawodzie, mój stary. Wzięłam na własną odpowiedzialność swe fundusze. Dobrze na tym wyszłam, nie ma co mówić. Naradzaliśmy się tu właśnie, co teraz mam począć. Twoja Agnieszka nie dla proporcji tylko ma głowę na karku. Pozwolę sobie najpokorniej zauważyć, Wtrącił Jurajach, że najzupełniej podzielam zdanie szanownej pani. Najszczęśliwszy byłbym, jeśliby panna Agnieszka weszła do spółki. Zostałeś sam przecie wspólnikiem, to wystarczy, sucho odparła ciotka. Jakże ci się powodzi? Słowa tej ton, którym były wymówione, zmieszały Jurajacha. Mnąc nerwowo siny woreczek, który trzymał w ręku, odpowiedział pokorniutko – że mu się dobrze powodzi i że spodziewa się, iż zastał pannę Trotwood w dobrym zdrowiu. A pan, panie Copperfield, zwrócił się do mnie. Spodziewam się, że zastaję pana w dobrym zdrowiu. Miło mi widzieć pana, nawet w obecnych okolicznościach. Chociaż okoliczności te nie mogą zadowolić pańskich przyjaciół, ale pan wie dobrze, że nie pieniądz stanowi o wartości człowieka, ale. Nie potrafię wyrazić tego tak dobrze, jakbym pragnął. O, nie pieniądz! Uściskał mi rękę, nie w zwykły jednak sposób, lecz stojąc w pewnej ode mnie odległości i wstrząsając mi rękę z góry na dół i z dołu w górę, jak gdyby pompował wodę u studni. Jakże pan nas znajduje, panie Copperfield? Pytał. Prawda, że pan Wickfield wygląda świetnie. Kwitnie, kwitnie. A nasza obecna firma? Lata nie przyniosły zmian. Chyba te, że pokorni i malutcy, to jest matka moja i ja, zostaliśmy podwyższeni, a i to także, że się rozwinęła piękność panny Agnieszki. Szarpał się i wykrzywiał przy tym w taki sposób, że ciotka straciła cierpliwość. Niech go! zawołała. Co mu jest? Konwulsji dostał? Co? Przepraszam panią, panno Trotwood odparł jurajach. Nie wiedziałem, że pani tak nerwowa. A to co nowego? Krzyknęła ciotka. Ja nerwowa? Bynajmniej, mój panie, bynajmniej. Wyglądasz jak węgorz, jeżeli chcesz wiedzieć. Wijesz się jak piskosz. Co do mnie, ja szczurcze te konwulsje gniewają mnie po prostu, chociaż bynajmniej nie działają na moje nerwy. Pan hip wyglądał na przerażonego. Tużby nie był przerażony podobnym potokiem słów i tonem, jakim były wypowiedziane. Na zakończenie ciotka odwróciła się od Jurajacha, wzruszając ramionami. Jurajach wziął mnie na stronę. Wiem o tym, panie Copperfield, począł, że panna Trotwood, jakkolwiek jest nader szanowną osobą, bywa czasem nieco żywa. Pamiętam wszak, znałem ją, gdy byłem skromnym pisarzem w kancelarii pana Wickfielda. Pamiętam. I nie dziwię się, jeśli obecne okoliczności zaostrzają jej temperament dziwić się raczej wypada, że znosi to wszystko tak heroicznie. Otóż, chciałem powiedzieć panu, panie Copperfield, że pomimo to matka moja i ja albo Wickfield i Hip, jeśli tak się panu lepiej podoba, jesteśmy do usług panny Trotwood, o ile to będzie w naszej możności. Uriah Hip, wtrącił pan Wickfield głuchym głosem, w którym wyczuwało się przymus, zna się na rzeczy. Potwierdzam z góry wszelkie jego oświadczenia i zobowiązania. Wiesz zresztą, że od dawna nie jesteś mi obojętny, kochany Copperfieldzie. Niezależnie od osobistych mych sympatii, pisze się na każde zobowiązanie Jurajaha. O! jaki to zaszczyt! Jaka wielka nagroda za pracę posiąść podobne zaufanie! zawołał Hip wykrzywiając się i szarpiąc, pomimo otrzymanej dopiero co lekcji. Cieszy mnie to tylko, panie Copperfield, że mogę mu dziś ulżyć trudu, być pomocą. Uriahip wielką mi jest pomocą, potwierdził tym samym głuchym głosem pan Wickfield. Spadł mi niemały ciężar, odkąd dopuściłem go do spółki. Czułem, że list ten zmuszał prawnika, by wychwalał go tak przede mną. Nie spuszczał z nas oka, a na jego ustach wił się znany mi zjadliwy uśmiech. Odchodzisz, ojcze? zawołała strworzona Agnieszka. Spodziewałam się, że wrócimy razem. Trotłud nas odprowadzi. Przypuszczam, że prawnik nie odpowiedziałby córce, nie zbadawszy pierwej spojrzeniem, jakie jest w tej mierze zdanie jego wspólnika. Szczęściem, Jurajach uprzedził go. Nie opuściłbym państwa, rzekł, gdyby nie ważne interesy. Pozostawiam tu szanownego kolegę jako przedstawiciela firmy. Ścielę się do stóp panny Agnieszki. Żegnam pana, panie Copperfield. Najniższy mój szacunek, panno Betsy Trotwood. Przy słowach tych wyszedł, przesyłając nam ode drzwi jeszcze olbrzymią swą łapą poufałe pozdrowienie. Pozostaliśmy, rozmawiając przez parę godzin o dobrych starych czasach. Pan Wickfield pozostawione Agnieszce. Pod jej wpływem odzyskiwał dawny humor, chociaż cień przygnębienia nie ustępował mu z czoła. Poweselał jednak, słuchając dawnych wspomnień wspólnego naszego niegdyś życia. Mówił, że mu się zdaje teraz, gdy pozostał sam ze mną i Agnieszką, jakoby nic się nie zmieniło i że pragnie, aby tak mogło być istotnie. W spojrzeniu Agnieszki. W dotknięciu jej dłoni były czary, działające w dziwny sposób na prawnika. Ciotka, która przez cały ten czas była wraz z Pegoty oddana gospodarskim sprawom, nie chciała odprowadzać pana Wakefielda z córką, lecz wyprawiła mnie. Pozostałem u przyjaciół mych na obiedzie. Po obiedzie Agnieszka usiadła przy ojcu, jak zwykła dawniej siadać i nalała mu wina. Pił to, co mu podała, nie więcej, posłuszny jej jak dziecię. Wieczór spędziliśmy na rozmowie przy otwartym oknie. Gdy zapadł zmrok, prawnik położył się na kanapie, córka podsunęła mu pod głowę poduszki, a gdy się zbliżyła do okna, ujrzałem łzy w jej oczach. Błagam niebios, aby mi zachowały na zawsze wspomnienie słodkiego tego dziewczęcia i tego, czym mi była w życiu. Zapomnieć mógłbym chyba wraz z życiem. A i wówczas chciałbym lepiej tylko wszystko pamiętać i nie przestać myśleć o niej. Tyloma mnie natchnęła dobrymi zamiarami, tak wzmocniła i pokrzepiła. Przykładem i słowem kierowała wśród prób i trudności życiowych. I jej to chyba zawdzięczam te trochę dobra, które udało mi się w życiu spełnić jej uniknięcie niejednego zła i niebezpieczeństw, a pokus wielu. Siedząc obok mnie w zmroku, w zagłębieniu okna, rozmawiała o dorze, słuchała pochwalnych mych hymnów, a światło bijące z czoła Agnieszki, opromieniało czoło mej ukochanej, wyrazem zdwojonej niewinności. O Agnieszko, siostro, towarzyszko dni mych chłopięcych, czemuż nie domyślałem się wówczas tego, o czym dowiedziałem się znacznie później? Wychodząc spotkałem na ulicy Żebraka. Gdym podnosił głowę do okna skąd mi błyskało jeszcze łagodne spojrzenie Agnieszki drgnąłem słysząc tuż obok siebie szept cichy, żałosny, ślepy, ślepy, ślepy. Rozdział 36. Entuzjazm. Rozpocząłem dzień następny od zanurzenia się znów w zimnej wodzie w rzymskiej łaźni. Po czym udałem się do Highgate. Nie byłem już tak przybity jak w dniu poprzednim. Nie straszył już mnie wytarty surdut i nie marzyłem o siwych rumakach. Zapatrywałem się na swe położenie z innego stanowiska. Obowiązkiem moim było przede wszystkim wywdzięczyć się ciotce za jej starania i dobrodziejstwa, raźnie wziąć się do pracy. Obowiązkiem moim było zużytkować doświadczenie wczesnego mego dzieciństwa i utorować sobie drogę wśród przeciwności wszelkiego rodzaju. Iść wytrwale i dotrzeć wreszcie do Dory. Myśląc tak, szedłem wprost przed siebie pewnym śmiałym krokiem. Wyszedłszy na drogę do Highgate i przypomniawszy sobie wśród jakich marzeń zwykłem ją przedtem przebiegać, zrozumiałem całą zmianę zaszłą w mym życiu. Jednakże nie pognębiło mnie to bynajmniej. Wraz ze zmianą położenia wznosiły się przede mną nowe cele. Czekała mnie praca, ale i króle wskazaniu nagroda. Nagrodą tą miała być Dora. Zdobyć ją sobie musiałem. Myśl ta wprawiła mnie w taki zachwyt, żem żałował niemal, iż mam jeszcze całe na plecach ubranie. Ręce mi się rwały do usuwania piętrzących się na mej drodze przeciwności. Pragnąłem jak najprędzej wypróbować siły moje i o mało mnie prosił człowieka rozbijającego przydrożne kamienie o użyczenie mi młota i łomu. Tak mi spieszno było rozbijać skały piętrzące się na drodze do dory. Rozgrzałem się i zadyszałem, jak gdybym istotnie nie wiem jak ciężko pracował. W takim stanie doszedłem do wiejskiego domku, o którym wiedziałem, że był do wynajęcia. Czułem potrzebę zostać praktycznym. Obejrzałem go tedy. Jak raz mógłby nam służyć, to jest Dorze i mnie? Był ogródek przed oknami, po którym Jeep mógłby biegać swobodnie i szczekać na klientów z sztachet, a na górze wyborny pokój dla ciotki. Oglądałem to kilkakrotnie, a pomimo to przybyłem godzinę wcześniej na miejsce. Miałem czas ochłonąć i uspokoić się nieco. Ochłonąwszy, postanowiłem przede wszystkim odszukać doktora Stronga. Nie mieszkał on w tej samej stronie co pani Steerford. nie mogłem jednak się oprzeć, by zrazu nie zwrócić się w tamtą stronę. Obszedłem ogród i przez kratę rzuciłem okiem na dom mego przyjaciela. Okiennice w jego pokoju były zamknięte, lecz drzwi od oranżerii otwarte na oścież i róża Dartle z odsłoniętą głową przechadzała się prędkim krokiem, podobna do owych dzikich zwierząt, co przemierzają wciąż swe klatki. Odszedłem zasmucony. Ze ściśniętym sercem. Kościół wieńczący obecnie wzgórze nie istniał podówczas jeszcze. Nie było tedy zegara, który by mi dał miarę czasu. Na miejscu tym stał dom ceglany, w którym mieściła się szkoła. Dom ten, o ile sobie przypominam, przyjemne robił wrażenie. Zbliżając się do willi doktora, śliczny to był domek, którego odnowienie i upiększenie sporo go kosztować musiało. Ujrzałem doktora we własnej osobie. Przechadzał się po ścieżce w ogrodzie zupełnie jak za szkolnych moich czasów. Dokoła miał też starych swych towarzyszy. Drzewa wysokie i parę gawronów przypatrujących mu się ciekawie i skaczących po trawniku. Wiedząc, że na próżno starałbym się zwrócić na siebie z takiej odległości jego uwagę, wszedłem przez furtkę do ogrodu i spotkałem go na zakręcie ścieżki. Przez chwilę patrzał na mnie z roztargnieniem, Widocznie myśli miał zajęte czym innym. Po chwili dopiero poznał mnie. Uśmiechnął się z zadowoleniem i wyciągając do mnie obie dłonie, kochany Copperfieldzie, zawołał, wyszedłeś na człowieka. Jakże mi miło widzieć ciebie. Zmieniłeś się na korzyść. Jakże mi miło. Witałem go z wylaniem, pytając o jego i pani strąg zdrowie. Zdrów jestem, odpowiedział, i ani zdrowa. Ucieszy się twym widokiem. Zawsze cię lubiła. Mówiła mi to jeszcze wczoraj wieczorem, gdy mi pokazał twój list. Pamiętasz Jacka Meldona? Przypominasz go sobie? Doskonale. Zapewne i temu dobrze się powodzi. Więc wrócił? Spytałem. Z Indii? Odrzekł doktor. Wrócił. Nie znosił tamtejszego klimatu. Pani Merkelham? Przypominasz ją sobie. Któż by mógł ją zapomnieć i to tak prędko? Pani Merkelham niepokoiła się ciągle o swego krewniaka, sprowadziliśmy go tedy z powrotem i wystaraliśmy się tu o miejsce, które mu bardziej przypada do smaku. Znałem o tyle Jacka Maldona, że domyśliłem się od razu, iż miejsce to nie wymagało zapewne wielkiego nakładu pracy. Doktor przechadzając się oparty na mym ramieniu, spoglądając na mnie łagodnym wzrokiem, ciągnął dalej: A teraz, kochany Copperfieldzie, co do twej propozycji. Uśmiecha mi się niesłychanie, lecz czy nie mógłbyś przedsięwziąć czegoś korzystniejszego dla siebie? Nie brak ci zdolności, masz dostateczne przygotowanie, fundament pod gmach przyszłości. Czy nie szkoda twego czasu na pracę podobną tej, którą ja Cię obarczyć mogę? Zarumieniłem się i zbyt może patetycznym tonem powtórzyłem mą prośbę, dodając, że mam już stały zawód. Prawda, Zauważył doktor. Masz zawód, ale mieć go i pracować nad nim, są to jeszcze dwie różne rzeczy. Zresztą, czymże być może dla ciebie, mój drogi, siedemdziesiąt funtów honorarium rocznie? Podwoi to nasz obecny dochód, odrzekłem. Czyż tak? Zawołał doktor. Smutno słyszeć. Zresztą, to nie zupełnie siedemdziesiąt funtów rocznie, gdyż Mam zamiar dodać pewną nagrodę młodzieńcowi, który ze mną będzie pracować. Mówił opierając się na mem ramieniu. Kochany mistrzu, rzekłem, winienem ci już tyle. Nie, nie. Przerwał mi. Prawdziwym będzie dla mnie szczęściem, kończyłem, ofiarować na twe usługi poranki i wieczory, jeśli sądzisz, że takowe warte są siedemdziesiąt funtów razem. Bo to widzisz, mówił doktor, takie liche. Wynagrodzenie za taką wielką pracę. No, no, nie wiąże cię niczym. Rzucisz mnie, gdy ci się trafi coś lepszego. Co, daj mi słowo. Wiesz, że zawsze rozwijałem w uczniach mych poczucie honoru. Słowo honoru. odrzekłem jak za szkolnych bywało czasów. Tak, to zgoda. zawołał doktor uderzając mnie po ramieniu. Nie przerywaliśmy przechadzki. Stokroć byłbym szczęśliwszy, rzekłem, popadając w niewinne pochlebstwo, jeślibym został użyty do słownika. Doktor zatrzymał się z uśmiechem. Poklepał mnie po ramieniu i zawołał z triumfem. Zgadłeś, mój drogi, idzie tu właśnie o słownik. Mogłoż chodzić o co innego. Słownikiem nabitą miał głowę i kieszenie. Wyłaził mu on zewsząd. Upewniał, że odkąd wystąpił z nauczycielskiego zawodu, praca nad słownikiem postępuje szybko, zadziwiająco szybko, a godziny, które mogłem na to poświęcić, poranne i wieczorne, odpowiadały mu właśnie wybornie. W dzień zwykł był przechadzać się i układać notatki. Papiery jego były zresztą w nieładzie, gdyż Jack Meldon ofiarował mu wprawdzie swe usługi, lecz nie miał potrzebnej w takich rzeczach wprawy. Doprowadziliśmy to wkrótce do pozornego porządku, i dopiero później, wszedłszy w bieg pracy, zauważyłem, ilu trudnościami poprzednik mój zasiał mi drogę. Nie tylko popełniał tysiące omyłek, lecz rękopisy doktora pokrył taką ilością sylwetek pięknych, kobiecych twarzyczek i wytwornych oficerskich postaci, żem wybrnąć nieraz nie mógł, z labiryntu, nic ze słownikiem wspólnego niemających przedmiotów. Doktor był niesłychanie ze mnie zadowolony. Umówiliśmy się, że co dzień rano przychodzić będę na parę godzin, jako też na dwie, trzy godziny wieczorem, z wyłączeniem sobotniego wieczoru i całej niedzieli. Warunki te uważałem za nader dla siebie dogodne. Umówiwszy się tak, doktor poprowadził mnie do siebie celem przedstawienia swej żonie. Zastaliśmy ją w gabinecie męża. Opylała książki, do których nikt, oprócz niej, nie miał prawa się dotknąć. Opóźnili umyślnie śniadanie i zasiedliśmy razem do stołu. Zaledwie zaczęliśmy jeść, twarz doktorowej, bardziej jeszcze niż odległe dźwięki, oznajmiła mi o zbliżaniu się jeźdźca. Istotnie. Wjechał na dziedziniec, po czym przywiązawszy konia do sztachy ogrodu, z zarzuconą na ramię uzdą, ze szpicrutą w ręku, zupełnie jak u siebie w domu, wkroczył do stołowego pokoju. Był to pan Jack Meldon. Indie nie zmieniły go bynajmniej na korzyść. Byłem zresztą w tym czasie wrogo nastawiony względem wszystkich młodzieńców, niepracujących z młotem w dłoni, w pocie czoła. Tym samym Jack Meldon nie mógł wywrzeć na mnie pochlebnego wrażenia. Panie Jacku, ozwał się doktor. Copperfield. Zamieniliśmy uścisk dłoni. Niezbyt gorący, co prawda udzielony mi z pewnym odcieniem protekcyjności przez nowo przybyłego. Odcień ów zresztą nie tylko do mnie się stosował. Znikał jednak zupełnie wobec samej Annie. Czy pan już po śniadaniu? spytał doktor. Rzadko kiedy jadam śniadanie. Odrzekł, wyciągając się niedbale na fotelu. Tak to mnie nudzi. Co słychać nowego? spytał znów gospodarz domu. Najzupełniej nic nie wiem. Aha, w Nord panuje głód i powstały stąd zaburzenia. Motłok zawsze bywa głodny, zawsze się burzy. Doktor zamyślił się. Po chwili, chcąc widać zmienić przedmiot rozmowy, odezwał się. Nic nowego. Brak wiadomości to właśnie, jak mówią. Dobre wiadomości. A, jest tam jeszcze w gazetach długie sprawozdanie o jakimś morderstwie. Zawsze ktoś bywa zamordowany. Nie czytałem nawet tego. Obojętność na wszystko nie była jeszcze w one czasy uważana za oznakę wyższości, jak to można zauważyć obecnie. Teraz w największej to jest modzie. Dziś na każdym kroku spotykam panów i panie zwiniętych w sobie jak gąsienice i szczycących się tym, że ich nic nie wzruszyć i z tego stanu martwej obojętności wywieźć nie zdoła. Dawniej mniej to było rozpowszechnione. Toteż słowa i sposób bycia pana Jacka Meldona dziwiły mnie tym bardziej i bynajmniej nie poprawiały opinii, jaką wyrobiłem sobie o tym młodzieńcu. Przybyłem, mówił, dowiedzieć się, czy Annie życzy sobie być dziś wieczorem na operze. Ostatnie to dobre w tym sezonie przedstawienie i warto słyszeć tę śpiewaczkę wyborna a doskonale przy tym szpetna skończył znów pogrążając się w obojętności doktorowi uśmiechało się wszystko co mogło być dla jego żony rozrywką musisz pojechać eni musisz wolałabym pozostać w domu odrzekła eni nie patrząc wcale na swego krewniaka, zwróciła się do mnie, wypytując o Agnieszkę, czy zamierza ją odwiedzić i kiedy. Była zaś tak wzruszona, że chyba tylko człek tak zaślepiony jak doktor mógł tego nie zauważyć. Nie zauważył jednak. Owszem, wmawiał w nią, że, będąc młodą, potrzebuje rozrywki i nie powinna zagrzebywać się u boku starego grzyba. Posłyszy nową śpiewaczkę, a potem odśpiewa mu słyszane piosenki. Nie słysząc, nie mogłaby przecie tego uczynić. W ten sposób skłaniał żonę do przyjęcia propozycji krewniaka, którego zaprosił na obiad. Meldon odjechał wkrótce, zapewne do swych zajęć, zminął zupełnie rozleniwionego i znudzonego człowieka. Ciekawy byłem nazajutrz, czy Eni dała się namówić do teatru. Nie, nie dała się namówić. Po południu odwiedziła Agnieszkę i namówiła męża, by jej towarzyszył. Wracali pieszo. Wieczór był prześliczny. Myślałem o tym, gdzie by się udała, jeśli by przypadkiem Agnieszki tego dnia nie było w mieście. Wywierała ona i na doktorową swój zbawczy wpływ. Enni nie wyglądała na szczęśliwą. Nieraz pytałem siebie, czy szczery, czy przewrotny jest wyraz jej twarzy. Przypatrywać się jej mogłem swobodnie, gdyż zwykle siadywała przy oknie gdyśmy pracowali z doktorem lub przygotowywała śniadanie, któreśmy spożywali, nie odrywając się od roboty. Gdy o dziewiątej odchodziłem, zostawiałem ją zwykle klęczącą u kolan męża i zapinającą mu kamaszę. Na twarz jej padał cień od zielonych za niskim oknem wijących się liści, a ja przez całą drogę do Commons myślałem o owym wieczorze w Canterbury, gdy mnie widział tak samo u nóg czytającego męża. Cały dzień miałem zajęty. Wstawałem o piątej rano, a wracałem do domu dopiero o dziewiątej lub dziesiątej wieczorem. Cieszyło to mnie. Zdawało mi się ciągle, że praca zbliża mnie do mego celu, do Dory. Nie odkryłem przed nią jeszcze zaszłej w mym położeniu zmiany. Wiedząc, że za dni kilka wybiera się w odwiedziny do panny Mills, zamierzałem wszystko ustnie jej powiedzieć. W listach pisywanych za pośrednictwem dobrej panny Mills. Zmiankowałem tylko, że mam jej wiele do powiedzenia. Tymczasem wyrzekłem się pomady, wody lawendowej i zdobyłem się na prawdziwą ofiarę, sprzedając trzy zbytkowne i eleganckie kamizelki. Niezadowolony z tego wszystkiego i trawiony gorączką czynu, udałem się do Traddlesa. Mieszkał on teraz za przepierzeniem w domu przy Castle Street, Holborn. Wziąłem z sobą pana dika, który mi już parę razy towarzyszył na Highgate, odnawiając znajomość z doktorem. Gdyż, zmartwiony złym stanem interesów ciotki i przekonany najmocniej, że murzyn i kajdaniarz mniej są ode mnie zapracowani, gryzł się tym, tracił apetyt i wiądł w bezczynności. W takim nastroju. Sławny memoriał nie mógł być wykończony, i im zawzięciej pan Dick nad nim pracował, tym częściej wypływała na wierzch głowa nieszczęsnego Karola I. Przekonany, że stan jego pogorszy się, jeśli nie uda się wmówić weń, że jest użyteczny i w taki lub inny sposób pomaga nam w trudnych okolicznościach, chciałem spróbować, czy czasem Treddles nie będzie mi w tym względzie przydatny. Pisałem mu już wszystko, co zaszło. I otrzymałem odpowiedź pełną współczucia, przyjaźni i poczciwości. Zastaliśmy Traddlesa przy robocie nad stosem papierów. Nieco świeżości przydawała pokoikowi żardinierka i mały okrągły stolik w kącie. Traddles przyjął nas przyjaźnie, a zwykła jego uprzejmość zdwojona jeszcze została względem pana Dicka. Pan Dick utrzymywał, że go musiał przedtem już spotykać. Prawdopodobnie. Uspokoiliśmy go jednocześnie. Przede wszystkim chciałem zasięgnąć rady Treadlesa w następującej sprawie. Słyszałem, że wielu znakomitych ludzi zaczynało karierę od pisania sprawozdań z posiedzeń parlamentu, że zaś wiedziałem o pewnych związkach Treadlesa z dziennikarstwem, zapytywałem go w mym liście, co o tym sądzi. Teraz właśnie objaśniał mnie... Sam się dokładnie wywiedziawszy, że wprawa w streszczaniu i stenografowaniu tych rzeczy jest równie trudna, a może i trudniejsza do nabycia niż znajomość sześciu języków. Dojść zaś do niej można przy pracy po kilku dopiero latach. Bądź co bądź, mogłem próbować. W zapale mym trudności mnie nie zrażały. Dziękuję ci, kochany przyjacielu, rzekłem. Od jutra zaczynam. Traddles zdawał się zdziwiony. Nie zmierzył jeszcze rozciągłości mego entuzjazmu. Natychmiast, mówiłem, kupuję sobie podręcznik i uczę się w Commons, gdzie niewiele mam do roboty. Będę stenografował tamtejsze sprawozdania, dla wprawy. Traddles szeroko otworzył oczy. Nie domyślałem się w tobie podobnej energii, zauważył. Nie odpowiadając nic na to, zwróciłem rozmowę na pana Dika. Pomyśl, pan panie Traddles do czego byłbym zdolny wmieszał się ten ostatni mogę bębnić ano i dąć potrafię muzykalne te umiejętności uśmiechały się biedakowi Traddles odrzekł mu z największą powagą ale pan jest o ile wiem od Copperfielda, doskonałym kaligrafem wybornym potwierdziłem mówiąc zresztą prawdę pan Dick miał pismo czytelne i piękne Mógłbym panu dostarczyć przepisywania. Pan Dick spojrzał wątpiąco na mnie. Eh, Trotwood? spytał. Potrząsnąłem głową. On też potrząsnął głową z westchnieniem. Opowiedz mu o memoriale, rzekł cicho. Opowiedziałem Treadlesowi, jak to ów nieszczęsny Karol I bruździ memu przyjacielowi, plącząc się mu pod piórem. Pan Dick patrzał smutno na Treadlesa, trzymając w ustach wskazujący palec. Ale, rzekł z powagą Treadles, rękopisy, o których mówię, są gotowe, skończone. Pan Dick nie miałby może z nimi zbyt wiele pracy. W każdym razie warto spróbować. Nadzieja wstąpiła w serce starego mego przyjaciela. Odeszliśmy z Treadlesem na bok, aby ułożyć plan, wedle którego pan Dick miał rozpocząć na zajutrz pracę. W mieszkaniu mym przy Buckingham Street postawiliśmy koło okna dwa stoły, kładąc na jednym akty, które pan Dick miał przepisywać, na drugim zaś słynny ów memoriał, z którym nie mógł sobie poradzić. Zleciliśmy mu, aby pierwsze przepisywał wiernie trzymając się tekstu. A gdy mu przyjdzie chętka zboczyć w kierunku Karola I, wracał do swego memoriału. Powtórzyliśmy mu kilkakrotnie to zlecenie, pozostawiając go na opiece ciotki. Ciotka opowiadała nam potem, że zrazu co chwila zwracał się do memoriału, po niejakim jednak czasie zmęczyło go, to widać i znudziło, gdyż oddał się przepisywaniu, pozostawiając memoriał, jak mówił, na potem, do stosowniejszej pory. Dość, że chociaż dawaliśmy mu wprawdzie łatwe do przepisywania rzeczy i sporo przeszło czasu, nim się w to wdrożył, chociaż nie obeszło się bez omyłek i namarnował tyle papieru, co początkujący poeta, do niedzieli zarobił dziesięć szylingów. Nie zapomnę nigdy zadowolenia, z jakim zmieniał w pobliskich sklepikach skarb swój na sześciopensowe monety. Ułożywszy pieniądze w kształt serca, na największej, jaka się znalazła tacy, Podał ciotce ze łzami rozrzewnienia i dumy. Zdawało się, że przekonanie, iż się stał użytecznym działa nań magicznie. Jedno pewne. W dniu owym to biedne i wdzięczne stworzenie było najszczęśliwszym pod słońce człowiekiem, który uważał ciotkę moją za najznakomitszą w świecie kobietę, mnie zaś za najznakomitszego młodziana. Nie umrzemy teraz z głodu, nie umrzemy! Upewniał, ściskając mi dłonie. Ja będę na nią pracował, dodawał klaszcząc w ręce. Tradles zdawał się być nie mniej zadowolony. Nagle wyjmując list jakiś z kieszeni zawołał: O mało nie zapomniałem zlecenia pana Micawbera. Pan Mikober nie pomijał nigdy sposobności pisywania listów. Ten zaadresowany do mnie nosił nadto na kopercie napis, przez grzeczność pana T. Traddlesa, Esquire. List brzmiał jak następuje: Kochany Copperfieldzie, domyślasz się zapewne, że w położeniu mym zajść musiała jakaś zmiana. Mówiłem ci bowiem przy ostatnim naszym spotkaniu, że oczekuję zmiany pomyślnej z dnia na dzień. Właśnie zamierzam osiąść w jednym z prowincjonalnych miast naszej błogosławionej wyspy. W społeczeństwie tamtejszym żywioł rolniczy miesza się z żywiołem duchownym. Co do mnie, zawód mój ściśle związany będzie z nauką. Pani Mikobr naturalnie towarzyszy mi wraz z potomstwem naszym. Prochy nasze, kiedyś odnalezione, prawdopodobnie zostaną na zgliszczach starego cmentarzyska, gdyż miejsce, o którym mówią, sławne jest od Chin do Peru. Opuszczając nowożytny ten Babilon, w którym niejedno spotkało nas niepowodzenie, opuszczając go na lata długie, jeśli nie na zawsze, tak ja, jak pani Micawber, pamiętamy, że pozostawiamy tu istotę ściśle związaną z domowym naszym ogniskiem. Jeśli w wigilję naszego odjazdu zechcesz towarzyszyć przyjacielowi naszemu, panu Tradlesowi, do naszej skromnej siedziby, wyświadczysz istotną łaskę. Temu co pozostaje na zawsze ci oddane Wilkinsowi Micawber. Ucieszyłem się wieścią, że się coś wreszcie istotnie zmieniło na pomyślniejsze w życiu państwa Mikober. Dowiedziawszy się zaś od Treadlesa, że zaproszenie było na ten sam dzień, udałem się z nim razem do ich mieszkania przy Grace Inn Road. Mieszkanie było tak ciasne, że zastałem bliźnięta. Mieli teraz po lat 8 czy dziewięć Śpiące w bawialnym pokoju, gdzie pan Mikołber przygotowywał ulubiony swój napój. Przy tej sposobności miałem przyjemność odnowić znajomość z panem Mikołber młodszym, w wieku lat dwunastu czy trzynastu obdarzonym tą szczególną ruchliwością, którą odznaczają się wszyscy niemal jego rówieśnicy. Przedstawiony też zostałem pannie Mikołber, w której wedle wyrażenia jej ojca Pani Mikołber odradzała się jak feniks z popiołów. Kochane Copperfieldzie, wołał gospodarz domu. Zastajecie nas z panem Treadlesem na wyjezdnym. Darujcie mały nieład w domu. Oglądając się po pokoju, spostrzegłem, że istotnie rzeczy były już spakowane. Pak zresztą było niewiele. Winszowałem pani Mikołber zmiany. Nie wątpię odrzekła, kochany panie Copperfield, o pańskiej przychylności wiem, że się pan interesuje wszystkim, co nas dotyczy. Rodzina moja może nazywać to wygnaniem, jeśli się jej tak podoba, lecz matką jestem i żoną i nie opuszczę. Nie, nie opuszczę nigdy mego męża. Traddles, wezwany na świadka, spojrzeniem pani Micawber potwierdził to skinieniem głowy. Takie jest zresztą moje zapatrywanie się na rzeczy, ciągnęła od chwili, kiedy przed ołtarzem ślubowała: Ja, Emma, biorę sobie ciebie, Wilkinsa. Niedawniej, jak wczoraj wieczorem, odczytywałam słowa małżeńskiej przysięgi i przyszłam do wniosku, że nie opuszczę nigdy mego męża. Tak. Chociażby zapatrywanie się moje na słowa przysięgi było błędne, powtarzam: nie opuszczę go nigdy. Kochanie, przerwał jej zniecierpliwiony małżonek, zdaje mi się, że cię nikt o nic podobnego nie posądza. Wiem o tym, panie Copperfield, ciągnęła dalej, że drogi moje wiodą mnie teraz na obczyznę. A i to wiem, że liczni członkowie rodziny mojej, którym pan mi Micawber listami oznajmił o naszym postanowieniu, nie raczyli nam nawet odpowiedzieć. Jestem może przesądna, lecz nabrałam przekonania, że pan Micawber. Jest skazane na nieotrzymywanie odpowiedzi na mnogie listy, które rozpisuje na wsze strony. Milczenie rodziny mojej jest jasnym dowodem, że nie pochwala ona naszych zamysłów, lecz to mnie nie zawróci z drogi obowiązku. Nie dokazaliby nawet tego papa mój i mama, gdyby jeszcze żyli. Ośmieliłem się zauważyć, że miała zupełną w tym słuszność. Nie bez ofiary, ciągnęła. Przyjdzie mi się zagrzebać w diecezjalnym mieście. Nie bez ofiary. Tym cięższej jeszcze dla człowieka z takimi, jak mąż mój, zdolnościami. O, osiedlacie się państwo w diecezjalnym mieście? Zawołałem. Pan Mikołber, częstując nas, gotowym już ponczem, odrzekł. Tak, w Canterbury. Umówiłem się z przyjacielem naszym, hipem. Przy którym spełniać mam zaszczytny obowiązek zaufanego sekretarza. Zdziwienie moje zdawało się bawić nieskończenie pana Mikołbera. Przyznać muszę, mówił, że przy omawianiu tego interesu wielce pomocne mi były rozwaga i przenikliwość mej żony. Rękawica, o której niegdyś, jeśli to sobie przypominacie, panowie, żona moja mówiła, została rzucona i podjęta przez przyjaciela naszego pana Hipa. Och, przyjaciel ten nasz posiada znakomicie bystry umysł. Szanuję go niesłychanie. Pan Hip nie ustalił, wprawdzie, ostatecznej cyfry wynagrodzenia za pomoc, do jakiej mnie wzywa, lecz zrobił już wiele, ratując nas w smutnym obecnym naszym położeniu. Honoraria. Pozostaną na wysokości położonych zasług. O, zasług! Nie chwaląc się, przyznać sobie muszę niepospolite zdolności, które złożę na ołtarzu obowiązku, wdzięczności i przyjaźni. Posiadam już pewną znajomość prawa. Występowałem bowiem w niejednym cywilnym procesie. Mam zresztą zamiar wziąć się niezwłocznie do komentowania jednego z najsłynniejszych naszych jurystów. Zbytecznym jest dodać, że mam na myśli pana Blackstone. Rozważania te przerywane były uwagami pani Mikołber, skierowanymi do młodego pana Mikołbera. Siedział z podwiniętymi nogami, rozpierał się na stole, popychał pod stołem Sredlsa, deptał po nogach lub własne swe piszczele, wyciągał tak daleko, jak gdyby wcale nie należały do niego. Włosy mu opadały aż w kieliszek. Słowem, Wydarzały mu się ustawicznie szczególniejsze, jakieś bacznym okiem matki pochwycone wypadki. Młody Mikołber uwagi te przyjmował nader kwaśno. Co zaś do mnie, podziwiałem zamiary pana Mikołbera, nie rozumiejąc dobrze, do czego go dowieść mają. Wreszcie pani Mikołber sprawę tę wyjaśniła. Gdy zaklinała męża, rzekła, by działał rozważnie, Miałam na myśli nie tę niższą gałąź prawną, lecz same wierzchołki olbrzymiego dębu, przekonana bowiem jestem, że mąż mój, gdy raz wstąpi w szranki tak odpowiednie swemu zdolnieniom, niebawem dojdzie wysoko, zostanie, jak to panie Traddles wyrazić, zostanie sędzią lub kanclerzem. Wszak droga, na jaką mąż mój obecnie wchodzi, nie zamyka drogi do tych zawodów. Kochanie, Przerwał mąż jej, spoglądając też na Treadle'sa. Mamy dość jeszcze czasu na rozstrzyganie podobnych kwestii. Mylisz się, mężu, odrzekła stanowczo. I największą twą wadą jest to właśnie, że nie bywasz dostatecznie przezorny. Jeśli nie dla siebie, to dla rodziny swej winieneś opierać wzrok na ostatnim punkcie horyzontów, jakie ci twoje otwierają zdolności. Pan Mikołber odkaszlnął, z wyrazem zupełnego zadowolenia połknął kilka haustów ponczu, spoglądając przy tym ciągle na Treadlesa, jak gdyby go pytał o zdanie. Rzecz w tym, zaczął Treadles łagodnie, rozumiem praktyczną, że tak powiem, stronę kwestii. Właśnie tak, potwierdziła pani Mikober. tak, kochany panie, i ja jestem przede wszystkim praktyczna w kwestiach tej wagi. Otóż Praktyczną stroną jest, jeśliby nawet pan Mikołber był adwokatem. Właśnie tak, potwierdziła pani Mikołber i zwracając się do syna dodała. Wilkins, oczy kosisz, zobaczysz, że ci się na dobre skrzywią. Nie miało to by nic wspólnego z sędziostwem czy czymś podobnym, kończył Treddles. Tylko, że dla jurystów drogi te stoją otworem, a pan Mikołber nie może zostać jurystą, nie odbywszy na uniwersytecie czteroletniego kursu. Więc zrozumiałam pana, przerwała mu pani Mikołber z powagą, zrozumiałam, że po upływie tego właśnie czasu mąż mój może zostać sędzią lub kanclerzem. Czy tak? Mógłby zostać, jeśli go wybiorą, odrzekł Treadles, kładąc nacisk na ostatnie słowo. Dziękuję panu, Rzekła pani Kober, Doskonale rzecz tę rozumiem. A sumienie moje najzupełniej już jest zaspokojone tym, że wchodząc w nowy zawód, mąż mój nie nadużyje przywileju. Mówię naturalnie jako kobieta i nie wyrażam się może dość ściśle, lecz byłam zawsze tego zdania, iż mąż mój posiada w najwyższym stopniu te właśnie zdolności, które nieboszczyk papa mój, gdym była jeszcze w domu, uznawał za najważniejsze. Tak właśnie, za najważniejsze. Obecnie mąż mój wchodzi w zawód, w którym te wrodzone przymioty rozwiną się i szybko wysadzą go na przodujące miejsce. Przy słowach tych pan Mikołber wyglądał tak zupełnie, jak gdyby się już widział w kanclerskim fotelu. Potarł ręką łysinę i odezwał się z westchnieniem skromnej rezygnacji. Niepotrzebnie, kochanie, uprzedzamy wyroki opatrzności. Jeśli mam przywdziać perukę, to istotnie, fizycznie mówiąc, przygotowany jestem do tego należycie. Nie opłakuję też zbytecznie utraconych kędziorów. Przyroda najlepiej wie, co robi. Przejdźmy do innego przedmiotu. Syna mego, kochany koperfildzie, przeznaczam do stanu duchownego. Wyznam, że marzę dla niego o purpurze lub fioletach. Do stanu duchownego? Powtórzyłem, mając ciągle w myśli Jurajaha. Tak jest. Pyszny ma głos. Zacznie karierę od śpiewania w chórach. Osiedlenie się nasze w diecezjalnym mieście, stosunki, jakie tam nawiążemy, ułatwią mu to znakomicie. Spojrzawszy na młodego Mikołbera, zauważyłem, że głos jego był niby wypisany na jego czole. Huknął nam tedy wesołą piosenkę. Powinszowawszy mu talentu, wróciliśmy do uprzedniej rozmowy. Miałem myśl tak zaprzątniętą własnymi mymi kłopotami, że aż się zwierzyłem z nich pani Kober Nie potrafię nawet wyrazić radości obojga tych państwa na wieść o ruinie mej ciotki. Wprawiło to ich w wyborny humor. Zdwoiło też zresztą i oznaki przyjaźni, jakimi mnie obsypywali. Gdy pącz był już niemal na wyczerpaniu, zwróciłem się do Traddlesa, mówiąc, że nie wypada nam pożegnać naszych przyjaciół, nie wychyliwszy toastu na cześć ich powodzenia. Pan Mikołber nalał resztkę w kielichy, uściskaliśmy sobie ręce i z kolei ucałowałem panią Mikołber, składając jej najlepsze nasze życzenia wszelkiego dobra. Traddles idąc za mym przykładem w pierwszym wypadku, w drugim powstrzymał się od demonstracji nieusprawiedliwionej tak starą jak moja z panią Mikołber znajomością. Kochany Copperfieldzie, podjął pan Mikołber, powstając z miejsca, oba wielkie palce trzymając założone w kieszonki kamizelki. Kochany Copperfieldzie, towarzyszu mej młodości i ty, wielce szanowny przyjacielu mój, trzedl się, pozwólcie, abym w imieniu własnym, tu obecnej żony mej, potomstwa naszego... Złożył wam najgorętsze podziękowania za dobre życzenia, jakimi nas obdarzyć raczycie w przeddzień wyjazdu i rozstania. Pan Mikołber mówił tak, jak gdyby wyjeżdżał za ocean. Rozpoczynamy nowe życie. U progu nieznanej przyszłości pozwolę sobie zrobić parę pożegnalnych uwag tu obecnym, młodym mym przyjaciołom. Wszak powiedziałem już wszystko, co powiedzieć miałem. Jakiej bądź dosięgnę w nowym mem zawodzie pozycji socjalnej i towarzyskiej, za pośrednictwem uczonego tego ciała, którego zostaje niegodnym członkiem, od sztandaru mych zasad nie odstąpię nigdy. Sztandarem tym, niby królewskim Baldachimem pokryje głowę wiernej towarzyszki mego życia tu obecnej pani Mikober. Nie, nie zarumieni się ona nigdy za swego męża. Wobec chwilowego nacisku pieniężnego niedostatku, zobowiązań powziętych z zamiarem natychmiastowego wywiązania się z nich, czemu niestety przekorne przeszkadzały mi losy, zmuszony byłem nieraz nadziewać maskę niezgodną z przyrodzonym mym usposobieniem. Mówię tu o tych okularach i przezwisku, do którego nie roszczę prawnych pretensji. Wszystko to dziś minęło, rozpierzchło się jak chmury pod zwycięskiego słońca promieniem. Od dziś za tydzień stopy me deptać będą rodzinną mą ziemię, a czoło ozdobi własne me nazwisko. Mickaweb. Wygłosiwszy szumnął tę mowę. Gospodarz domu usiadł na poprzednim swym miejscu, łyknął szklankę ponczu, po czym dodał z namaszczeniem: Jedno mi jeszcze pozostaje do spełnienia, zanim godzina rozstania wybije. A tym jest wymiar sprawiedliwości. Przyjaciel mój, tu obecny pan Traddles, dwa razy użyczył mi swego nazwiska i podpisu. W obu wypadkach zdarzyło się to w pamiętnych dla mnie okolicznościach. Po raz pierwszy pan Thomas Traddles wprowadzony został pomimo swej wiedzy w pułapkę. Termin drugiego zobowiązania nie upłynął jeszcze. Pierwsza suma wynosiła, jeśli mnie pamięć nie myli, Dwadzieścia trzy funty, cztery szylingi i dziewięć i pół pensa. Czy tak? Drugie zobowiązanie jest na osiemnaście funtów, sześć szylingów i dwa pensy, wszak się nie mylę. Obie te sumy razem dodane wyniosą, zdaje mi się, czterdzieści jeden dziesięć i jedenaście pół. Przyjaciel mój Copperfield zobowiąże mnie, jeśli zechce sprawdzić rachunek. Uczyniłem to chętnie. Wyjazd ze stolicy, ciągnął pan Kober, bez uiszczenia się z długu zaciągniętego u szlachetnego przyjaciela obarczyłby mnie ciężkim wyrzutem. Przygotowałem tedy odpowiedni dokument. Oto jest weksel na czterdzieści jeden, dziesięć i jedenaście i pół opatrzony własnoręcznym mym podpisem. Teraz, gdy wszystko w porządku, sumienie mam spokojne i z pogodnym czołem w nowe wchodzę życie. Mówiąc to, podał Treydlsowi weksel, życząc mu przy tym wszelkiego w życiu powodzenia. Przekonany jestem, że nie tylko dłużnik, lecz kto wie, czy i nie sam wierzyciel, weksel pana Mikołbera i ten zadość uczynienia akt sprawiedliwości brali za dobrą monetę. Czoło też pana Mikołbera jaśniało niezmąconym zadowoleniem, gdy nam przyświecał, schodzącym ze schodów. Pożegnanie było nader serdeczne. Rozstawszy się z Tradlesem przed jego mieszkaniem, wracałem do domu, rozmyślając o najrozmaitszych rzeczach, a między innymi o tym, co powstrzymywało pana Michałbera, że nigdy nie prosił mnie o pożyczkę. Kręty w podobnych razach pamiętał może o tym, żem jako dziecko był jego lokatorem powierzonym niejako jego opiece. Co pewne, to, że nie miałbym ani siły. Ani możliwości oprzeć się jego propozycjom, jeśli by się na takowe kiedy zdecydował. Wiedziałem o tym i pewien jestem, a niech mu to służy jako dobre świadectwo, że sam on wiedział o tym lepiej jeszcze ode mnie. Rozdział 37. Nieco chłodnej wody. Prowadziłem od tygodnia nowe życie i pracowałem, trwając w mocnym postanowieniu, gdy uczułem że zbliżam się do jakiegoś zwrotnego punktu. Chodziłem ciągle nadzwyczaj szybko, sądząc, że mnie to zbliża do celu, pracowałem może nawet nad siły. Kochałem się w ofiarach wszelkiego rodzaju i miałem nawet poważny zamiar skazać się na dietę, żywić się samymi jarzynami, myśląc, że i w ten sposób poświęcać się będę dla Dory. A Dora moja mała, kochana Dora. Niczego się nie domyślała z lakonicznych wzmianek w mych listach. Tak dobiegliśmy do następnej soboty. Wieczorem tego dnia wybierała się właśnie do panny Mills, gdzie miałem się zjawić natychmiast po wyjściu pana Millsa do klubu, o czym miała mi oznajmić klatka, wystawiona w środkowym oknie salonu. Osiedliliśmy się tymczasem na dobre przy Buckingham Street, a pan Dick uszczęśliwiony był przepisywaniem. Ciotce udało się pokonać panią krup wyrzuceniem za okno pułapek zastawionych przez gospodynię na schodach, a uczyniła to, nie szczędząc gorzkich wymówek i pani Krup poczuła się zniewolona do pewnych ustępstw. Pozostawała odtąd, w głębi swej kuchni, przekonana, że ciotka nie jest przy zdrowych zmysłach. Lecz że ciotka moja okazywała najzupełniejszą obojętność na opinię pani Krup lub czyją bądź Pani Krup zmykała przed nią, kryjąc się w najciemniejsze kąty, co znów sprawiało ciotce istotną satysfakcję. W celu spłoszenia jej wychodziła często bez potrzeby na schody lub korytarz. I to wówczas, gdy wiedziała, że spotkać może gospodynię. Ciotka, lubiąca ład i czystość, wniosła w gospodarstwo moje taki porządek, że się zdawać mogło raczej, żem się wzbogacił niż zbiedniał. Spiżarnie! zmieniła w gabinecik dla mnie, wzbogaciła mnie elegancką pościelą, którą się na dzień kryła przez lągu, na którym sypiałem w nocy, otoczyła mnie najtkliwszym staraniem. I nawet biedna moja matka nie potrafiłaby czuwać lepiej nade mną i otaczać tylu pieszczotami. Pegoty uważała sobie za zaszczyt współzawodniczyć w tym z ciotką, zaszczycającą ją zupełnym zaufaniem. Musiała jednak wracać do Yarmouth, Powoływały ją tam obowiązki względem bratanka. Bywaj mi zdrowa, Berkis, rzekła na pożegnanie ciotka. Kto by powiedział, że mi tak żal będzie rozstawać się z tobą? Bądź mi zdrowa. Odprowadziłem Pegoty na stację dyliżansów. Płakała, żegnając mnie i jak niegdyś ham, polecała nieobecnego brata mej przyjaźni. O panu Pegoty od odjazdu jego żadne nie dobiegały zwieści. A teraz Davy, moje kochanie, rzekła na odjezdnym, jeśli byś miał jakieś wydatki lub potrzebował pieniędzy, pamiętaj, że się mnie należy pierwszeństwo. Pamiętaj, kochane moje dziecko własnej mojej dobrej pani. Pomimo całej mej niezależności upewniłem ją, że jeśli bym potrzebował kiedy pożyczki, to do niej się udam. I wiem, że zapewnienie to ucieszyło ją tak, jak gdyby wręczyła już mi jakąś sporą sumę. I powiedz, Davy, moje kochanie, ciągnęła, powiedz temu swemu aniołkowi, ślicznocce swojej, jak pragnęłabym ją widzieć, choć przez mgnienie oka. Powiedz jej, że przed waszym ślubem, jeśli mi pozwolisz, przyjadę tu, aby ci na przyjęcie żony wystroić dom, co się zowie. Upewniłem ją, że to należy do niej i że nikt inny nie mógłby ubiec jej w tym względzie. Odjechała uspokojona i szczęśliwa. Tysiąc mi się przez dzień cały, gdy siedziałem w komąs, układało w głowie projektów. Wieczorem o naznaczonej godzinie przechadzałem się pod oknami panny Mills. Pan Mills miał fatalny zwyczaj sypiać po obiedzie, to też klatka nie zjawiała się w środkowym oknie salonu. Trzymał mnie tak długo w oczekiwaniu tego wieczoru, że mu z całego serca życzyłem, by za spóźnienie się został w swym klubie skazany na zapłacenie kary. Wyszedł wreszcie. Ujrzałem Dore we własnej osobie, wywieszającą u okna klatkę. Po chwili wychyliła się z balkonu, dostrzegłszy zaś mnie, wbiegła do salonu, pozostawiając dzipa, ujadającego z góry na olbrzymiego psa, który by mógł go zdusić jednym poruszeniem łapy. Czekała mnie w drzwiach. Jeep ujadał teraz na mnie, pokazując mi zęby jak rozbójnikowi. Weszliśmy wszyscy troje do salonu w najlepszej harmonii. Harmonię tę spłoszyłem, pytając nagle Dorę, czy zdolna będzie kochać nędzarza. Biedna moja mała Dora. Nędzarz był to dla niej żebrak o żółtych zapadłych policzkach, drewnianym szczudle, z psem o najeżonej sierści i z woreczkiem w pysku. Roześmiała się z mego pytania. Co za myśl, zawołała. Kochać, że braka. Doro, Luba, rzekłem. Ubogi jestem. Jak można być czymś tak niedorzecznym? Mówiła, wydymając usteczka. O, niedobry, opowiadasz nam takie brzydkie rzeczy. Każe Jeepowi ukąsić cię. Niedobry. Rozkoszna była. Musiałem jednak otworzyć jej oczy. I powtórzyłem z największą powagą. A jednak prawdę mówię, straciłem wszystko. Jeep, ugryź go, niech przestanie dziwaczyć, zawołała Dora, wstrząsając lokami. Wyglądałem tak poważnie, że po chwili przestała jednak potrząsać lokami, położyła rączkę na mym ramieniu, skrzywiła usteczka i rozpłakała się na dobre. Straszne to było. Upadłem przed nią na kolana, błagając, by nie rozdzierała mi serca. Lecz Dora nie była w stanie zrozumieć mnie. Szlochała, wołając: Och, co za nieszczęście! i jakże ją nastraszyłem. Gdzie Julia Mills? Chciała Julii Mills, a ja, ja miałem odejść sobie i nie wracać już nigdy. Wreszcie tysiącem próśb i zaklęć skłoniłem ją, że podniosła wzrok na mnie. Wzrok to był zrazu wystraszony. Pomału jednak wywołane najczulszymi pieszczotami zapalały się w nim iskry tkliwości. Wsparła główkę na mych piersiach. Otoczyłem ramieniem jej kibić i opowiedziałem jej, jak ją bardzo, nade wszystko kocham. A pomimo to, zostawszy ubogim, czuję się w obowiązku zwolnić ją z danego mi słowa. Mówiłem, że nie przeżyję tej straty. Że mnie ubóstwo nie straszy, jeśli ona się tylko nie przelęknie, że mi ona bodźcem będzie do pracy, że myśląc o niej odważyć się mogę na najcięższe ofiary, że stałem się już praktycznym, przewidującym człowiekiem. Mówiłem, o ile kawał zapracowanego chleba słodszy być może i powinien być od odziedziczonych bogactw i zbytków. Wymowny byłem. Zwierzałem się jej z tego wszystkiego, co mi na sercu ciążyło, co mi myśl, Zaprzątało od chwili, w której ciotka oznajmiła mi o naszej ruinie. Czy kochasz mnie jeszcze, Doro? Zawołałem, czując dobrze, że jej serce bije dla mnie. O tak! Kocham rzekła nie strasz mnie tylko. Ja ja ją straszyć miałem. N nie mów mi o ubóstwie, o tej ciężkiej pracy szeptała, tuląc się do mnie. Najdroższa moja Chleb zapracowany. O, wiem, lecz nie chcę słuchać o tym chlebie. Jeep musi mieć przecie co dzień o południu kawał pieczonej baraniny. Zdechłby biedaczek. Zachwycony byłem jej naiwnością i wdziękiem pieszczotliwym. Upewniłem, że nie pragnąłem śmierci jeepa i że praca moja zapewni mu baraninę, do której przywykł. Kreśliłem obraz szczęśliwego, skromnego bytowania. Opisywałem domek w Highgate, spokojem na górce dla ciotki. Czy cię straszę teraz, Doro? spytałem. O nie, nie straszysz mnie już, mówiła. Ale ciotka spodziewam się najczęściej będzie przesiadywać w swym pokoju. Nie jest starą gderaczką, prawda? Kochałem Dorę szalenie, lecz zauważyłem, że jest raczej niepraktyczna i bolało mnie, że nie mogłem przelać w nią mego zapału. Nie dawałem jednak za wygraną. Gdy się zupełnie uspokoiła i zaczęła bawić się targaniem uszu leżącego na jej kolanach dżipa, ozwałem się z wielką powagą. Chcę ci jeszcze coś powiedzieć, najdroższa. Byle nie o tych praktycznych rzeczach, odpowiedziała grymasząc, to mnie straszy. Duszko, rzekłem, nic w tym nie ma strasznego. Chciałbym właśnie, abyś się na to inaczej zapatrywała, abyś była. Dzielna i odważna. Och, to takie brzydkie! Mylisz się, najdroższa, wytrwałość i silna wola pozwalają nam znosić o wiele gorsze rzeczy. Ależ ja nie mam wytrwałości ani silnej woli, wyznała wstrząsając lokami. Jeep, ty wiesz, że nie. Pocałuj, Jeepa, nie mówmy już o tym. Jakże tu było nie pocałować, Gippa, gdy mi go podnosiła nadstawiając zarazem pąsowe swe usteczka. Jakże tu było nie pocałować Dżipa w sam nosek, jak tego chciała. Spełniłem jej zlecenie, licząc na nagrodę, której mi też udzielono. Nie wiem już, gdzie się podziała cała powaga, w którą się zbroiłem. Przypomniałem ją sobie po niejakim czasie i rzekłem, ale Doro, Luba, chciałem ci coś jeszcze powiedzieć. Najsurowszy pustelnik padłby jej ofiarą, widząc, jak składa rączęta, aby jej znów nie przestraszył. Nie, nie będę cię straszył, upewniałem. Chcę tylko, abyś czasem, choć rzadko, myślała o tym, żeś się związała słowem z człowiekiem bez funduszu. Dosyć, dosyć, wołała. Boję się tego. Nie masz się czego obawiać, upewniałem. Chcecie po prostu prosić, abyś pomnąc na to, przykładała się nieco do domowego gospodarstwa. Nauczyła się na przykład prowadzić rachunki. Westchnęła i skrzywiła się, biedna moja mała. Przyda to nam się kiedyś bardzo, ciągnąłem. Gdybyś coś obiecała mi przestudiować, choćby jedną kucharską książkę, uszczęśliwiłabyś mnie nieskończenie. Widzisz, Doro Luba, droga naszego życia nie jest równa i szeroka. Musimy wiele usunąć z niej cierni, wywalczyć sobie szczęście, przełamać wiele trudności. Dużo miałem jej jeszcze do mówienia o tym, lecz mi nie dała. Wystraszyła się znów. Gdzież była Julia Mills? Och, ona chciała Julii Mills. A ja? Ja mogłem iść sobie. I koniec. Głowę traciłem, biegając tam i z powrotem po salonie. Może miał zabił. Taka była blada. Spryskałem jej twarz wodą, padłem przed nią na kolana, rwałem włosy na głowie, czyniąc sobie najstraszniejsze wyrzuty. Błagałem ją o przebaczenie, o jedno chociażby spojrzenie. Przewróciłem całe pudełko z robotą panny Mills, szukając flakoniku z solami. Zamiast soli porwałem igielnik i zasypałem dorej głami. Pokazywałem pięści Jeepowi, który się rzucał na mnie jak wściekły, słowem, straciłem głowę. I popełniałem tysiące niedorzeczności. Nadeszła wreszcie panna Mills. Kto to uczynił? Zawołała, niosąc pomoc przyjaciółce. Moje to dzieło, odrzekłem. Ja to jestem tym zbrodniarzem, potworem. Mówiąc to, zagrzewałem twarz w poduszkach kanapy. Zrazu panna Mills posądziła nas o sprzeczkę i obłąkanie się, jak mawiała, na piaskach Sahary, lecz dowiedziała się wkrótce prawdy. Gdyż Dora rzuciła się jej ze łzami na szyję wołając: Ubogi wyrobnik z kolei mnie się rzuciła na szyję mówiąc, że mi odda wszystkie jakie ma pieniądze, po czym płacząc i łkając wróciła w objęcia przyjaciółki. Panna Mills urodziła się na to, by zostać naszym dobrym aniołem. Uspokoiła i pocieszyła Dorę. Przekonała ją, że wyrobnikiem nie jestem. A zdaje mi się, że biedactwo to moje wyobrażało już sobie, że zostałem tragarzem lub czymś podobnym, rozproszywszy tak wszelkie nieporozumienia. Zajęła się herbatą. Dora zaś wyszła przemyć oczy wodą różaną. Zapewniałem pannę Mills o mej dozgonnej przyjaźni i wdzięczności. Opowiadałem jej z kolei to, com tak niefortunnie usiłował był przedłożyć Dorze. Panna Mills nader praktyczna osoba. Zgodziła się ze mną najzupełniej, że chatka z ukochaną istotą więcej jest warta od chłodnych pałaców, że miłość jest wszystkim. Wszystkim. Któż to lepiej mógł wiedzieć ode mnie? Któż mógł, kiedy bądź, kogo bądź kochać tak, jak kochałem Dorę? Na tę wyłączność panna Mills zgodzić się nie mogła i nie chciała. Musiałem wtedy wyznać, że miarę tę stosuję tylko do zdolności kochania brzydszej i silniejszej połowy ludzkości. Oddałem się też pod sąd, pannie Mills, czy mogłem obrazić lub wystraszyć Dore, wzmiankując o konieczności wprawiania się w gospodarstwo domowe, prowadzenia rachunków i przeczytania choć jednej kucharskiej książki. Panna Mills odezwała się dopiero po głębokim namyśle. Szczera będę z panem, panie Copperfield, częstokroć cierpienie i zawody. Zastępują doświadczenie lat sędziwych. To też dziś już mogę być szczera i otwarta jak sama ksieni kanoniczek. Westchnęła. Nie, ciągnęła po chwili smętnej zadumy. Wymagania pańskie niestosowne są dla dory. Dora nasza to dziecię wiosny i słonecznych nadziei. Zapewne byłoby dobrze, jeśli by się mogła zająć prozaiczną tą stroną życia, zapewne, lecz tu potrząsnęła wątpiąco głową. Ośmielony szczerością panny Mills, spytałem ją, czy przez przyjaźń dla Dory i wzgląd na przyszłość nie zechce w tym właśnie kierunku wywrzeć niejakiego wpływu na Dorę. Zgodziła się na to chętnie i ośmieliłem się pieczy jej polecić kucharską książkę. Jeśli by mogła z czasem nie zrażając Dory, skłonić ją do zaznajomienia się z tą arcyprozaiczną, lecz arcypożyteczną literaturą oddałaby mi istotną usługę. I do tego zobowiązała się dobra panna Mills, bez zbytniego wszelako zapału. Jednocześnie Dora wróciła do salonu, a wyglądała tak prześlicznie, że trudno było przypuszczać, iż przed chwilą lała gorzkie łzy rozpaczy. Okazywała mi tyle miłości, była tak czarująca, zwłaszcza, każąc służyć dzipowi przed grzaneczką, a potem, za karę, zanurzając mu nosek w filiżankę herbaty, iż zdawało mi się, że był potworem, zakłócając pogodę jej umysłu i ciała. Po herbacie przyniesiono harfę, i Dora śpiewała francuską, ulubioną swą piosenkę o tym, że niemożliwością jest zaprzestać kiedykolwiek tańców. Larala, la la la. la, la śpiewała moja luba, a mnie sumienie coraz żywiej wyrzucało moje barbarzyństwo. Raz jeszcze, przed mym odejściem, zachmurzyło się tego wieczoru niebo mej szczęśliwości. Nieszczęście chciało. Wspomniałem coś, że przy tylu zajęciach wstawać muszę o piątej rano. Uderzyło to wyobraźnie Dory. Przedstawiłem się jej znów jako wyrobnik, może jako stróż nocny, gdyż posmutniała, nie chcąc więcej grać, niż śpiewać. Gdy mnie żegnał, rzekła mi z milutkim swym grymasem, tak przemawiać miała zwyczaj do swych lalek i do dzipa. Proszę mi nie wstawać o piątej. Brzydki niegrzeczny chłopcze, nie ma w tym sensu. Tyle mam pracy, najdroższa, ale ja nie pozwalam, tupnęła nóżką. Niepodobna było powiedzieć wręcz tej rozkosznej, rozbawionej dziewczynie, że praca potrzebna była nam do życia. Bredzisz, bredzisz. Wołała, jakże byśmy sobie poradzili bez pracy? spytałem. Byle jak odrzekła z niezmąconym spokojem. Sprawa cała jej zdaniem załatwiona była. Zapieczętowała ją zaś tak słodkim całusem, że za żadne w świecie skarby nie odważyłbym się trwożyć więcej tej niewinnej duszyczki. Po co? Kochałem ją, i miłość moja wzmagała się z każdym dniem. Tylko wobec trudności, piętrzących się na mojej drodze, ręce już mniej gorąco rwały mi się do dźwigania życiowych ciężarów. Nieraz wieczorem, gdy siadałem naprzeciw mojej ciotki, przypominał mi się przestrach Dory. I wyobrażałem sobie, czy czasem, pobrzękując po strunach gitary, nie łatwiej niż złomem i siekierą w ręku przedzierać się przez najeżony przeszkodami las życia. Rozmyślałem o tym i zdawało mi się, że głowę mą przysypuje szron siwizny. Rozdział 38. Rozwiązanie spółki Nie ostygłem w zamiarze odnoszącym się do posiedzeń parlamentarnych. Owszem, kułem żelazo na gorąco pracując z prawdziwym, godnym podziwu wytrwaniem. Nabyłem za cenę sześciu pensów praktyczną metodę stenografii i zatopiłem się w badaniu jej tajemnic, które mnie po kilku tygodniach doprowadziły do zupełnego zamętu myśli. Kropki, centki, pałeczki, oznaczające raz to, drugi raz tamto, znaczenia zygzaków wirowały mi w myśli na jawie i we śnie. Gdym się już przedarł przez te zawikłania, i opanował alfabet, przypominający przybytek egipskich tajemnic. Zjawiały się orszaki nowych trudności w postaci tak zwanych znamion, najarbitralniejszych z jakimi kiedy bądź spotkać mi się zdarzyło. Czegoś w rodzaju szczątków pajęczyny, znamionujących wyczekiwanie, a czegoś na kształt gwiazdy niepowodzenie. Gdy mi się wreszcie udało zapamiętać i te szczegóły, dostrzegłem Żem zapomniał wszystkiego, czego się przedtem tak pracowicie wyuczyłem, a rozpoczynając znów od początku, zapominałem dalszego ciągu i tak dalej, i tak dalej. Doprowadzało to mnie do rozpaczy. Zupełnie bym też upadł na duchu, gdyby mi dora nie była kotwicą na wzburzonym i trudności pełnym morzu żywota. Każdy krok naprzód zbliżał mnie do niej. Posuwałem się tedy odważnie, wytrwale, po trzech czy czterech miesiącach rozpaczliwej walki. Spróbowałem sił swoich w izbie gmin. Na odezwie głośnego mówcy. Czy potrzebuję mówić, że mówca wyprzedzał mój ołówek, pozostawiając mnie w przekonaniu, żem stracił czas na darmo? Próżno nie poradziłbym z tym sobie. Mierzyłem za wysoko. Uciekłem się do Tredelsa. I ten wniósł projekt dyktowania mi przemówień, stosując się do niewprawnego mego ołówka. Z wdzięcznością przyjąłem przyjazną tę usługę i odtąd co wieczór, po powrocie z Commons, otwieraliśmy przy Buckingham Street w szczupłej zdepce parlamentarne narady. Gdyby to wszędzie podobne być mogły parlamenty. Ciotka i pan Dick stosownie do potrzeby przedstawiali rząd lub opozycję, a Traddles. Przy pomocy sporego tomu przeróżnych mów, grzmiał przeciw nim, w proch ich rozbijał. Stół przedstawiał mównice. Palcem przytrzymując stronicę księgi, drugą podnosząc rękę. Treadles na naprzemiany Pitt, Fox, Sheridan, Burke, lord Castlereagh, wicehrabia Sidmouth lub Canning rzucał najstraszniejsze oskarżenia przeciw ciotce i panu Dickowi. Siedząc opodal z kajetem w ręku, starałem się dogonić jego słowa. Ciotka podobna bywała do samego kanclerza, tak z powagi, jak z krótkich wykrzykników och, nie, tak, które stosowały się do tego, co słyszała i które pan Dick powtarzał niechybnie i natychmiast. Na biednego pana Dika spadały takie oskarżenia, takie odpowiedzialności, że czasem wyglądał na przerażonego. Jak gdyby istotnie knuł spiski przeciw narodowym swobodom, angielską naruszał konstytucję i gotował ojczyźnie zgubę. Nieraz bijąca dopiero północ i dopalające się w lichtarzach świece przerywały gorące te parlamentarne debaty, a rezultatem ich była wprawa moja. Mogłem już doganiać mowę Traddlesa i spocząłbym na laurach, gdyby nie to, że chcąc odczytać z trudem takim zebrane notatki, znalazłem się wobec nieprzeniknionych zagmatwań. Było to zupełnie tak, jak gdybym pracowicie i wiernie skopiował był chińskie napisy z pudeł do herbaty lub połyskujące złotem etykiety na zielonych i czerwonych butlach aptekarskich. Nie było rady. Raz jeszcze trzeba było rozpocząć wszystko od samego początku, i rozpocząłem na nowo wszelkich dokładając starań, by zrozumieć i zapamiętać. Nie zaniedbywałem przy tym ani kancelarii, ani komons i pracowałem, że pospolitego użyję porównania, jak koń pocztowy. Pewnego dnia, udając się o zwykłej porze do komons, zastałem pana z u uwnijścia. Wyglądał niezwykle poważnie i mówił coś sam do siebie, ponieważ zwykł był uskarżać się na bóle głowy, Krótką miał szyję i zapracowywał się, moim zdaniem. Przeląkłem się, czy nie zachorował czasem? Szybko rozproszył mój niepokój. Zamiast odpowiedzieć ze zwykłą sobie uprzejmością na me powitanie, chłodnym zmierzył mnie okiem, prosząc z sobą do pobliskiej kawiarni, jak raz naprzeciw komons pod arkadą cmentarza Świętego Pawła. Udałem się za nim zmieszany, przestraszony niemal. W wąskim przejściu szedł pierwszy i zauważyłem, że niepokojąco jakoś pochylał na ramię głowę miał żeby się domyślać co zachodziło pomiędzy mną a dorą jeślibym już nawet nie domyślał się tego idąc za nim do kawiarni uderzyłoby to mnie jako fakt niezbity z chwilą w której w osobnym gabinecie ujrzałem pannę Mardstone, we własnej osobie, wśród tac, na których spoczywały cytryny oraz kilku drewnianych pudeł pełnych widelców i noży. Panna Mardstone podała mi sztywno końce palców. Pan Spenlow zamknął drzwi gabinetu, wskazał mi krzesło, sam zaś stanął plecami, obrócony do ognia. Niech pani z łaski swej pokaże panu Copperfieldowi to, co się znajduje w woreczku pani. Przemówił wreszcie. Woreczek ów, nieodstępny towarzysz panny Marston, pozostał mi pamiętnym z moich dziecinnych lat. Otwierał się i zamykał, niby gotowa kąsać paszcza. Panna Marston, otwierając usta, wręczyła mi ostatni mój, zapewnieniem niezmiennego przywiązania zakończony list do dory. Wnoszę, że to pańskie pismo. Odezwał się pan Spenlow. Zarumieniłem się po uszy i nie swoim głosem odpowiedziałem – tak, panie, moje. Nie mylę się też. Ciągnął pan Spenlow, wskazując całą paczkę listów, które panna Marston wyciągnęła z woreczka, sądząc, że i to wyszło spod pańskiego pióra. Ze ściśniętym sercem wziąłem paczkę z rąk panny Marston, spoglądając na nagłówki listów. Brzmiały one – Najdroższa moja doro, a mój, ukochana i jedyna. Rumieniąc się pod badawczym wzrokiem pana z twierdząco skłonić musiałem głowę. Nie trzeba, ślicznie dziękuję Panu, rzekł pan Spenlo z skinieniem ręki, odsuwając podawaną mu przeze mnie korespondencję. Nie trzeba. Nie chcę pozbawiać Pana tego. I cóż Pan no Słodkie to stworzenie oderwało wzrok od pokrywającego podłogę dywanu, przemawiając ze złośliwym namaszczeniem. Muszę wyznać, że od pewnego już czasu śledziłam stosunek panny Spenlow do pana Copperfielda. Powzięłam pewne podejrzenia zaraz przy pierwszym ich z sobą spotkaniu. Nieprzyjemne wywarło ono na mnie wrażenie, a przewrotność natury ludzkiej bywa tak. Prosiłbym panią, panno Marston, przerwał pan Spenlow, o ograniczenie się do faktów. Do samych faktów. Panna Marston spuściła oczy, wstrząsnęła z niezadowoleniem głową i sztywniając bardziej jeszcze, ciągnęła oschle. Skoro mam się ograniczać, jak pan tego sobie życzy, do faktów, uczynię to, ile się da najzwięźlej, jeśli się to tak panu podoba. Powzięłam tedy, jakem to powiedziała, podejrzenia pewne co do wzajemnego stosunku panny Spenlow i pana Copperfielda. I niejednokrotnie usiłowałam podejrzenia te sprawdzić, opierając je na pozytywnych danych. Nie wspominałam nic o tym przed ojcem panny Spenlow, wiedząc, jak w podobnych razach, nakazywane przez obowiązek ostrzeżenia, z niedowierzaniem bywają zwykle przyjmowane. Pan Spenlow zdawał się wystraszony powagą i surowym spojrzeniem mówiącej. Starał się ją rozbroić łagodnym skinieniem ręki. Po powrocie moim do Norwood, po niebytności spowodowanej małżeństwem mego brata, ciągnęła dalej. I po powrocie do domu panny Spenlow, która w czasie mej nieobecności bawiła u przyjaciółki swej, panny Mills, zauważyłam pewne zmiany w zachowaniu się panny Spenlow. Zmiany te zaostrzyły uprzednie me podejrzenia. Podwoiłam uwagę. Biedna, biedna moja doro, jagnie pod smoczą opieką. I dopiero, kończyła, wczoraj wieczorem udało mi się pochwycić do wody. Dziwiła mnie mnogość otrzymywanych przez pannę Spenlow od panny Mills listów, korespondencja wydawała mi się zażywa. Że się jednak zawiązała i trwała z upoważnienia ojca. Tu nastąpiło nowe skinienie głową w stronę pana Spenlow. Nie moją było rzeczą mieszać się w to czynnie. Jeśli mi już nie wolno nadmieniać o nieprawości natury ludzkiej, to co najmniej pozwolę sobie zauważyć, niestosowność podobnie ślepego zaufania pan Spenlow skłonił tylko głowę. Wczoraj zatem wieczorem po herbacie dostrzegłam jakieś papiery, które Jeep szarpał i włóczył po posadce. Co to za papiery? Spytałam Dore. Panna Spenlow spiesznie obmacała swe kieszenie, krzyknęła i rzuciła się na Jeepa. Pozwól, kochanie, zauważyłam, uprzedzając ją. Och, niegodziwy szpicu, tyżeś żeś naważył całej tej biedy. Panna Spenlow, ciągnęła panna Martstone, Usiłowała przejednać mnie przymilaniem się pocałunkami, podarkami, klejnocikami. Jeep wlazł w sam kąt pod kanapę, skąd go zaledwie szczypce od kominka wyprzeć zdołały. I wówczas jeszcze nie chciał wypuścić z zębów papieru. Warczał, a gdy porwałam za papier, narażając się na pokąsanie, zawisł formalnie w powietrzu. Postawiłam naturalnie na swoim. A widząc w czym rzecz, wymogłam na pannie Spenną wydanie całej korespondencji. Zamilkła, zawierając jednocześnie woreczek i usta. Można ją było złamać, ale zgiąć nigdy. Słyszałeś pan, co mówiła dopiero co panna Marston? spytał zwracając się do mnie pan Spenną. Cóż pan na to? Obraz mojej ukochanej we łzach i niepokoju przez całą noc samotnej, wystraszonej, skrzywdzonej, błagającej tę wiedźmę, chcącej ją przejednać pieszczotami, pocałunkami i podarkami, rozdzierał mi serce. Nie wiedziałem co począć, usiłując zapanować nad wzruszeniem. To chyba odpowiedzieć mogę, począłem, że jeśli jest w tym wina, to moja tylko. Adora, panna Spenlow. Przerwał mi surowo jej ojciec. Uległa jedynie prośbom i namowom moim, ciągnąłem połknąwszy gorzką nauczkę. Ja to błagałem ją o tajemnicę, czego obecnie wybaczyć sobie nie mogę. Trudno istotnie pochwalić pana, począł pan Spenlow, przechadzając się tam i z powrotem po gabinecie. Trudno. Postąpiłeś pan niegodnie. Nadużyłeś mego zaufania. Przyjmując dżentelmena. Mniejsza z tym, czy dziewiętnasto, czy dwudziesto czy trzydziesto dziewięcioletniego, dałem mu dowód zaufania. Nadużycie to jest czynem niegodnym, panie Coverfield. Wiem to i czuję, odrzekłem, lecz zamiaru tego nie miałem. Zapewnić o tym pana mogę szczerze, sumiennie, pod słowem honoru. Pokochałem pannę Spenlow. Ba, głupstwo! przerwał pan Spenlow, czerwieniąc cały. Upraszam pana, panie Copperfield, abyś o tym nie wspominał przede mną. Jakże i czym zdołam się wtedy wytłumaczyć? Spytałem z całą pokorą. Nie tłumaczy to pana bynajmniej, rzekł stając przed kominkiem. Czy policzyłeś pan swoje i mojej córki lata? Czy pomyślałeś o tym, na jaką nazwę zasługuje podkopywanie istniejącego pomiędzy córką a ojcem zaufania? Czy pomyślałeś o stanowisku, jakie córka moja zajmuje, o tym, Jakie być mogą moje zamiary względem jej przyszłości? Czy zastanowiłeś się pan nad tym wszystkim istotnie nie zastanowiłem się, odpowiedziałem z uszanowaniem i smutkiem zarazem. Lecz upewnić mogę pana, że zastanawiałem się nad własnym mym położeniem i gdy takowe panu wyjaśniłem byliśmy już po słowie, upraszam raz jeszcze pana panie copperfield przerwał uderzając ręką po stole bardziej. Niż kiedy bądź do pancza podobny, pan Spenlow. Upraszam raz jeszcze pana, panie Copperfield, abyś oszczędzał mi wszelkich podobnych wzmianek. Przy słowach tych rozległ się krótki, suchy, urwany śmiech skądinąd niewzruszonej panny Marston. Jedynie zmienione położenie, o którym panu mówiłem, ciągnąłem starając się wymijać wszelkie drażniącego wyrażenia, samo mnie zmusić mogło do ukrywania przez pewien czas, Odtąd wszelkich sił i woli i energii dokładam, aby położenie to naprawić. M mam nadzieję, że mi się to uda z czasem. Niech mi pan tylko z łaski swej trochę zostawi czasu. Tak młodzi jesteśmy oboje. W tym to masz pan najzupełniejszą słuszność. Skłonił twierdząco głową pan Spenną: Obojeście nader młodzi. Wszystko to wierutne głupstwo, któremu raz przecie trzeba koniec położyć. Zabierz pan te listy i wrzuć je w ogień. Zwróć mi, proszę, listy panny Spenlow. Stosunki nasze, jak pan łatwo to pojmujesz, muszą się odtąd ograniczyć do samego commons. Rozumiesz to, pan, panie Copperfield, nie ma innego wyjścia. Zgódź się na to. Nic nie rozumiałem i przystać nie chciałem. Przykro mi było, lecz działał na mnie bodziec silniejszy od rozsądku. Miłość dopominała się pierwszeństwa. Kochałem Dorę do ubóstwienia, posiadłem jej wzajemność. Nie wyrażałem tego wprost i bez ogródek. Łagodziłem jak mogłem, napomykając wszelako i nie odstępując od swego. Nie sądzę, abym był śmieszny, broniąc tak mej sprawy, a wiem, żem w postanowieniach był niezłomny. Jeśli tak, odrzekł chłodno pan Spenlow, zwrócić muszę wszystkie me wpływy na córkę. Panna Marston sarknięciem Będącym pośrodku między westchnieniem a jękiem, potwierdziła to przedsięwzięcie. Od tego nawet wypadało zacząć. Spróbuję, ciągnął pan Spenlow, wpłynąć na córkę. Nie chcesz pan tedy, panie Copperfield, wziąć na powrót tych listów? Położyłem je na stole. Prosiłem go tedy, aby nie miał mi za złe, lecz listów tych przyjąć z rąk panny Marston nie mogę. Ani z moich, spytał pan Spenlow, ani z jego. Odpowiedź moja pełna była szacunku. Dobrze, rzekł tylko. Nastąpiło milczenie. Nie wiedziałem co począć: odejść czy pozostać. Poruszyłem się z miejsca i kierując ku drzwiom, miałem już wyrazić nadzieję, że postanowienia jego zmiękną może podczas mej nieobecności, gdy przemówił trzymając rękę głęboko wpuszczoną w kieszeń: Wiadome jest zapewne panu, panie Copperfield, że posiadam pewien fundusz. I córka moja najbliższą z całej rodziny i najukochańszą jest mi istotą. Pośpieszyłem zapewnić go z zapałem, że miłość moja nie miała podobnych pobudek. Nie posądzałem pana o to, panie Copperfield, odrzekł. Owszem, lepiej byłoby dla pana i dla nas wszystkich, jeśli byś był bardziej interesowny. To jest rozsądniejszy i mniej pochopny do tych młodocianych niedorzeczności. Tak. Po prostu i w innym celu powiedzieć chciałem, że wiadomym panu być musiało, że mam fundusz, który przekażę mej córce. Zapewne. Przypatrzywszy się zaś w trybunale najrozmaitszym zawikłaniom, jakie powstają z ogólnego niemal wstrętu ludzi, skądinąd najrozsądniejszych do robienia testamentu, musiałeś, pan, wnioskować, żem testament zrobił. Zapewne. Byłoby nie do darowania... Ciągnął pan Spenlow ze wzrastającym namaszczeniem, podnosząc się na palcach i opadając na pięty, potrząsając jednocześnie głową. Byłoby nie do darowania, jeśliby zamiary moje w tym względzie uzależnione były od jakiegoś przesądu. Byłoby to niewybaczonym szaleństwem, i względy podobne nie powinny więcej zaważyć od pióra na szali. Winienem wszelako. Jest to moim rodzicielskim obowiązkiem ochronić córkę od następstw wszelakich, nierozważnych w życiu kroków, jak na przykład niestosownego małżeństwa. Miał, żebyś pan, panie Copperfield, dopuścić, abym zmuszony był otworzyć zapieczętowaną już kopertę i choćby najmniejszą wprowadzić zmianę w tym, co od dawna postanowione zostało? Mówił to tak spokojnie, pogodnie, łagodnie, żem się czuł niemal wzruszony. Zrezygnowany był, ale też w postanowieniach stały, poważny, niewzruszony, a przejęty nimi. Zdawało mi się, że łzy ma w oczach. Cóż jednak miałem począć? Miałżem się wyrzec dory i własnego szczęścia? Gdy mi pozostawił tydzień do namysłu, miałżem go ponownie zapewnić, że ani tydzień, ani lat tysiące w uczuciach moich nie przyniosą żadnej zmiany? Tymczasem ciągnął pan z Narać się pan, panie Copperfield, z panną Trotwood lub z kim bądź doświadczonym i rozsądnym. Daję panu tydzień czasu. Nie było rady. Zapewniając o niezmienności mych uczuć, wyszedłem przeprowadzony ciemną, ściągniętą brwią panny Marston. Brwią mówię nie spojrzeniem. Gdyż brwi te najwydatniejszym były rysem jej twarzy, a wyglądała zupełnie tak jak niegdyś w bawialnym pokoiku w Blunderstone. Zdawało mi się, że wróciły pacholęce me nauki, a myśl mą, zdolności, wyobraźnie, znów dławi złowrogi wyraz brwitych i oczu, niby czarodziejskie zaklęcie. Gdy przyszedłem do kancelarii, i po zamienieniu powitań ze starym Tifejem i innymi usiadłem w swym kątku, rozmyślając o przepaści, co się pod mymi rozwarła stopy i w rozpaczy mej przeklinając sprawcę całej tej biedy, Dżipa, takim nie ogarnął niepokój dore. Że zrozumieć nie mogę, jakim sposobem wysiedziałem na miejscu, nie porwałem za kapelusz i nie poleciałem do Norwood. Sama myśl o tym, jak ją tam dręczyć i straszyć musiano, o łzach, które nieboraczka przelewała, Doprowadzała mnie do szaleństwa. Porwałem pióro i skreśliłem gorący list do pana Spenlow, błagając go, aby oszczędzał córkę i nie kazał jej pokutować za moją tylko winę. Błagałem go, by srogością nie łamał delikatnego tego, ustawicznej pielęgnacji wymagającego kwiecia. Na ogół, o ile pamiętam, list brzmiał tak, jak gdybym sam był ojcem Dory, a pan Spenlow okrutnym jakimś tyranem lub ludożercą. Zapieczętowany list położyłem na jego biurku i przez niedomknięte drzwi widziałem, jak wróciwszy, rozpieczętował i czytał. Przez cały jednak ranek nie wspomniał o tym ani słowa i dopiero wychodząc, wezwał mnie i upewnił, że się niepotrzebnie troszczę o szczęście i spokój jego córki. Upewnił ją, mówił, że wszystko to jest dzieciństwo i poprzestał na tym. Uważał siebie i istotnie był nim za nader pobłażliwego i tkliwego ojca. Mogłem więc oszczędzić sobie wszelkich w tej mierze niepokojów Upierając się przy swoim panie Copperfield, mówił Zmusisz mnie tylko do wysłania córki na czas pewien za granicę Oto wszystko Lepsze jednak mam o panu mniemanie Namyślisz się i uspokoisz Co zaś do panny Marston Potrąciłem bowiem pisząc o tę miłą damę Szanuję ją wielce i wdzięczny jej jestem za jej czujność, lecz zleciłem jej stanowczo, by nie dotykała słówkiem całego tego zajścia. Puśćmy to w niepamięć. O jedno upraszam pana, panie Copperfield, o to, abyś o tym zapomniał. Oto tylko. W kartce, którą pisałem do panny Mills, nie mogłem powstrzymać się od cytowania podobnych dzikich wymagań. Tylko tyle. Wymagano ode mnie, abym zapomniał Dorę. Tyle tylko. Błagałem panny Mills, aby się ze mną widziała tegoż jeszcze wieczoru, jeśli by zaś to nie mogło być z wiedzą i zezwoleniem jej ojca, aby raczyła przyjąć mnie tajemnie w izbie przy kuchni, gdzie stały magle. Pisałem jej, że bliski postradania zmysłów i ona sama tylko może mnie ratować. List cały utrzymany był w stylu, którego by się sam pan Mikober nie powstydził. Posłałem. Wieczorem zjawiłem się na ulicy przed zamieszkałym przez pannę Mills domem, i chodziłem tam i z powrotem, dopóki nie doczekałem się pokojówki. Wprowadziła mnie do kuchennej izby. Przekonałem się wówczas, że nic jednak nie przeszkadzało mi zadzwonić jak zwykle u drzwi wchodowych i wejść do salonu. Nic. Chyba tylko zamiłowanie panny Mills do tajemniczości i romantyczności. W kuchennej izbie oddałem się rozpaczy i wyrzekaniu. Wszak po to tylko przybyłem. Panna Mills otrzymała już kartkę od Dory. Wszystko odkryte, pisała Dora. Przybywaj, Julio, przybywaj. Panna Mills, przypuszczając, że jej nie dopuszczą do przyjaciółki, nie udała się do niej. Gubiliśmy się oboje na Sacharze. Panna Mills posiadała bogaty dobór słów i lubiła się nim popisywać. Zdawało mi się, że chociaż mieszała łzy swe z mymi łzami, rada była całej tej tragedii. Lubowała się nią, rozpływała. Przepaść, wedle słów jej, rozwarła się pomiędzy mną i dorą, i tylko miłość ponad przepaścią tą przerzucić mogła tęczowy most nadziei. Miłość skazana jest na cierpienia, i męczeństwo na tym padole łez takie już jej przeznaczenie. Ale serca, uwikłane w pajęcze sieci, muszą zerwać kiedyś więzy, a wówczas miłość zostanie pomszczona. Niewiele było wprawdzie w tym, co mówiła, pociechy, lecz po cóż zwodnicze żywić nadzieje. Czułem się bardziej jeszcze zrozpaczony. Lecz upewniłem pocieszycielkę mą, że jest jedyną pozostałą mi przyjaciółką. Postanowione zostało między nami, że nazajutrz rano panna Mills uda się do Dory i spojrzeniem, jeśli nie słowem, upewni tę ostatnią o mym przywiązaniu. Rozstaliśmy się smutni i przygnębieni. Co zresztą musiało w zupełności zadowolić pannę Mills. Wróciwszy do domu, zwierzyłem się ze wszystkiego ciotce. I pomimo, że mnie uspokajała, położyłem się zrozpaczony. Zrozpaczony też wstałem na zajutrz. Była to sobota. Udałem się do kancelarii. Zdziwiłem się, przyszedłszy tam. Posłańcy stali na ulicy, rozmawiając i spoglądając w zamknięte okna. Spiesznie wyminąłem ich i wbiegłem na schody. Stary Tyfy po raz pierwszy w życiu, zapewne, nie na swoim siedział krześle, trzymając kapelusz w ręku. Straszne nieszczęście, zawołał. Co? Cóż takiego? Pytałem. Pan Spenlow. Cóż się z nim stało? Umarł. W oczach mi pociemniało. Jeden z aplikantów posadził mnie, odwiązał krawat, podał wody. Jak długo to trwało, nie potrafiłbym powiedzieć. Zmarł. Obiadował wczoraj w mieście i wracając do domu sam powoził, wysławszy naprzód jak to zwykł był czynić stangreta. No i cóż, powóz wrócił pusty do domu. Konie zatrzymały się przed stajnią, służący wybiegli ze światłem. W pojeździe nie było nikogo. Konie poniosły czy co? Nie wiadomo. Nie były wcale zgrzane, mówił Tifej, nakładając okulary. Wyglądały tak zwyczajnie. Lejce były porwane wprawdzie. Cały dom się poruszył, wybiegli szukać. Znaleźli ją mile. Więcej niż o mile, poprawił jeden z młodszych aplikantów. A tak, masz pan rację, ciągnął pan Tyfej. Więcej niż o mile, tam, w pobliżu kościoła. Leżał przy drodze na wznak. Czy wyleciał, czy wyskoczył, czując się niedobrze, nie wiadomo. Nie wiadomo też kiedy skonał. Może i dyszał jeszcze, lecz już nie przemówił słowa. Pomoc lekarska była natychmiastowa lecz niestety bezskuteczna. Nie potrafię wyrazić wrażenia, jakie wieść ta wywarła na mnie. Nagłość w wypadku tego z człowiekiem, z którym łączyły mnie interesy i uczucia, to opustoszałe nagle i na zawsze miejsce w jego gabinecie, miejsce, na którym wyobraźnia moja rysowała go jeszcze. Za każdym skrzypnięciem drzwi zdawało mi się, że wchodzi. Te przyciszone mowy i opowiadania. Ci ludzie, wchodzący przez cały ranek, by się czegoś dowiedzieć, to ustawiczne powtarzanie, znanych mi już szczegółów. Wszystko to zrozumieją ci, co podobne przyzywali chwilę. Ach, sama śmierć jego budziła we mnie zazdrość. Ległbym w grobie z rozkoszą, by niepodzielnie zająć myśli i serce dory. Zazdrościłem zmarłemu jej uczuć. Jej żalu. Zazdrościłem i tym, co ją pocieszać mogli i łzy jej ocierać. Nie wiem, co bym dał, aby ją od wszystkich oderwać i sam być z nią w te dni smutku i żałoby. W podobnym, nie mnie tylko sądzę, znanym nastroju udałem się pod wieczór do Norwood. A dowiedziawszy się od służby, że znajduje się tam panna Mills, wróciłem i wysłałem ciotkę z listem do niej. W liście tym szczerze opłakiwałem śmierć pana Spenlow, prosząc pannę Mills... By zapewniła o tym Dorę, a i o tym także, że ojciec jej mówił ze mną z pobłażaniem, łaskawie, z tkliwością ojcowską, wspominając córkę. Pisząc to wyznajem, mniej miałem na celu pocieszyć strapioną, jak zmusić ją do myślenia o mnie. Sądziłem jednak, że tym samym czynię zadość sprawiedliwości wobec osoby zmarłego. Nazajutrz ciotka moja otrzymała odpowiedź. List adresowany był do ciotki. Odpowiedź mnie się tyczyła. Dora była w rozpaczy i na zapytanie przyjaciółki, co każe mi powiedzieć, wołała tylko: Och, ojczulku, kochany mój ojczulku. Nie zaprotestowała jednak, gdy panna Mills przesłała mi od niej pozdrowienia. Po paru dniach zjawił się w kancelarii pan Jorkins. Zamknął się na rozmowę z Tifejem. Po kilku chwilach tyfej uchylił drzwi, wzywając mnie. Och, zaczął pan Jorkins. Szukamy właśnie z Panem tyfej testamentu nieboszczyka. Próżno przerzucamy szuflady, teki. Może byś pan nam pomógł. Umierałem z niepokoju o dorę jej przyszłość, opiekę, jaką będzie miała, i tym podobne. Rozpoczęliśmy poszukiwania. Pan Jorkins otwierał szuflady jedną po drugiej, wytrząsał teki. Ja i Tyfej przeglądaliśmy papiery, odkładając na bok tyczące się prywatnych interesów nieboszczyka. Tych ostatnich było niewiele. Zadanie swe spełnialiśmy w milczeniu, z powagą, ciche zamieniając słowo, gdyśmy natrafiali przypadkiem na pieczątkę, ołówek, pierścionek lub inne, tym podobne, z pamięcią zmarłego, związane drobnostki. Przerzuciliśmy i opieczętowaliśmy kilka szuflad, gdy pan Jorkins przemówił, stosując do zmarłego, jak raz, Słowo w słowo to, co zmarły o nim zwykł był mawiać. Pan Spenlow był bardzo wymagający. Nie dawał się zwieść z raz wytkniętej sobie drogi. Sami to zresztą najlepiej możecie wiedzieć, lecz sądzę, że nie pozostawił testamentu. Wiem, że pozostawił, rzekłem. Obaj zatrzymali się i spojrzeli po mnie. Na kilka godzin przed śmiercią rzekłem. Mówił mi właśnie, że się od dawna z tym załatwił. Pan Jorkins i stary Tifey zgodnie potrząsnęli głowami. Nieobiecujące to, zauważył Tiffej. Wcale nieobiecujące, dorzucił pan Jorkins. Nie wątpi pan zapewne, począłem. Kochany panie Copperfield, przerwał mi Tifey, kładąc rękę na moim ramieniu i przemykając oczy. Gdybyś miał moje doświadczenie, wiedziałbyś że w żadnym wypadku ludzie tak mało nie zasługują na wiarę, jak w kwestii testamentu. Właśnie, wtrąciłem. Nieboszczyk tak samo utrzymywał. A, skończone, zadecydował Tifej. Teraz tu ręczyć mogę, że testamentu nie ma. Dziwne to mi się wydawało, niepojęte, bo okazało się, że istotnie testamentu nie było, a nawet o ile z pozostałych papierów można było wnosić. Nie było śladu, aby kiedy bądź nieboszczyk o tym myślał. Nie było ani szkicu, notatki, brulionu, nic zgoła. Niepojęte mi się też zdawało to, że stan interesów zmarłego nie wydawał się wcale zadowalający. Trudno było dojść, co komu kiedy opłacił, ile pozostał dłużnym, co posiadał. Owszem, zdawać by się mogło, że od lat już wielu sam dobrze o tym nie wiedział. Pomału doszliśmy do przekonania, że aby dorównać stopie będącej podówczas w modzie w commons, wydawał więcej, niż na to pozwalały skromne jego dochody i stracił osobisty, jeśli go kiedy bądź posiadał, fundusz. Pozostawała ruchomość w Norwood, a tyfy, nie domyślając się, jakie wszystko to posiadało dla mnie znaczenie, obliczał, że po zapłaceniu długów, nie licząc lub zmniejszając do minimum to, co winien był firmie, zostanie może jakie tysiąc funtów najwyżej. W sześć jakoś tygodni po śmierci mego pryncypała, a nie potrafię wyrazić ilem przecierpiał niepokoju, panna Mils donosiła mi jeszcze, że na każdą o mnie wzmiankę biedna moja mała dora odpowiadała tylko: Och, ojczulek! Drogi mój kochany ojczulek! Dowiedziałem się przy tym, że nie miała krewnych, oprócz dwóch starych ciotek, sióstr swego ojca, zamieszkałych w Petnej, które od lat kilku zerwały niemal zupełnie stosunki z bratem. Nie zaszło, jak to panna Mils utrzymywała, żadne nieporozumienie, lecz z okazji jeszcze chrzcin Dory zostały zaproszone tylko na herbatę, gdy ich zdaniem winny były zostać zaproszone na obiad i wówczas to odpisały że lepiej dla obu stron wszelkie stosunki przykrócić. Odtąd każdy poszedł swą drogą. Damy te wyłoniły się dopiero teraz z cienia, proponując Dorze, aby zamieszkała przy nich w petnej. Dora ściskając jej i płacząc, wołała Och tak! Niech ciocie zabiorą mnie i Julię Mills i Jeepa do petnej. Tam się też wszyscy wkrótce po pogrzebie udali. Jak znajdowałem czas na wycieczki do Petnej, powiedzieć nie potrafię. Dość, że często błąkałem się po tamtej okolicy. Panna Mills w imię łączących nas więzów przyjaźni prowadziła dziennik. Spotykaliśmy się czasem, a gdy nie mogła mnie widzieć, przesyłała mi stronnice, które odczytywałem w Commons i które przechowywałem niby skarb. Za przykład niech następne służą wyjątki. Poniedziałek. Biedna moja kochana Dora ciągle przybita. Ból głowy. Zauważyła, jak J jest wymuskany. D pieści J. Budzi to wspomnienia dając upust łzom. Czy łzy są istotnie rosą serca? JM. Wtorek D osłabiona i zdenerwowana. Prześlicznie blada. Czy nie zauważamy tego przy świetle księżyca? D. J, M i J używają przejażdżki. J wygląda przez okno i szczeka w ściekle, co wywołuje blady uśmiech na usta D. Z takich to ogniw składa się pasmo życia. J M. Środa. D. Stosunkowo weselsza. Śpiewałam jej, jako najodpowiedniejsze jej usposobieniu, wieczorne dzwony. Nie uspokoiło to jej. Owszem, przeciwnie, wywołało łzy. Zacytowałam wiersz o młodej gazeli, na próżno. J.M. Odwołałam się do cierpliwości i kamiennej rezygnacji. Czemu kamiennej? J.M. Czwartek. D. uspokaja się. Noc lepsza, na lica wracają barwy róży. Wzmianka o DC. Ostrożnie, z daleka. D wybucha płaczem. Och, Julio, złym, niegodziwym byłam dzieckiem. Uspokajają ją pieszczoty. Maluje obraz DC nad mogiłą. Nowe wzruszenie. Och, co począć, co mam począć? Weźcie mnie gdziekolwiek bądź. Przestrach. Demdleje. Woda z pobliskiego wyniesiona zajazdu. Poetyczny zbieg okoliczności. Mozaikowa rączka u drzwi kawiarni. Jak mozaikowe jest życie ludzkie. Ach. M Piątek. Dzień pełen zdarzeń. W kuchni zjawia się posłaniec za bucikami. Służąca odpowiada, nie rozkazano. Człowiek ten upiera się przy swoim. Służąca zostawia go w kuchni z J i idzie się dowiedzieć. J nie ma. D w rozpaczy. Posyła na policję. Nieznajomego poznać można po dużym nosie. Ramiona jak poręcz na moście. Poszukiwania. J wciąż nie ma. D płacze niepocieszona. Wzmianka o gazeli, ale bezskuteczna. Pod wieczór zjawia się jakiś chłopak. Wprowadzają go. Nos duży, ale ramiona niepodobne do poręczy. Żąda nagrody. Wie, gdzie pies się znajduje. Bliższych szczegółów odmawia. Opłacony wiedzie kucharkę do sąsiedniego domu, gdzie znajdują J przywiązanego za łapkę do nogi stołu. Radość D, która skacze około J jedzącego wieczerze. Ośmielona szczęśliwym obrotem rzeczy. Wspominam znów. D. D. Wybucha płaczem i woła. Och, nie, nie, nie. Nie powinnam myśleć o niczym, oprócz biednego mego ojczulka. Ściska J. i szlocha. Zasypia wreszcie. D. Niech ufa skrzydłom czasu. J. M. Panna Mills i jej dziennik. Była to jedyna moja w owe dni pociecha. Ujrzeć tę, która na krótką przedtem chwilę widziała Dore. Czytać imię Dory na stronnicach jej dziennika, boleć z nią i przez nią, było mą jedyną rozkoszą. Zdawało mi się, żem zamieszkał w pałacu na lodzie, który roztopniał, pozostawiając wśród ruin tylko mnie z panną Mills, że zły czarodziej jakiś zarysował magiczne koło wokół niewinnej boginki mych myśli, pozostawiając mi owe skrzydła czasu jedyną śmiertelników pociechę. Rozdział 39. dziewiąty. Wickfield i Hip. Ciotka przerażona zapewne moją rozpaczą, zdecydowała, abym jechał do Dover pod pretekstem dowiedzenia się, jak tam stoją rzeczy z wynajętym wiejskim jej domkiem i zawarcia nowej zdzierżawcą umowy. Janet weszła w służbę u doktorowej Strong, gdzie ją codziennie widywałem. Zrazu niechętnie opuszczała Dover. Czy pomna zasad, w których była ćwiczona, nie wiem. Owszem, posądzam, że odmówiła starającemu się o jej rękę sternikowi, dlatego jedynie, że się jej nie podobał. Chociaż ciężko mi było rozstać się z panną Mills, rozumiałem, dlaczego ciotka pragnie wydalić mnie z Londynu, a nadzieja spędzenia kilku godzin z Agnieszką uśmiechała mi się obietnicą ukojenia. Porozumiewawszy się tedy z doktorem Strągiem co do trzydniowej nieobecności, doktor zwolniłby mnie nawet na czas dłuższy, lecz na to nie stawało mi odwagi. Zdecydowałem się jechać. Co do Komons, nic mnie tam nie wstrzymywało. Prawdę mówiąc, nie posiadaliśmy osobliwej wziętości wśród proktorskich sław i spadaliśmy coraz niżej. Interesy pod kierownictwem pana Jorkinsa słabły, a chociaż pan Spenlow ożywił je, był bardzo, nie zdołał jednak oprzeć kancelarii na trwałych podstawach. To też ostatnia katastrofa zachwiała interesy zupełnie. Czułem to i rozumiałem. Pan Jorkins, mimo powagi swej firmy, był człowiekiem spokojnym, obojętnym, leniwym. Związany z nim opłakiwałem coraz więcej zaprzepaszczone w tym interesie pieniądze mej ciotki. I nie na tym koniec. Commons osaczone było pokątnymi doradcami. A i takimi, co nadużywali lub nadużywać pozwalali swej proktorskiej godności. Przyciśnięci potrzebą, powiększyliśmy tę bandę, korzystając z usług pokątnych doradców w nadziei, że nam spraw nastręczą. Świadectwa do zamęścia i tym podobne błahostki opłacały się nam stosunkowo najlepiej. Faktorzy rozstawieni zostali po wszystkich przejściach dla łapania przechodniów w żałobie lub o zafrasowanym wyglądzie. Zlecenie to spełniane było tak skrupulatnie, że mnie samego zaczepiono parę razy, psuwając w rękę adres naszej kancelarii. Powstawały stąd częste nieporozumienia i nasz własny faktor służył przedtem szynku. Chodził przez kilka dni z podbitym okiem. Inny znów porwał gwałtem jakąś damę w żałobie, ciągnąc ją do adwokata, w którego służbie pozostawał. Parę razy podobnych przyprowadzono mi jeńców. Co do świadków w sprawach małżeńskich, doszło do tego, że interesanci padali ofiarą silniejszego. Jeden z naszych aplikantów zwykł był siadywać w kapeluszu, by gdy zajdzie potrzeba, czym prędzej mógł dostarczyć żądanych świadków. Faktorstwo to utrzymało się, sądzę, po dziś dzień. Ostatni raz gdym tamtędy przechodził, krępy jakiś jegomość w białym fartuchu wpadł na mnie i szepcząc świadectwo do ślubu. Gotów był ciągnąć do swego adwokata. Ale wracajmy do Dover. W wiejskim domku wszystko zastałem w porządku. Mogłem nawet pocieszyć ciotkę zapewnieniem, że nowi mieszkańcy wierni jej zleceniom zawzięcie wojują przeciw oślarzom i osłom. Po załatwieniu spraw miejscowych wybrałem się wczesnym porankiem do Canterbury. Zima wróciła, a chłodne wietrzne powietrze, spadające płatki śniegu, orzeźwiły mnie nieco. Wchodząc do Canterbury, doznałem kojącego wrażenia na sam widok starych, znanych mi ulic. Te same co dawniej napisy, nazwiska i znane twarze. Jakże dużo, dużo zdawało mi się ubiegło czasu, odkąd byłem tu w szkołach. Dziwiłem się tylko, że odtąd tak niewiele tu zmian zaszło, zanim spostrzegłem, jak mało sam się zmieniłem. Dziwne, lecz kojący wpływ Agnieszki Zdawał się przenikać nawet zamieszkałe przez nią miejsca Sędziwe wieżyce katedry, krakanie wron Zwiększające bardziej od ciszy samej Wrażenie samotności Otwarte bramy zawalone dawno spadłymi z cokołów posągami Głębokie framugi stuletnimi owinięte bluszczami Stare domy, sielankowe Na pola otwierające się widoki Ogrody i sady wszystko to owiane było dziwnym, spokojnym jakimś urokiem. Przybywszy do domu pana Wickfielda, na dole w pokoju, w którym przedtem pracował Jurajach, zastałem pana Mikobera, z piórem w ręku. Odziany czarno, szeroki i barczysty, szczupłą wypełniał izdebkę. Ucieszył się i zmieszał, nieco widząc mnie. Chciał natychmiast wieść mnie do Jurajacha, na co się wszelako nie zgodził. Znamy się z dawien dawna z tym starym domem, rzekłem. Sam trafię gdzie mi potrzeba. Jakże się panu wiedzie w nowym zawodzie? Kochany Copperfieldzie, rzekł, dla człowieka obdarzonego bujną imaginacją, prawnicza drobiazgowość jest nieco nużąca. Nawet przy korespondencji niepodobna popuścić wozy wyobraźni i dać się rozwinąć stylowi. Poza tym zawód to szczytny. Szczytny zawód. Poznajmił mi, że zamieszkał w dawnym mieszkaniu Jurajacha i że pani Mikołber będzie uszczęśliwiona, przyjmując mnie pod własnym dachem. Skromne to progi, mówił, że użyję ulubionego wyrażenia mego przyjaciela Hipa. Skromne progi. Pierwsze szczeble wysokiej drabiny. Spytałem go, czy istotnie zadowolony jest z opieki Hipa. Obejrzał się na drzwi, a widząc, że zamknięte, odpowiedział głos zniżając. Kochany Koperfildzie, człek pracujący pod naciskiem pieniężnych zobowiązań bywa zwykle ofiarą pewnych niedogodności. Konieczność ubiegania się o zaliczkę niedogodności tych nie umniejsza, bynajmniej. To tylko powiedzieć mogę, że zacny przyjaciel, mój hip, odpowiada nadziejom, których wymieniać zresztą nie potrzebuje, w sposób przynoszący zaszczyt zarówno jego głowie, jak i sercu. Nie sądziłem, aby posiadał materialne środki, zauważyłem. Daruj mi, proszę, rzekł pan Mikołber, przygryzając wargi. Mówiłem z przekonaniem. Cieszę się, żeś pan nabrał tak zadowalających przekonań. Wdzięczny ci jestem, kochany Copperfieldzie, odrzekł i natychmiast zanucił ulubioną jakąś piosenkę. Często widujesz pan pana Wickfielda? spytałem. Niezbyt często odparł z pewnym lekceważeniem. Człek to zapewne najzacniejszy, ale. ale za przestarzały. Czy czasem nie dzięki swemu wspólnikowi? Rzekłem. Pozwól, kochany Copperfieldzie, ozwał się po chwili zmieszania, pozwól, że pewną uczynię uwagę. Cieszę się tu zaufaniem. Ale na dotykanie tematów pewnych nie pozwalam sobie, nawet z panią mikołber przez tyle lat towarzyszką mej doli i niedoli. Otóż pozwolę sobie zauważyć, że przyjaznym naszym zwierzeniom powinna zostać wytknięta pewna granica. Tak, pewna granica. Po jednej stronie pozostawimy to wszystko, co jest potrzebą wymiany umysłowej i serdecznej, po drugiej to, co się tyczy spraw i interesów Wickfield i Hip. Sądzę, że nie obrażę młodego mego przyjaciela, proponując mu zachowanie rzeczonej granicy. Chociaż dostrzegłem zaszłe w nim zmiany, dające wiele do myślenia o nowo obranym zawodzie, nie mogłem się obrazić za to, co mówił. Upewniłem go o tym. Jeszcze lepiej, kochany przyjacielu, rzekł, ściskając mi dłonie. Co to panny Wickfield? Uważam ją za kobietę ze wszechmiar wielką. Uosobienie to wdzięku, dobroci i rozumu. Na honor, kończył, całując końce swych palców i skłaniając ze szlachetną powagą głowę, Na honor, doskonalszej nie znam kobiety. Cieszę się tym, rzekłem. I gdybyś nie zapewnił, był nas, ciągnął dalej, w pamiętne owo popołudnie, że ulubioną twą literą jest D, sądziłbym do prawdy, że A być nią powinna. Któż z nas nie doznał w życiu takiego wrażenia, jak gdyby to, co mówi lub czyni, słyszy lub widzi, było powtórzeniem rzeczy mówionych, słyszanych, widzianych, dokonanych kiedyś już, kiedyś. Jak gdyby otaczające nas osoby, przedmioty, dźwięki z odległej, odległej przeszłości wyłaniały się jak echo. Odbicie jakieś. Nigdy żywiej jak w tej chwili nie doznałem potem tego wrażenia. Pożegnałem więc Mikołbera, zlecając mu tysiące ukłonów dla żony i dzieci, pozostawiając go z piórem w ręku, kiwającego głową, czułem wyraźnie, że pomiędzy nim a mną stanęło coś, co zmieniało doszczętnie charakter uprzednio pomiędzy nami istniejącego stosunku. Nikogo nie zastałem w salonie. Nikogo! Oprócz śladów przebywania tam pani Hip. Uchyliłem drzwi do pokoju Agnieszki. Siedząc przed staroświeckim pięknym biurkiem, pisała, podniosła głowę. Co za szczęście wywołać słodki uśmiech, podobny temu, co ją opromienił całą. To spojrzenie, to serdeczne powitanie. Agnieszko, mówiłem, siadając przy niej, jakże mi ciebie brakło w ostatnich czasach. Doprawdy, znów zawołała. Skinałem głową. Nie wiem, jak to się dzieje, mówiłem, lecz gdy znajduję się z dala od ciebie, brak mi czegoś. Zdawien dawna przywykłem, abyś myślała za mnie. Nie umiem się obejść bez rady twej i pomocy. O co ci idzie? spytała. Nie tak łatwo to powiedzieć. Wszak umiem być wytrwały, prawda? Oczywiście, odrzekła. I cierpliwy. Pytałem bardziej nieśmiało. Tak, prawie, zaśmiała się Agnieszka. A jednak gryzę się, martwię, potrzebuję zachęty, podpory. O co ci zatem idzie? spytała ze słodką powagą. Oto, przybyłaś, pamiętasz, do Londynu i znalazłem natychmiast w tobie potrzebne oparcie. Przybyłem tu i dość mi było spojrzeć na ciebie, by się uspokoić. Otaczające mnie i niepokojące okoliczności najmniejszej nie uległy zmianie, lecz ja to zmieniam się nie do poznania pod wpływem. Twojej Agnieszko obecności. Wytłumacz mi, jak to się dzieje? Głowę miała spuszczoną. Zapatrzyła się w płonący na kominku ogień. Nic w tym nie ma nowego, ciągnąłem. Powtarza się to od lat tylu, w większych i mniejszych rzeczach. Dawniej frasowały mnie drobnostki dziś sprawy wielkiej wagi, lecz dawniej czy dziś. Frasunek czuję tylko z dala od przybranej mej siostrzyczki. Podniosła głowę i anielskie spojrzenie. Ucałowałem podaną mi rękę. Gdy nie mam cię, Agnieszko, przy sobie, głowę tracę i tysiące popełniam niedorzeczności. Przy tobie czuję się ukojony, szczęśliwy. Jak pielgrzym u celu podróży znajduje spoczynek. Czułem tak głęboko, co mówił, że mi łzy wzbierały w głosie i napływały do oczu, które zakryłem dłonią. Jakie we mnie w tej chwili walczyły sprzeczności? Częściej, niż się zdawać może rozdzierające serca i życie ludzkie, o ile szczęśliwszy byłbym idąc za tajemniczym, i zgłuszonym serca głosem nie wiem. Wiem to tylko, że mi istotnie przeagnieszce spokojnie było, pogodnie, błogo, godnym swym siostrzanym, tkliwym zachowaniem, cichym, dźwięcznym głosem, wpływem swym, który z miejsc przez nią zamieszkałych święte jakieś czynił przybytki. Uspokoiła mnie. Opowiedziałem jej o wszystkim, co zaszło od ostatniego naszego spotkania. Widzisz, rzekłem kończąc, na ciebie tylko mogę liczyć. Ależ nie na mnie odrzekła z uśmiechem nie na mnie chyba, a na inną. Myślisz o Dorze najpewniej. Widzisz to, Agnieszko nie mówiłem ci jeszcze, że Dora jest raczej jakże to powiedzieć yy. Nie to, aby polegać na niej nie było można, o nie, lecz jest raczej nieśmiałym, bojaźliwym, delikatnym stworzeniem. Niepraktyczna przy tym. Jeszcze przed śmiercią ojca, gdym wyznawał jej wszystko, ale pozwól, niech ci to opowiem. Opowiedziałem Agnieszce szczegółowo rozmowę mą z Dorą i nie omieszkałem wspomnieć o kucharskiej książce, jako też o rachunkach i gospodarstwie. Żadnego zgoła nie ominąłem szczegółu. Och, trotwood! Uśmiechnęła się Agnieszka. Zawsze ten sam. Zawsze chcesz płynąć przeciw prądowi. Po co ten pośpiech? I to jeszcze z tak nieśmiałym, niepraktycznym dziewczęciem. Biedna Dora! Nie zdarzyło mi się słyszeć słów łagodniejszych i bardziej pobłażliwych. Zdawało mi się, że ją widzę obejmującą i całującą Dorę, a w tym udzielaniu opieki Dorze. Mieściła się jakaś łagodna dla mnie nagana. Zdawało mi się, że widzę Dorę tulącą się do Agnieszki, skarżącą się na mnie z dziecięcym uroczym grymasem. Serce moje przepełnione było wdzięcznością i uwielbieniem dla Agnieszki. W olśniewającej perspektywie widziałem obie je razem, złączone przyjaźnią, dopełniające się wzajemnie. Więc jakże mam postępować? pytałem, odrywając wzrok od ognia a myśl od jasnej tej perspektywy. Co mam teraz czynić? Sądzę, odrzekła Agnieszka, że obowiązkiem twym jest zwrócić się wprost do pań, co ją wzięły pod swą opiekę. Tajemniczość nieszlachetnie wygląda w podobnych wypadkach, tak mi się zdaje. I tak jest zapewne, jeśli ci się tak zdaje, odrzekłem. Nie posiadam potrzebnego w podobnych razach doświadczenia, mówiła wahając się. Lecz czuję. Tak wyraźnie czuję, że tajemniczość ta niegodna jest ciebie. Mnie niegodna, boję się, Agnieszko, czy nie za wysokie masz o mnie wyobrażenie. Niegodna ciebie i poczciwej twej natury, powtórzyła. Otóż na twym miejscu napisałabym do tych dwóch pań, opisałabym szczerze, otwarcie, jak to było, i prosiłabym o pozwolenie bywania w ich domu i starania się pod ich okiem o rękę Dory. Zważając na młode twe lata i pozycję, którą masz jeszcze do zdobycia w świecie, zgodziłabym się, będąc na twym miejscu, na wszelkie stawiane przez nie warunki. Prosiłabym, skoro to uznają za stosowne. Nie byłabym, dodała łagodnie, zbyt natarczywa ani gwałtowna, licząc zresztą na własną wierność i wytrwanie, a i na dorę. Ale zarzuciłem... Jeśli zaczną straszyć Dorę, grozić jej, a ona znów będzie płakać i wspomnieć o mnie nie zechce, jestże to możliwe? Pomyśl, uśmiechnęła się Agnieszka. Tak, odrzekłem, nieboraczka jak ptasze pieszczotliwa. Zresztą kto wie, jakie są te dwie stare panny. Stare panny bywają tak dziwaczne. Nie zdaje mi się, rzekła, wznosząc na mnie jasne swe spojrzenie, zresztą nie zastanawiałabym się nad tym. Na Twoim będąc miejscu, myślałabym po prostu o tym, jak postąpić wypada, i tak bym postąpiła. Rozmowa ta rozproszyła wszelkie me wątpliwości. Lżej mi się zrobiło na sercu, chociaż rozumiałem całą rozciągłość przedsiębranego kroku. Po południu, siedząc przy biurku Agnieszki, układałem list do opiekunek Dory. Przedtem jednak zszedłem na dół, aby powitać pana Wickfielda i Juraja Hahipa. Tego ostatniego zastałem w nowej. Świeżo otynkowanej w ogrodzie wybudowanej kancelarii. Marnie wyglądał wśród stosów ksiąg i papierów, przywitał mnie w zwykły sobie sposób, łasząc się i upewniając, że nie słyszał o mym przybyciu od pana Mikołbera, o czym zresztą pozwalam sobie powątpiewać. Powiódł mnie do gabinetu pana Wickfielda, ogołoconego, z wielu dawniej zapełniających go a teraz Jurachowi służących przedmiotów. Stanąwszy przed kominkiem, i kościstą ręką pocierając podbródek, zdawał się nie baczyć na moje z byłym jego pryncypałem powitanie. Zostaniesz u nas, prawda, przez cały czas twego tu pobytu, mówił pan Wickfield, spoglądając na Jurejacha. Nie wiem, czy będzie miejsce, spytałem. Z przyjemnością, paniszu. Ach, przepraszam, stare przyzwyczajenie, przepraszam. Z przyjemnością ustąpię Panu dawnego jego pokoju, który obecnie właśnie zajmuje, ozwał się, krzywiąc, Jurajach. Nie, nie, nie trzeba, po co masz się krępować, wtrącił pan Wickfield. Znajdzie się inny pokój. Och! Nie zrobiłoby mi to żadnej przykrości, upewniał Jurajach. Owszem, z przyjemnością, z przyjemnością. Przerwałem niemiłe te wylewy uczuć, upewniając, że zostanę pod warunkiem, jeśli mi dadzą inne jaki bądź pokój. Rzecz tę załatwiwszy. I pożegnawszy wspólników, wróciłem na górę. Spodziewałem się zastać Agnieszkę samą, lecz pani hip prosiła o pozwolenie dotrzymania nam towarzystwa pod pretekstem, że pokój Agnieszki jest cieplejszy, a reumatyzm dokucza jej srodze. Z całą przyjemnością wyrzuciłbym babę wraz z jej reumatyzmem na cztery wiatry, lecz nie było rady. Zmuszony byłem powitać ją uprzejmie, rozpytując o zdrowie. Najpokorniej panu dziękuję, mówiła. Niewiele mi potrzeba. Bylebym była spokojna o mego Jurajacha. Jakże go pan zastał? Jak mój Jurajach wygląda? Wyglądał tak marnie jak zawsze. Odpowiedziałem więc, że nie dostrzegłem w nim żadnej zmiany. Więc nie zauważył pan żadnej zmiany. Ośmielę się być innego zdania. Nie zauważył pan, jak zmizerniał nieborak? Nie zdaje mi się, odrzekłem. Och, bo pan nie patrzył macierzyńskim okiem zawołała. Oko to złowrogie dla każdego oprócz syna. Kochali się nawzajem istotnie. Prześliznąwszy się po mnie, spoczęło na Agnieszce. A pani, panno Wickfield, czy też nie zauważyła, jak jest zmieniony, jak wychudł biedaczek? pytała pani hip. Nie zauważyłam odpowiedziała Agnieszka, nie odrywając oczu od roboty. Sądzę, że się pani zbytecznie troszczy. Pani Hip westchnęła głęboko, zająwszy się robieniem pończochy. Nie opuściła nas na jedną chwilę. Przybyłem wcześniej i pozostawało jeszcze kilka godzin do obiadu, lecz nie ruszyła się z miejsca, migając szydełkiem z monotonią przelewającego się w klepsydrze piasku, ani na chwilę nie opuściła kominka. Usiadłem za biurkiem. W pobliżu, za panią Hip, usiadła z robótką Agnieszka. Gdy układając list do ciotek Dory, podniosłem oczy, spotkałem anielską twarz, słodkie spojrzenie dziewczęcia, lecz czułem jednocześnie złowrogie, na obojgu nas ciążące, nas oboje śledzące oko wiedźmy, opadające szybko przy zetknięciu się z moim. Zdawało mi się, że wiąże zdradliwą sieć, a siedząc tak przed ogniem, podobna była do czarownicy miotającej złowrogie zaklęcia. I w czasie obiadu nie spuszczała nas z oka. Po obiedzie przyszła kolej na syna, i gdyśmy zostali sami z panem Mójkwildem, przylgnął do mnie aż do znudzenia. W salonie czekała mnie znów matka. Było to nie do zniesienia. Usiadła przy fortepianie, gdy Agnieszka grała, prosząc o jakąś ulubioną przez syna. Poziewał on wtedy w najlepsze balladę. Oglądała się ciągle na niego i upewniała, że jest zachwycony. Zresztą cokolwiek mówiła. Miała zawsze jednaka na celu. Widocznie, naznaczone sobie spełniała zadanie. Tak szedł cały wieczór. Matka i syn, jak dwa nietoperze, zawiśli nad tym domem, omraczając go plugawymi skrzydłami. Gniewało to mnie i gryzło. Noc miałem niespokojną. Nazajutrz rozpoczęły się te same stróżowania, wraz z tą samą pończochą. Nie mogłem ani przez kwadrans porozmawiać sam na sam zagnieżką. Zaledwie zdołałem pokazać jej mój list. Prosiłem, by wyszła przejść się ze mną, lecz pani hip jednocześnie zaczęła uskarżać się na reumatyzm i jękami zmusiła ją do dotrzymania sobie towarzystwa. O zmroku wyszedłem sam, rozmyślając, czy wypada mi skrywać dalej przed Agnieszką to, z czym mi się Urach zwierzył w Londynie. Chwila każda wzmagała mą niepewność. Wyszedłem za miasto, dobrze znaną mi ścieżką. W zmroku dostrzegłem przechodnia. Był to Uriah Heep. Doganiał mnie. Co takiego? Spytałem. Ależ pan prędko chodzi, zauważył. Mam nogi nie od parady, a jednak ledwo pana dogonił. Dokąd? Spytałem. Tam, gdzie i pan, panie Copperfield, jeśli pan nie pogardzi, towarzystwem starego znajomego. Mówiąc to i wykrzywiając się, szedł obok mnie. Panie Copperfield, szczerze mówiąc i bez obrazy, Wyszedłem na przechadzkę, by uniknąć ciągłego towarzystwa, na jakie jestem skazany. Spojrzał na mnie spodełba. Pan ma na myśli mateczkę, panie Copperfield. Nie zaprzeczam temu. Aha, ale bo, widzi pan, położenie nasze jest tak skromne. Wiemy o tym, wiemy. To też zmuszeni jesteśmy czuwać, by nas kto czasem nie uprzedził. Zresztą, dodał zuchowato... W miłości, jak w polityce, wszystkie środki są dozwolone. Podnosząc pomału kościste ręce, pocierał pod bródek, chichocząc z cicha. Nigdy jeszcze nie był podobniejszy do złośliwego pawiana. Bo to, widzi pan, panie Copperfield, ciągnął chichocząc i kiwając głową. Niebezpieczny z pana współzawodnik. Niebezpieczny. Czy z mego to powodu osadczyłeś pannę Wickfield i we własnym ją domu szpiegujesz? spytałem. Ostre to słowa, panie Copperfield. Rozumiej je, proszę, jak ci się podoba i domyśl się, co znaczą. Bynajmniej pańska to rzecz, panie Copperfield, nadawać im znaczenie. Sądzisz wtedy, mówiłem siląc się na spokój przez wzgląd na Agnieszkę, że mi panna Wickfield jest milszą niż mogłaby być rodzona siostra? Ha, odrzekł. Mógłby mnie odpowiadać na podobne pytanie? Może tak, może i nie. Nie, nie spotkałem się nigdy jeszcze z podobnym spojrzeniem. Było to spojrzenie upiora. Cóż dalej? Rzekłem. Tedy panna Wickfield, Agnieszka, zawołał przekrzywiając się i wijąc. Moja Agnieszka, czemu jej pan nie nazywasz po imieniu? Niech ją nieba strzegą, mruknąłem. O, dzięki. Dzięki za to życzenie. Zmuszony zatem jestem wyznać ci to, co w każdym innym razie wyznałbym chyba tylko przed Jackiem Catch. Przed kim? spytał, odchylając dłonią ucho i przechylając się ku mnie. Przed Katem. Rzekłem, gdyż widok jego nasunął mi mimowolnie to porównanie. Wiedz zatem, że jestem zaręczony z inną. Cóż, zadowala cię to? Czy pod słowem honoru? pytał. Byłem tak oburzony, że się zawahałem. Porwał tymczasem mą rękę i wstrząsnął nią wołając – O, panie Copperfield, panie Copperfield! Czemuś mi się nie zwierzył tego wieczoru, w którym otworzyłem panu me serce, pamiętasz pan? Tego pamiętnego wieczoru, kiedyś mi udzielił noclegu na kanapie przed kominem. Gdybym wiedział, odwołałbym ręczę za to mateczkę. – Wszak mi pan wybaczysz tę ostrożność – Miłość jest podejrzliwa i jaka szkoda, jaka wielka szkoda, że śmi się pan wtedy nie zwierzył. Nastręczałem panu sposobność, ale pan nie zaszczyciłeś mnie swym zaufaniem. Nie, nigdyś pan mnie nie lubił, ja to tylko lubiłem zawsze i lubię pana. Mówiąc to potrząsał ciągle moją dłoń swymi wilgotnymi, zimnymi palcami. Nie mogłem jej wycofać. Trzymał ją pod rękawem swego fioletowego płaszcza, wiodąc mnie pod ramię. Może byśmy wrócili, rzekł, skręcając ku miastu, nad którym wznosił się srebrny sierp miesiąca na nowiu. Zanim skończymy raz na zawsze z tym tematem, rzekłem, długie przerywając milczenie. Chcę, abyś wiedział, jak dalece uważam Agnieszkę za cel niedościgły dla twych marzeń. Nie bliższą jest zaiste ciebie od tego tam miesiąca. Czy tak, rzekł. Niechże się pan przyzna, panie Copperfield, że mnie pan nigdy nie lubił. Chociaż ja, ja zawsze miałem dla pana najwyższą sympatię. Zawsze mnie pan uważał za pokorniutkie, niziutkie, niegodne stworzenie. Nie lubię fałszywej pokory. Czy tak? Ależ pan nie wiesz doprawdy, jak dalece skromne jest moje pochodzenie. Ojciec i ja wychowani zostaliśmy w ludowej szkółce, a i matka wychowanie zawdzięcza publicznemu miłosierdziu. Wpajano w nas pokorę, wpajano od rana do nocy, uczono nas pokory względem tego i owego. Musieliśmy pilnie baczyć, aby nie przekroczyć nigdy naznaczonych nam granic, ustępować z drogi możniejszym i dostojniejszym. A któż nie był możniejszym i dostojniejszym od nas, biedaków? Pokorą ojciec zdobył sobie stanowisko pedla, pokorą zdobył miejsce za Chrystiana. Znano go z tej strony, a ojciec mawiał mi ustawicznie: pokorny bądź synu, pokora niebiosa przebija. Miał rację, ojczulek. Po raz pierwszy dopiero zauważyłem, że ta przybrana pokora istotnie dziedziczna być może. Podziwiając jej kwiecie, nie myślałem wcale o nasieniu. Dzieckiem jeszcze będąc, ciągnął Jurajach, przekonałem się, co pokora może. Pokornie zjadałem najskromniejsze kęski i pokornie zatrzymałem się na stosunkowo niskim stopniu nauk, mówiąc sobie basta, czy pan pamięta, panie Copperfield, jak mi się pan ofiarował z lekcjami łaciny. Nie przyjąłem, pokora mi nie dozwoliła. Nieboszczyk ojciec mawiał Ludzie lubią czuć swą wyższość, uniżaj się. Uniżałem się więc, uniżam. Zyskałem tym trochę władzy. Mówił to, wiem, gdyż widziałem twarz jego w blasku księżyca. Mówił, aby mnie ostrzec, że władzy tej użyje w potrzebie. Nie, nigdy ani przez chwilę nie wątpiłem o jego zręczności i przebiegłości, lecz teraz dopiero zrozumiałem całą jej rozciągłość. Zrozumiałem, jak go to długie upokorzenie się uczyniło niskim, zaciętym. Tyle było korzyści z owych zwierzeń, że wypuścił mą rękę ze swych zimnych, wilgotnych dłoni, pocierając z zadowoleniem brodę. Szliśmy obok siebie, lecz już nie pod ramię, nieliczne tylko zamieniając między sobą słowa. Czy to uczynione zwierzenia, czy też inne względy wprawiły go w wyborny humor, ale przy stole był rozmowniejszy. Zapytywał matkę, czy nie znajduje go za starym na kawalerski stan, spoglądając przy tym na Agnieszkę w taki sposób, że z przyjemnością połamałbym mu żebra i wypchnął, gdybym mógł, za drzwi. Gdyśmy mężczyźni pozostali sami, wpadł w lepszy jeszcze humor, że zaśpił mało lub wcale. Upojenie jego pochodziło widać z wewnętrznych pobudek. Pewien był wygranej, a obecność moja Zdawała się go ośmielać. Zauważyłem już przedtem, że zachęcał pana Wickfielda do libacji. Rzucone mi przez odchodzącą Agnieszkę wymowne spojrzenie skłoniło mnie do zaproponowania tym panom, zaraz po pierwszym kieliszku, abyśmy udali się do salonu. Ubiegł mnie Uriah. Rzadko mamy przyjemność widywać miłego naszego gościa – Zwrócił się do siedzącego naprzeciw siebie pana Wickfielda. Może byśmy za pozwoleniem pańskim wypili jego zdrowie. Zdrowie pańskie, panie Copperfield. Zmuszony byłem dotknąć zimnej i śliskiej, wyciągniętej ku mnie dłoni. Z odmiennym bardzo uczuciem uścisnąłem drżącą dłoń jego wspólnika. A teraz, kolego, mówił Uriah. Jeśli mi wolno nazywać tak pana, panie Wickfield... Czyje mamy pić zdrowie? Piliśmy zdrowie mej ciotki, pana Dika, Commons. Jurajaha piliśmy dwukrotnie. Biedny pan Wickfield rozumiał swą słabość. Zdawał się być nią upokorzony w oczach Jurajacha, Widocznie też pragnął mu we wszystkim dogodzić. Pomijam triumf tego ostatniego. Widoczne niemal naigrawanie się ze starca i nieszczęsnego jego nałogu. Pomijam wszystko to, gdyż serce mi się ściska na samo wspomnienie, a pióro odmawia posłuszeństwa. A teraz kolego, mówił Jurajach, moja za pozwoleniem waszym kolej. Wnoszę toast na cześć tej, co jest ozdobą płci swojej. Ojciec Agnieszki trzymał właśnie w ręku wypełniony po brzegi kielich. Postawił go na stole. Podniósł wzrok, nawiszący na ścianie, a tak do córki podobny portret. Potem zakrył oczy ręką i opuścił głowę. – Czymże jestem, by wznosić ten toast? – mówił Uriah. – Ośmiela mnie jeno przywiązanie moje, uwielbienie bez granic. Żadna w oczach mech zadawana tortura biednemu starcowi nie wzruszyłaby. Nie oburzyła mnie tyle, co to wewnętrzne cierpienie to upokorzenie, które zdawał się powstrzymywać z zaciśniętymi na czole dłońmi. Agnieszka, to Agnieszka Wickfield ciągnął Jurajach nie podnosząc oczu i może nieświadom tego, co czyni. Jest, że się ośmielę tak wyrazić, ozdobą płci swojej. Wszak mogę wyznać to pomiędzy nami. Jest ona chwałą dla ojca, a dla męża nie. Nie potrafię wyrazić jęku. Z jakim pan Wickfield porwał się z miejsca. Co to? spytał blednąc w Co to? Nie postradałeś pan przecież zmysłów, panie Wickfield. Jeśli powiem, że pragnę uczynić pańską Agnieszkę moją Agnieszką, mam co najmniej takie, jak i każdy inny prawo wyrazić to życzenie. Ośmielę się nawet powiedzieć, że większe niż kto bądź mam do tego prawo. Obejmowałem starca, błagając go i w imię córki zaklinając, aby się uspokoił. Sądziłem istotnie, że zmysły postradał, rwał włosy, wydzierał mi się, milcząc i nie chcąc nawet spojrzeć na nikogo, rzucał się blady, pomieszany. Straszny to był widok. Błagałem go, aby się uspokoił, wysłuchał mnie. Niech wspomni na córkę i na to, jak się wraz z zagnieszką wychowywałem pod jego skrzydłem, jak ją czczę. Kocham niby rodzoną siostrę. Chciałem bądź co bądź przywołać go do zmysłów, uspokoić. Błagałem go, aby niczym nie dał poznać córce, co zaszło. Pomału wracał do przytomności. Spojrzał na mnie obłąkanym z początku wzrokiem, potem coraz przytomniej. Agnieszka, zawołał wreszcie, drogie, ukochane dziecię moje. I ty poczciwy, kochany chłopcze, znam was i kocham. Lecz spójrz na tego, Wskazał na Jurajacha. Ten blady, z zaciśniętymi ustami wił się i przekrzywiał, zawiedziony w swych nadziejach. Przerachował się widocznie. Spójrz na mego oprawcę, mówił pan Wickfield. On to doprowadził mnie do tego opłakanego stanu. Szczebel po szczeblu spychał z drabiny honoru, spokoju, szczęścia. Co? — Ja? ja to zepchnąłem pana z drabiny honoru i czci, ja zakłóciłem spokój i domowe szczęście, wołał, pieniądz się Jurajach i zaraz, chcąc wszystko to zapewne załagodzić, dodawał. Niechże się pan tak nie gniewa. Panie Wickfield, jeśli mi się za daleko posunął, wstrzymać mnie przecież można. Nie ma w tym nic złego. Sądziłem, mówił zwrócony do mnie pan Wickfield, że kierują nim proste pobudki. Chciałem go przywiązać do siebie we własnym jego interesie. Widzisz, jak mi się udało. Patrz! Powstrzymaj go, panie Copperfield! zawołał Uriah, cofając się i wyciągając swój długi wskazujący palec. Powstrzymaj go! Może wyrzec słowo, którego pożałuję i którego sam pan pożałujesz, żeś usłyszał. Nic nie powiem! zawołał z rozpaczą starzec. Lepiej mi jednak byłoby mieć cały świat przeciw sobie, niż znajdować się w twej mocy. Słuchaj pan, ciągnął ostrzegawczo Jurajach, słuchaj pan, panie Copperfield, zamknij mu usta przez przyjaźń samą. Po co masz pan, panie Wickfield mieć cały świat przeciw sobie? Czy przez wzgląd na córkę? Ba. Ja i pan wiemy, co wiemy. To i dość. Na co budzić śpiące licho? Nie ja to pewnie uczynię, załagodzimy całe to nieporozumienie. Posunąłem się za daleko. Co? Zgoda? Niech i tak będzie. Zgoda. O, trotłut! Chłopcze mój! Zawołał pan Wickfield, łamiąc ręce. Do czego doszedł? I jak nisko spadłem, odkąd widziałeś mnie po raz pierwszy, tu, pod tym dachem. Pobłażliwość zgubiła mnie. Folgowałem sobie, by zapomnieć o cierpieniu. I żal moich srogi, po utraconej matce mego dziecięcia i miłość sama dla córki, Przecież gnęły się w słabość występną. Zniszczyłem wszystko to właśnie, co najgoręcej umiłował. Wiem to, widzisz sam. Sądziłem, że można jedną tylko na świecie istotę miłować i zapomnieć o reszcie. Sądziłem, że jedną opłakując, można zerwać z żalem i boleścią świata całego. W tym cała leży omyłka. Zostałem pastwą mego serca tak, jakem się nad nim pastwił. Samolubny w żalu i boleści, w przywiązaniach. Samolubny, samolubny w ucieczce przed pamięcią i w zapomnieniu samolubny. Upadłem, och, jakże nisko upadłem. Nienawidzić mnie, gardzić mną musisz. Upadł na krzesło, łukając. U nie, się nie mijało. Jurajach wysunął się z kąta, który się uprzednio cofnął. Nie wiedziałem, com czynił, mówił łukając starzec. Ale on wiedział. Stał się cieniem moim, jak zły duch podszeptywał mi wszystko. I widzisz, jaki mi młoński u szyi uwiązał kamień. Zdziwiłeś się niemało zapewne, zastając go tu jako mego wspólnika. Słyszałeś, co dopiero mówił. Cóż więcej, rzec mogę. Powiedziałeś pan już i tak za wiele, wtrącił wyzywający Jurajach. Nie brałbyś tego wszystkiego tak do serca, no, no na trzeźwo. Jutro sam pan to przyznasz. Jeśli, powtarzam, posunąłem się za daleko, to i cóż, nie ma o czym mówić. Drzwi się otwarły i weszła Agnieszka. Śmiertelnie była blada. Otoczyła ramieniem szyję ojca, mówiąc poważnie. Niezdrów, widzę, jesteś ojczulku. Chodź. Pójdziemy. Oparł się na jej ramieniu, wychodząc. Zdawał się pognębiony przygniatającą go hańbą. Zamieniłem za Agnieszką spojrzenie, domyślała się, co zaszło. Nie przypuszczałem, że się tak obrazi. Ozwał się hip, skoro drzwi za odchodzącym się zamknęły. Na honor, nie przypuszczałem. Przejdzie to do jutra i w najlepszej znów będziemy harmonii. Pracuję przecież dla jego dobra i korzyści. Nie odpowiedziałem mu i poszedłem wprost na górę, do bawialnego pokoju, gdzie niegdyś trawiłem wieczory z książką u boku Agnieszki, potokiem jej ojca. Północ wybiła, gdym poczuł na ramieniu dotknięcie Agnieszki. Wcześniej jutro odjedziesz. Przyszłam cię pożegnać. Oczy miała zapłakane, lecz była spokojna. Niech cię nieba mają w swojej opiece. Dorzuciła, ujmując moją rękę. Agnieszko, przemówiłem. Droga moja, kochana Agnieszko, w czym mógłbym ci być pomocny? W Bogu mam nadzieję, odrzekła. A ja w niczym pomóc nie mogę? Ja, co ci własnem przyniosłem troski? Chcesz ulżyć moim? To niepodobna. Dziękuję ci, przyjacielu. Nie moją to rzeczą, mówiłem. Dawać ci rady, szlachetna, moja, dobra, rozumna Agnieszko, nie moja to rzecz. Ale wiesz przecie, jak mi droga jesteś, i możesz mi przyrzec, że się nie poświęcisz nigdy. Wydała się zmieszana. Nigdy jej taką nie widziałem. Cofnęła dłoń z mej dłoni i sama się cofnęła. Powiedz mi, obiecaj, że nie uczynisz tego nigdy, Agnieszko, droga, jedyna siostrzyczko moja, że nigdy nie zapomnisz o królewskiej cenie takiego jak Twoje serca, takiej, jak Twoja miłości. O długo, długo zapomnieć nie mogłem chwilowego wyrazu jej twarzy i spojrzenia. Było tam zdumienie, wyrzut, żal jakiś, lecz wszystko to trwało zaledwie okamgnienie i rozpłynęło się w słodkim uśmiechu. Z którym zapewniła mnie, że się o nią bać nie powinienem. Bratem mnie nazwała, żegnając. Ciemno jeszcze było i dzień nie wzeszedł, gdym nazajutrz wyjeżdżał. W bladych brzaskach rozświtu myślałem o Agnieszce, gdy u drzwiczek pojazdu ukazała się ohydna twarz Jurajacha. W koperfildzie, ozwał się głosem przypominającym zgrzyt zadzawiałego żelaza. Sądziłem, iż miło ci będzie posłyszeć na odjezdnym, że burza zażegnana. Wychodzę właśnie od niego. Pogodziliśmy się najzupełniej. Skromna moja pozycja i pokorny jestem, lecz użyteczny, niezbędny. Rozumie on to na trzeźwo. Poczciwy to człowiek, bądź co bądź. Mruknąłem coś niewyraźnego. Pochwalałem, że oddaję sprawiedliwość swemu pryncepałowi. Zapewne odparł, niewiele znaczy pochwała takiego jak ja człowieka, lecz głos najpokorniejszy przebija niebiosa. Wszak i panu musiało się zdarzać po niedojrzałe sięgać gruszki. Zapewne. Otóż właśnie mnie się to wczoraj wieczorem zdarzyło. Ale to nic. Gruszka dojrzeje. Mamy czas. A cierpliwym być umiem. Rozpłynął się w pożegnaniach u drzwiczek odjeżdżającego dliżansu. Nie wiem, co przeżuwał w ustach dla rozgrzewki, bo ranek był chłodny, lecz wiem, że smakował szeroką gębą, tak jak gdyby gruszka już była dojrzała, jak gdyby oblizywał po niej usta. Rozdział czterdziesty. Wędrowiec Wieczorem długo przy Buckingham Street rozmawialiśmy z ciotką o tym, com opowiadał powyżej. Ciotka zmartwiła się i przez parę godzin przechadzała po pokoju z założonymi na piersiach rękoma. Zauważyłem, że tak przechadzać się zwykła, gdy była wzruszona czy wzburzona. Tym razem potrzebowała znać większej przestrzeni, gdyż otwarła na oścież drzwi do sypialnego pokoju i chodziła tam i z powrotem mierzonym, śmiałym krokiem. Pan Dick siedział w milczeniu przed kominkiem. Po odejściu pana Dika usiadłem do przepisywania listu do ciotek Dory. Ciotka tymczasem, zmęczona chodzeniem, usiadła przed ogniem, unosząc jak zwykle rąbek sukni, tylko że nie trzymała jak zwykle szklanki z gorącym napojem na kolanach, lecz pozwalając, by przestygał na kominku. Założyła rękę na rękę, oparła na nich brodę i wpatrywała się we mnie bacznie. Spotykałem się z jej wzrokiem za każdym razem, gdym podniósł oczy, a wzrok ten zdawał się mówić Nie gniewam się, mój drogi, lecz jestem zdumiona i zasmucona. Tak byłem zajęty, że dopiero po jej odejściu zauważyłem, że pozostawiła wieczorną swą porcję nietkniętą. Zapukałem do drzwi, chcąc podać jej szklankę. Otworzyła: Dziękuję ci, nie mam dziś do niczego serca. Dobranoc. Rzekła potrząsając głową. Nazajutrz rano przeczytała list mój pisany do ciotek Dory. Zadowolona zeń była. List wysłałem, wyczekując cierpliwie odpowiedzi. Tak minął cały tydzień, aż pewnego popołudnia wyszedłem był właśnie z komąs, Padał śnieg. Dzień był chłodny. Dął północno-zachodni wiatr, lecz ze zmierzchem ucichł, i tylko śnieg słał się dużymi płatkami, przyciszając turkot kół. I szmer stóp ludzkich. Ulice zdawały się opierzone na biało. Najkrótsza droga do domu, a przy podobnej pogodzie najkrótszą obierałem drogę, wiodła przez St. Martin's Lane. Kościół, nadający nazwę przejściu, stał wówczas nie w tak otwartym jak obecnie miejscu. Przy bramie spotkałem kobietę. Spojrzała na mnie i przeszła na drugą stronę. Twarz ta była mi znana. Musiałem ją gdzieś widzieć. Gdzie? Tego przypomnieć sobie nie mógł, lecz widziałem już ją przedtem, za to mogłem ręczyć. Na stopniach świątyni stał mężczyzna, złożywszy na świeżym śniegu zrzucony z pleców worek. Ujrzawszy go, poznałem od razu. Nie wiem, czy mnie zdziwienie przykło do miejsca, lecz przechodzień odwrócił się, postąpił naprzód i oko w oko stanąłem z panem Peggotty. Wówczas przypomniałem też sobie, gdziem widział dopiero dojrzaną twarz kobiecą. Była to Marta, ta sama, której niegdyś Emilka w kuchni mojej piastunki dawała jałmużnę. Marta ta sama, obok której, wedle zapewnień Hama, pan Pegoty nie pozwoliłby Emilce zatrzymać się na jedno oka mgnienie za nic, za wszystkie mórz i lądów skarby. Uściskaliśmy się. Przez długą chwilę żaden z nas nie mógł przemówić, Panie Davy, ozwał się wreszcie. Kochany paniczu, co za miłe spotkanie! Równie miłe jak niespodziane, stary mój dobry przyjacielu. Miałem właśnie dowiedzieć się o pana dziś wieczorem, lecz usłyszałem tam w Yarmouth, gdziem zachodził, że ciotka panicza mieszka tym razem z paniczem. I bałem się, czy nie za późno. Chciałem tedy zajść jutro rano, wcześnie przed odejściem w dalszą drogę. W dalszą drogę? Spytałem. Dokąd? Nie wiem. Gdzie oczy poniosą? Rzekł, wstrząsając długie śniegiem przysypane włosy. Istniało jeszcze podówczas boczne wejście na dziedziniec gospody Golden Cross, pamiętnej mi, z powodu okoliczności wiążących się właśnie z jego niedolą. Wziąłem go pod ramię i weszliśmy razem. Dwie czy trzy sale otwarte miały na dziedziniec drzwi i okna. Wybrałem te, w której nie było nikogo. Przy świetle zauważyłem, że mu włosy porosły długie, a twarz ogorzała od słońca i wichrów. Posiwiał. Zmarszczki na czole i koło oczu pogłębiły się. Snać wszelkim przygodom i niepogodom stawił czoło. Trzymał się jednak prosto, jak ten, co wytrwale do określonego, wytkniętego dąży celu. Nic go zatrzymać lub zawrócić z drogi nie mogło. Otrząsnął śnieg z płaszcza i kapelusza, otarł twarz, poczem usiadł naprzeciw mnie przy stole. Tyłem do drzwi i wyciągnąwszy swą szorstką dłoń, ścisnął mnie znów silnie za rękę. Opowiem paniczowi, gdzie byłem i co słyszałem, rzekł. Byłem daleko, lecz dowiedziałem się mało. Zadzwoniłem na służbę. Zgodził się na szklankę piwa i czekając, aż je ogrzeją, usiadł zamyślony. Na twarzy jego rozlana była powaga. Nie ośmieliłem się przerywać milczenia. Gdy małym była dzieckiem, począł podnosząc powoli głowę, prawiła ciągle o morzu. O tych siwych sukniach, w które morze przyobleka się w dni pochmurne. I o tych połyskach słonecznych, które w dni pogodne odbija, mnoży na grzbiecie każdej fali, uderzało to jej dziecięcą wyobraźnię, dlatego może, że jej ojciec utonął i zdawało się jej, może myślała, że odpłynął gdzieś daleko ku zawsze zielonym brzegom, zgodne to z dziecięcymi wyobrażeniami, zauważyłem. Gdyśmy ją stracili, mówił pan Pegoti, przyszło mi na myśl, że. On wywiózł ją tam daleko, na obce brzegi. Cuda jej musiał opowiadać, cuda jej musiał gołąbce mojej obiecywać tam daleko. Po widzeniu się z jego matką, pewien już byłem, że tak jest, a nie inaczej. Przepłynąłem tedy kanał i znalazłem się we Francji. Drzwi się uchyliły. Wpadło parę płatków śniegu, więcej się jeszcze uchyliły. Z cicha. Ostrożnie przytrzymywała je ręka jakaś. Odszukałem tam, ciągnął pan Pegoty, pewnego dżentelmena, który był u władzy, i opowiedziałem mu o celu mej podróży. Zaopatrzył mnie w różne papiery, chciał dać pieniędzy, lecz tych nie potrzebowałem. Podziękowałem mu tedy ślicznie. Będziemy pisać i mówić o panu, gdzie tylko się da, upewniał. Nie zginiesz wśród obcych. Wyraziłem mu raz jeszcze mą wdzięczność i puściłem się w drogę. Sam pieszo? Spytałem. Po większej części pieszo odrzekł. Czasem wozem z jadącymi na targ chłopami, pustych czasem dyliżansach, często w towarzystwie ubogich jakichś żołnierzy. Rozmawiać nie mogliśmy z sobą, lecz zawsze nie szliśmy osamotnieni po pustej drodze. Przybywając do miast, ciągnął. Wchodziłem do karczmy, wyszukując kogo bądź, kto by rozumiał po angielsku. Wówczas objaśniałem, że poszukuję mej bratanicy i wywiadywałem się o znajdujących się w hotelach i zajazdach cudzoziemców. I pytałem, czy kto nie widział gdzie podobnej do Emilki kobiety. Rozpytawszy szedłem dalej. Pomału, gdym się gdzie zjawiał, zauważyłem, że coś już o mnie słyszano. Wieśniacy wynosili mi jedzenie i picie, Zapraszali na nocleg, i niejedna matka, mająca równe wiekiem emilce córki, wyczekiwała na mnie na rozstajnych drogach, pytając, czy mnie wpadł na ślad zaginionej. Niektórym z nich śmierć wydarła ich dziewczęta. Bogu wiadomo, ile mi te kobiety okazały współczucia i dobroci. W uchylonych ostrożnie drzwiach stała Marta. Pewien tego byłem i drżałem by oglądając się nie spostrzegł jej czasem pan Pegoty. Nieraz ciągnął, sadzały mi na kolanach swe dziadki, zwłaszcza dziewczątka, i nieraz wieczorem siadywałem na progu chat ich tak, jakbym siadywał wśród własnej dziadwy. O moje kochanie! Łzy go dławiły. Położyłem dłoń na ręce, którą zakrył oczy. Dziękuję, paniczu, rzekł. To przejdzie. Po chwili odjął rękę od oczu i zakładając ją na piersi, ciągnął. Nieraz rano przeprowadzały mnie poza wieś, a gdym żegnał je, dziękując, wyglądały zawsze tak, jak gdyby rozumiały moje słowa. Przybyłem wreszcie na brzeg morza. Nietrudno mi było, psu morskiemu dostać się do Włoch. Tam znalazłem się od razu, jak w znajomym miejscu. Ludziska zawsze byli dla mnie względni i dowiedziałem się. Że ją widziano tam, w górach, w Szwajcarii. Ktoś, kto znał jego lokaja, opowiedział mi, że widział ich razem podróżujących. Dniem i nocą podążałem w góry, ale im dalej szedłem, tym dalej góry uciekały. Przeszedłem je wreszcie do upatrzonego, dotarłem miejsca. Tu dopiero pomyślałem, co pocznę, gdy ją zobaczę. U drzwi podsłuchiwała wciąż ta sama kobieta. Ręce jej wyciągały się ku mnie błagalnie, abym jej nie zdradził. Ani na chwilę. Nigdy, twierdził pan Pegoty, nie zwątpiłem o niej. Niech tylko, myślałem sobie, ujrzy mnie. Głos posłyszy, przypomnij, dom, opuszczony i dzieciństwo swe. Chociażby królową została, myślę sobie, do nóg mi upadnie. Wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem. Ani na chwilę nie wątpiłem. Ileż razy śniło mi się, że woła wuju, i jak martwa w objęcia mi pada: Emilko, serce moje, wszystko przebaczone, zapomniane. Wracajmy razem do domu. Umilkł na chwilę, potrząsnął głową i tak dalej mówił: Nic o nim nie chciałem wiedzieć. Emilka, wszystkim mi była. Kupiłem dla niej prostą wieśniaczą suknię. I Wiedziałem, że pójdzie za mną po kamienistej drodze i nie opuści mnie więcej. Przykryć ją nową tą suknią. Precz odrzucić wszystko, co przedtem miała na sobie, wziąć ją pod ramię, wracać z nią. Zatrzymywać się po to tylko, by wypoczęły strudzone jej nogi, zranione, biedne serce oto, o czym myślałem. Na niego nie spojrzałbym nawet. Ale, panie Davy, spóźniłem się. Odjechali. Gdzie? Dowiedzieć się nie mogłem. Jedni mówili tam, inni ówdzie. Chodziłem tam, chodziłem ówdzie, ale nigdzie nie mogłem znaleźć. Wróciłem do domu. Dawno? Przed kilku dniami. Wieczorem spojrzałem w okna łodzi. Świeca stała. Zbliżywszy się, zajrzałem do środka. Przed ogniem siedziała poczciwa pani Gamicz. Sama jak było umówione, zapukałem do drzwi, mówiąc nie bój się, ja to ja sam, Daniel, wszedłem. A nim przypuszczał, kiedy, aby łódź mogła być tak pusta. Z kieszeni na piersiach wydobył ostrożnie paczkę zawierającą dwa czy trzy listy. Rozłożył je na stole. To pierwszy, rzekł wybierając, nadszedł w tydzień po moim odejściu. Pięćdziesiąt funtów w banknotach w kopercie pod moim adresem. Ktoś położył to na progu. Kochanie moje, oszukać mnie chciała, zmieniając pismo. Starannie, po dawnych załomach, złożył kartkę i otrzymał ją na bok. Ten, mówił, rozkładając drugi list. Pani gamicz otrzymała przed dwoma czy trzema miesiącami. Popatrzył na list i podając mi go, dodał: Niech panicz z łaski swej przeczyta. Czytałem, co następuje. Ach, co tam pomyślicie, widząc to pismo i widząc, że moja to niegodziwa kreśli ręka. Nie dla mnie, nie zasługuję na to, ale przez pamięć na wuja otwórzcie mi serce na chwilę. Proszę i błagam o to. Weźcie kawałek papieru i napiszcie na nim jedno, jedyne słówko, jak się wujmiewa i co mówi o mnie, jeśli tam jeszcze mnie wspominacie kiedy. Czy wieczorem wracając, ogląda się jeszcze czasem za tą, którą niegdyś tak czule kochał. Serce mi pęka, gdy myślę o tym. Klękam przed wami i błagam, abyście nie byli dla mnie tak srozy, jak na to zasługuję. Wiem, że zasługuję, lecz abyście się zlitowali nade mną i napisali mi jedno jedyne słówko. Nie nazywajcie mnie waszą, ani kochaną, ani żadnym z tych słodkich imion, do których utraciłam prawo, ale zlitujcie się nade mną. Donieście coś o kochanym wuju, którego już nigdy, nigdy oczy me nie ujrzą. Droga pani, jeśli nie chcesz otworzyć mnie niegodnej swego serca, wysłuchaj pokornej i gorącej mej prośby. Spytajcie tego, komu największą wyrządziłam krzywdę, czyją żoną powinnam była zostać. Jak macie postąpić? A jeśli on się ulituje i powie, żebyście do mnie napisali słówko, jedno słówko, a myślę, że tak powie gdyż dobrym był zawsze, litościwym. Powiedzcie mu, nic więcej tylko to, że gdy w nocy słyszysz szum wiatru, myślę zawsze, że wieje stamtąd od niego i od wuja i pędzi wprost do nieba ze skargą na mnie niegodziwą. Powiedzcie mu, że jeśli bym jutro umrzeć mogła, och, jak tego gorąco, gorąco pragnę, ostatnim tchnieniem błogosławić będę jego wuja. Cały mój dom, kochany. I w tym liście były pieniądze pięć funtów. I te, jak tamte, pozostały nietknięte. Pan Pegoty odłożył je wraz z listem w kopertę. Dodany był szczegółowy adres, lecz odmienną pisany ręką i tak zawiły, że nie mógł dostarczyć wskazówek dla odnalezienia piszącej. Czy odpowiedzieliście na ten list? Spytałem. Pani Gamicz, odparł pan Pegoty, nie bardzo piśmienna. Ale ham napisał Brulion, który poczciwa kobieta jak mogła najstaranniej przepisała. Oznajmiła Emilce, że poszedłem jej szukać i przesłała jej ostatnie moje, pamiętasz pan, słowa. A ten trzeci list? Nie list, to lecz znów pieniądze, dziesięć funtów i kartka od szczerego przyjaciela, tak jak w pierwszej kopercie, ale tamtą położono na progu. To nadeszło onegdaj pocztą. Otóż Stempel posłużył mi za wskazówkę. Tam idę. Stempel wskazywał na dreńskie miasto. Wyszukał wiarzm od kupca, który znał tę miejscowość i użyczył mu mapy. Mapę tę pan Pegoty rozłożył teraz na stole i oparłszy brodę na jednej ręce, wskazującym palcem drugi wodził po niej pracowicie. Spytałem go o hama. Potrząsnął głową. Pracuję, odrzekł. Poczciwiec na dobre sobie wszędzie zasłużył imię. Każdy mu sprzyja i on każdemu pomóc gotów. Słowa skargi nikt jeszcze z ust jego nie słyszał, ale siostra moja utrzymuje, niech to pomiędzy nami zostanie, że już po nim. Łatwo w to wierzyć, biedak. Od tak, powiem paniczowi, Istotnie pomiata swym zdrowiem i życiem. Znajdziesz go, gdzie najcięższa praca i gdzie największe niebezpieczeństwo. Tam jego pełno. Spokojny, łagodny jak zawsze. Znają go i kochają wszystkie dzieci w jarmuł. Zebrał listy, złożył starannie, związał razem i schował niemal z czułością w zanadrze. Tymczasem z uchylonych drzwi zniknęła twarz kobieca. Tylko płatki śniegu wpadały do wewnątrz. A teraz, powiedział pan Pegotis, spoglądając na swój wór podróżny, ponieważ widziałem się z paniczem, jutro raniutko ruszać mogę dalej. Panicz widział, co mam z sobą. Wskazał kieszeń na piersiach. I to mnie tylko niepokoi, aby mi się jakie nieszczęście nie przytrafiło, zanim zdołam zwrócić te pieniądze. Jeśli bym zmarł albo zginął gdzie czy został okradziony, a pieniądze te nie wróciły tam, skąd wyszły. Nie miałbym chyba i w grobie spokoju. Dlatego tylko chciałbym wrócić. Powstał i ja także. Uścisnęliśmy się przed wyjściem. Przebiegnę tysiące mil, mówił, i nie spocznę, aż mu oddam precz te pieniądze. Byle znaleźć milkę. Jeśli nie uda mi się odnaleźć jej, gdybyś przynajmniej dowiedzieć się mogła, że szukając wyzioną ducha na te wieść, to już pewno wróci do domu. Wyszliśmy. W nocnym mroku mknęła przed nami kobieca postać. Zatrzymałem pana Pegot i przy drzwiach, dopóki postać ta nie znikła mi zupełnie z oczu. Wspominał o gospodzie przy drodze do Dover, gdzie znajdzie skromny tani nocleg. Odprowadziłem go do Westminster Bridge i rozstaliśmy się na grobli. Zdawało mi się, że coś zmilkło i w głusze zapadło wraz z oddalającym się w śnieżnej zamieci wędrowcem. Wróciłem na dziedziniec zajazdu, szukając dojrzanej tam twarzy. Znikła. Nawet ślady kroków śnieg zasypał. Moje tylko świeże ślady pozostały widoczne, a i te zaczęły znikać gdym się za nimi oglądał. Rozdział 41. Ciotki Dory. Nadeszła na koniec wyczekiwana odpowiedź. Staruszki przesyłały pozdrowienie panu Copperfieldowi wraz z zapewnieniem, że list jego wzięły pod rozwagę dla dobra stron obu. Wyrażenie to mrowiem mnie przejęło nie tylko dlatego, że dotyczyło zajść uprzednich, lecz i dlatego, że zauważyłem już w życiu, iż wyrażenia podobne bywają zwykle nader elastyczne, dają się najrozmaiciej naginać do okoliczności i do niczego nie zobowiązują. Dalej panny Spenlow uważały za rzecz niestosowną omawiać przedmiot takiej wagi korespondencyjnie i prosiły pana Copperfielda o ustne porozumienie w naznaczonym dniu, oczekiwały jego odwiedzin w towarzystwie, jeśli można, zaufanego jakiego przyjaciela. Na list ten pan Copperfield odpisał natychmiast, oświadczając, że stosownie do żądania panien Spenlow w naznaczonym przez nie dniu, będzie miał zaszczyt przedstawić się im w towarzystwie przyjaciela swego, pana Tomasza Traddlesa, jurysty. Po wysłaniu tej odpowiedzi Pan Copperfield wpadł w nerwowe podniecenie, w którym do dnia odwiedzin pozostał. Położenie zaostrzało się tym bardziej, że brakło mi pomocy panny Mills, bowiem pan Mills, który zawsze stawać musiał w poprzek mym planom, tak mi się przynajmniej zdawało, postanowił udać się właśnie do Indii. Po co do Indii? Po to chyba, aby tym utrudnić moje obecne położenie. Czyż nie prowadził handlu ze wschodem, którymi się przedstawiał jako stosy kaszmirów i słoniowej kości? Czyż w młodości swej nie zamieszkiwał Kalkuty, małoż mu tego było i oto teraz znów w te gorące kraje chciał dążyć? Nie tylko sam odjeżdżał, lecz ciągnął za sobą córkę, która obecnie wyjechała na wieś, by pożegnać krewnych. Dom w Londynie zwijali, rozprzedając meble i sprzęty, nawet magiel przejść miał w obce ręce. Przewrót kompletny, a ja nie miał jeszcze czasu przyjść do siebie po uprzednim wstrząsie. Długo debatowano, jak mam się ubrać na tę ważną wizytę. Walczyłem pomiędzy chęcią wyglądania jak najlepiej a strachem skompromitowania czymś mej powagi w oczach panien Spenlow. Usiłowałem zachować miarę. Ciotka pochwaliła to umiarkowanie, a pan Dick, gdyśmy z Treadlesem schodzili ze schodów. Cisnął za nami stary trzewik. Tradles był najpoczciwszym pod Słońcem chłopakiem. Kochałem go z całego serca, lecz mógłby, na tę okazję, lepiej wyszczotkować włosy. Włosy te nieszczęsne sterczały mu na głowie, jak kolce jeża. Spojrzałem na nań z przerażeniem. Mogło to nas zgubić. Ośmieliłem się zauważyć to, prosząc go jednocześnie, czyby nie mógł przypłaszczyć włosów. – Zrobiłbym to chętnie – rzekł, zdejmując kapelusz i gładząc czuprynę. – Ale widzisz, nic nie pomaga. – Nie ma na to rady. – Jak to nie ma rady? – A no widzisz, nic nie pomaga. – Przygniódłbym stufuntowym ciężarem, podłożyłbym pod prasę, nic nie pomoże, znowu się podniosą. Nie masz wyobrażenia, jaka to uparta Szczecina. Zdetonowany byłem, lecz zachwycony jak zwykle prostotą i dobrocią mego przyjaciela. Powiedziałem mu, że chyba jego upór wyraża się we włosach, gdy tymczasem on sam zawsze skłonnym bywa do wszelkich ustępstw. Och, z, z tymi włosami, mówił Treadles, stoją mi one na zawadzie od samej kolebki. Żona mego wuja cierpieć ich nie mogła, działały jej na nerwy. O mało co nie stanęły też pomiędzy mną a Zofią. Nie podobały się jej? Jej owszem, ale starsza siostra, wiesz, owa piękność, żartowała z nich ciągle. Sądzę, że się wszystkie śmiały. No, przyjemne, zauważyłem. A tak, dobrodusznie odparł Trudels. Bawi to je. Utrzymują, że Zofia pukiel mych włosów, który posiada, pod prasą trzymać musi. No śmiejemy się z tego. Wiesz, co, mój drogi, rzekłem. Muszę się uciec do twego doświadczenia. Gdyś się zakochał w swej Zofii, czy byłeś zmuszony oświadczać się jej rodzinie? Czy przeżyłeś podobne memu dzisiejszemu przejście? Po poczciwej jego twarzy przemknęła chmura. Ze mną widzisz, niełatwa była sprawa, rzekł. Mówiłem ci już, jak dalece Zofia jest użyteczna w rodzinie, nie mogą się tam bez niej obejść. Nie przypuszczali, żeby kiedykolwiek miała wyjść za mąż, i nazywali ją nawet zawsze starą panną. To też, gdy z największą ostrożnością wspomniałem o zamiarach moich pani króler, matce? Matce, żonie wielebnego Horacjusza królera, gdy wspomniałem z największą ostrożnością, krzyknęła i zemdlała. Miesiące upłynęły, zanim ośmieliłem się przemówić powtórnie. Jakże to było? Pomógł mi sam wielebny Horacjusz. Najgodniejszy to pod słońcem człowiek. Przekonał żonę, że winna zrobić tę ofiarę, że zaś ofiara odległa jeszcze jest. Powinna mi wybaczyć. Co do mnie upewniam cię. Zdawało mi się, że jestem co najmniej jastrzębiem w gołębniku. Ale siostry musiały być za tobą. Nie mogę tego powiedzieć. Gdy skończyłem z matką, przyszła kolej na Sarę, wiesz, te, co nie domaga chorą na kręgosłup. Pamiętam. Załamała ręce, przewróciła oczy, zbladła jak chusta. Padła bez zmysłów, przez dwa dni nic do ust nie wzięła oprócz grzanek z wodą. Nieznośna dziewczyna, zauważyłem. Przeciwnie, mój drogi, śliczne to kochane dziewczę. Taka przy tym uczuciowa wszystkie one, zresztą są uczuciowe, Zofia mówiła mi potem, że nikt nie zdoła wyobrazić sobie, jakich się od Sary nasłuchała wyrzutów. Wierzę bardzo. Czułem, jakbym popełnił jakąś zbrodnię. Po sarze przyszła kolej na pozostałe osiem, a na każdej wywarło to piorunujące wrażenie. Dwie najmłodsze, te, których wychowaniem Zofia się zajmuje, znienawidziły mnie. Teraz się przynajmniej z tobą pogodziły? Tak, trochę. Nie mówimy o tym, a, a zwłoka i niepewność mego położenia uspokajają je nieco. Wyobrażam sobie, co to będzie przy zaślubinach. Wesele podobne będzie pogrzebowi. Czym zdołam ukoić żal ich, gdy im odbiorę Zofię? Mówił to, pamiętam, zupełnie poważnie, zafrasowany. Na co zresztą wówczas nie zwracałem szczególniejszej uwagi, tak zajęty byłem sobą. Zbliżaliśmy się właśnie do mieszkania ciotek Dory, a wzruszenie moje wzrastało. Traddles zaproponował, by odświeżyć się szklanką piwa. Wypiwszy je. Zadzwoniliśmy do drzwi z Spenlow. Wydało mi się, gdy służąca otworzyła nam, że oczy niezliczonego tłumu na mnie się zwracają. Przeszedłszy przez pusty hol, w którym wisiał barometr, znaleźliśmy się w małym bawialnym pokoju z wychodzącymi na ogródek drzwiami. Pamiętam, że po zdjęciu kapelusza włosy Traddlesa przedstawiały widok opłakany. Wyglądały jak te komiczne za naciśnięciem sprężyny z pudełek wyskakujące figury. Pamiętam, że stary na konsoli stojący zegar nie uderzał tak silnie, jak bijące mi w piersiach serce. Pamiętam, żem się oglądał nieśmiało dokoła, spodziewając się dostrzec choć cień dory. Pamiętam, że z dala dochodziło mnie warczenie Jeepa. Pamiętam wreszcie, żem odepchnął Tredlsa pod kominek, kłaniając się nisko przed dwiema staruszkami, przedstawiającymi Zdrowniały i zczerniały wizerunek nieboszczyka, pana Spenlow. Proszę siadać, ozwała się jedna z nich. Potknąłem się od Shedlsa, o mało nie usiadłem na kotce i teraz dopiero zauważyłem, że pan Spenlow musiał być najmłodszym z rodzeństwa, a pomiędzy siostrami było sześć do siedmiu lat różnicy. Młodsza trzymała w ręku mój list, nadając ton całej wizycie. Na list spoglądała przez szkła. Obie jednakowo były odziane, lecz młodsza odznaczała się pewną elegancją. Miała więcej wstążek, bransolet, szpilek, była żywsza w ruchach. Obie zresztą spokojnie i wytwornie trzymały się prosto, a starsza, z założonymi na piersiach rękoma, podobna była do posągu. – Panie Copperfield – przemówiła młodsza, zwracając się do Treadlesa. Zły początek. Treadles wyjaśnił, że to ja właśnie jestem panem Copperfieldem. Obie panie zdziwiły się bardzo. Tam gdzieś z dali dochodziło warczenie dżipa. Ktoś go upominał, chcąc uciszyć. Panie Copperfield. zwróciła się już tym razem do mnie, dama z listem. Ukłoniłem się. Siostra moja lawinia, ozwała się starsza dama, znając się na podobnych sprawach, powie panu panie Copperfield, coś my uchwaliły jako najstosowniejsze. Dla zapewnienia szczęścia Obu stron. Z czasem dowiedziałem się, że znajomość spraw sercowych panna Lawinia zawdzięczała niejakiemu panu Rydgerowi, który grywał w wista i uchodził za zakochanego w jej osobie. Zdaniem moim, pan Rydger najniesłuszniej był o to posądzany i żadna poszlaka nie zdradzała nigdy stanu jego uczuć, lecz obie te panie, panna Lawinia i panna Klarysa, Najmocniej były przekonane, że od oświadczyn powstrzymała go tylko śmierć przedwczesna około sześćdziesiątki, z nadmiernej ilości zażywanych trunków, jak utrzymywali niektórzy z miłości wedle przekonania starych panien. Przechowywano jego portret o rozkwitłym, wymownie przeciw tymże posądzeniom świadczącym nosie. Nie wspominajmy przeszłości. Rzekła panna Lawinia. Zapieczętowała ją śmierć naszego brata. Wprawdzie dodała panna Klarysa, nie widywałyśmy się prawie z bratem naszym, lecz nie istniały pomiędzy nami żadne poważne nieporozumienia. Francis szedł swoją, my zaś swoją drogą uważając, że tak będzie lepiej dla obu stron. Jak też istotnie było. Obie siostry mówiąc, pochylały się nieco w przód. Obie też, gdy kończyły mówić, prostowały się. Panna Klarysa nie rozkładała złożonych na piersiach rąk. Czasem tylko końcami palców wygrywała ciche jakieś arie, menuety zapewne, gawoty może. Położenie bratanicy naszej, mówiła panna Lawinia. Zmieniło się bardzo ze śmiercią jej ojca, to też mamy prawo wnioskować, że wraz ze zmianą położenia zmieniłby się i pogląd naszego brata w sprawie dotyczącej celu pańskich odwiedzin, panie Copperfield. Nie mamy powodu powątpiewać o charakterze i zdolnościach pańskich i przekonane jesteśmy, o tak, święcie przekonane o przywiązaniu pańskim do bratanicy naszej. Upewniłem je, że się nie mylą, że nikt nigdy nikogo nie kochał, nie mógł kochać tak, jak ja kocham Dorę. Traddles pomrukiwał twierdząco. Panna Lawinia miała zabrać głos, gdy panna Klarysa, powracając do wspomnień o bracie, przerwała jej. Jeżeli by matka Dory a żona brata naszego Francisa nie sądziła, że nie ma u jej stołu dość miejsca dla pomieszczenia całej rodziny, lepiej by na tym wyszły obie strony. Siostro, Klaryso, zapomnijmy o tym, upomniała Lawinia. Siostro Lawinio, odparła starsza, wiąże się to z obecną naszą rozmową. W to, co do ciebie należy i w czym wprawniejsza jesteś ode mnie, mieszać się nie myślę, ale w tym znów mam głos swój i zdanie. Otóż, powtarzam dla obu stron, lepiej byłoby, jeśliby matka Dory, a żona brata naszego Francisa od razu postąpiła otwarcie. Wiedziałybyśmy, czego się mamy trzymać. Powiedziałybyśmy jej, prosimy cię, nie zapraszaj nas nigdy i wszelkim nieporozumieniom położony byłby raz na zawsze kres. Gdy panna Klarysa milkła. Panna Lawinia zaczynała mówić, przyglądając się ustawicznie przez szkła listowi, który trzymała w ręku. Oczy miały obie okrągłe, ptasie. W żywości ruchów ich, w całej drobnej postawie było też coś ptasiego. Podobne były do kanarków. Panna Lawinia, tak mówiła. Siostra moja, Klarysa, i ja użyczamy panu, panie Copperfield. Pozwolenia bywania w naszym domu w charakterze starającego się o bratanicę naszą Doris Penlow. I jeśli się podobało bratu naszemu, wtrąciła starsza, zamknąć się w murach, komos, nie nasza to była rzecz. Skoro Francis, jak i żona jego, mogli sobie wybrać, jakie im się podobało towarzystwo, to chyba ja i lawinia też możemy wybrać sobie takie, jakie się nam podoba. Ponieważ pytanie to zwracało się do mnie i do mego przyjaciela, obowiązkiem naszym było udzielić twierdzącej odpowiedzi. Nikt nie potrafiłby określić, co zawierało mruczenie Traddlesa. Co do mnie, zapewniłem o słuszności tego zdania. Siostro Lawinio, mów duszko ozwała się panna Klarysa. Panna Lawinia mówiła: Z wielką uwagą siostra moja Klarysa i ja przeczytałyśmy list pański, panie Copperfield. Pokazałyśmy go ostatecznie bratanicy naszej i omówiłyśmy z nią jego treść. Nie wątpimy, że wyobrażasz pan sobie, iż ją kochasz. Wyobrażam! zawołałem. Och, pani! Powstrzymało mnie ptasie spojrzenie panny Klarysy. Nie powinienem był przerywać wyroczni. Bo to, ciągnęła spoglądając znacząco na siostrę panna Lawinia, Prawdziwe, głębokie, stałe, dojrzałe przywiązanie nie bywa skore do oświadczeń. Wyraża się lękliwym milczeniem, skromne jest, cofa się, wyczekuje. Takie bywa prawdziwe, głębokie, dojrzałe przywiązanie. Czasem życie całe przejdzie, a ono się nawet nie wychyli z cienia. Nie wiedziałem wówczas, do czego ta mowa była skierowana. Lecz pokiwaniu głową panny Klarysy domyśliłem się aluzji ukrytej w tych słowach. Natomiast lekkie, ciągnęła panna Lawinia, o, jakże lekkie uczucia młodzieńcze w porównaniu z tymi, o których dopiero mówiłam, wyglądają jak pył przy skale. Z tego to względu siostra moja, Klarysa i ja niepewne byłyśmy, co w tym wypadku począć, panie Copperfield i panie Treadles, powiedział mój przyjaciel. Przepraszam pana, tak właśnie, Treadles. Mówiła panna Lawinia, spoglądając przez szkła na mój list. Tak właśnie, Treadles, jurysta. Treadles zarumienił się po uszy. Co do mnie, chociaż nie byłem jeszcze do tego upoważniony, zdawało mi się, że słowa panny Lawini, ciekawość takich szczegółów jak zawód mego przyjaciela, najlepsze mi rokują nadzieję. Zdawało mi się, że panna Lawinia bierze młodociane me uczucia pod swą opiekę, a panna Klarysa wturuje jej, zwracając się pamięcią ku bratu i zerwanym z nim stosunkom. To dodało mi odwagi, by zapewnić ponownie te panie, że kocham Dore więcej niż zdołam wyrazić, niż kto bądź zrozumieć to potrafi. Odwołałem się do świadectwa przyjaciela mego, Trädlsa, poparł mnie z zapałem, jak gdyby szło o przekonanie całego areopagu sędziów. Wywarło to na staruszkach jak najlepsze wrażenie. Mówię zresztą z własnego doświadczenia, ciągnął Treadles, ponieważ sam jestem zaręczony z młodą osobą, jedną z dziesięciu sióstr w Devonshire i na razie nie wiem jeszcze, kiedy miłość ma uwinczona zostanie. Więc zgadzasz się pan na to, co dopiero rzekła? Zawołała uradowana panna Lawinia, że prawdziwe przywiązanie skromne bywa, cofające się, wyczekujące. Najzupełniej się z tym zgadzam, pani. Panna Klarysa pokiwała głową, patrząc na siostrę. Panna Lawinia zaś zamieniła z nią spojrzenie i westchnęła cicho. – Siostro Lawinio, oto flakonik z octem – zawołała panna Klarysa. Panna Lawinia podniosła do nosa flakonik i, patrząc przyjaźnie na Treadlesa, mówiła dalej. – Siostra moja i ja nie wiedziałyśmy, doprawdy, panie Treadles, co myśleć o tym młodocianym przywiązaniu – Mogło ono być złudzeniem, tak ze strony pana Copperfielda, jak i bratanicy naszej, córki brata Francisa, wtrąciła panna Klarysa. Ha, by matka Dory, a żona brata naszego uważała za stosowne wezwać nas do swego stołu, lepiej byśmy znały naszą bratanicę i wiedziały, co o tym sądzić. Mów dalej, siostro Lawinio. Panna Lawinia odwróciła mój list, szukając wzrokiem uwag, jakie na nim poczyniła ołówkiem. Wypada nam, panie Traddles, poczęła zasiągnąwszy rad owych notatek, wypróbować uczucia, z jakim się przyjaciel pański oświadcza, ale dotychczas nie wiemy jeszcze ostatecznie, co o nich sądzić mamy. Dla naocznego przekonania się o ich wartości upoważniamy pana Copperfielda dobywania w domu naszym. Nigdy nie zapomnę wdzięczności, jaką winienem paniom, zawołałem, uszczęśliwiony. Ale, dodała panna Lawinia, na razie przynajmniej chcemy traktować wizyty pana Copperfielda jako składane nam, ciotkom Dory. Nie zobowiązujemy się niczym, dopóki nie nadarzy się nam sposobność. To jest dopóki tobie nie nadarzy się sposobność, siostro Lawinia, wtrąciła panna Klarysa. Niech i tak będzie, westchnęła panna Lawinia. Dopóki tedy... Nie nadarzy mi się sposobność wypróbowania tych uczuć. Zgodzisz się zapewne, Copperfieldzie, zwrócił się do mnie Cheddles, na słuszność stawianego żądania. Najzupełniej, zawołałem uszczęśliwiony. W takim razie, mówiła panna Lawinia, znowu zaglądając do swych notatek, musimy nadto wziąć od pana Copperfielda słowo honoru, że nie będzie w tajemnicy przed nami dążył do żadnych porozumień z bratanicą naszą. Żadnego nie uczyni kroku z którego by się w pierwej nie zwierzył nam. Tobie, siostro Lawinio. Niech i tak będzie, westchnęła panna Lawinia, z którego by się tedy mnie nie zwierzył. Na to musimy mieć słowo pana Copperfielda, aby żadne w tej mierze nie powstało nieporozumienie. Jeśli pan, panie Traddles, lub przyjaciel pański możecie mieć w tym względzie jakąś wątpliwość, pozostawimy to wam do namysłu. Zapewniłem, że namysł jest niepotrzebny. Zobowiązałem się słowem honoru, biorąc Treadlesa na świadka i oświadczyłem, że gardziłbym sam sobą, jeślibym się w najmniejszej mierze sprzeniewierzył danemu słowu. – Stój pan – zawołała panna Lawinia, podnosząc rękę. – Stój pan. Umówione było między nami, że damy panom kwadrans czasu do namysłu. Odetchniemy tedy za pozwoleniem. Darmo upewniałem, że namysł jest zbyteczny. Tak było umówione, więc wyszły pełne ptasiej godności, pozostawiając mnie z Treddlesem, który się rozpłynął w powinszowaniach. Równo po upływie kwadransa zjawiły się, szeleszcząc jedwabnymi sukniami, tak jak gdyby ptasie skrzydła ciągnęły po zeschłych jesiennych liściach. Powtórzyłem uprzednie przyrzeczenie. A teraz Twoja kolej, siostro Klaryso, rzekła panna Lawinia. Panna Klarysa po raz pierwszy rozłożyła ręce, otwierając mały, leżący przed nią notatnik. Miło nam będzie, mówiła czytając w notatniku, widywać co niedzielę pana Copperfielda przy naszym stole. Obiadujemy o trzeciej. Skłoniłem się. W tygodniu miło nam będzie gościć u siebie pana Copperfielda wieczorem. O pół do siódmej pijamy herbatę. Znowu się skłoniłem. Zatem dwa razy na tydzień, rzekła. Odwiedzać nas pan zechce. Znów się skłoniłem. Może też wzmiankowana w liście pańskim, ciotka jego, panna Trotwood, odwiedzić nas raczy. Jeśli wymiana wizyt ma wyjść na dobre dla stron obu, chętnie je przyjmujemy i oddajemy wzajemnie. Lecz jeśli, jak to sądził brat nasz Francis, przerwanie stosunków ma wyjść na dobre obu stronom, to znów co innego. Upewniłem, że ciotka moja pragnie mieć zaszczyt poznać te panie, chociaż w rzeczy samej wątpiłem, aby się mogły wzajemnie sobie podobać. Tak załatwiwszy całą tę sprawę, ucałowałem z kolei ręce obu staruszek. Wówczas panna Lawinia, przeprosiwszy Tredelsa, zaproponowała mi przejście z nią do dalszych pokojów. Przebiegł mnie dreszcz rozkoszny. Przy samych drzwiach, a może i z uszkiem u klamki, stała moja dora. Jeep siedział w kominku z pyszkiem owiniętym ręcznikiem. Och, jakże piękna była w czarnej żałobnej sukni, jak płakała, nie mogąc się długo uspokoić, jakże byłem szczęśliwy. Wydobyliśmy Jeepa z kominka i uwolniliśmy z więzów. Warczał i sapał długo jeszcze. Doro, droga moja, jedyna, moja Doro. O nie. Czyż nie jesteś moją, na zawsze moją? Tak, tak, ale taką wystraszona. Wystraszona? Doro. Nie mogę go ścierpieć. Po co on tu przyszedł? Kto, kochanie? Ten tam, twój przyjaciel. Co mu do tego wszystkiego? Głupi być musi, prawda? Czarująca była z dziecięcym, kapryśnym grymasem. Najlepszy to pod słońcem chłopak, zawołałem. Ależ nam najlepszy pod słońcem chłopak niepotrzebny. Poznasz go i polubisz, zobaczysz. Upewniałem i przekonywałem. Ciotka moja wkrótce tu przybędzie. Polubisz ją pewnie. Nie, 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 nie przyprowadzaj jej tu, mówiła Dora wśród szybkich pocałunków, załamując rączęta. Nie, nie chcę, to taka nudna, zła, stara, musi być baba. Nie, nie chcę jej widzieć. Daddy, Daddy było spieszczeniem imienia David. Co tu mówić? Śmiałem się, podziwiałem moją grymaśnicę. Kochałem ją. Pokazała mi nowe sztuczki, których wyuczyła Dżipa. Na mgnienie oka służył, oparty o poręcz fotela i natychmiast opadał na cztery łapki. Przypatrywałbym się temu całymi godzinami, pozostawiając Treadlesa na pastwę obu staruszek, lecz panna Lawinia uznała za stosowne przerwać mą ekstazę. Panna Lawinia lubiła bardzo Dorę i upewniała, że za młodu zupełnie była do niej podobna. Jakże się więc bardzo zmieniła. Bawiła się Dorą jak cackiem. Chciałem prosić Dorę, by wyszła i pozwoliła mi przedstawić sobie Treadlesa, lecz uciekła na tę propozycję, zamykając się na klucz w swoim pokoju. Gdyśmy wyszli, Treddles powiedział, wszystko jest jak najlepiej, jakież to miłe staruszki, nie, nie zdziwi mnie wcale, jeśli się na kilka lat przede mną ożenisz. Czy twoja Zofia jest muzykalna? Spytałem. O tyle, o ile potrzeba, by dawać siostrzyczkom lekcje muzyki, odrzekł. Czy śpiewa? Czasem piosenki, wiersz dla rozweselenia rodzeństwa, wcale nie uczenie. A grywa na gitarze? O, nie. Maluje? Wcale nie. Z dumą obiecałem przyjacielowi memu, że posłyszy dorę grającą na gitarze, śpiewającą, że mu pokaże malowane przez nią kwiaty odpowiedział, że mu to sprawi prawdziwą przyjemność i tak wracaliśmy do domu pod rękę w wybornych humorach. Mówił mi o swej Zofii, jak zawsze z ufnością, przywiązaniem. Nie porównywałem jej nawet w myśli z Dorą, przyznając jednak w głębi serca, że dla Treddlesa poczciwa ta zacna dziewczyna będzie stosowną żoną. Naturalnie ciotka dowiedziała się natychmiast o pomyślnym obrocie całej sprawy, ucieszona mym szczęściem obiecała złożyć wkrótce wizytę ciotkom Dory, lecz wieczorem, kiedy pisał do Agnieszki, chodziła wzdłuż i wszerz po pokoju tak długo, że mi się zdawało, iż noc całą tak przechodzi. List mój do Agnieszki był długi i wylewny. Opowiadałem jej, jak pomyślnym skutkiem uwieńczone zostały jej rady. Odpisała mi odwrotną pocztą. List był serdeczny, pełen najlepszych nadziei, wesół. Odtąd taką ją widziałem. Czasu mi brakło literalnie do petnej kawału drogi, a chodziłem tak często jak mogłem. Proponowane wieczorne herbaty okazały się niepraktyczne i zmuszony byłem prosić pannę Lawinie o pozwolenie spędzania w ich domu sobotnich popołudni. Jak uczeń wyglądałem końca tygodnia. Z przyjemnością też zauważyłem, że ciotka moja serdecznie jakoś niżeli im się spodziewał, zaprzyjaźniła się z ciotkami Dory. Panie te pośpieszyły do niej z rewizytą i odtąd widywały się regularnie co trzy-cztery tygodnie. Widziałem wprawdzie, że ciotka moja gorszyła ciotki Dory niezbyt ścisłym przestrzeganiem form towarzyskich. Za wczesnymi lub za późnymi odwiedzinami noszeniem czepków i kapeluszy raczej wedle swych upodobań niż mody i tym podobnym pomijaniem konwenansów. Przywykły jednak do niej z czasem. Pełne pobłażania dlatego co nazywały brakiem kobiecości. Co do mej ciotki, chociaż raziły ją zapewne ptasie ruchy i ptasie wyobrażenia ciotek Dory, nadto mnie kochała, aby drobnostkom podobnym większą przypisywać wagę. Wszystko się wtedy składało na trwałość ogólnej harmonii. Zakłócał ją tylko jeep. Za każdym przyjściem mej ciotki wyszczerzał zęby, właził pod krzesło i nie tylko warczał ustawicznie, lecz wył od czasu do czasu, nie mogąc przezwyciężyć swej antypatii. Wszelkich próbowano sposobów, klapsów, gruźb, pieszczot. Przewożono go nawet na Buckingham Street, gdzie zresztą pogryzł się z kotami i ogólnego napędził strachu. Nic nie pomogło. Uspokajał się czasem na parę minut, kładł się na brzuszku, wyciągał pyszczek na łapkach i wył z cicha, a tak żałośnie, że nie pozostawało nic, jeno związać go i posadzić, jak to było zwyczajem Dory, na pokutę do kominka. Za każdym razem, gdy anonsowano ciotkę, Dora zakręcała mu główkę i pyszczek ręcznikiem i sadzała go tam jak więźnia. W tym pomyślnym stanie rzeczy jedno mnie niepokoiło. A mianowicie, że się Dora zdawała lubować w roli cacka i klejnocika. Ciotka, z którą się zaprzyjaźniła, nazywała ją Kwiatkiem. Panna Lawinia zajęta tylko była trefieniem jej włosów. Ubieraniem jej jak lalkę. Za panną Lawinią szła krok w krok panna Klarysa i... Dziwne, lecz wszyscy traktowali Dorę trochę tak, jak ona swego dzipa. Zdecydowałem się wspomnieć jej o tym i pewnego dnia na przechadzce... Panna Lawinia łaskawie dozwolić nam raczyła przechadzać się razem, wspomniałem, prosząc by zmieniła swój tryb życia. Widzisz, najdroższa, mówiłem, nie jesteś już dzieckiem. Niedobry, odrzekła strojąc zagniewane minki, ciągle się gniewasz. Gniewam, niedobry? Wszyscy mnie lubią i dobrze mi z tym. Najpewniej wszyscy cię kochają, czyż gorzej być jednak było. Jeśli by cię traktowali mniej po dziecinnemu. Spojrzała na mnie z wyrzutem i prześlicznie zaczęła szlochać. Jeśli mi się nie podoba, to po cóż się starałem o nią. Jeśli jej znieść nie mogę, to po cóż jestem przy niej? Czemu nie odejdę sobie na zawsze? No cóż miałem robić? Jeno pocałunkami spijać, drżące na jej jedwabnych rzęsach łzy? Jestem tak przywiązana do ciebie, Eddie mówiła: A tyś taki okrutny. Okrutne, ja dla ciebie, droga ty moja. Nie przyczepiaj się więc ciągle, nie gderaj, a zobaczysz, jaka będę milutka. Mówiła, stulając usteczka jak pączek róży. Zachwycony byłem. Prosiła mnie o kucharską książkę i o to, abym ją uczył prowadzić rachunki. Przy następnych odwiedzinach przyniosłem jej ślicznie oprawiony zbiór kucharskich przepisów, pokazałem jej wzorowe rachunki mej ciotki. Podarowałem śliczne pudełko z ołówkami i masę kratkowanych zeszytów. Cóż, kucharskie przepisy nabawiły ją bólu głowy, a liczby do łez sprowadziły. Nie chciały się, jak mówiła, za nic zgadzać. Zeszyty pokryte zostały niezapominajkami i przeróżnymi, mniej lub więcej wiernymi podobiznami moimi i Dżipa. Próbowałem ustnych wykładów w czasie sobotnich przechadzek. Mijając na przykład sklep rzeźnika, mówiłem: Wyobraź sobie, najdroższa, żeśmy się już pobrali. Potrzebujesz kupić na obiad baraniny. Jaką byś wybrała? Najdroższa moja opuszczała główkę i wydymała usteczka. Wolała całować mnie, niż o tym mówić. Jaką byś wybrała? Powtarzam, zbrojąc się w stoicyzm. Pomyślała i po chwilce zawołała z triumfem: Te naturalnie, którą by mi rzeźnik wskazał. To jego rzecz. O, ty niedobry. I tak, gdy ją raz pytałem, spoglądając na przepisy, jakby mi zrobiła dobrą, duszoną polędwicę, odrzekła, że kazałaby zrobić kucharce i położyła swe prześliczne rączęta na mym ramieniu. Ostatecznie książka służyła głównie do zastawiania dżipa w kącie, lecz Dora tak bywała zajęta tą czynnością. Tak wdzięcznie przy tym trzymała ołówek w ząbkach lub groziła nim faworytowi, że ostatecznie musiałem być zadowolony. Za to gitara, malowanie kwiatów i piosenki o nieustających nigdy tonach, tra la la tra -la, la szły w najlepsze. I wówczas nic nie stawało pomiędzy nami. Czasami brała mnie ochota zwrócić uwagę pannie lawinni, czy nie zanadto psuje i rozpieszcza cacko dore. Czasami sam siebie chwytałem na gorącym uczynku, że ulegam ogólnemu nastrojowi. Ale nie zawsze. Rozdział 42. Omyłka Czuję, że nie moją rzeczą opowiadać, w tym nawet dla obcych, nieprzeznaczonym pamiętniku, ile pracowałem w tym okresie i jaki wpływ miała ciążąca na mnie odpowiedzialność względem Dory i jej ciotek. Dodam tylko do tego, co przedtem już napisał, że wytrwałość i cierpliwość, w którą musiałem się zbroić, pomagały mi dojrzewać szybko i w nich to dopatruje się źródła wszelkiego mego powodzenia. Wiele mi się rzeczy w życiu udało. Nie Niejeden walcząc i pracując ciężej ode mnie, do równie pomyślnych nie doszedł rezultatów, a powodzenie to przypisuje przyzwyczajeniu do pracy systematycznej porządku. Oszczędności, w których się w owym okresie mego życia ćwiczyłem. Nie było wiadomo, że pisząc to, nie ulegam czczej chęci wynoszenia własnych zasług. Człek przeglądający własne swe życie, jak to obecnie czynię, spotyka się z niejednym zaniedbaniem, opuszczeniem, z niejedną wewnętrzną walką, w której zwycięstwo nie po najlepszej zostało stronie, z niejednym marnie roztrwonionym darem, z niejednym wyrzutem sumienia. Chcę tu po prostu zanotować, że jeśli dążyłem kiedy do czego, to wytrwale, że jeśli się czemu poświęcałem, to najzupełniej. A wielkim i mniejszym celom oddawałem się z całego serca, nie sądziłem nigdy, aby wrodzone czy nabyte zdolności obyć się mogły bez pracy, wytrwałości i wytkniętego celu. Takim tylko warunkom towarzyszyć może powodzenie zdolności i pomyślny zbieg wypadków podtrzymują zapewne drabinę, po której człowiek się wspina, lecz szczeble jej stanowią żywioły, nie dające się zetrzeć i zniszczyć. Wytrwałości i cierpliwości nic zastąpić nie może. To też podporą mi w życiu, niewątpliwie, było przede wszystkim to, żem w każde me przedsięwzięcie wszystkie wkładał siły, powtórę, żem nie ustawał w zamiarach. Nie popadł nigdy w apatię. Zawdzięczam wszystko głównie Agnieszce. Pragnę zaznaczyć to przed dalszym ciągiem niniejszego opowiadania. Przybyła ona w odwiedziny na parę tygodni do doktorostwa Strong. Doktor był przyjacielem pana Wickfielda i chciał się z nim otwarcie w wielu rozmówić w kwestiach. Wspomniał coś o tym Agnieszce, widząc się z nią, czego następstwem były powyżej wzmiankowane odwiedziny. Pan Wickfield przybył z córką do Londynu. Nie zdziwiłem się nazbyt, gdy mi Agnieszka powiedziała, że poszukuje w pobliżu mieszkania dla pani Hip, której reumatyzmy wymagały kuracji. Ani też, gdy zaraz na zajutrz Jurajach, jako wzrowy syn, odwiózł matkę do stolicy. Bo to widzi pan, mówił narzucając mi swe towarzystwo podczas przechadzki po ogrodzie doktora Stronga, miłość bywa zazdrosna, co najmniej pragnie mieć na oku przedmiot swych uczuć. O kogoż byłbyś znów zazdrosny? spytałem chłodno. O dzięki panu, panie Copperfield. O nikogo w szczególności. To jest w każdym razie żadnego mężczyznę. Więc o kobietę chyba? zauważyłem. Spojrzał z ukosa czerwonymi swymi oczyma i uśmiechnął się. Doprawdy, paniczu, to jest panie Copperfield. Zawsze się mylę, niech mi pan wybaczy. Stare nałogi. Tu położył zimną i wilgotną dłoń na mej ręce. Doprawdy umiesz pan wszystko ze mnie wydobyć, chociaż nie chciałem nic wzmiankować o pani strąg. Nie chciałem, doprawdy. Co mam przez to rozumieć? spytałem. Prawnikiem jestem przecie, wykrzywił się, i nadaję słowom mym to tylko, jakie mieć mogą znaczenie. A spojrzeniom? Spojrzeniom! No, ciężki z pana sędzia, śledczy, spojrzeniom? Tak jest, spojrzeniom pytałem. Zdawał się być rozbawiony. Śmiał się, pocierał brodę i nie podnosząc oczu, mówił pomału: Gdy byłem tylko pokornym, nędznym aplikantem, pani Strong spoglądała na mnie z góry. Zawsze ciągnęła do siebie mą Agnieszkę. Rozkochana była w panu, panie Copperfield, ale ja. Co ja tam znaczyć mogłem w jej oczach, a i w jego? Dodał po chwili milczenia, pocierając wciąż brodę. Czyż nie znasz doktora? zawołałem. Chcesz, aby myślał o tych, których nie widzi? Spojrzał na mnie z ukosa, wydał policzki, pocierając je ze zdwojoną energią. Nie doktora mam na myśli. Wcale nie! zawołał. Mówiłem o panu Meldon. Serce zamarło mi w piersiach. Wszystkie tedy moje domysły. I niepokoje na ten temat, szczęście i cześć ukochanego mego nauczyciela były w mocy tego łotra. Przestał pocierać twarz i wciągając policzki, które się zmieniły w dwa doły, nie spuszczał mnie z oka, patrząc ciągle z ukosa. Śliczna to kobietka, nieprawdaż? Mówił po chwili. Oj, niełaskawie dla mnie usposobiona. Nic dziwnego, nie posiadam względów pięknych pań, ale. Ale mam oczy, które bacznie przyglądają się wszystkiemu od dawna. My, ubodzy, pogardzani, mówimy zwykle mało, ale za to patrzymy bacznie. Usiłowałem wydać się spokojnym i obojętnym, lecz z twarzy jego widziałem, że mi się to zgoła nie udaje. A teraz ciągnął, podnosząc triumfalnie blade brwi nad zaczerwienionymi powiekami. A teraz nie dam się wyprzedzić. Nie pozwolę buntować mojej Agnieszki. Znajdę sposób przykrócenia tej przyjaźni. Nie na rękę mi ona. Uchylę wszelkie niepotrzebne wpływy. Nie dam się wysadzić. Sądzisz drugich wedle siebie. Podejrzewasz wszędzie spiski i podejścia zauważyłem. Może być, odrzekł, ale że użyję wyrażenia szanownego mego ongi pryncypała, kolegi obecnie. Mam powód, dla którego trzymać się muszę oburącz. Nie powinienem dać się wysadzić jako nic nieznaczący człowiek. Nie zniosę nikogo, kto mi wchodzi w drogę. Doprawdy, panie Copperfield, nie potrzeba mi włazić w drogę. Nie rozumiem, odrzekłem. Doprawdy? spytał szarpiąc się. Doprawdy! Dziwi mnie to. Bywasz pan zwykle tak sprytny i domyślny. Innym razem wytłumaczę to panu. Czy nie pan Meldon to konno tam przy bramie? Zdaje się, odpowiedziałem, siląc się na obojętność. Jurajak zasłonił usta, śmiejąc się tak, że się aż trząsł, chociaż żadnego nie wydawał dźwięku. Tak byłem oburzony całym jego zachowaniem, że odszedłem bez dalszych uwag, pozostawiając go samego w ogrodzie. Nie tego wieczoru, o ile pamiętam, lecz następnego w sobotę zaprowadziłem Agnieszkę do Dory. Odwiedziny te umówione były naprzód z panną Lawinią, czekano nas z herbatą. Targały mną duma i niepokój. Chciałem się pochwalić narzeczoną i niepokoiłem się tym, jaka się wyda Agnieszce. Przez całą drogę do Petnej sam, gdyż Agnieszka była wewnątrz, ja zaś zewnątrz omnibusu, wyobrażałem sobie dorek, kiedy wygląda najlepiej. Raz zdawało mi się, że chciałem, aby wyglądała tak, drugi raz owak. Czułem się rozgorączkowany. Pewien byłem, że w każdym razie będzie prześliczna. Nigdy mi się jednak nie wydała tak piękna, jak tego wieczoru. Nie zastaliśmy jej w bawialnym pokoju, gdzie przedstawił Agnieszkę ciotkom Dory. Chowała się gdzieś nieśmiało. Wiedziałem teraz, gdzie jej szukać, i zastałem jak zwykle tuż pod drzwiami. Nie chciała zrazu wcale wychodzić. Potem. Prosiła choć o pięć minut zwłoki, a gdy na koniec położyła mi na ramieniu małą rączkę była tak zarumieniona i ładna, jak chyba nigdy. Nie. Jeszcze była ładniejsza, gdy zbladła, wchodząc do salonu. Bała się Agnieszki. Przedtem jeszcze mówiła mi, że Agnieszka jest za rozsądna, ale teraz ujrzawszy ją tak poważną, dobrą, tkliwą, krzyknęła rozradowana i rzuciła się jej w objęcia. Szczęśliwy byłem, najszczęśliwszy pomiędzy nimi dwiema siostrzanym splecionymi uściskiem. Dora patrzała śmiało w piękne jasne oczy Agnieszki. Panna Lawinia i panna Klarysa zdawały się podzielać me zadowolenie. Wesoło zasiedliśmy do herbaty, panna Klarysa na pierwszym miejscu. Krajałem tort, gdyż obie staruszki lubiły słodycze. Panna Lawinia spoglądała na nas tak, jak gdyby nasze szczęście było jej dziełem. Agnieszka wszystkim przypadła do serca. Starała się zjednać sobie Dorę, a nawet Jeepa, który odpowiadał nader uprzejmie na jej zaczepki. Żartowała z Dory, gdyż ta nie chciała zająć swego zwykłego obok mnie miejsca. Dora oswajała się z nią pomału. Rada jestem, rzekła po herbacie, żeś mnie polubiła. Sądziłam, że ci się nie spodobam. A teraz po odjeździe Julii Mills żadnej nie mam przyjaciółki. Przy tej sposobności przypomniałem sobie, że mnie powiedział jeszcze, iż panna Mills odjechała. Jeździłem z Dorow do Gravesend, by ją pożegnać na okręcie, jedliśmy tam imbir i inne zamorskie przysmaki i pozostawiliśmy pannę Mills we łzach na pokładzie, z niezapisaną książką w ręku, w której miała prowadzić nowy pamiętnik, rozpoczynający się opisem oceanu. Agnieszka zauważyła, że nie najlepiej chyba musiałem o niej mówić, skoro Dora wątpić mogła w jej sympatię. Przeciwnie, zawołała Dora, wstrząsając kędziorami. Tyle mi dobrego mówiło o tobie, że aż byłam przestraszona. Tak bardzo liczy się z twoim zdaniem. Zdanie moje, odrzekła Agnieszka uśmiechając się, nie jest w stanie wpłynąć na jego uczucia. Nie ma ono żadnego znaczenia. Ale o mnie, proszę, nie myśl źle. Prosiła przymilając się dora. Żartowaliśmy z niej. Dora nazwała mnie głuptasem, oświadczyła, że mnie wcale nie lubi, i wieczór uleciał na skrzydłach czasu, lekki jak pajęcze nici w pogodne dni jesienne. Zbliżała się chwila odjazdu. Stałem przed kominkiem, a Dora zakradła się cichutko, by mnie jak zwykle pocałować na pożegnanie. Nie sądzisz, że gdybyśmy się już dawniej przyjaźnili, Rzekła z błyszczącym wzrokiem, drobną rączką, niedbale bawiąc się guzikiem mego surduta. Byłabym może mądrzejsza? Bredzisz, duszko, odrzekłem. Bredzę, pytała nie patrząc mi w oczy. Czyś tylko pewien, że bredzę. Najpewniejszy. Zapomniałam, pytała kręcąc wciąż nieszczęsny guzik, w jakim stopniu jesteście z sobą spokrewnieni. Wcaleśmy nie spokrewnieni. Istnieje jednak pomiędzy nami braterskie przywiązanie. Dziwię się, żeś się zakochał we mnie. ciągnęła drugi z kolei dręcząc guzik. Mógłże cię spotkać i nie pokochać? A gdybyś nie spotkał? A gdybyśmy się oboje nie urodzili? zaśmiałem się wesoło, zastanawiając się jednak, co ją skłoniło do podobnych pytań. Przy moich piersiach, igrając kolejno z wszystkimi guzikami surduta, migotały jej białe rączki. Jasne kędziory opływały skłaniającą się na moje ramię główkę, Oczy pokrywały opuszczone zasłony długich rzęs. Podniosła wzrok i wspinając się na paluszki, pocałowała mnie, raz, drugi, trzeci. Dłużej goręcej niż zwykle. Gdy nadeszło towarzystwo, śmiała się i figlowała już jak zwykle. Chciała, aby Jeep zaprezentował odjeżdżającym wszystkie swe umiejętności, lecz że tych było mnóstwo, a Jeep szczególną nie odznaczał się karnością. Daleko było do końca, gdyśmy usłyszeli nadjeżdżający omnibus. Nastąpiły czułe i spieszne pożegnania. Dora obiecywała pisywać do Agnieszki, prosząc, aby nie uważała jej listów za niedorzeczne. Agnieszka obiecywała odpisywać. Przy oknie omnibusu powtórzyły się raz jeszcze pożegnania. Potem Dora, pomimo nawoływań panny Lawini, wybiegła raz jeszcze, wołając, aby Agnieszka nie zapomniała swych przyrzeczeń. Do mnie zaś potrząsała loczkami. Omnibus dowiózł nas do Covent Garden. Stamtąd mieliśmy wziąć drugi do Highgate. Z niecierpliwością oczekiwałem chwili, kiedy mi Agnieszka powie coś o Dorze. chwaliła ją. Zachwycała się pięknością i wdziękiem mej wybranej. Z właściwym sobie taktem zwracała uwagę moją na obowiązki, jakie przyjąłem względem tego osieroconego dziecka. Nigdy, nie. Nigdy nie kochałem Dory tak głęboko i gorąco, jak tego wieczoru. Gdyśmy znów opuścili omnibus, kierując się ku domowi doktora Stronga, powiedziałem to Agnieszce. Gdyś siedziała obok niej, mówiłem, zdawało mi się, że jesteś tak jej, jak i moim, dobrym aniołem. Biedny ze mnie anioł, odrzekła, ale wierny. Czysty głos jej szedł mi prosto do serca. Z serca też powiedziałem. Tak cię znów widzę pogodną, Agnieszko, że mi do serca wstąpiła otucha, i myślę, że domowe twoje sprawy ułożyły się pomyślnie. Uspokoiłam się, rzekła. Weselsza jestem. Spojrzałem na jasną, spokojną ku gwiazdom podniesioną twarz. Nie, w domu żadne nie zaszły zmiany. Ozwała się po kilku chwilach. Żadnej nowej zmiany. Daruj to pytanie, Agnieszko, w tym, o czym była mowa podczas ostatniej mej mojej uwazbytności? Żadnej, odrzekła. Dużo myślałem o tym. Zapomnij, pamiętaj tylko, że polegam na uczuciu i prawdzie, rzekła, a po chwili dodała, i nie bój się, proszę, abym się kiedy zdecydowała na krok ów, którego się lękasz dla mnie. Chociaż właściwie nie przypuszczałem nigdy, aby się nań kiedy mogła zdecydować, słysząc z ust jej to zapewnienie, uczułem spadający mi z serca ciężar. Upewniłem ją o tym. A teraz, rzekłem, niewiele już mamy przed sobą czasu. Kiedyż się znów, kochana Agnieszko, zobaczymy, kiedy znów przyjedziesz do Londynu? Prawdopodobnie nieprędko odpowiedziała. Lepiej, żeby ojciec siedział w domu. Nie prędko się zapewne zobaczymy, lecz ponieważ będę pisywać do dory, będziemy o sobie wzajemnie za jej pośrednictwem wiedzieli. Zbliżaliśmy się do domku doktora. Późno już było, lecz w oknie pokoju pana stronga świeciło się jeszcze. Agnieszka pożegnała mnie. Nie dręcz się, mówiła, podając mi rękę, naszymi troskami, największą dla mnie pociechą będzie twe szczęście. Bądź pewien, że jeśli bym kiedy w czym bądź potrzebowała Twej pomocy wezwę cię. Niechcie Bóg ma w swej pieczy. Uśmiech jej, promienne, srebrny ton głosu przypomniały mi ją znów taką, jaką widziałem obok dory. Stałem jeszcze chwilkę spoglądając na gwiazdy z sercem ukojonym, pełnym miłości i przywiązania, po czym zawróciłem ku domowi. Uszedłem już kilka kroków, gdy uderzyło mnie światło w pracowni doktora poczułem wyrzuty sumienia, że sam bez mej pomocy męczy się pracą nad słownikiem. Zawróciłem tedy, pragnąc się o tym przekonać, a w każdym razie życzyć mu dobrej nocy. Otworzyłem drzwi. Jakież było moje zdziwienie, gdym dojrzał w świetle przyćmionej lampy Jurajaha, stał, opierając się trupią swą ręką o stół, drugą przysłaniając usta. Doktor, siedząc w fotelu, skrył twarz w dłoniach. Pan Wickfield wystraszony dotykał jego ramienia. W pierwszej chwili sądziłem, że doktor zasłabł, lecz spotkawszy się ze spojrzeniem Jurajacha, zrozumiałem, o co idzie. Chciałem się cofnąć, lecz doktor dostrzegł mnie i żywym ruchem powstrzymał. W każdym razie ozwał się Jurajach, szarpiąc i wykrzywiając niezgrawną swą postać. Nie ma potrzeby rozgłaszać faktu na miasto całe. Można rozważyć go przy zamkniętych drzwiach. Cicho, na palcach zbliżył się do pozostawionych przeze mnie otworem drzwi, zamknął je starannie, a powróciwszy na to samo miejsce, wrócił do uprzedniej pozycji. Okazywane przezeń współczucie oburzyło mnie nad wszelki wyraz. Obowiązkiem moim, panie Copperfield, było, począł, nadmienić doktorowi o tym, o czym mówiliśmy z panem. Spojrzałem nań tylko nie odpowiadając, a zbliżywszy się do kochanego starego mego nauczyciela. Przemówiłem słowami pociechy i przywiązania. Położył mi na ramieniu rękę, jak to zwykł czynić, gdym był małym chłopięciem, nie podniósł jednak siwej głowy. Zdaje mi się, panie Copperfield, ciągnął słodko Jurajach, że nie rozumiesz pan w czym rzecz. Otóż za najświętszy uważałem obowiązek zwrócić uwagę czcigodnego doktora na postępowanie jego małżonki. Uczyniłem to wbrew mym chęciom, doprawdy upewnić o tym pana mogę, panie Copperfield. Temat to nader nieprzyjemny, lecz obowiązek przede wszystkim. Dziwię się, żem go nie chwycił za kołnierz i nie wytrząsł z wstrętnego cielska potwornej duszy. Mówiliśmy już o tym z panem, panie Copperfield, ciągnął, ale niejasno, gdyż żaden z nas swobodnie przedmiotu tego nie chciał dotykać. Zdecydowałem się na to wreszcie i powiedziałem właśnie czcigodnemu doktorowi, że co pan powiada? Jęk wyrwał się z piersi starca. Jęk ten kamień wyporuszył, ale nie Jurajacha, że ciągnął on słodziutko, łasząc się pokornie. Każdy, kto raz ujrzy małżonkę czcigodnego doktora i pana Maldona, zauważyć może, iż nie są sobie obojętni. Przyszedł nareszcie czas, choć nie naszą rzeczą jest wtrącać się, aby otworzyć oczy czcigodnego doktora na to, co już wszem i każdemu z osobna wiadomym było przed odjazdem jeszcze pana Meldona do Indii. Nikt też nie wątpił, po co pan Meldon z Indii wracał i co go tu zatrzymuje. W chwili, gdyś pan wszedł, panie Copperfield, odwołałem się do obecnego tu mego kolegi. Tu przekrzywił się w stronę pana Wickfielda, zobowiązując go, aby zaświadczył, co sam tylokrotnie zauważył. Dalej, tedy, dalej, panie Wickfield. Kolego, zaświadcz, proszę. Na boga żywego. Stłumionym, drżącym głosem, dotykając ramienia przyjaciela, mówił pan Wickfield. Na boga żywego, kochany doktorze, nie przypisuj zbytniej wagi, nie dającym się może usprawiedliwić podejrzeniom. Domysłom. Ha! zawołał Jurajach. Co za smutne, a wymowne zeznanie tak wiernego przyjaciela. Gdym był jeszcze aplikantem, pamiętasz koperfildzie, ileśmy razy zauważyli, jak się wzdrygał, nie śmiejąc w dobroci swej i przyjaźni przerwać niestosownego dla panny Agnieszki stosunku. Przyjacielu mój drogi, kochany przyjacielu, drżącym głosem mówił prawnik. Nie zważaj na to. Wiesz, że słabością moją było szukać we wszystkim przyczyn i to mnie zaślepiało. Nasuwało niczym częstokroć nieusprawiedliwione podejrzenia. Więc miałeś podejrzenia? Głucho, nie podnosząc głowy, odezwał się doktor Strong. Podejrzewałeś. Śmiało, śmiało, kolego, zachęcał Urajach. Zapewne, był kota prawnik. Zapewne zdawało mi się nawet, żeś takowe sam powziął, mój przyjacielu. Ja? Nie. Nie, nigdy. Z patosem rozpaczy zaprzeczył starzec. Tak mi się zdawało uniewinniał się pan Wickfield. Chciałeś go przecie wysłać za granicę. Tak, dla dogodzenia Annie i zapewnienia przyszłości towarzyszowi jej lat dziecinnych. Dlatego tylko. Wierzę, gdy mi to mówisz. Przekonałem się teraz, że dlatego tylko, lecz wówczas, ja zaś w zaślepieniu swym upatrywałem w tej różnicy wieku w tym to rzecz, jak pan widzi, panie Copperfield, zauważył Uriah z ubliżającym politowaniem. Kobieta, ciągnął prawnik, tak młoda jeszcze, piękna, chociaż musiała cię szanować, wychodząc za ciebie, uległa, jak mi się w zaślepieniu mym zdawało, pobudkom mniej szlachetnej może natury. Zapomniałem, widzisz, o tysiącznych w lepszym świetle rzeczy takie stawiających wypadkach. Sam pomyśl o tym na rany Chrystusa. Ile w nim dobroci, zauważył, kiwając głową Uriah. Jeden tylko miałem pogląd, upewniał pan Wickfield. Ciasny, wyłączny pogląd, a teraz błagam cię i zaklinam, przyjacielu, najdroższy, abyś to wziął pod uwagę, gdy nie mogę uniknąć Niepodobna już uniknąć, wtrącił Jurajach. Śmielej, kolego. Rzeczy stanęły tak, że wszelkie niedomówienia zaostrzają tylko sytuację. Więc prawda, zawołał prawnik, spoglądając z rozpaczą na swego wspólnika. Prawda, posądzałem ją, że nie jest wierna swym obowiązkom. I bolało to mnie, że córka moja przyjaźni się z nią, skorą widział, a raczej skoro mi błędne moje teorie nasuwały nieusprawiedliwione zapewne posądzenia. Lecz wierzaj mi, nigdy przed nikim nie wspomniałem. A teraz, kończył zgaszonym głosem, jeśli ciężko ci słyszeć, co mówię, wierzaj, ciężej mi jeszcze mówić, wierzaj i ulituj się nade mną. Doktor wyciągnął rękę, którą pan Wickfield uścisnął, nisko pochylając głowę. Pewien jestem, wwinął się jak piskoż w zaległe milczenie i rajach, że przedmiot to nader jest dla wszystkich nas tu obecnych nieprzyjemny. Lecz skoro raz już o tym mowa, pozwolę sobie dodać, że i Copperfield zauważył to nieraz. Stłumionym od oburzenia głosem spytałem go, jak śmie powoływać się na mnie. Och, zawołał, wywijając się cały. Przestań, proszę. Wszystkim nam wiadomo, jak jesteś dobry, uprzejmy, nikomu nie chcesz się narazić, lecz pamiętasz, cośmy onegdaj wieczorem mówili? O, rozumiałeś mnie doskonale, doskonale, kochane Koperfildzie. O, nie zaprzeczaj, proszę. Przeczenie twe pochodzi z najlepszych intencji, cóż, kiedy, jak widzisz, nie ma już na to rady. Widziałem, jak się zwróciły na mnie oczy kochanego mego nauczyciela i widziałem, co wyczytały we wzburzonej mej twarzy. Przeczenie na nic by się nie zdało. Milczałem. Doktor powstał wreszcie z miejsca i przeszedł się parę razy po pokoju. Oparł się o poręcz opuszczonego dopiero fotela i od czasu do czasu podnosząc do oczu chustkę mówił z przedziwną cześć mu przynoszącą prostotą Moja wina, rzekł. Moja wina. Ja to naraziłem tę, którą powinienem był osłaniać na próby i oszczerstwa. Oszczerstwem nazywam bowiem każde, niewypowiedziane nawet posądzenie. Uniknęłaby ich, gdyby nie ja. Jurajach potakiwał głową. Uniknęłaby ich, powtórzył doktor. Stary jestem, jak widzicie, panowie, i czuję, że dni me policzone, lecz życie kładę za cześć i wiarę tej, o której mówiliśmy dopiero. Bardziej rycerskiej, piękniejszej i szlachetniejszej postaci jak tego starca, gdy powyższe wymawiał słowa. Żaden mistrz pędzla stworzyć nie potrafi. Lecz, ciągnął, nie jestem przygotowany do odparcia oszczerstw i posądzeń, na które przez nieszczęsne to małżeństwo naraziłem Eni. Wiem, że bywam roztargniony i nie mogę stanowczo odrzucać uwag ludzi baczniejszych ode mnie, różnych wiekiem, stanowiskiem. Byłoby to niedarowaną z mojej strony zarozumiałością. Nieraz podziwiałem jego dobroć i tkliwość względem młodej żony, lecz teraz zachowanie jego, sposób w jaki stawał w jej obronie, zachwycały mnie. Ożeniłem się z mążoną, mówił, gdy była młodziutkim stworzeniem i nie miała ukształtowanego charakteru. Moją było rzeczą rozwijać ją i kształcić. Znałem jej ojca i ją znałem od kolebki. Podziwiając przymioty, jakimi obdarzyła ją natura, jeśli mię skrzywdził, jak to dopiero widzę, nadużywając przywiązania jej i wdzięczności, korzę się przed nią z całego serca. Przeszedł się po pokoju, wrócił na poprzednie miejsce i zaciskając dłoń na poręczy fotela, mówił drżącym głosem: Sądziłem, że mym opiekuńczym skrzydłem zasłonię ją przed burzami i trudami życia. Wyobrażałem sobie, że pomimo różnicy lat, spokojny u boku mego stworzę jej żywot. Nie traciłem z pamięci niedalekich zapewne chwil, gdy ją, młodą i piękną, lecz dojrzałą, uwolnię z wszelkich krępujących ją więzów. Honorem ręczę panowie, takie a nie inne były uczucia i pobudki moje. Wewnętrzne światło opromieniało sędziwą twarz jego, dostatecznego słowom udzielając świadectwa. Szczęśliwy z nią byłem, ciągnął, i po obecną chwilę błogosławiłem dzień naszego połączenia. Głos mu się załamał. Chwilę milczał, potem znów mówił. Zbudzony z marzeń, a przez całe życie w tym jak w innych kierunkach marzycielem jeno byłem. Zmarzeń zbudzony, widzę istotnie, że nie mogła znaleźć u mego boku zadowolenia. Młodość ma niezaprzeczone. Pogwałcić się nie dające prawa. Naturalnym biegiem rzeczy nie mogła być obojętna dla rówieśnika swego, towarzysza lat dziecięcych. Z żalem spoglądać na niego musiała, widzę to teraz, rozumiem. Przypominam wiele wskazówek, na które do strasznego tego przebudzenia głuchy byłem i ślepy. Poza tym jednak upewniam Was, panowie, życie i cześć żony mej pozostać winny wolne od wszelkiego zarzutu. W oczach zapaliły mu się przelotne ognie, głos podniósł i wzmocnił przy ostatnich słowach. Umilkł, po chwili ciszy znów mówił: Co do mnie, pozostaje mi tylko znieść z pokorą przeświadczenie o popełnionej omyłce i następstwa, jakie pociągnęła za sobą. Nie ja jej, lecz ona to mnie czynić winna wyrzuty. Osłaniać ją przed nieporozumieniem, jakie powstać mogło nawet wśród przyjaciół naszych, jest moim obowiązkiem. Im bardziej ciche wieść będziemy życie, tym łatwiej zadość uczynię wymaganiom tego obowiązku. Gdy zaś nadejdzie chwila, oby ją miłosierne nieba przyspieszyć chciały, że ją śmierć uwolni z tych więzów, spokojnie ufając jej, na ręku jej zawrę powieki, pozostawiając ją lepszej doli. Nie widziałem go, gdyż łzy mi przesłaniały oczy. Wychodząc, zatrzymał się jeszcze na progu. Odkryłem wam, panowie, głąb serca, rzekł. Pewien jestem, że ją uszanujecie i żadnym słowem nie poruszycie całej tej dzisiejszej sprawy. Wickfieldzie, przyjacielu stary, podaj mi rękę. Pan Wickfield pośpieszył podać mu ramię, wyszli, nie mówiąc ani słowa. Jurajak spoglądał za nimi. Tak, rzekł po chwili, zwracając się do mnie. Innego co prawda spodziewałem się rozwiązania, ale czego wymagać od tego uczonego głupca zaślepiony? No, wysadziłem przynajmniej kogo chciałem i to coś znaczy. Nędzniku zawołałem puszczając wodze oburzeniu, jak śmiałeś wciągać mnie w niecne swe intrygi, jak śmiesz obecnie, łotrze, ty jakiś zwierzać mi się z takowych! Stając z nim oko w oko, czytałem ze znanej mi tak dobrze jego twarzy to, co mi zresztą wiadome już było. Zastawił na mnie niecne sieci, aby mnie dręczyć i upokorzyć. Podła jego twarz budziła dziwne swędzenie mej dłoni. Uderzyłem go z taką siłą, że mi się zdawało, iż z ręki mej posypały się iskry. Chwycił mnie za rękę. Staliśmy tak oko w oko, długo. Tak długo, żem widział, jak stopniowo na twarzy jego bladły czerwone przez palce moje pozostawione ślady. Copperfieldzie! Syknął wreszcie. Oszalałeś? Postradałeś zmysły? Chciałem się raz pozbyć ciebie, nędzniku. Psie, niegodny! zawołałem, wyrywając rękę, którą ściskał nerwowo w zimnej, śliskiej swej dłoni. Czy tak? rzekł, pocierając mimowoli płonącą zapewne z bólu twarz. Nie uda ci się to już, może. Przekonałem cię przynajmniej, jak dalece gardzę tobą. Nie boję się niecnych twych pogróżek. Nie możesz już naważyć nic gorszego nad to, coś naważył. Zrozumiał doskonale, że to, co mnie dotąd powstrzymywało i wiązało względem niego, musiało zostać stanowczo pominięte. Zapewnienie Agnieszki rozwiązało mi istotnie ręce. Milczał. We wbitym we mnie jego wzroku mieniły się wszystkie odcienie podłości i wściekłości. Zawsześ był przeciw mnie! Rzekł wreszcie, odejmując rękę od twarzy. Od dawna wiedziałem o tym. Myśl sobie, co ci się podoba, odparłem ze wzgardą. A ja cię jednak zawsze lubiłem, dorzucił. Nie raczyłem odpowiedzieć i wziąwszy kapelusz, chciałem wyjść. Stanął pomiędzy mną a drzwiami. Do kłótni trzeba, by obie strony były niezadowolone, zauważył. Ja nie mówię tego o sobie. Idź do diabła! zawołałem. Ciszej! Pożałujesz może tych słów, unosząc się, dajesz mi przewagę nad sobą. Przebaczam ci, wszakże. Ty mi przebaczasz? Ty? Tak, ja. Rzucasz się na mnie, odwracasz ode mnie, który ci byłem prawdziwym przyjacielem, ale, powtarzam, do zwady potrzeba dwóch wrogów, a ja twym wrogiem nie będę i pomimo wszystko, pomimo twojej woli pozostanę przyjacielem. Wiesz teraz, czego się masz spodziewać? Konieczność prowadzenia tej rozmowy ściszonym głosem, urajach mówił cały czas cicho i zwolna, ja głośno i szybko, nie zdołała mnie uspokoić. Odpowiedziawszy mu, że wiem doskonale i zawsze wiedziałem, czego się po nim można spodziewać, odepchnąłem go ode drzwi, wychodząc na dziedziniec. Natychmiast wszelako dostrzegłem, że szedł tuż za mną. Wracał do pobliskiego mieszkania zacnej swej rodzicielki. Dogonił mnie. Mówię ci, Copperfieldzie, syknął mi nad uchem, gdyż nie raczyłem nawet odwrócić głowy. Mówię ci, że to ty w fałszywym stawiasz się położeniu. Czułem, że ma rację. I to mnie właśnie rozjątrzało. Nie poradzisz na to, ciągnął. Nie możesz mi przeszkodzić, abym ci przebaczył. Nie, nie wspomnę o tym nikomu, nawet rodzonej matce. Postanowiłem... Przebaczyć ci i dziwię się tylko, że mogłeś pozwolić sobie podnieść rękę na tak nędznego, tak pokornego, jak ja robaka, miał słuszność. Lepiej mnie znał, niżeli ja znałem siebie, gdybyż przynajmniej mnie wyzywał, ale nie, dręczył tylko, drażnił, na wolnym dopiekał ogniu. Gdym wyszedł na nazajutrz rano, kościelne dzwony nawoływały wiernych do modlitwy. Spotkałem go idącego z matką, powitał mnie, jak gdyby nic nigdy pomiędzy nami nie zaszło, zmuszając mnie do pozornej grzeczności. Musiałem mu wybić zęby, gdyż miał twarz podwiązaną czarną jedwabną chustką, która bynajmniej nie przyczyniła się do upiększenia go. Mówił, że wraca właśnie od dentysty, który mu wyrwał ząb. Czemu nie wszystkie? Pomyślałem bardziej szczerze, niż miłosiernie. Doktor tłumacząc się złym stanem zdrowia, większą część dnia spędził samotnie w swej pracowni. Tydzień co najmniej upłynął od wyjazdu Agnieszki i jej ojca, zanim wróciliśmy do dawnych zajęć. Doktor podał mi raz niezapieczętowaną, do mnie zaadresowaną kopertę, w której powtarzał zlecenie zachowania w tajemnicy wypadków pamiętnego wieczoru. Tajemnicę te powierzyłem tylko ciotce. Nie mogłem poruszać jej z agnieszką która się niczego nie domyślała. Nie domyślała się też pani Strąg, o ile mogłem wnosić. Przynajmniej sporo czasu upłynęło, zanim dostrzegłem w niej zmianę. Zmiana ta nasuwała się na kształt powolnej jesiennej chmury. Zrazu tylko dziwić ją, zdawało się łagodne współczucie w postępowaniu męża. Pragnął, aby matka jej zamieszkała z nimi i rozweseliła jej samotność. Nieraz pracując z doktorem, widziałem, jak mu się przypatrywała bacznie. Nieraz powstając nagle z miejsca, opuszczała pracownię ze łzami w oczach. Powoli piękność jej trwałym omroczyła się smutkiem. Pani Merkelham przebywała wprawdzie teraz ciągle z córką, lecz ciągle mówiąc i mówiąc, nie miała czasu, by zauważyć cokolwiek. I nie tylko pani Strong zmieniała się w oczach. Mąż jej, Zestarzał się, posmutniał widocznie. Tylko w dobroci jego, łagodności, tkliwości dla żony żadna nie zaszła zmiana. Raz był to dzień jej urodzin, jak zwykle, lecz nieśmiało jakoś lękliwie usiadła z robotą przy oknie w pracowni. Widziałem, jak wziął ją za głowę, pocałował w czoło i odszedł śpiesznie. Skamieniała. Podobna do posągu. Po chwili opuściła pognębioną głowę, z oczu jej popłynęły łzy. Czasem, gdyśmy zostawali sami, zdawało mi się, że chce coś do mnie powiedzieć, lecz nigdy nie wyrzekła słowa. Doktor szukał dla niej rozrywek, których by poza domem mogła używać pod okiem matki. Dogadzało to przepadającej za zabawami pani Merkelham, lecz córka jej stosowała się z widocznym przymusem do woli męża. Wszystko zdawało się jej obojętnym. Nie wiedziałem już, co mam myśleć. Ciotka, która przechadzała się wieczorami całymi po swym pokoju, też gubiła się w domysłach. Jeden pandik zdawał się przenikać te domowe tajemnice. Co myślał o tym, co zauważył powiedzieć nie potrafię. Wspominałem już o jego uwielbieniu dla doktora Stronga. Przywiązanie zaś wszelkie obdarzone bywa tak rozwiniętą intuicją, że zrównać może istoty niższego rozwoju z najbardziej rozwiniętymi. Serdeczna ta intuicja rozświeciła mroki zalegające umysłu pana Dicka. Przybywszy do Londynu, wszedł od razu w dawne swe prawa towarzyszenia uczonemu w jego długich przechadzkach po ogródku. Było to zupełnie tak jak niegdyś w Canterbury. Pan Dick był najszczęśliwszy, gdy mu doktor odczytywał swój słownik. Najnieszczęśliwszym zaś człowiekiem stawał się z chwilą, gdy manuskrypt znikał w kieszeni szlafroka autora. Gdyśmy z doktorem byli zajęci w pracowni, przechadzał się w ogródku z panią Strąg, pomagając jej doglądać kwiatów i grządek. Zdaje mi się, że rzadko zamieniali z sobą więcej niż parę słów na godzinę. Lecz mimo to rozumieli się doskonale, lubili się najpewniej wzajemnie i zadzierzgnęło to pomiędzy nimi pewne silne węzły. Gdy przypomnę go sobie z nieprzeniknioną twarzą idącego za doktorem i słuchającego trudnych wyrazów ze słownika, gdy przypomnę go sobie noszącego flancę i nasiona za doktorową, klęczącego przy grzędach i pielącego je dużymi obleczonymi w rękawice rękoma, każdym ruchem, spojrzeniem, wyrażającego to, czego nikt by równie wymownie nie zdołał wyrazić, chęć zadowolenia jej za pośrednictwem każdego wazonu, kwiatka grudki ziemi, oświadczającego jej swą przychylność, zapominającego dla niej i przy niej nawet o nieszczęsnym swym królu Karolu, niestrudzonego w usługach. Gdy przypomnę go sobie tak dobrym, kochającym, wiernym, wstydzę się niemal, żem go posądzał o brak zdrowych zmysłów. Nikt się oprócz mnie na nim nie poznał, upewniała z zadowoleniem ciotka, gdym z nią o tym mówił. Nie Niejedną on nam jeszcze zgotuje niespodziankę. Zanim rozdział ten skończę, wywołać muszę jedno jeszcze wspomnienie. W czasie pobytu pana Wakefielda i Agnieszki u doktora zauważyłem, że co rana pocztylion przynosił dwa lub trzy listy do Jurajacha. Poznawałem na kopercie zamaszyste pismo pana Mickaubera. Wnosiłem tedy, że interesy jego musiały się poprawić. I jakież było moje zdziwienie, gdym pewnego poranku otrzymał od jego żony list. Następującej treści. Canterbury, poniedziałek wieczorem. Zdziwi pana zapewne, panie Copperfield, list mój, a bardziej jeszcze jego treść. Najwięcej zaś tajemnica, o którą pana upraszam. Uczucia moje jako żony i matki potrzebują wynurzenia, że zaś nie mogę w danym razie zwrócić się do mej zawsze ku panu Mikołberowi pewną niechęć żywiącej rodziny. Postanowiłam ze wszystkiego zwierzyć się panu jako najlepszemu i najdawniejszemu naszemu przyjacielowi i lokatorowi. Oznajmić panu muszę, kochany panie Copperfield, że pomiędzy mną a mężem mym, nie opuszczę go nigdy, nigdy, istniało zawsze wzajemne zaufanie. Czasem wprawdzie pan Mikołbr działał bez zasięgnięcia rad moich lub skrywał przede mną termin jakiegoś weksla, jak to właśnie obecnie miało miejsce, lecz na ogół mąż mój nie miał tajemnic dla wiernej swej towarzyszki i co wieczór zdawał mi szczegółowe sprawozdanie z całego dnia. Wyobrazisz pan sobie łacno, kochany panie, jaką przejmującą boleścią napełnia mnie, Obecnie dostrzeżona w tym względzie zmiana. Zmienił się mąż mój. Chowa tajemnice jakieś przed wierną towarzyszką swej doli i niedoli, to jest przed małżonką. I gdy upewnię pana, że oprócz tego, iż od rana do zmierzchu przebywa w kancelarii, tyle dziś wiem o jego życiu, co o życiu Patagończyków. Że użyję tylko utartej przenośni. Nie na tym koniec. Pan Mikołber posmutniał, spochmurniał, zobojętniał dla starszego syna i pierworodnej córki. Przestał się szczycić bliźniętami i zimnym okiem spogląda na nowo przybyłe w naszym rodzinnym kole niemowlę. Z największą trudnością wydostać od niego można grosz na domowe wydatki. Często wspomina o uregulowaniu rachunków, ani zaś słowa wydobyć z niego nie można o zagadkowej tej zmianie. Ciężko to, ciężko jest znosić. Serce mi pęka. Jeśli, znając środki, którymi rozporządzam, zechce mi Pan przyjaznej udzielić rady i wskazówki ku rozwiązaniu trudnego tego dylematu, zobowiąże mnie Pan nieskończenie, dodając jedno więcej do tylu dawnych zobowiązań. Dzieci moje przesyłają Panu przyjazne pozdrowienie, a nowo przybyły w rodzinnym naszym kółku nieznajomy. Niewinny zagadek, pełen uśmiech. Ja zaś, kochany panie Copperfield, pozostaję z niezmienną dla pana przyjaźnią. Emma Micowber. Na list ten mogłem dać jedną tylko radę pozyskać utracone zaufanie męża łagodnością i cierpliwością, w czym zresztą, jak dodałem, pani Mikołber celowała. Jednakże list jej dał mi wiele do myślenia rozdział 43 rzut oka w przeszłość raz jeszcze zastanowię się nad minionym okresem mego życia przywołam pamięcią cienie dni tych otaczające zewsząd własny cień mój mijały tygodnie miesiące lata mijały jak letnie mijają dni, jak zimowe mijają wieczory Przechadzki z dorą, to wśród słonecznej pogody, to po śniegiem przysypanych ulicach. Niedzielne przechadzki po ukwieconych łąkach w lecie i zimą nad ściętą w sople lodu rzeką. Minęły dnie, tygodnie, miesiące. Minęły jak w morze zbiegające fale rzeki. W domu dwóch staruszek najmniejsze nie zachodziły zmiany. Zegar nad kominkiem jednostajnie wybijał godziny, a w holu wisiał barometr. I zegar i barometr mylą się często, polegać na nich nie warto. Ślepo im jednak wierzyliśmy. Dobiegłem pełnoletniości, skończyłem dwadzieścia jeden lat. Każdy przez to przechodził, lecz niech przypomnę sobie, com w owym czasie już osiągnął. Udało mi się wreszcie przeniknąć tajniki stenografii i podwoić moje dochody. Wyrobiłem sobie nawet pewne imię w tej gałęzi i uczęszczałem stale do parlamentu w celu zasilania porannego dziennika. Co wieczór notowałem nigdy niespełnione przepowiednie lub projekty, objaśnienia nie wyjaśniające niczego. Po uszy nurzałem się w słowach, w potokach słów. Odtąd Brytania wryła mi się w wyobraźnię jako opłakana niewiasta lub opierzona piórami kancelistów naszpikowana kuropatwa, spętana czerwonym sznurkiem. Dowiedziałem się, co znaczy i ile warta jest polityka. Nie ma ona we mnie i nie zyska nigdy wiernego syna. Traddle spróbował też sił na tym polu, lecz mu nie szło. Niepowodzenie jednakże nie zakłóciło pogody jego umysłu. Nie robił nigdy z siebie kogoś wielkiego. Pracował w dziennikarstwie, zbierając i rejestrując fakty, które inni rozwijali lub upiększali. Oddał się adwokaturze. Wejście jego do adwokatury z suto oblano grzanym winem. Inną obrałem sobie jeszcze drogę i drżącą ręką, próbowałem swych sił w literaturze, wysyłając utwory me w sekrecie do różnych tygodników. Płacono mi za nie. Źródła moich dochodów liczyć już mogłem na palcach. Przenieśliśmy się z Buckingham Street do podmiejskiego domku, który już kiedyś ściągnął moją uwagę i pragnienie. Ciotka miała się ode mnie przenieść do jeszcze mniejszego, znajdującego się w pobliżu domku. Po co? Ano, bo się miałem żenić. Żenić? Tak, z dorą. Otrzymałem zezwolenie panny Lawini i panny Klarysy, które się przy tym trzepotały jak kanarki w klatce. Panna lawinia, zajęta wyprawą bratanicy, nie miała chwili spokoju, przepatrując modele i wzory i rozprawiając z młodzieńcami zawsze uzbrojonymi w miarę i nożyce. Krawiec, wpiętą w klapę od surduta igłą, nie wychodził z domu. A zdawało mi się, że czy to gdy jadł, czy gdy pił, czy gdy sypiał, nie rozstawał się nigdy z naparstkiem. Luba moja została ich lalką. Ciągle jej coś przymierzano, nie zostawiając nas w spokoju ani na pięć minut. Co chwila słyszałem: Prosimy panią, panno Doro. Panna Klarysa z moją ciotką wertowały znów cały Londyn, szukając potrzebnych nam sprzętów. A co gorsza, upatrzonych nie kupowały od razu, lecz kazały nam oglądać. A gdyśmy się wybierali na owe oględziny, Dora zamiast rusztu do kuchni. Kupowała na przykład chińską pagodę z dzwoneczkami na szczycie jako budkę dla dzipa. Jeep znów potrzebował sporo czasu, by przywyknąć do nowej rezydencji. Za każdym razem, gdy właził lub raczej gdy wpychano go do pagody, dzwoneczki poruszały się i dzwoniły, czego się bardzo bał. Pegoty, przybyła, aby pomóc mi się urządzić, pracowała od rana do nocy, myła. I szorowała wszystko, co się tylko dało, doprowadzając do stanu takiego połysku, jakim świeciło jej własne czoło. Zacząłem teraz spotykać jej brata, samotnie błądzącego wieczorami po ciemnych ulicach i zaglądającego w oczy każdej przechodzącej kobiecie. Nie zaczepiałem go nigdy, wiedząc, czego szuka, czego się lęka. Dziwnie też poważnie wyglądał Traddles, gdy raz po południu spotkał się ze mną w Commons, gdzie czasem dla formy przesiadywałem. Było to w przeddzień urzeczywistnienia najpiękniejszych mych marzeń. Odbierałem właśnie potrzebne mi do ślubu świadectwo. Była to ćwiartka papieru, którą Traddles oglądał na wszystkie strony ze zdziwieniem niby. Wypisano na niej połączono imiona Davida Copperfielda i Doris Penlow, a niżej znajdowała się urzędowa pieczęć uświęcająca nasz związek oraz formalne, błogosławiące, tanio zresztą kupione zezwolenie na nasze szczęście samego kanterburskiego arcybiskupa. Snem mi się to zdawało, błogim snem. Nie wierzyłem, że to się może spełnić, a jednak Zdawało mi się jednocześnie, że każdy z przechodniów musi wiedzieć, że się mam nazajutrz żenić. Zastępca ułatwił mi załatwienie wszystkich formalności, a Traddles, chociaż bez potrzeby, towarzyszył mi wszędzie. Mam nadzieję, mówiłem mu, że wkrótce zjawisz się tu także. Życzę ci, aby to nastąpić mogło jak najprędzej. Dziękuję ci za dobre życzenia, odparł, i ja się tego spodziewam, myśląc z prawdziwą radością. Że kochane to dziewczę gotowe czekać choćby najdłużej. O której godzinie pójdziesz ją spotkać na stację dyliżansów? spytałem. O siódmej, odrzekł, spoglądając na swój gruby srebrny zegarek. Ten sam, z którego w szkole wydobył kiedyś kółko do zbudowania młyna. Panna Wickfield przybędzie o tej samej godzinie? Nieco później, o wpół do ósmej. Czuję się tak szczęśliwy, twierdził poczciwy chłopak. Jak gdybym sam miał się żenić, a nie potrafię już wyrazić wdzięczności za zaproszenie Mejzowi na dróżkę wraz z panną Wickfield. Nie uwierzysz, jak to mnie wzrusza. Uściskaliśmy się. Rozmawialiśmy tak, chodziliśmy razem, jedliśmy obiad, a wszystko to zdawało mi się snem. O naznaczonej godzinie Zofia przybyła do ciotek Dory. Nie była może piękna, lecz posiadała nad wyraz przyjemną i sympatyczną powierzchowność. Pełna była prostoty, szczerości, wdzięku. Trados, nie bez pewnej dumy, przedstawił nam swą narzeczoną. Zacierał ręce i włosy mu się na głowie jeżyły. Z wdzięcznością i zadowoleniem przyjmował nasze powinszowania. O wpół do ósmej przywiozłem Agnieszkę, szczęśliwy, że widzę znów wśród nas jej drogą twarz. Agnieszka lubiła bardzo Treadlesa, który cieszył się z możności przedstawienia jej, kochanego swego dziewczęcia. Wciąż jednak snem mi się to wszystko zdawało. Wieczór przeszedł wesoło, przyjemnie, tylko ja nie mogłem w pełni cieszyć się swoim szczęściem, trawiony wewnętrznym jakimś niepokojem. Podniecony tak, jak gdybym nie spał kilka nocy z rzędu. Zdawało mi się, że to nie dziś, lecz co najmniej przed miesiącem, dostałem z komons, spoczywające w bocznej kieszeni mego surduta świadectwo. Nazajutrz udaliśmy się wszyscy razem na oględziny naszego, to jest Dory i mego domu. Nie mogłem sobie wyobrazić siebie w nim, jako gospodarza. Czułem się raczej intruzem, zdawało mi się, że gospodarz wylezie gdzieś skąta. Domek był śliczny, nowy, wszystko w nim lśniło czystością. Kwiaty dywanów wyglądały jak świeżo zerwane, tak samo gałązki na tapecie. Białe firanki, różowe mebelki dodawały uroku. Przy lustrze wisiał ulubiony przeze mnie słomkowy kapelusz dory z niebieskimi wstążkami, a w kącie stała gitara. Każdy zaś wchodzący potrącał dzwonki pagody gipha. Za dużej, co prawda, w szczupłym mieszkaniu. Jeszcze jeden wieczór do snu podobny. Przed odejściem do domu chciałem zobaczyć Dorę, ale jej nie było. Panna Lawinia tajemniczo oznajmiła mi, że wkrótce nadejdzie to wkrótce wydało mi się nieco przydługie, gdy nagle usłyszałem przy drzwiach szelest i pukanie. Otworzyłem. Spotkały mnie błyszczące oczy Dory. Panna Lawinia przymierzała jej ślubną suknię. Objąłem mą narzeczoną. Panna Lawinia krzyknęła. Mogłem zgnieść woal. Dora śmiała się i płakała zarazem. Snem mi się to zdawało. Czy ci się to podoba, Daddy? pytała Dora. Czy mi się podoba? Czyś tylko pewien, że mnie kochasz. Ale to bardzo kochasz. Odpowiedź groziła woalowi, więc panna Lawinia zaczęła mi tłumaczyć, że dora jest teraz tylko do patrzenia, że mam tylko z dala patrzeć i podziwiać ją. Dora stała chwilę przede mną, jak święta z obrazka, a potem zrzuciła szybko woal i zaczęła skakać dokoła pokoju, pytając Gipa, czy jej do twarzy w ślubnym stroju i czy się Gip na nią nie gniewa, że wychodzi za mąż. Następnie zaś kazała mu służyć Zastawiając go słynną naszą kucharską książką. Wróciłem do domu pytając siebie, Senli to czyjawa? jawa? Na Nazajutrz wcześniej bardzo pojechałem po ciotkę. Nigdy przedtem nie widziałem jej tak wyglądającej. Odziana w jedwabną żółtą suknię i biały kapelusz wygląda przedziwnie. Ubierała ją Janet. Pegoty była już gotowa, ponieważ także wybierała się do kościoła. Pan Dick który obiecał prowadzić moją narzeczoną do ołtarza, kazał się ufryzować. Był równie rozpromieniony jak traddles, który niebawem nadszedł. Pamiętam to wszystko, chociaż zdaje mi się, że nic wówczas nie widziałem. A jednak prawdą to było. Jawą. I odczuwałem pewną litość dla tych przechodniów, którzy, śpiesząc do codziennych swych zajęć, w szczęściu mym nie mieli uczestniczyć. Przez całą drogę ciotka nie wypuszczała ręki mej ze swych dłoni. Gdyśmy się zatrzymali przed kościołem, uścisnęła mi ją silnie, całując mnie jednocześnie. Niech cię Bóg błogosławi, chłopcze, dziecko moje, rzekła. Cały ranek myślę o biednej twej matce. Ja też myślę o niej, ciotko, a i o tym, co ci zawdzięczam, rzekłem. Sza! przerwała? I podała dłoń tradelsowi, który z kolei uściskał pana Dicka. Pan Dick mnie, po czym weszliśmy do kościoła. Cicho tam było i spokojnie. Uciekłbym jednak, jak przed wybuchem piekielnej machiny. Tylko, że już było za późno. Wszystko to snem mi się zdawało. Snem przybycie ich wraz z Dorą. Snem kobieta, co nam nasze wskazywała miejsca. Myślałem przy tym, pamiętam... Dlaczego otwieranie kościelnych ławek jest specjalnością bab i to jakich bab? Myślałem, dlaczego ścieżki pańskie takimi porastać mają chwastami. Weszli księża. W kościele było kilku rybaków, a najbliżej mnie stojący marynarz zaprawiał powietrze zapachem araku. U ołtarza rozpoczęto nabożeństwo. Słuchaliśmy z przykładną pobożnością. Panna Lawinia w roli dodatkowej drużki płakała, poświęcając zapewne szlochy te pamięci nieboszczyka Ridgera. Panna Klarysa szukała flakonika z solami, Agnieszka zdawała się całkowicie zajęta dorą, a ciotka moja usiłowała zachować niewzruszony wygląd, chociaż łzy ciekły jej po twarzy. Dora, cała drżąca, mówiła szeptem. Klęczeliśmy obok siebie. Powoli Dora zdawała się uspokajać, lecz nie wypuszczała ręki Agnieszki. Ceremonia skończyła się. Wszyscyśmy po sobie spojrzeli, uśmiechając się poprzez łzy, jak wiosennym dżdżem spłukane słońce. Dora w zakrysty rozpłakała się na dobre, wołając swego ojczulka, kochanego ojczulka. Uspokojono ją. Wpisaliśmy się w parafialne księgi. Poszedłem po Pegot i pragnąc, by też się podpisała jako świadek. Pegot i uściskała mnie i ocierając łzy, mówiła, że była na ślubie mych rodziców. Pamiętam, wiodąc prześliczną mą żonę, przechodziłem wśród dwóch rzędów ciekawskich: dwóch rzędów ławek, posągów, organów i kościelnych okien, a w myśli majaczyły mi dawne, z dzieciństwa uniesione wspomnienia kościoła w Blanderston. Dokoła rozlegały się szepty. Podziwiano młodość naszą i urodę oblubienicy. Jadąc z powrotem w powozach gwarzyliśmy wesoło. Zofia upewniała, że gdym zapotrzebował od Traddlesa powierzonego mu świadectwa drżała ze strachu, czy czasem narzeczony jej owego dokumentu nie zgubił lub czy mu go nie wyciągnęli kieszonkowi złodzieje. Agnieszka zdawała się bardzo wesołą. Dora zaś tak ją polubiła, że ani na chwilę nie chciała się z nią rozdzielić, i przez cały czas trzymała Agnieszkę za rękę. Śniadanie było obfite i smaczne. Jedliśmy, pili, a mnie się wciąż zdawało, że wszystko to jest tylko snem. Nawet smak pożywanych potraw i wychylanych kielichów, przestając być jawą, zamieniał się w miłość i małżeństwo. Pamiętam, przemawiałem jak we śnie, nie wiedząc o czym i do kogo. Pamiętam, wesoło nam było dobrze. Nawet Jeep spożywał marcepany, które mu nawiasem mówiąc zaszkodziły. Pamiętam, konie zajechały i Dora poszła do swego pokoju przebrać się. Ciotka i panna Klarysa pozostały w salonie. Przy śniadaniu ciotka wnosiła zdrowie ciotek Dory, co ją bardzo rozbawiło. Wreszcie Dora już była gotowa, a panna Lawinia zalewała się łzami, tracąc prześliczne to cacko. Okazało się, że Dora zapomniała tego i owego, zaczęła się bieganina, szukanie, a potem wszyscy otoczyli Dorę. Nastąpiły pożegnania. Cała w barwnych wstążkach, najdroższa moja wyglądała niczym żywy kwiat. Ledwie miał płaczącą i śmiejącą się zarazem wyrwał z ich objęcia. Chciałem nieść jeść który miał nam towarzyszyć w poślubnej podróży, lecz Dora oparła się temu stanowczo. Jej to było rzeczą niańczyć kochanego psiaka, który inaczej pomyślałby może, że go raz wyszedłszy za mąż, zaniedbuje. Wreszcie wyszliśmy pod rękę z domu. Na progu dora zatrzymała się. Jeśli się naraziłam, komu, darujcie! zawołała, wybuchając płaczem. Pociągnąłem ją za sobą. Raz jeszcze przystanęła, chciała uściskać Agnieszkę. Tak, dla Agnieszki niech będą ostatnie jej pocałunki. Odjechaliśmy wreszcie. Nie sento, lecz jawa. Miałem obok siebie własną mą lubą, kochaną żoneczkę. Czyś zadowolony ty, brzydki chłopcze? Pytała Dora, i czyś pewien, ale to bardzo pewien, że nie pożałujesz nigdy? Wywołałem w pamięci obraz chwil tych. Wracam do mej opowieści, Rozdział czterdziesty czwarty. Nasze gospodarstwo. Dziwnym mi się wydało po upływie miodowego miesiąca znaleźć się z dorą w małym naszym domku. Wyszedłem był z poprzedniego trybu życia, zaniedbałem zajęcia, samą zajęty miłością. Dziwnym mi się zdawało mieć ją ciągle przy sobie, nie potrzebować wychodzić z domu, by ją zobaczyć, nie tęsknić za nią. Nie pisywać do niej, nie gubić się w planach i wykrętach, by spędzić z nią sam na sam chwil kilka. Czasem wieczorem, odrywając oczy od pracy i widząc ją siedzącą naprzeciw mnie, dziwiłem się, że tak pozostała sama ze mną i nikt nic na to powiedzieć nie może. Minął okres narzeczeństwa. Pozostaliśmy we dwoje. Wolno nam było i trzeba podobać się sobie wzajemnie, zawsze. Gdy mnie posiedzenia parlamentu zatrzymywały do późna poza domem, wracałem dziwiąc się na samą myśl, że Dora mnie czeka. Dziwiłem się, gdy wychodziła mi naprzeciw i gdyśmy we dwoje zasiadali do wieczerzy. Zdumiewałem się, gdy zawijała w obecności mojej włosy w papiloty. Przywyknąć do tego nie mogłem. Chyba para ptarząt, które nie orzą i nie sieją, tyle co my, Dora i ja, wiedzieć mogła o praktycznej stronie życia. Mieliśmy służącą, i ta prowadziła całe gospodarstwo. Posądzałem Marię Anne, że jest nieodrodną córką chyba samej pani Krup. Miała talent zmieniania domu w piekło. Nazywała się Paragon, i wszystko w niej odpowiadało tej nazwie. Posiadała obszerne świadectwa przeróżnych uzdolnień i doskonałości. Była to niewiasta dojrzała, o surowej powierzchowności, cała w krostach posiadała w gwardii kuzyna o nieskończenie długich piszczelach. Nie mieścił się w mundurze, a w małym naszym domku robił wrażenie olbrzyma, że za ściany nie odznaczały się szczególną grubością, sapanie jego rozchodziło się z kuchni po całym domu. Świadectwa opiewały nadto uczciwość i wstrzemięźliwość skarbu, co się nam dostał w udziale. Musiała widocznie być chora wtedy, kiedy mnie widział z butelką przy ustach, i dzięki to zapewne ulicznemu stróżowi ginęły nasze łyżeczki do herbaty. Przygniatała nas, bądź co bądź całym ciężarem swej doskonałości, czuliśmy nasze niedoświadczenie i niezaradność. Pozostawaliśmy na jej łasce, a raczej nie łasce, gdyż myślność nie wchodziła w skład tej doskonałości. Ona to była powodem pierwszej naszej sprzeczki. – Kochanie – rzekłem raz do Dory – jak uważasz? Czy Maria Anna ma jakiekolwiek wyobrażenie o czasie? – Czemu, Deli? spytała Dora, podnosząc zdziwione oczy. – Bo już piąta, kochanie, a mieliśmy jeść owia o czwartej. Dora spojrzała na zegar i zauważyła, że musi się spieszyć. – Przeciwnie – zauważyłem, wyjmując zegarek z kieszeni. – Opóźnia się o pięć minut. Żoneczka usiadła mi na kolana i dla uspokojenia zaczęła rysować ołówkiem różne linie i wykrzykniki na moim czole i nosie. Było to istotnie bardzo przyjemne, lecz niestety nienasycające. Po kilku chwilach odezwałem się: Czy nie upomniałabyś Maryanny? Nie, nie, za nic, Eddy. Czemu nie, kochanie? Bo jestem gąską i ona wie to aż nadto dobrze. Zmarszczyłem brwi. O! O, już ten brzydki grymas. Śmiała się Dora, śliniąc ołówek w różowych swych usteczkach dla lepszego oznaczenia na mym czole linii brzydkiego grymasu. Byłem zachwycony. Teraz, wołała, chłopczyk mój grzeczny, z uśmiechem mu bardziej do twarzy. Duszko, kochanie. Nie, nie, nie pozwalam. Ty, sinobrody, kochanie moje, rzekłem. Musimy czasem porozmawiać poważnie. Usiądź tu przy mnie bliżej i oddaj mi ołówek. Dobrze. Otóż, miła. Drobna jej rączka tonęła w mojej. Jakże mała była jej ślubna obrączka. Otóż trudno się widzisz obejść bez obiadu. Nie, odrzekła cicho. Drżysz, Doro? Co ci? Gniewasz się na mnie? Ja? Chcę tylko porozmawiać z tobą rozsądnie. To jeszcze gorsze od gniewu, wybuchnęła. Ja nie po to wychodziłam za mąż, aby rozmawiać rozsądnie. Jeśli chciałeś ze mną niebogą rozsądnie rozmawiać, trzeba było uprzedzić. Niedobry. Chciałem ją przekonać. Odwróciła się ode mnie, potrząsając loczkami i powtarzając ustawicznie. Niedobry, okrutny. Nie wiedziałem, co począć. Przeszedłem się parę razy po pokoju. Doro, kochana, nie, nie jestem kochana. Żałujesz zapewne, żeś się ze mną ożenił, inaczej nie przemawiałbyś mi do rozsądku. Oskarżenie to było tak niesprawiedliwe, że musiałem wziąć je poważnie. Bzdurzysz i udajesz dzieciątko, doro, rzekłem. Przypomnij sobie, wczoraj musiałem wyjść o naznaczonej godzinie i nie mogłem skończyć obiadu. A onegdaj byłem niezdrów, gdyż jadłem niedogotowane potrawy. Dziś, jak mi się wydaje, wcale nie dostanę obiadu, a śniadania doczekać się było niepodobna, bo woda nie chciała się zagotować. Nie wyrzucam ci tego duszko, mówię tylko po prostu, że to niezbyt przyjemne. O niedobry, okrutny, płakała Dora. Mówi, że jestem nieznośną żoną. Doro, kiedyż to mówiłem? Czyż nie mówiłeś, że mnie przyjemna? Mówiłem, że nasze gospodarstwo nieprzyjemne. Na jedno to wychodzi. Przekonana znać o tym była, gdyż płakała gorzko. Przeszedłem się znów po pokoju. Byłem w rozpaczy. Rozbiłbym sobie głowę o ścianę. Tak gorzkie czułem wyrzuty sumienia. Usiadłem przy Dorze. Nie, Doro, droga moja, żadnych ci nie wyrzutów. Obojeśmy niedoświadczeni i obojgu wiele pozostaje do nabycia. Chciałem cię tylko, Luba moja, przekonać. Postanowiłem raz był przecie sprawę tę załatwić. Żeś powinna pilnować służącej. Rządzić domem. I ty... Ty mi to możesz wyrzucać, szlochała Dora. Czyż nie wiesz, że onegdaj jak tylko posłyszałam, że lubisz rybę, poszłam sama Bóg wie, jak daleko by ci zgotować taką niespodziankę? I wdzięczny ci byłem. Tak wdzięczny, że nie wspomniałem nawet, że kupiony łosoś wystarczyłby na sześć osób i kosztował więcej, niż wydawać możemy. A zdawałeś się zadowolonym, westchnęła Dora. Nazwałeś mnie myszką, i teraz cię, jeśli chcesz, tysiąckrotnie tak nazwę. Serduszko jej do żywego snać było zadraśnięte, bo się nie dawała pocieszyć. Szlochała i wzdychała, a mnie jako winowajce biedy sumienie gryzło. Musiałem przy tym wyjść. Wróciłem późno i cały wieczór nie miałem spokoju. Zdawało mi się, żem popełnił monstrualną zbrodnię. Wróciłem do domu po północy i przestraszyłem się bardzo, zastawszy ciotkę. Cóż się stało? zawołałem. Uspokój się, chłopcze mówiła. Kwiatek nasz był nie w humorze, więc dotrzymywałam jej towarzystwa. Oto wszystko. Opuściłem głowę, byłem pognębiony. Czułem, że mnie ciotka nie spuszcza z oka. Widocznie też była niespokojna. Upewniam cię, ciotko, mówiłem, żem się dręczył cały wieczór, wiedząc, że się tu Dora martwi. Upewniam cię, żem się chciał z nią zgodnie i łagodnie rozmówić na temat naszego gospodarstwa i nie przypuszczałem, że się obrazi. Ciotka wstrząsnęła zachęcająco głową. Powinieneś się uzbroić w cierpliwość, Trot. Zapewne. Niebo biorę na świadka, żem tylko chciał być rozsądnym. Wierzę. Cóż, kwiatek nasz bardzo delikatny. Lada powiew w wiatru zważyć go może. Pamiętaj o tym, kochany mój chłopcze. Jakże wdzięczny byłem ciotce w głębi serca za jej dobroć i pobłażanie dla Dory. Może być, kochana ciotko przerwałem milczące wpatrywanie się w ogień. Może byś sama zwróciła uwagę Dory na te domowe sprawy. N nie, Trot, nie proś mnie nawet o to. Odrzekła takim głosem, żem podniósł głowę. Oglądając się poza siebie, mówiła, myślę o tych, których już wśród nas nie ma, a z którymi powinnam była na lepszej pozostawać stopie. Jeśli sąd mój o małżeństwie bywał za srogi, wina to własnego mego gorzkiego doświadczenia, ale nie w tym rzecz. Byłam przez lat wiele ostrym sędzią, a dziwaczka jestem po dziś dzień i pozostanę taka, lecz z tobą, trot. Wzajemnieśmy dobrze na siebie wpłynęli. Ty mi przynajmniej, dziecko, wiele, wiele zrobiłeś dobrego i poróżnić się z tobą nie chcę. Może to być kiedy, kochana ciotko, mowa o poróżnieniu między nami? Dziecko jesteś. Mówiła ciotka, układając starannie fałdy sukni. Nie trzeba być jasnowidzącą, aby wiedzieć, czym by się skończyło moje wmieszanie się w wasze domowe sprawy. Moją rzeczą pieścić naszą kotkę, starać się, aby była wesoła i swobodna. Przypomnij sobie, trot, własne dzieciństwo, powtórne małżeństwo swej matki. O wiele lepiej byłoby, jeśliby nikt pomiędzy wami nie stawał. Ciotka miała słuszność. Wdzięczny jej tylko być mogłem. Ha! ciągnęła. Nie trać odwagi. Jesteśmy u samego początku, a Rzym nie od razu zbudowany został. Nikt na wybór Twój nie wpływał. Po czole ciotki przemknął cień, lecz po chwili mówiła z zupełną pogodą: i wybrałeś sobie śliczną, kochającą istotkę. Obowiązkiem twym i największą wiem to i wcale ci nie prawie kazania, przyjemnością być winno i będzie radowanie się zaletami, które żona Twa posiada. Nie zaś wyszukiwanie tych, na których jej zbywa. Jeśli możesz, rozwin w niej te, których braknie, lecz tu ciotka potarła koniec nosa przywykaj raczej obchodzić się bez nich. W każdym razie przyszłość od Was samych zależy, nikt Wam pomóc, nikt się pomiędzy Was mieszać nie może i nie powinien. Takie jest małżeństwo, dziecko moje. Niechże nieba mają Was w swej pieczy. Mówiąc to, pocałowała mnie. A teraz dodała. Zapal mi latarnię i odprowadź mnie do bramki. Pomiędzy naszymi dwoma domkami było przejście przez ogród. Uściśnij ode mnie na dobranoc nasz kwiatek i pamiętaj, abyś mnie nigdy tu nie wzywał jako stracha. Dość mi być strachem dla samej siebie. Zawiązała chustkę na głowie i wyszliśmy razem. Gdy stojąc we własnym już ogródku podniosła latarnię w górę, by oświetlić sobie drogę, Zdawało mi się, żem znów dostrzegł w jej twarzy cień niepokoju. Nie zastanawiałem się jednak nad tym. Słowa jej pobudziły mnie po raz pierwszy do myślenia, że istotnie musimy z dorą sami sobie budować przyszłość, na niczyją nie licząc pomoc. Dora w pantofelkach wyszła na moje spotkanie. Rzuciła mi się z płaczem na szyję, przyznając, że była przekorna, ale bom był taki zły, okrutny, bez serca. Przyznałem wszystko, co chciała. I postanowiliśmy w najlepszej wierze, że pierwsza ta sprzeczka będzie zarazem ostatnią. Służące były istną naszą domową klęską. Kuzyn Marii Anny zbiegł z półku i ukrywał się, jak się okazało, w naszej spiżarni, zanim nie został schwytany przez towarzyszy broni. Tego już było za nadto. Wypowiedziałem służbę Marii Annie i zdziwiłem się spokojowi, z jakim to przyjęła. Później dopiero dostrzegłem brakły rzeczek. i spadły na mnie różne, dawne, w przekonaniu mym zapłacone, rachunki. Po Mariannie przyszła do nas na służbę pani Kidgerberry, najstarsza z mieszkanek Kentish Town. Wyborna jakoby sprzątaczka, której jednak wieki i siły nie dozwalały spełniać przyjętych nasie obowiązków. Po pani Kidgerberry nastąpiła inna doskonałość, wcale znośna zresztą kobiecina, która te tylko miała wadę. Że co dzień przewracała się niosąc tace z naczyniem. Ustawiczne i niezliczone szkody zmusiły nas odprawić ją i wrócić do pani Kingerberry. Przebraliśmy cały zastęp niezdolnych, zanim natrafiliśmy na młodą i ładną dziewczynę, która uczęszczając na jarmarki, stroiła się w kapelusze dory. Wszyscy nas wszędzie oszukiwali. W sklepach dawano nam najgorsze towary, raki bywały puste, mięso łykowate, bochenki chleba wypróżnione. Sam zasięgałem rady kucharskiej książki co do smażenia pieczeni, próżno. Pieczeń zawsze bywała twarda, wszystko zresztą spalone lub surowe. Przekonałem się, że niepowodzenie kosztowało drożej od bankietowania, a przeglądając rachunki kupców, doszedłem do wniosku, żeśmy mogli wybrukować ulice osełkami masła. Tyle go u nas wychodziło. Co do pieprzu, jeśliśmy nie podtrzymywali sami handlu tym artykułem, to pewno kilka rodzin musiało się bez niego z przyczyny nadmiernej naszej konsumpcji obchodzić, a jednak spiżarnia świeciła pustkami. Nie nam jednym zapewne zdarzało się przyjmować przeprosiny i tłumaczenia praczki za poszarpaną i zagubioną bieliznę, czy też płacić karę i słuchać wymysłów komisarza policyjnego, gdy sadze zapaliły się w kominie. Specjalne jednak szczęście. Mieliśmy do amatorek spirytualiów. I nie wiem, ile zapłaciłem butelek Rumu, ginu, wódki, zapisanych w pobliskich szynkach na imię mej żony. Pierwszym naszym gospodarskim występem był obiad dla Treddlesa. Zaprosiłem go, spotkawszy się z nim w mieście, że zaś chętnie przyjął zaproszenie, napisałem natychmiast do Dory, że go po południu przyprowadzę z sobą. Pogoda była prześliczna. Idąc, rozmawialiśmy ciągle o moim szczęściu. Traddles całkowicie był nim przejęty. Mówił, że nie pojmuje już większej dla siebie radości niż mieć takie jak ja. Domowe ognisko, a przy nim czekającą go Najbardziej wymagający człowiek byłby zadowolony z gosposi, która zasiadła z nami do stołu. Jadalnia, co prawda, mogła być obszerniejsza. Nie wiem, jak to się działo, lecz pokój był zawsze przepełniony i... Nie sposób było coś znaleźć. Może dlatego zresztą i rzecz żadna, oprócz pagody dżipa, o którą zawsze zawadzić wypadało, nie miała przeznaczonego miejsca. W danym wypadku Treadles tak był ściśnięty pagodą, gitarą Dory, jej sztalugą, moim biurkiem, że pomimo jego upewnień pełno, pełno miejsca podziwiać tylko mogłem zręczność, z jaką posuwał ściśnięte łokcie życzyłbym też sobie, aby Jeep mniej chodził po stole i nie pakował nosa do talerzy, a łap do półmisków. W danym wypadku uważał za obowiązek blokować treadlsa, warczeć za każdym kawałkiem, który przyjaciel mój połykał lub drapać tomcia po rękawie i pozbawiać go najsmakowitszych kąsków. Znając tkliwość Dory i słabość jej dla ulubieńca, nie sprzeciwiałem się temu. Z tegoż samego powodu nie mówiłem ani słowa o harcach półmisków ze stołu na posadzkę, o niezachęcającym wyglądzie obitych karawek, o gromadzeniu się przed trzredlesem talerzy i sosierek. Gdym zabrał się do krojenia przypalonej pieczeni, zdziwił mnie osobliwy kształt pieczeni, jak gdyby ktoś uparł się, by sprowadzać dla nas tak zły gatunek baraniny, ale milczałem, nie dzieląc się z nikim mymi wrażeniami. Co tam masz na tym półmisku, duszko? Spytałem wreszcie. Dora mrugała na mnie porozumiewawczo. Ostrygi, rzekła nieśmiało. Więc i o tym pomyślałaś, gospodarz luba? zawołałem uradowany. Tak, Daddy, Wybornie. Wiem, że je Traddles lubi. Tak, mówiła potrząsając loczkami. Kupiłam całą baryłkę. Kupiec upewniał, że są doskonałe, ale. ale. boję się. Coś się stało. Niezupełnie zdają się dobre. W oczach Dory mieniły się łzy. Źle są otwarte. Uspokajałem ją. Podnieś wierzchnią skorupkę. Ależ kiedy się nie udaje, mówiła, mieszając się coraz bardziej. Wiesz co? wtrącił, przypatrzywszy się ostrygom Traddles. Są doskonałe, ale nigdy, jak widzę, nie były otwarte. Istotnie, nie były otwarte. I nie posiadaliśmy potrzebnych na to nożyków. Patrzaliśmy tedy na ostrygi, a jedliśmy baraninę z kaparami. Zjedliśmy do ostatniego kąska, a gdybym się nie sprzeciwił, poczciwy Traddles przez uprzejmość i w celu pokazania, jak mu nasz obiad smakuje, połknąłby cały półmisek surowego mięsa. Byłaby to już zbytnia na ołtarzu przyjaźni złożona ofiara. Szczęściem posiadaliśmy resztki szynki dla dokończenia nieposilnego obiadu. Żoneczka moja tak była zmieszana, tak wystraszonymi oczyma na mnie patrzała, tak się ucieszyła, widząc, z jaką pokorą znoszę szereg tych przeciwności. Najprzyjemniejszy spędziliśmy wieczór. Dora opierała się o me krzesło, gdyśmy z Treadlsem popijali wino, szepcąc mi co chwila na ucho, że jestem poczciwy, dobry chłopiec, bom się nie gniewał, nie zrzymał. Nalewała nam herbatę, z właściwym sobie wdziękiem w malutkie lalczynę, które sama wybrała filiżanki. Któż by przy tym zarzucić mógł chińskiemu napojowi smak nieosobliwy? Zagraliśmy z treddlesem partiewista, a Dora tymczasem śpiewała przy gitarze. Znów mi się miłość, małżeństwo wydały snem rozkosznym. Dawnoż to było, gdy miał pierwszy raz tak śpiewającą słyszał. Po wyjściu Treddlesa żona moja przysunęła się do mnie. Smutno mi, daddy. Naucz mnie być dobrą gosposią. Przede wszystkim sam się muszę wyuczyć. Nie lepszym od ciebie, droga moja. Jestem gospodarzem. Aha, ty to się nauczysz. Tyś mądry. Wredzisz, myszko. Chciałabym, ozwała się po długim milczeniu, wyjechać gdzie na wieś, na calusieńki okrągły rok, mieszkać za Agnieszką. Trzymała skrzyżowane na mym ramieniu ręce, opierając o nie brodę i podnosząc na mnie błękitne oczy. Dlaczego? Spytałem. Bo by mnie wyuczyła, poprawiłabym się przy niej. Wszystko ma swą rację, kochanie, Agnieszkę wychował tak jej ojciec. Od dzieciństwa była taką, jaką ją dziś znamy. Czy będziesz mnie nazywał imieniem, które sobie wymyśliłam? Spytała Dora, nie zmieniając pozycji. Powiedz, prosiłem z uśmiechem. To taka zabawna nazwa, odrzekła, potrząsając loczkami. Dziecinna żona. Śmiejąc się, pytałem mą dziecinną żonę, skąd jej na myśl przyszła ta dziwaczna nazwa. Zbliżyła twarz swą do mojej, nachylając rączkami moją głowę. Ja nie chcę, ty brzydki niedobry, żebyś imieniem tym zastąpił własne moje imię i wołał tak na dorę. Chcę, abyś myśląc o mnie, miał mnie za dziecinną żonę. Chcę, abyś, gdy ci przyjdzie chętka rozgniewać się, mówił sobie... E, nie warto, toż to dziecinna żona. Gdy cię zniecierpliwie mów sobie, wszak wiedziałem od dawna, że mam dziecinną żonę, a gdy nie będę taką, jaką byś mnie widzieć pragnął, a pewna jestem, że nigdy nie będę, powiedz sobie, jednakże moja dziecinna żona kocha mnie z całego serca. Nie, nie brałem jej nigdy na serio, byłobyż to możliwe. Lecz kochające tkliwe jej serce rozradowało się wszystkim, co mi na to powiedział. Prawdziwa to była dziecinna żona. Usiadła na ziemi koło pagody Jeepa, wszystkie trącając z kolei dzwonki za karę, jak mówiła, bo Jeep był niegrzeczny. Rozespany Jeep nie chciał się nawet gniewać na dzwonki. Słowa Dory, prośba jej, silne na mnie wywarły wrażenie. Dziś jeszcze z ćmy czasu wywołuje wdzięczny wizerunek mojej ukochanej. Czuję jej drobne rączęta splecione na mym ramieniu. Widzę wzniesione ku mnie spojrzenie, słyszę pieszczotliwe słowa. Nie odpowiedziałem na nie tak, jak odpowiedzieć powinienem, młody i niedoświadczony byłem, lecz znalazły one drogę do mego serca. Wkrótce potem Dora oznajmiła mi, że będzie doskonałą gospodynią. Przygotowała zeszyty rachunkowe, notatniki, zszyła nawet porwane przez dzipa stronice kucharskiej książki. Słowem, Wszelkich dokładała starań, aby się, jak mawiała, poprawić. Cóż, liczby, te niegodziwe liczby, nigdy tak jak przedtem nie chciały się schodzić. A gdy wpisała parę notatek w notatniku, jib wlazł z łapami i zatarł, wszystko ogonkiem. Drobne jej paluszki powalane były atramentem. Oto jedyny rezultat jej usiłowań. Czasem, gdym pracował wieczorem w domu. Pracowałem zaś wiele i imię moje zaczynało być znane wśród pisarzy. Odkładałem pióro, przypatrując się mej dziecinnej żonie i jej usiłowaniom poprawy. Przede wszystkim przynosiła rachunkową księgę, kładła ją na stole, otwierała w miejscu, które jeep w przeddzień był zatarł i wołała psa, by mu to pokazać. Za karę brzydki, niegodziwy jeep miewał nosek umorusany atramentem. Dobrze mu tak, niech będzie grzeczny. Następnie układała Jeepa na stole lub kazała mu udawać lwa. Była to ulubiona jej sztuczka, chociaż co prawda, jakąkolwiek by Jeep przyjmował pozę, trudno było dopatrzyć się w nim podobieństwa do króla pustyni. Czasem Jeep był posłuszny. Często jednak uciekał i chował się pod kanapę. Wówczas Dora brała pióro. Włosek jakiś przeszkadzał pisać. Szła szukać drugiego pióra. Papier zalewał, pióro skrzypiało, i miła moja mawiała cichutko do siebie, co za nieznośne pióro przeszkadza do edy. Kończyło się odrzuceniem pióra i książki rachunkowej, którą śmiejąc się w głos ciskała welwa. lwa, to jest w jeepa. Czasem znów, gdy była w bardzo poważnym nastroju, siadała z rachunkami, kartkami i innymi dokumentami, podobnymi raczej do papilotów niż do rachunków. Porównywała je. Liczyła paluszkiem prawej ręki na paluszkach lewej, a nie mogąc się doliczyć, wyglądała tak zafrasowana, zasępiona. Oczywiście musiałem jej przyjść z pomocą. Cóż tam, Doro? Spoglądała na mnie smutnie. Nie schodzą się. W głowie mi się mąci i zaczyna boleć. Poczekaj, spróbujemy razem. Zejdą się może. Zaczynałem wyjaśniać, a Dora słuchała uważnie przez całe nieraz pięć minut. Po pięciu minutach stawała się roztargniona, ziewała, potrząsała loczkami, gładziła moje włosy, wyciągała kołnierzyki, przekrzywiała mi twarz. Jeśli mimo te zaczepki, przeciągałem rachunki, zasępiała się, w coraz większe popadała roztargnienie, a mnie stopniowo zaczynały nękać wyrzuty sumienia, przypomniała mi się dawniejsza wesołość i swoboda mej dziecinnej żony. Odkładałem tedy pióro i sam pierwszy prosiłem o gitarę. Pracy miałem nawał. Kłopotów trochę, lecz chowałem to w sobie, nie chcąc zachmurzać czoła dory. Nie miałem zapewne racji. Widzę to teraz, przerzucając karty mego sumienia i życia. Czuję, że mi w sercu pozostało stare jakieś puste miejsce, a świadomość ta napełnia mnie smutkiem, choć nie goryczą. Często przechadzając się w dni pogodne i przypominając sobie złotą wiosnę mej młodości widzę. Że mi w szczęściu mym brakowało czegoś. Braki te utonęły jednak w mgle przeszłości, obecnej nie omraczając chwili. Wówczas już czułem, że wolałbym znaleźć w żonie doradcę, przyjaciółkę, oparcie, że nieraz potrzebował zachęty, rady. Rozumiem jednak, że połączenie takie było nieosiągalnym szczęściem na tej ziemi. Zaiste nader młodym byłem, małżonkiem, niedoświadczonym, obeznanym tylko z wypadkami i smutkami, o których była mowa w tym pamiętniku. Jeśli zatem popełniałem omyłki, to z przywiązania oraz z braku doświadczenia. Przekonany o tym jestem i to mnie uspokaja. Niedoświadczony i pełen przywiązania, wziąłem na własne barki cały ciężar trosk domowych. Gospodarstwo szło uprzednim trybem więcej niż kulawo, lecz przywykłem do tego, a Dora cieszyła się widząc mnie pozornie zadowolonym. Wróciła jej uprzednia dziecięca swoboda i wesołość bawiła się drobnostkami i śmiała całe dni. Gdy w parlamencie przedłużały się rozprawy i późno w noc wracałem do domu, Dora zwykła wybiegać na me spotkanie. Gdy spędzałem wieczory w domu pisząc, siadywała przy mnie, nie zważając na spóźnioną porę, cichutko. Tak cicho, że miał posądzał nieraz, że się zdrzemnęła. Lecz dość mi było podnieść wzrok, by się spotkać z rozbłysłym, błękitnym jej spojrzeniem. O chłopcze, ty mój, chłopcze powiedziała raz, gdym zamykał szufladę biurka o dziewczę, ty moje, dziewczę malutka odrzekłem, całując ją tobie to już dawno pora spać. Nie odsyłaj mnie do łóżeczka prosiła, tuląc się do mnie. Doro. Do Czułam jej łzy na mej szyi. Doro, co ci jest? Czujesz się niezdrowa, nieszczęśliwa? Zdrowa jestem, szczęśliwa, lecz powiedz, powiedz, że nie będziesz odsyłał mnie spać, dopóki sam piszesz. Przyjemny widok dla twych pięknych oczu i to o północy. A piękne mam oczy? Pytała, uśmiechając się poprzez łzy. O ty mała zalotnica. Nie, nie była zalotna ani próżna, wiedziałem to. Chciała mi się tylko podobać. Jeśli tedy ładne mam oczy, mówiła, zostanę i będę zawsze patrzeć, jak piszesz. Naprawdę więc uważasz moje oczy za ładne? Bardzo ładne. Dobrze, nie będziesz mnie już odsyłał do łóżka? Czuwanie nie zdwoi doro i blasku. Owszem, nieznośny chłopcze, wiem, że jak tu będę, to nie zapomnisz o mnie, snując wszystkie te bajki, które wypisujesz. Czy się nie zagniewasz, gdy ci powiem coś bardzo, ale to bardzo niedorzecznego? Kończyła podnosząc ku mnie twarzyczkę. Co takiego, czarodziejko moja? Pozwól mi trzymać i podawać ci pióra. Nie mam nic do roboty przez te długie, długie godziny, w których tak bywasz zajęty. Pozwól mi podawać ci pióra. Dziś jeszcze łzy mam w oczach, gdy przypomnę radość, jaką ją napełniło me zezwolenie. Odtąd siadała zawsze przy moim biurku z pękiem zatemperowanych piór. Uszczęśliwiona była, gdy mi się pióro psuło. Natychmiast podawała nowe, Dumna ze współudziału w mej pracy. Często, aby ją zadowolić, prosiłem o przepisanie ćwiartki lub dwóch manuskryptu. Promieniała wówczas. Przynosiła z kuchni bibułę. Nie było końca przygotowaniom. Wszystko wpierw musiała wytłumaczyć jeepowi, i przekonana była, że dzieło wtedy dopiero wykończone zostanie, gdy każdą stronicę ozdobi swym podpisem. Tak wykończone kopie przynosiła mi z zadowoleniem pensjonarki, a gdy pochwaliłem, zarzucała mi ręce na szyję. Stare, lube wspomnienia. Nanizała też na kółko wszystkie klucze i pobrzękiwała nimi, zawiesiwszy sobie u paska. Wprawdzie szuflady i szafy nie bywały nigdy zamknięte, a klucze służyły do zabawy lub drażnienia dżipa, lecz Dore tak to zadowalało, że i mnie ostatecznie musiało zadowalać. Zdawało się jej, że jest gosposią. Istnie lalczynego w lalczynym domu, lalczynym trybem prowadzonego gospodarstwa. Tak szły rzeczy. Dora okazywała ciotce mej równie tkliwe, jak i mnie przywiązanie, mówiąc, że się jej dawniej bała i myślała, że jest złą, starą babą. Nie widziałem, aby ciotka kiedy bądź i dla kogo była tak pobłażliwa, jak dla Dory. Zasługiwała się nawet niewdzięcznemu Jeepowi, który na uprzejmość jej wieczystym odpowiadał warczeniem. Słuchała co dzień gry na gitarze, chociaż wiem, że nie lubiła muzyki. Nie krytykowała nigdy na ustawiczną krytykę zasługujących kucharek. Kupowała jako niespodzianki wszystko, co się Dorze podobało, a wchodząc do nas, od progu już wołać była zwykła. Gdzież jest nasz kwiatek? Rozdział czterdziesty Pan Dick spełnia przepowiednie ciotki. Przeszło już sporo czasu, odkąd przestałem pracować z doktorem, lecz mieszkając w jego sąsiedztwie widywałem go często. Kilka razy byliśmy u niego na obiedzie lub herbacie. Herod baba królowała ciągle pod dachem zięcia. Nie zmieniła się wcale i te same zawsze motyle zdobiły jej czepiec. Podobnie do wielu innych spotykanych matek, pani Merkelham bardziej od córki spragnioną była zabawy, a jak wszelkie tego rodzaju baby, dogadzała sobie, poświęcając się niby dla dobra córki. Zastosowywała się tedy w zupełności do żądań zięcia, poszukując rozrywek, niby to dla Eni. Nie chcąc tedy, nie wiedząc o tym, ją trzyła rana jego serca. Lekkomyślność i egoizm częstokroć niestety nie opuszczają nas w przejrzałym, że tak rzec można wieku i boję się bardzo. Czy przez lekkomyślność i egoizm pani Merkelham nie utwierdzała doktora w przekonaniu, że jest ciężarem dla młodej żony? że wszelka łączność uczuć jest niemożliwa przy podobnej różnicy wieku. Duszo moja kochana, mówiła na przykład, sam to rozumiesz przecież, że Eni nie może wędnąć tu jak w więzieniu. Doktor potakując, skłaniał głowę. Gdy dosięgnie mego wieku, dodawała wachlując się, to co innego, mógłbyś mnie zamknąć w czterech ścianach na dwa spusty, a nie zatęskniłabym do świata. Ale Eni nie jest swoją matką. Zapewne, zapewne, potakiwał doktor. Najpoczciwszym jesteś pod słońcem stworzeniem, kończyła przerywając ruch przeczący zięcia. Powtarzam w oczy, co za oczy zwykłam mówić. Najlepszym pod słońcem jesteś stworzeniem, wszystkim to wiadomo. Ale jasne jest, że nie możesz we wszystkim zgadzać się z Eni. Nie, zapewne, smutnie odrzekł doktor. Naturalnie, że nie. Weźmy na przykład chociażby ten słownik. Jakie to poważne, potrzebne dzieło, wyjaśnia znaczenie i pochodzenie słów, gdyby nie słowniki nazywalibyśmy nożem albo widelcem na przykład łóżko. No, prawda. Ale też niezaprzeczona prawda, że żaden słownik nie zdoła w szczególny sposób zainteresować Eni. Co, czy nieprawda? Doktor kiwał głową: Otóż właśnie ciągnęła Herod baba, uderzając go zalotnie wachlarzem po ramieniu. Najwięcej w tobie cenię to, że, będąc sam stary, rozumiesz potrzeby młodego wieku. Zrozumiałeś charakter i usposobienie, Eni. I to właśnie mnie zachwyca. Nawet na miłej twarzy doktora malowała się bolesna niecierpliwość, wywołana niewczesnymi tymi pochwałami. To też, dodawała, uderzając go żartobliwie po ramieniu, masz mnie na swe usługi, w każdym razie i o każdej dobie liczyć nam nie możesz. Zawsze gotowa towarzyszyć Eni, czy to do teatru, czy na koncerty, wystawy, wszędzie. Nie zwracaj uwagi na moje zmęczenie. Obowiązek, przede wszystkim obowiązek. Dotrzymała słowa. Była z rzędu tych, które mogą wytrzymać wiele rozrywek bez zmęczenia. Siedząc w najwygodniejszym fotelu, oglądała przez okulary wszystkie dzienniki, wynajdując zawsze coś, czego Eni z pewnością jeszcze nie widziała. Próżno doktorowa protestowała. Nie wiesz duszko, co mówisz, mawiała jej matka. Okazałabyś się doprawdy niewdzięczną, nie stosując się do woli męża. Mawiała to zwykle w obecności doktora i argument ten, o ile zauważyłem, przekonywał Eni. Stosując się do woli męża i matki, wszędzie towarzyszyła Herod Babie. Rzadko kiedy towarzyszył paniom pan Meldon. Zapraszały czasem Dorę i moją ciotkę, czasem samą Dorę. Zrazu nie podobało mi się to, lecz przypomniawszy sobie słowa i zapewnienia doktora w pamiętny ów wieczór, uwierzyłem im, nabierając przekonania, że same tylko pozory były przeciw. Eni. Ciotka, znajdując się sam na sam ze mną, pocieszała mnie, utrzymując, że nie rozumie tego wszystkiego. Pragnęła, aby się to jak najlepiej skończyło. Sądziła wszelako, że Herod baba na szczęśliwe rozwiązanie sytuacji wpłynąć nie mogła. Chyba. Dodawała: Herod baba odszpili od czepka motyle i ofiaruje je kominiarzowi, by nimi ustroił swój kapelusz w dniu święta wiosny. Zresztą w tym, jak i we wszystkim, najwięcej polegała na panu Diku. Nosił się on, jak twierdziła, z pewną myślą. Byle ta myśl dojrzała, dodawała, a pan Dik zadziwi nas wszystkich. Nie domyślając się pokładanych w sobie nadziei, pan Dick pozostawał w tych samych co przedtem stosunkach z panem i panią Strong. Nie posuwał się dalej i nie cofał, jak drzewo, które zapuści korzenie. Co do mnie wyznaje, nie dowierzałem, by był zdolny do jakiej bądź inicjatywy. Pewnego wieczoru, w kilka miesięcy po naszym ślubie, uchylił drzwi bawialnego pokoju, w którym siedziałem sam, pisząc. Dora z ciotką poszły na herbatę do panien Spenlow. Mam ci coś powiedzieć, Trot, rzekł nieśmiało. Czy ci nie przeszkadzam? Ani trochę. Proszę, panie Diku. Trotwood, rzekł, kładąc palec na nosie, zanim usiądę, pozwolę sobie zrobić pewną uwagę. Znasz ciotkę. Tak sądzę, odparłem. Zadziwiająca to kobieta. Powiedziawszy to westchnął, jak gdyby zrzucił z siebie ciężar i, siadając, spojrzał na mnie z większą niż zwykle powagą. A teraz, chłopcze, zaczął, postawię ci pytanie. Tyle, ile się panu, kochany panie, podoba. Co pan myśli o mnie? Spytał, krzyżując na piersi ramiona. Myślę, że pan jest starym, kochanym przyjacielem. Dziękuję ci, chłopcze zawołał, śmiejąc się i ściskając mi ręce dziękuję, ale nie w tym rzecz. Chciałem cię spytać, co o mnie myślisz w tym względzie. Wymownym ruchem wskazał swe czoło. Przez chwilę zmieszany, nie wiedziałem co odpowiedzieć. Sam mnie wybawił z kłopotu. Słaby, co? Spytał. Tak, może, odrzekłem. A co? Zawołał uradowany. Zdjęli, widzisz, pełno trosk z tamtej głowy, przygniatając nimi moją. Zacierał ręce, jak gdyby chciał wyrazić wielkie jakieś zmieszanie. Jakoś to mi. Pomieszali, mówił. Skinąłem tylko głową. Słowem, mówił, zniżając głos do szeptu, mam bzika, co? Chciałem mu zaprzeczyć. Nie, nie, przerwał mi. Wprawdzie ona w to nie wierzy, ale ja wiem, że tak jest. Oho, gdyby nie ona, byłbym dawno najnieszczęśliwszym pod słońcem stworzeniem i Bogu tylko wiadomo, jak nędzne. Wiódłbym w zamknięciu życie, ale wywdzięczam się jej wywdzięczam. Nie wydaje ani pensa z pieniędzy, które zarabiam przepisując. Odkładam je i sporządziłem testament, w którym wszystko jej zapisuję. Będzie bogata. Zobaczysz. Wyjął z kieszeni chustkę, otarł oczy, po czym znów starannie złożył chustkę i szybkim ruchem schował ją do kieszeni, co wyglądało, jak gdyby zarazem schował tam moją ciotkę. Uczony jesteś, trot, mówił. Mądry i sam wiesz, jak znamienitym uczonym jest doktor. Wiesz także, jakim mnie zaszczyca zaufaniem. Nie jest zarozumiały, chociaż taki rozumny. Owszem, skromny. Tak skromny, że przestaje chętnie nawet ze mną nieukiem. Wypisałem też imię jego na latawcu i wysłałem tam, wysoko, wraz ze skowronkami. Latawiec pysznił się wypisanym na nim imieniem. I obłoki też. Upewniłem go, że istotnie doktor zasługiwał na takie odznaczenie. A piękna, śliczna jego żona, ciągnął, to gwiazda, jasna gwiazda. Widziałem, jak błyszczy. Tu przysunął się ku mnie i położył mi na kolanach rękę. Ale są chmury, chłopcze, są chmury. Zdawał się wzruszony. Potakiwałem mu głową. Jakie chmury? spytał nagle, wpatrując się we mnie bacznie. Odpowiedziałem mu na to z cicha, lecz wyraźnie, tak jak się coś objaśnia dziecku. Są pomiędzy nimi nieporozumienia pewne, tajemnicze, zrodzone może z różnicy wieku, na niczym może nieoparte. Pan Dick powtarzał moje słowa po każdym, skłaniając głowę. Gdy kończyłem, milczał, chwilę trzymając wciąż rękę na mych kolanach. Doktor się na nią nie gniewa, spytał wreszcie. Nie, odrzekłem, kocha ją. Rozumiem. Zawołał to z taką żywością, przymrużając oczy i rozsiadając się na krześle, żem go o większego niż kiedy bądź posądził bzika. Nagle spoważniał. Wyciągnął z kieszeni chustkę do nosa i wraz z nią przypomniał sobie ciotkę. Zadziwiająca kobieta, rzekł, a po chwili dodał, czemuż ona temu nie zaradzi? Przedmiot to zbyt drażliwy. A ty, uczony chłopcze, dotknął mnie wskazującym palcem. Dla tejże samej przyczyny, odrzekłem. Rozumiem, zawołał porywając się z miejsca i trzęsąc się cały, z zadowolenia, tak mówił. Szalona pałka, bzik, wariat. Ktoś, kogo znasz zapewne, zrobi to, czego najmędrsi nie mogą uczynić. Ja ich pogodzę. Zobaczysz. Pogodzę, spróbuję. Na mnie nikt się przecie gniewać nie będzie, nie weźmie mi za złe. Wszak jestem tylko panem Dickiem. Kto tam na mnie, choć i głupstwo, jakie palne, zważać będzie. Odetchnął głęboko. W tej samej chwili rozległ się u bramy turkot dorożki. Ciotka i Dora wracały. Ani słowa o tym, cośmy dopiero mówili. Szepnął mi do ucha. Ani słowa. Jeśli ma być bieda, niech spada na tego głuptaska Dicka. Już od jakiegoś czasu rozmyślałem nad tym, a teraz rozumiem. Dobrze. Nie powiedział już na ten temat ani słowa więcej, lecz przez resztę wieczoru dawał mi ciągle znaki milczenia, wzdumienie, wprawiając ciotkę. Przeszło parę tygodni, a ku wielkiemu memu zdziwieniu nie słyszałem nic więcej o powziętych przez pana Dika zamiarach. Zdawało mi się nawet, że mu już to wywietrzało z myśli. Pewnego wieczoru Dora nie chciała wyjść z domu i sam z ciotką poszedłem do doktora. Jesień już była. Wieczór wilgotny, liście, szeleszcząc pod naszymi stopami, napełniały powietrze wonią, przypominającą mi blunderstone. Wiatr stary nawoływał wspomnienia. Ściemniło się, zanim doszliśmy do mieszkania doktora. Pani Strong wracała właśnie z ogrodu, gdzie pan Dick pozostał jeszcze ścinając róże. Doktor zajęty był w swej pracowni z kimś, kto miał odejść natychmiast. Weszliśmy do bawialnego pokoju i usiedliśmy w cieniu okna. Między takimi przyjaciółmi jak my, ceremonie były zbyteczne. Zaledwie usiedliśmy, wpadła z gazetą w ręku pani Merkelham wołając. O, na Boga, Eni, czemuś mnie nie ostrzegła, kto jest w gabinecie? Mogłamże wiedzieć, łagodnie odrzekła córka, że mamie potrzebna ta wiadomość. Potrzebna. Oburzyła się padając na kanapę, Herod Baba. Nigdy mi się tak jeszcze nie przestraszyła. Czy mama wchodziła tam? spytała Eni. Czy wchodziłam? zawołała z emfazą. Naturalnie, że wchodziłam. I jak sądzicie, panno Trotwood, panie Davidzie, na co natrafiłam? Poczciwiec ten sporządzał testament. Córka jej spojrzała wystraszona. Sporządzał testament! Prawiła Herod baba, kładąc gazetę na stoliczku i uderzając po niej ręką. Co za przezorność, co za poczciwość. Muszę powiedzieć, jak to było. Muszę, aby dać świadectwo tej poczciwej duszy. Wiadomo, zapewne pani panno Trotwood, że w tym domu oczy stracić można. Niepodobna doczekać się światła, a i jednego przyzwoitego w całym domu nie ma fotela, gdzieby wygodnie z gazetą w ręku usiąść było można, chyba w pokoju mego zięcia. Podążyłam tam. Dostrzegłszy światło i cóż ujrzałam? Oto dwóch jego mościów, prawników zapewne stojących przy biurku. Doktor z piórem w ręku mówił Eni, duszko słuchaj, co mąż twój mówił. Oto własne jego słowa. Wyrażam tym, panowie, mówił. Eni, czy słyszysz? Wyrażam tym pełne me zaufanie do pani strąg i zostawiam jej bezwarunkowo wszystko, co posiadam. Jeden z jego mościów powtórzył bezwarunkowo wszystko. A ja ze wzruszonym macierzyńskim sercem zawołałam przepraszam i wybiegłam z pokoju. Pani Stronko otworzyła drzwi i wyszła na balkon, gdzie oparła się o barierę. Czyż nie podziwiasz pani, pan Trotwood i ty, panie Davy, czy nie podziwiacie, paplała Stara, przezorności, dobroci doktora. Widzę teraz dobrze, że na moje wyszło. Gdy mnie doktor zaszczycił, był odwiedzinami i oświadczył się o córkę, powiedziałam Eni, pamiętam, co do słowa powiedziałam jej: Duszko zobaczysz, że doktor zrobi dla ciebie więcej nawet, niż mu obowiązek będzie nakazywać. Posłyszeliśmy dzwonek. Prawnicy odchodzili. Skończone, mówiła Herod baba, wsłuchując się. Skończone. Podpisał, przypieczętował, złożył, teraz może spokojnie umrzeć. Co za dusza! Eni duszko, idę do gabinetu z gazetą, bo nie mogę obejść się bez nowin. Panno Trotwood, panie Davy, wszak zobaczycie się z doktorem. W mroku komnaty zamykając nóż ogrodniczy stał pan Dick. Ciotka moja pocierała nos gwałtownie. Był to niemy, lecz wymowny protest przeciw natręctwu Herod Baby. Nie wiem już jednak, kto z nas pierwszy wszedł do gabinetu ani jakieśmy się tam znaleźli. Pamiętam tylko, żeśmy zastali gospodarza domu przy biurku, wśród ulubionych mu ksiąg z opartą na ręku głową. Jednocześnie do pokoju wsunęła się blada i drżąca jego żona. Pan Dick wprowadził ją pod ramię, położył rękę, budząc z zadumy, na ramieniu doktora, a gdy ten podniósł zdumiony wzrok, Eni osunęła się przed nim na kolana i wraz z dłońmi wzniosła na męża spojrzenie, co mi zawsze wraziło się w pamięć. Gazety wypadły z rąk zdumionej pani Merkoham. Powaga i łagodność doktora, błagalna postawa jego żony, wyraz twarzy pana Dicka, zadowolenie z jakim ciotka moja szeptała i to ma być wariat. Wszystko to widzę, słyszę jeszcze. Doktorze, przemówił pan Dick, niechże pan spojrzy. Eni, dziecko moje, zawołał doktor, ależ nie tak, nie u moich nóg. Owszem, rzekła z cicha. Tak i niech nikt, proszę, nie odchodzi. Mężu mój, ojcze, przerwij grobowe to milczenie. Powiedz, co stanęło pomiędzy nami. Pani Merkelham odzyskała mowę. Oburzyła się macierzyńska jej duma. Eni, duszko, zawołała grzmiąco. Powstań natychmiast. Nie upokarzaj siebie i swej rodziny. Chyba chcesz, żebym zmysły postradała. Próżne słowa, mamo, odparła Eni. Twoje tu nawet sprawa gasnął wobec męża mego. Moje, moje wyrodna córko, wołała pani merkelham Wody. Wszyscyśmy pozostali głusi. Na to wołanie i Herod baba mdlała i cuciła się sama. Eni, mówił z czułością doktor biorąc żonę za obie ręce. Dziecko moje, nie z twojej to winy zaszły. Zmiany w stosunku naszym. Ja sam temu winienem wiem to. I wierzaj mi, przywiązanie moje do ciebie, uwielbienie, szacunek w najmniejszej nie zmieniły się mierze. Kocham cię, poważam, z całego serca pragnę twego szczęścia. Powstań, Eni. Proszę. Nie powstając z kolan i podnosząc na niego wzrok zauzawiony, przytuliła się do niego. Po chwili opuściła głowę na jego kolana, mówiąc. Jeśli mam tu przyjazną duszę, która by chciała mówić za mnie i za mego męża. Jeśli mam przyjazną duszę, która by chciała wyjaśnić dziwne nieco podejrzenie, błagam ją o wyjaśnienie okrutnej tej sytuacji. Przez chwilę nikt nie odpowiadał. Zdobyłem się wreszcie na odwagę. Pani Strong, rzekłem, wiem coś, co mi mąż pani polecił zachować w tajemnicy. Lecz co wyjawić teraz stało się obowiązkiem moim. Pozwoli mi pani mówić? Spojrzała na mnie poprzez łzy. Zrozumiałem, że jestem na dobrej drodze. Spokój nasz domowy w twoich, kochany Copperfieldzie, pozostaje rękach, rzekła. Mów proszę i nic nie ukrywaj. Wiem z góry, że mi nikt nie zdoła powiedzieć nic takiego, co by zaćmiło dobroć i szlachetność mego męża. Niech więc żaden wzgląd na mnie cię nie wstrzymuje. Za wszystko odpowiem tu przed nim, a tam przed Bogiem. Po słowach tych zbytecznym byłoby pytać o pozwolenie doktora. Opowiedziałem tedy szczegółowo, łagodząc tylko wyrażenia Jurajacha scenę, która odegrała się w tym samym gabinecie. Któż zdoła zliczyć wykrzykniki, którymi herod baba ustawicznie przerywała moje opowiadanie? Eni słuchała z opuszczoną na kolana męża głową. Gdym skończył, ujęła rękę męża i podniosła ją do ust. Pandik podniósł ją. Stojąc, nie odrywając spojrzenia od męża, mówiła: Wyspowiadam się ze wszystkiego, co miała na sercu, odkąd wyszłam za mąż. Teraz, gdym się dowiedziała wszystko opowiedzieć, to muszę. Nie, Eni, przerwał jej mąż łagodnie nie potrzeba, dziecko moje. Nie wątpiłem nigdy o tobie. Ufałem ci, ufam w zupełności. Owszem, muszę otworzyć serce przed tym, któremu zawdzięczam spokój całego życia. I którego z każdym dniem bardziej kocham i szanuję. Istotnie, wtrąciła pani Merkelham, zaświadczyć mogę. Ach, herod baba! Syknęła ciotka. I pozwolę zauważyć sobie, ciągnęła pani Merkelham, że szczegóły są chyba zbyteczne. Jedynie mąż mój sądzić o tym może. Odrzekła jej córka, nie zwracając się wcale do matki. Jego to rzecz wysłuchać mnie. Jeśli tym, co powiem, zmartwię Cię, mamo, przebacz mi. Sama cierpiałam ciężko i długo. Na honor! zakleła Herodbaba. Gdy byłam jeszcze dzieckiem zaczęła eni. Pierwsze moje wspomnienia i wrażenia wiązały się z łagodnym i cierpliwym nauczycielem, kochanym przyjacielem mego ojca. Wzbogacił on umysł mój pierwszymi wiadomościami, kierował mną i rozwijał mój charakter. Sądzę, że nauki z innych ust przyjęte nie miałyby na mnie nigdy tak dobrego wpływu. Za nic masz zatem swą matkę? przerwała z oburzeniem pani Merkelham. Nie mówię tego, mamo. Oddaję mu tylko co się należy, łagodnie odrzekła Eni. Wzrastałam w tych uczuciach, w głębokim wdzięcznym przywiązaniu do mego nauczyciela. Uważałam go za przewodnika, za ojca i pochwała z ust jego inną dla mnie od wszelkich pochwał miała cenę. Gdybym nie wierzyła nikomu, zawierzyłabym jemu, gdyż Całą mą posiadał ufność. Wiesz, mamo, jak niedoświadczona i młoda byłam, gdyś mi nagle przyjaciela tego przedstawiła, jako starającego się o moją rękę. Niejednokrotnie już to obecnym tu opowiadałam, rzekła pani Merklam. Czemu choć raz nie zatrzymasz języka za zębami, mrugnęła moja ciotka. Uczułam, ciągnęła Eni, nie zmieniając postawy i głosu, jak gdyby coś się zmieniło, jak gdybym coś straciła. Czułam się zmieszana, niepewna. Dzieckiem byłam prawie i bolała mnie zmiana stosunku, do którego przywykłam, w którym wzrosłam. Tak dobry był jednak dla mnie, żem się czuła zaszczycona jego wyborem. Wyszłam za niego. W kościele świętego Alfonsa, w Canterbury, podpowiedziała pani Merkulham. Bodajcie, mruknęła ciotka. Nie ważyłam ani przez chwilę, mówiła z wzmagającym się rumieńcem Ani materialnych korzyści tego związku. W sercu mem nie było miejsca na podobne wyliczenia. Pełne ono było czci i wdzięczności i daruj mi mamo. Aleś to ty pierwsza nasunęła mi myśl, że i mnie i jego dotknąć mogą tak nędzne posądzenia. Ja? zawołała pani Merklacham. Bez wątpienia, nic tu nie pomoże wachlowanie się, mruknęła ciotka. Było to pierwszym mym nieszczęściem, pierwszą boleścią, mówiła Eni. Dręczyło to mnie, lecz nie, nie z takich powodów, jak ci się zdawać może, mężu mój, i w sercu mem nie było myśli, uczucia, boleści, którejś byś obcym pozostał. Podniosła oczy, składając ręce. Nikt z nas o prawdzie słów jej wątpić by nie śmiał. Doktor patrzył na nią. Nie jest to winą mamy, mówiła. Intencje jej zawsze były najlepsze, wiem to, lecz widząc wymagania, jakimi obarczano cię w mem imieniu. Twą wspaniałą myślność, która była powodem posądzeń najlepszego i mającego interes twój na uwadze pana Wickfielda, uczułam po raz pierwszy spadający na mnie ciężar zarzutu, jakobym zaprzedać mogła uczucia me, młodość, życie całe. Nie potrafię powiedzieć i mama nie potrafi wyobrazić sobie goryczy tego uczucia. Wiedziałam przecież, że wychodząc za mąż, podobnie nędznym, nie uległam pobudkom. Oto wdzięczność, na jaką zasłużyłam. Rozszlochała się pani Merkoham. Za tyle starań traktują mnie teraz jak Turka, bodajś nim została. Zakleła przez zęby ciotka. Było to wówczas właśnie, gdy mama tak się troszczyła o los kuzyna Meldona. Lubiłam go też bardzo. Kochaliśmy się dziećmi jeszcze będąc i jeśli by się życie me inaczej ułożyło, wyobraziłabym sobie zapewne, że go kocham. Może bym wyszła za niego. I na zawsze została unieszczęśliwiona. Największym nieszczęściem w małżeństwie jest różność charakterów i usposobień. Mówiła pomału, lecz bez wahania. Ostatnie jej słowa uderzyły mnie i chociaż nie chciałem stracić ani słowa z jej opowieści, powtarzałem w głębi serca największym nieszczęściem w małżeństwie jest różność charakteru i usposobienia. Od dawna już, ciągnęła Eni, Spostrzegłam, że pomiędzy mną a kuzynem moim nie było nic wspólnego. I jeślibym nawet nie miała tylu innych powodów wdzięczności dla mego męża, wystarczyłby ten już, że mnie zasłonił przed omyłką własnego mego niedoświadczonego serca. Słowa jej przenikały nas. Spokojne były jak przedtem. Widząc, jak Meldon nadużywał narzuconej memu mężowi w imię moje wspaniałomyślności Myślałam o ile lepiej byłoby, żeby sam sobie wywalczył drogę przez życie. Czułam, że na jego miejscu nie cofnęłabym się przed żadną ofiarą, przed najcięższą pracą. Nie posądzałam go jednak o nic gorszego, aż do wieczoru poprzedzającego jego wyjazd do Indii. Wieczoru tego przekonałam się, że był fałszywy i niewdzięczny. Wieczoru tego też poczułam wyraźniej niż przedtem. Nie Nieufną, przeciw mnie skierowaną baczność pana Wickfielda. Zrozumiałam, jak ciężkie posądzenia omraczają me życie. Posądzenia! Nie, nie, Eni. zaprzeczył doktor. Wiem, że nie powstały one w twojej myśli i sercu, rzekła. I gdy wieczoru tego złożyłam skołataną głowę na twych kolanach, pod skrzydłem twym, szukając ochrony przeciw słowom, i wyznaniom, które odważono mi się czynić, a które najwyższą byłyby z niewagą wówczas nawet, jeśli bym istotnie była istotą sprzedajną i niską, za jaką mnie brano. Wielkie jakieś oburzenie zmroziło mi na ustach słowa skargi. Pani Merkelham z westchnieniem opadła na poręcz fotelu, wypuszczając z rąk wachlarz. Odtąd nigdy inaczej jak w twojej obecności, ciągnęła ze spokojem Eni. Nie zamieniłam z nim jednego słowa. Lata przeszły, odkąd usłyszał z ust moich, jakie jest tu jego w tym domu stanowisko. Dobroć twa dla niego, zajęcie się jego karierą, poszukiwanie dla mnie rozrywek i przyjemności, wzmagały niedolemą i gniotącą mi pierś tajemnicę. Usunęła się znów na kolana przed mężem, wołając Pozwól, niech skończę, mam jeszcze coś powiedzieć. I źle czy dobrze, raz zacząwszy, powiedzieć muszę. Nie wiesz, jak bardzo przywiązana byłam do ciebie i jak mi te ciężkie, dokoła mnie istniejące posądzenia ciążyły. Młoda, niedoświadczona, nie znajdowałam nigdzie potrzebnych mi rad i oparcia. Nikomu nie mogłam zaufać. Pogląd mamy na nasze małżeństwo tak różny był od mego. Usta mi zamykała zresztą sama cześć dla ciebie, samo pragnienie zachowania, twego szacunku. Eni. Dobra moja, poczciwa Eni, zawołał doktor. Jeszcze słówko. Myślałam nieraz, ile jest takich, które, jeśli byś je pojął, nie omroczyłyby ci czoła i imienia spowodowanym przeze mnie, chociaż tak niewinnie cieniem. Zaczęłam myśleć, że istotnie lepiej, by mi było pozostać uczennicą twoją córką. Bałam się, czy czasem nauki Twoje nie natrafiły na niewdzięczny grunt, a nie śmiałam mówić, czekając z poddaniem się woli boskiej chwili, kiedy to się wszystko wyjaśni Kiedy pewna będę Twego zaufania. Chwila ta nadeszła dawno, odrzekł doktor. I jedna ją odtąd tylko straszna, omroczyła godzina. Postanowiłam, mówiła Eni, skryć w sobie całą mą boleść, wstyd, oburzenie, lecz widząc cię w ostatnich czasach tak zmienionym, przybitym, domyślałam się czegoś strasznego. Wiem teraz, że domysły moje nie były płonne i teraz dopiero zmierzyłam głębie zaufania. Jakieś we mnie położył. Wiem, że ci się nigdy niczym wywdzięczyć nie potrafię, lecz wiedząc to, śmiało znów podnoszę na ciebie oczy. Czecie, mój Ojcze, kocham drogi mężu i śmiało wyznaję, żem cię nigdy myślą nawet nie obraziła. Wierną ci i przywiązaną zawsze byłam. Zarzuciła mu ręce na szyję. Starzec złożył skołataną głowę na jej ramieniu. I siwe jego włosy zmieszały się z jej kasztanowatymi puklami. O, osłoń mnie na zawsze, mówiła. Zapomnij o tej domniemanej różnicy wieku. Przypominaj ją wówczas chyba, gdy się znajdzie potrzeba ostrzeżenia mnie lub pouczenia. Z dnia na dzień, z roku na rok wzrastało moje przywiązanie do ciebie. Wiedziałam, o jaką opieram się skałę. W czasie zaległej po tych słowach ciszy ciotka podeszła do pana Dika. I ucałowała go z wylaniem. Miała rację. Pocałunkiem tym przywołała biedaka do rzeczywistości. Zdawał się być w siódmym niebie, a uniesiona w powietrze lewa noga groziła mu utratą równowagi. Wiedziałam, że masz głowę nie od parady, mówiła z triumfem ciotka. Pokazałeś raz przecie do czegoś zdolny. Mówiąc to, pociągnęła go za rękaw, dała mi znak głową. I wyszliśmy razem z pracowni doktora. Miała za swoje ta baba, mówiła ciotka, wracając do domu. Dobrze jej tak. Samo to zadowala mnie dostatecznie. Zmieszała się biedaczka, zauważył z zawsze gotowym współczuciem pandik. Biedaczka, zmieszała się, oburzyła się ciotka. Gotów byłbyś rozczulać się i nad krokodylem. Nie wiem, czym widział kiedy krokodyla. Dobrodusznie zauważył pan Dick. Wszystkiemu winna była ta przeklęta baba, mówiła z oburzeniem ciotka. Wszystkiemu, na co się matki mieszają w małżeństwa swych córek. Nie ich to rzecz. Zbytek macierzyńskiej tkliwości. Szukają w tym, o ile się zdaje, zadośćuczynienia za wydanie na świat nieszczęsnych stworzeń. Nie prosiły one przecież o to, a tu dręczą je domniemaną macierzyńską troskliwością. O czym tak myślisz, Trot? Myślałem o wszystkim, co zaszło, com słyszał, lecz najgłębiej mi w pamięci i sercu ugrzęzły słowa Eni. Największym nieszczęściem w małżeństwie jest różność charakterów i usposobień, a dalej własnego serca młodociana omyłka i dalej jeszcze wiedziałam, o jaką skałę opiera się moje przywiązanie. Byliśmy u drzwi naszego domu. Pod stopami mymi szeleściły zwiędłe liście. Dom wiatr jesienny. Rozdział 46. szósty. Wieści. Od roku mniej więcej nie ufam mej pamięci co do dat. Musiałem być żonaty, gdy pewnego wieczoru w czasie samotnej przechadzki i rozmyślania o książce, którą miałem właśnie pisać, powodzenie moje bowiem na tej drodze wzrastało, przechodziłem przed domem pani Stilford. Zdarzało mi się nieraz przechodzić tamtędy, ponieważ mieszkałem w sąsiedztwie, unikałem tego jednak jak tylko mogłem. Tym razem musiałbym nadłożyć zbyt wiele drogi. Przechodząc, rzucałem zwykle na dom ten przelotne spojrzenie i przyspieszałem mimowolnie kroku. Omroczone bywał i ponury, a zawsze zamknięte, ciemne, z opuszczonymi storami okna wyglądały opłakanie. Gęsty szpaler wiódł przez dziedziniec do drzwi wejściowych, ponad którymi niezasłonięte roletą okno świeciło pustką. Nie pamiętam, abym kiedy widział w oknach światło. I jeśli bym nie znał mieszkańców tego domu, myślałbym zapewne, że w nim spoczywają chyba zwłoki jakiejś bezdzietnej istoty. Wyobraźnia moja wysnuwałaby tysiące wniosków i wątków. Znając historię tego domu, starałem się myśleć o nim jak najmniej. Niestety, Pamięć moja nie mogła oddalać się wraz z krokami. Rozbudzona długo pozostawała z marami dni ubiegłych. Wieczoru tego dziecięce wspomnienia w szczególny sposób zmieszały się z marzeniami ostatnich dni, przepełnionymi budzącą się nadzieją, w niejasnym przeczuciu czekających mnie rozczarowań i doświadczeń. Z głębokiej zadumy zbudził mnie głos jakiś głos kobiecy długa przeszła chwila. Zanim przypomniałem sobie służącą pani Steelford, tę, która dawniej nosiła we włosach błękitne wstążki. Nie nosiła ich teraz i, stosując się zapewne do ogólnego tonu domu, zastąpiła błękitne brunatnymi. Proszę pana, mówiła, czyby pan nie chciał wejść na chwilę i pomówić z panną Dartle? Czy panna Dartle przysyła po mnie? spytałem. Nie w tej chwili, lecz to na jedno wyjdzie, odrzekła. Przed paru dniami widziała pana przechodzącego tędy. I kazała usiąść z robotą na schodach i czekać pana powrotu. Ma coś panu powiedzieć. Poszedłem, pytając służącą o zdrowie, pani Steelford. Dowiedziałem, że się miewa niedobrze i nie opuszcza prawie swego pokoju. Panna Dartle była w ogrodzie. Siedziała na skraju tarasu, z którego rozciągał się widok na miasto. Wieczór był ciemny, z czerwonawymi odbłyskami na obłokach. Patrząc na rysującą się na tym ponurym tle panoramę, na oświecone szczyty pomyślałem, że było to tło odpowiednie dla wspomnień nieubłaganej kobiety. Powstała na moje spotkanie. Bledsza była i mizerniejsza niż dawniej, i oczy jej wydały mi się bardziej rozbłysłe, a szrama na twarzy wyraźniejsza. Spotkanie nasze nie mogło być przyjazne. Rozstaliśmy się w gniewie i żalu. Starała się ukryć wyraz wzgardy przebijający z jej twarzy. Pani ma mi coś do powiedzenia, rzekłem chłodno, nie siadając i tylko opierając rękę o poręcz wskazanego mi krzesła. Tak jest, odrzekła. Chciałam spytać, czy dziewka ta została odnaleziona. Nie. Uciekła jednak. Usta jej drgały powstrzymywanymi obelgami. Uciekła? Powtórzyłem. Tak, od niego, zaśmiała się sucho. A zapewne nie zostanie odnaleziona. Nie żyje już może. Nigdy nie widziałem w niczyich oczach przebłysku tak zimnego okrucieństwa. Istotnie odparłem, życzenie śmierci jest najlepszym życzeniem, jakie dla niej chować może inne niewieście serce, i cieszę się, że czas zmiękczył uczucia pani, panno Dartle. Nie raczyła odpowiedzieć, zaśmiała się znów sucho i krótko: Wiem, że przyjaciele tej nieszczęsnej i interesującej damy są pana przyjaciółmi to też sądziłam, że i pana zajmą wieści o niej. Skłoniłem się. Powstała ze złośliwym uśmiechem i zbliżając się do otwartego okna, podniesionym głosem, lecz z nieopisaną wzgardą, zawołała jak na psa nędznego. Pójdź tu. Po czym, zwracając się na pół ku mnie, rzekła. Liczę na to, że się pan w obecności mej powstrzyma od wszelkich wymówek lub sprzeczek. Skłoniłem powtórnie głowę, nie wiedząc wszelako, o co jej idzie. Po chwili zjawił się Litimer we własnej osobie. Skłonił się z uszanowaniem, stając za krzesłem panny Dartle. Pomimo wzgardy przebijającej w każdym jej ruchu, pomimo złośliwego triumfu błyskającego w świecących jej oczach, opuściła się na krzesło z pewnym wdziękiem. Wdziękiem złej wróżki z bajki. Teraz! Ozwała się rozkazująco, nie patrząc na sługusa i rękę podnosząc do szramy na swej twarzy. Opowiedz panu, co wiesz. Pan James i ja, pani, nie zwracaj się do mnie. Przerwała wzdragając się. Pan James i ja, panie, ani do mnie. Rzekłem stanowczo. Litymer wcale niezbity z tropu, głębokim ukłonem zaznaczył gotowość do zupełnego posłuszeństwa i patrząc w dół, tak prawił. Pan James i ja byliśmy za granicą z tą młodą osobą, odkąd pod opieką mego pana opuściła była Yarmouth. Zwiedziliśmy moc obcych krajów, Francję, Szwajcarię, Włochy. Mówiąc, przebierał palcami, jak gdyby wygrywał na niemym jakimś instrumencie. Pan James, ciągnął, niezwykle gorąco upodobał tę osobę. Podziwiałem jego stałość. Nigdy. Odkąd byłem na jego usługach, nie widziałem go tak gorąco i długo jednym zajętego przedmiotem. Przyznać też wypada, że młoda ta osoba zdolna była, giętka. Wyuczyła się wybornie obcych języków i własnych tylko unikała ziomków. Zauważyłem, że się ogólnie wszędzie podobała. Panna Dirtle podniosła rękę do piersi. Spojrzał na nią z ukosa i przygryzł drgające powstrzymywanym uśmiechem usta. Bardzo się podobała ogólnie i wszędzie, powtórzył. Toaleta, słońce, nieba, pogodne, wiele mogą, ale przede wszystkim miała wdzięki potrzebne do zwrócenia na siebie uwagi. Ogólną też wszędzie zwracała uwagę. Zatrzymał się. Wzrok panny Dirtle po dalekich błądził horyzontach. Przygryzała zaciśnięte, lecz drgające wargi. Tak trwało czas niejaki. Ciągnął Litimer. Młoda osoba bywała czasem przybita i smutna, i z czasem zauważyłem, że to właśnie nudzi mego pana. Nie podoba mu się. Wróciła dawna jego zwykła ruchliwość, a jednocześnie wzmagał się jej smutek, i przyznać muszę, niewesoła była moja pozycja pomiędzy tymi dwojgiem. Trzeba było łagodzić, zażegnywać. Udawało się to przez czas dłuższy, niż bym sam mógł to przypuszczać. Panna Dartle. Oderwawszy wzrok od dalekich horyzontów, przeniosła go na chwilę na mnie. Litymer odchrząknął, przestąpił z nogi na nogę i tak ciągnął. W końcu po wielu łzach, wyrzutach, scenach pan James wyjechał pewnego dnia z okolic Neapolu, gdzieśmy rozkoszną mieli willę. Obiecywał wrócić za dni parę na mnie, włożywszy obowiązek załagodzenia potem całej tej sprawy ku ogólnemu zadowoleniu. Pan James zająknął się, odchrząknął, Pan James najlepsze miał intencje względem młodej tej osoby. Proponował nawet małżeństwo z kimś, kto by na przeszłość patrzał przez palce, a był wcale dobrą i odpowiednią jej urodzeniu partią. Pochodzenie jej jest, że tak powiem, nader gminne. Przestąpił z nogi na nogę. Domyślałem się, że Łotr mówił o sobie. Panna Dirtle także była tego pewna. Obowiązkiem mym było rozmówić w tym względzie z ową młodą osobą, uwolnić pana mego od kłopotów i przykrości i pracować nad pogodzeniem go z jego rodziną. Przystąpiłem do rzeczy. Nic nie może dać wyobrażenia o rozpaczy młodej osoby, gdy się dowiedziała, że została opuszczona. Szalała. Sądziliśmy, że się targnie na życie. Trzeba ją było gwałtem powstrzymywać, by nie wyskoczyła oknem lub nie rozbiła sobie głowy o marmurową posadzkę. Panna Dartle przechyliła się na poręcz krzesła, pół przemykając oczy. W wyobraźni jej, zarysował się obraz sprawiający jej widoczną rozkosz. Lecz gdym dotknął drugiej strony mego posłannictwa, mówił nie bez pewnego zmieszania, Litimer, zacierając ręce. Zamiast być wdzięczną za najlepsze intencje, młoda osoba pokazała, czym jest. Wybuchnęła i, jeśli bym się nie miał na baczności, przelałaby krew moją. Najlepiej to o niej świadczy, mruknąłem oburzony. Litimer skłonił głowę, jak gdyby mówił sam do siebie, do prawdy, młody jeszcze jesteś. Dość ciągnął, żeśmy byli zmuszeni zamknąć ją i mieć na oku, bojąc się by sobie, czy komu nie zrobiła co złego. Pomimo to udało się jej wyłamać kratę w oknie, którą uprzednio sam jak najstaranniej założyłem. Spuścić się po dzikim winie, rozpiętym na zewnętrznej ścianie domu odtąd przepadła bez wieści. Zapewne nie żyje, uśmiechnęła się panna Dartle, na samą myśl o śmierci nienawistnego dziewczęcia. Może się istotnie utopiła, odrzekł niecny sługus, bardzo to być może. A może znalazła pomoc wśród nadbrzeżnych rybaków, ich żon, dzieci, przywykła do podobnej kompanii i ciągle się z nimi zadawała. Bywało całymi dniami, w czasie nieobecności pana, przesiadywała w ich łodziach. Pan James gniewał się, gdy się dowiedział, że im opowiadała, iż była sama córką rybaka i w ojczyźnie swej przywykła do tych samych zajęć. Emilko, piękna, nieszczęsna Emilko, w wyobraźni mojej mignął obraz ciebie siedzącej wśród ubogiej, lecz własnej dziatwy, wsłuchanej w szczebiot, w którym słyszałabyś słodkie imię matki, gdybyś została żoną rybaka, jak to było twym przeznaczeniem. Tam, na obcym brzegu, morze, wielkie morze, wturowało smutnym twym myślom, powtarzając niezmiennie, nigdy już, nigdy. Gdym się przekonał, rozpoczął znów Litimer, że nie ma na to rady. Pani. Mówiłam już, byś się nie zwracał do mnie, odparła Róża ze wzgardą. Ale pani dopiero co raczyła przemówić do mnie, odrzekł. Przepraszam, obowiązkiem moim jest być posłusznym. Spełniaj tedy swój obowiązek, kończ opowiadanie i odejdź. Gdym się przekonał, ciągnął z niskim ukłonem, że żadne nie pomogą poszukiwania. Udałem się do mego pana, gdyż miałem jego adres i oznajmiłem mu, co zaszło. Uniósł się tak dalece, żem się widział zmuszony podziękować mu za służbę. Wiele znieść mogłem, ale są granice w wszelkiej obrazie. Uderzył mnie po prostu. Wiedząc o istniejących pomiędzy nim a matką jego nieporozumieniach, postanowiłem wrócić do Anglii i opowiedzieć za moje pieniądze. Zwróciła się do mnie panna Dirtle. Tak właśnie, pani, i opowiedzieć, co zaszło. Poza tym nie posiadam dalszych wiadomości. Pozostaję dotąd bez miejsca i poszukuję obowiązku. Panna Dirtle spojrzała na mnie, spojrzeniem tym pytając, czy nie chce jeszcze postawić jakiego pytania. – Chciałbym wiedzieć – rzekłem, zwracając się do panny Róży, nie zaś do niecnego sługusa – czy otrzymywała pisywane do niej z Anglii listy. Litimer milczał, wbijając wzrok w ziemię i przebierając palcami. Panna Dirtle zwróciła się wzgardliwie ku niemu. – Z przeproszeniem, pani – rzekł – chociaż sługą jestem, nie wszystkim jestem obowiązany odpowiadać i zachodzi pewna różnica między panią panno Dartle a panem Copperfieldem – jeśli ten żąda jakiej ode mnie wiadomości, niech raczy sam mnie pytać. O to, co ośmielę się zauważyć. Z przeproszeniem, pani. Panno Dartle. Po chwili walki z sobą podniosłem wzrok na niego, pytając. Słyszałeś me słowa, możesz je uważać za pytanie. I cóż? Panie, odrzekł. Zachodzi pewna różnica w odsłonieniu tajemnic mego pana, jego matce, a panu. Powiem wszelako, że wątpię, aby leżało w interesach pana Jamesa zachęcanie do podobnej korespondencji, mogącej tylko wzmagać smutek i niezadowolenie młodej tej osoby. Poza tym nic panu powiedzieć nie mogę. Czy już wszystko? spytała mnie panna Dartle. Skłoniłem głową, lecz widząc, że Litimer ma odejść, dodałem: Wszystko. Zrozumiałem doskonale, jaką rolę w tym wszystkim grał ten jegomość. Ostrzegę poczciwego człowieka, który był drugim ojcem temu nieszczęśliwemu dziewczęciu. Niechże się ma na baczności. Dziękuję panu, lecz pozwolę sobie zauważyć, że szczęściem w ojczyźnie naszej nie ma niewolników i nikt sam sprawiedliwości wymierzać nie ma prawa. Ci, co tego próbują, szkodzą więcej sobie niż innym. Nie mam tedy żadnego powodu do strachu. Mówiąc to, skłonił mi się nisko. A niższy jeszcze ukłon złożywszy przed panną Dartle, odszedł. Spoglądaliśmy po sobie przez chwilę. Mówi nadto, ozwała się, przygryzając usta, że pan jego opływa obecnie brzegi Hiszpanii, dogadzając morskim swym zamiłowaniom. Niewiele i to pana obchodzić może i służy tylko za wstęp do tego, co mi pozostało do powiedzenia. Zwróciła się wprost do mnie. Z oczu jej sypały się iskry ów szatan kanonizowany przez pana, owa ladacznica żyje zapewne, bo takie ziółko nie ginie. Pragniecie zapewne odnaleźć tę perełkę waszą. I my tego samego pragniemy, aby powtórnie nie wpadł w jej szpony. Łączy nas tedy obecnie wspólny cel i oto dlaczego ja, ja sama, która bym chciała zdeptać tę nędznicę, posłałam po pana, abyś się pan dowiedział, jak rzeczy stoją. Po nagłej zmianie zaszłej na jej twarzy Domyśliłem się, że ktoś się zbliża. Była to pani Stierford. Podała mi chłodno rękę, zachowując się ze zwykłą sobie powagą. Zauważyłem jednak, że pamiętała moje dawne przywiązanie do jej syna. Zmieniona była bardzo i, chociaż trzymała się prosto i wyniośle, twarz jej nie była ta sama, a włosy pobielały zupełnie. Gdy usiadła, wydała mi się piękna jak dawniej. Przypomniały mi się z dni mych dziecięcych zapamiętane jasne jej spojrzenia. Czy pan Copperfield uwiadomiony został o wszystkim? Spytała. Tak, odrzekła Róża. Słyszał, co Litimer mówi? Słyszał. Dobre z ciebie, dziecko, Różo. – rzekła, a zwracając się do mnie, dodała. Zamieniłam kilka listów z byłym przyjacielem pańskim, lecz nie naprowadziło go to na drogę obowiązku i rozsądku. Pobudki moje wiadome są panu. Jeśli przyzwoity ten jegomość, który tu był z panem i dla którego, jak widzę, nic więcej zrobić nie mogę, doścignie celu swych poszukiwań, zasłoni to mego syna przed powtórnymi zasadzkami. Gotowa jestem nagrodzić, mówiąc to patrzała w dal nieokreśloną. Pani, odrzekłem, rozumiem doskonale pobudki pani, lecz upewnić panią mogę, że to dziewczę, znane mi od dzieciństwa, ulec musiało namowom i obietnicom jej syna. A gdy się one nie spełniły, nie przyjmie szklanki wody z jego lub pani rąk, choćby konała spragnienia. Myli się pani bardzo co do charakteru tego dziewczęcia. Nie, różo, nie, uprzedziła wybuch swej towarzyszki pani Stirford. Niech i tak będzie. Słyszałam, żeś się pan ożenił. Odpowiedziałem, że istotnie, od niejakiego czasu jestem żonaty. I dobrze się panu powodzi? Mało mnie wieści dochodzi w odosobnieniu moim. Słyszałam jednak, że imię pańskie coraz większego nabiera rozgłosu. Istotnie, rzekłem. Udało mi się zyskać pobłażliwych czytelników. Ma pan matkę? Spytała łagodniej. Nie mam pani. Szkoda. Dumna była bez syna. Żegnam pana. Wziąłem podaną mi rękę. Chłodna była i spokojna, jak gdyby w piersiach kobiety tej nie wrzały wulkany żalu. Duma nadała jej rysom kamienny wyraz. Wzrok tonął w oddali. Podchodząc, zauważyłem, że obie z jednostajnym natężeniem w dal patrzały. Ogarniały je zwolna wieczorne cienie. Tu i ówdzie zapalono lampy. Chociaż czerwonawe blaski na zachodzie nie pogasły jeszcze zupełnie. Z doliny powstawała, podnosząc się białą parą, gęsta mgła. Zdawało się, że zaleje wszystko. Występując do walki nawet z wieczornymi cieniami. Pamiętam, i dziś mnie jeszcze wspomnienie to mrowiem przejmuje. Zanim powtórnie spotkałem te dwie kobiety, fale burzliwego morza rozbiły się u ich stóp. Rozmyślając o tym, czego się dowiedział, postanowiłem jak najprędzej oznajmić wszystko panu Pegoti. Zaraz na zajutrz wtedy rozpocząłem poszukiwania. Włóczył się ciągle to tu, to tam. Lecz wracał do Londynu i nieraz o zmroku widziałem, jak się snuł po placach i ulicach, ze strachem spoglądając na przechadzające się po trotuarach kobiety. Miał tu nawet w pobliżu Hangersford Market malutkie mieszkanko. Tamtedy poszedłem i dowiedziałem się, że szczęściem jest w mieście. Poszedłem na górę. Czytał, siedząc przy oknie zastawionym doniczkami. Pokoik był mały, lecz czysty i świeży. Domyśliłem się od razu, że miał być gotów na przyjęcie tej której niezmordowanie poszukiwał. Nie słyszał pukania do drzwi, podniósłszy oczy dopiero wtedy, gdym położył rękę na jego ramieniu. Panicz, zawołał widocznie zadowolony, dziękuję za tę niespodziankę i witam z całego serca. Siadaj pan. Przyszedłem, mówiłem, podzielić się z panem, panie Pegoti, wiadomościami. O Emilce, zbladł, wpatrując się we mnie bacznie. Nie wiadomo, gdzie się znajduje, mówiłem. To tylko wiadomo, że nie jest już z nim razem. Słuchał i milczał, wpatrując się we mnie. Nie zapomnę nigdy tego spojrzenia. Gdym skończył opowiadanie, milczał jeszcze z głową opartą na ręku. Zdawać by się mogło, że wzrokiem ściga postać ukochanego dziewczęcia, obojętny na wszystko, co nią samą nie jest. Gdym skończył, skrył twarz w dłonie, udałem, że patrzę przez okno. Jak się panu zdaje, paniczu? spytał mnie wreszcie. Sądzę, że żyje, odrzekłem. Nie wiem, odparł. Nie miała może dość sił, by znieść ten cios. Wszak były tam owe błękitne fale, o których zwykła była dawniej mawiać. Czy śniło się biedaczce, że ją w nich pogrzebią? Mówił to stłumionym, wystraszonym głosem, przechadzając się po małej izdebce. A jednak, mówił po chwili. Ani na chwilę nie przypuszczałem, aby nie żyła. Szukałem jej dniem i nocą, zimą i latem. Czyżby mnie przeczucia moje tak zmylić, miały? Nie, dodał opierając się silnie o stół z wyrazem nagłego postanowienia. To być nie może. Emilka żyje. Jak, gdzie, nie wiem, lecz żyć musi. Wyglądał jak w natchnieniu. Poczekałem aż nieco ochłonie i wówczas dopiero usiłowałem wytłumaczyć mu, jak ostrożnie teraz wypada postępować. Teraz, przyjacielu, zacząłem. Dziękuję, dziękuję, mówił, ściskając mi ręce. Jeśli dotrze, jak to przypuszczać należy do Londynu. Zechce się tu zapewne ukrywać. Łatwo jest kryć się w tak wielkim mieście i jeśli nie wróci do domu. Nie wróci do domu, powtórzył, kiwając smętnie głową. Jeśli by uciekła stamtąd z własnej woli, to co innego, wówczas wróciłaby. Jeśli tedy, ciągnąłem, nie wróci jak to jest prawdopodobne do domu, jest ktoś, kto ją tu prędzej niż inni odnaleźć zdoła. Proszę cię, nie oburzaj się pan na to, co powiem, pomyślawszy jaki cel mam przed sobą. Pamiętasz Martę? Z naszego miasta? odpowiedział mi był wyraz jego twarzy. Jest ona w Londynie. Spotykałem ją na ulicy odrzekł wzdragając się Nie wiesz jednak może że zanim Emilka uciekła z domu była miłosierna dla niej pomagała jej wraz z Hamem a i to dodać busze że wówczas wieczorem gdyśmy rozmawiali w oberży podsłuchiwała u drzwi naszą rozmowę Wieczorem gdy śnieg padał spytał zdziwiony Właśnie odrzekłem Odtąd nie widziałem jej chciałem po rozstaniu naszym z nią umówić lecz się już oddaliła Wówczas nie chciałem nawet wspominać o niej przed tobą, teraz zaś widzę, żeśmy powinni się z nią porozumieć, rozumiesz mnie? Aż nadto. Odrzekł szeptem, gdyż mimo woli zniżaliśmy stopniowo głos. Szeptem też kończyliśmy rozmowę. Mówiłeś, żeś ją spotykał, pytałem. Mógłby się odszukać. Mnie to raczej przypadek w tym posłuży. Wiem chyba, gdzie szukać, mruknął. Ściemniło się, zauważyłem. Może byśmy zaraz razem poszli. Zgodził się na mą propozycję. Zauważyłem, z jaką starannością ustawił przed odejściem wszystko w izdepce. Zapalił świecę, posłał łóżko i dostał nawet z szafy dawną suknię Milki. Nie mówił nic przy tym, ja też zachowałem milczenie. Od jakże dawna codziennie tak jej wyczekiwał. Był czas, mówił, schodząc ze schodów, kiedym sądził, że Marta nie warta pyłu z podstupem Milki. Niechże mi Chrystus przebaczy ten brak miłosierdzia. Idąc z nim rozpytywałem go o Hama. Mówił mi to samo co przedtem. Ham pracował, zagłuszał się pracą, nie wyrzekał, nie skarżył się nigdy. Spytałem go, co sądzi o usposobieniu bratanka względem tego, który spowodował wszystkie te nieszczęścia. Co by na przykład Ham począł, jeśli by spotkał Stilforta? Nie potrafię powiedzieć. Odrzekł. Myślałem o tym nieraz i nie wiem, co mam sądzić. Przypomniałem mu rozmowę, którą mieliśmy nad morzem na zajutrz po ucieczce Emilki. Pamiętasz pan wyraz oczu Chama, gdy patrząc na morze, mówił: Wszystko ma swój koniec. Pamiętam. Co przez to rozumiał? Pytałem o to siebie nieraz, paniczu, nie znajdując zadowalającej odpowiedzi. Ciekawa rzecz, że chociaż Ham wygląda tak spokojnie. Nie ośmieliłem się nigdy dotknąć w rozmowie z nim tej sprawy. Nie powiedział nigdy złego słowa, to pewne, ale i to pewne, że jak morza, tak i tego, co on ma w sercu, nikt nie zgłębi. Wiem, rzekłem, i to mnie właśnie niepokoi. I mnie, rzekł pan Pegoty, niepokoi pozorny jego spokój. Dałby pan Bóg, aby się ci dwaj nigdy nie spotkali. Weszliśmy do City. Milcząc, szliśmy razem, a starca podtrzymywał jedyny cel życia, jaki sobie wytchnął. Pochłaniał go tak, że wśród tłumu nawet zdawał się samotny. Dochodziliśmy właśnie do Blackfriars Bridge, gdy obrócił się ku mnie, wskazując idącą po drugiej stronie ulicy kobietę. Poznałem ją. Przeszliśmy na drugą stronę ulicy i już mieliśmy ją zaczepić, gdy przyszło mi na myśl, że lepiej może w spokojniejszym miejscu z dala od tłumu rozmówić się z nią o zajmującej nas sprawie. Szepnąłem towarzyszowi swemu, abyśmy raczej szli za nią, nie zaczepiając jej. Ciekaw też byłem, dokąd dąży. Pan Pegoty zgodził się na to. Szliśmy za nią w pewnej odległości, nie tracąc jej z oczu, lecz i nie zbliżając się za nadto, gdyż oglądała się często. Raz zatrzymała się, przysłuchując grającej w jakiejś kawiarni muzyce. Stanęliśmy też. Szła tak długo, a my za nią. Widać było po szybkim jej kroku, że ma cel wytknięty. Wybierała najludniejsze ulice i to mnie utwierdziło w moich domysłach. Skręciła wreszcie w wąski, ciemny, pusty zaułek. Teraz rozmówmy się z nią, rzekłem, przyspieszając kroku. Rozdział 47. Marta. Byliśmy przy opactwie Westminsterskim. Zawróciliśmy, żeby ją spotkać, gdyż opactwo było punktem, przy którym skręciła w ciemny boczny zaułek. Szła teraz tak szybko, żeśmy ją zaledwie przy Milbank dogonić zdołali. Słysząc kroki doganiających ją, przebiegła na drugą stronę ulicy i nie oglądając się wcale przyspieszyła kroku. Przez bramę zastawioną na noc z wozami mignęła nam rzeka. Dotknąłem ramienia mego towarzysza. Lepiej było nie tracąc jej z oczu pozostawać w cieniu domów jak najciszej stąpając, by jej nie wystraszyć. Była tam i dziś jest jeszcze, na zbiegającej ku rzeczce ulicy, budowla drewniana, należąca zapewne do dawniejszego przewozu. Leżała jak raz w miejscu, gdzie się uliczka kończy, pozostawiając wąskie przejście pomiędzy domami a korytem rzeki. Gdy do miejsc dobiegła Marta, zatrzymała się nagle. To więc było jej celem. Teraz szła powoli wzdłuż rzeki, zapatrzona w nią. Przedtem myślałem, że wejdzie do któregoś z domów nadbrzeżnych i żywiłem niejasną nadzieję, że to nam posłuży za wskazówkę. Widok rzeki nasunął mi jednak myśl, że Marta nie pójdzie dalej. Miejsca te dziwnie ponure były. Smutniejszych, bardziej opuszczonych nie znajdziesz chyba w całym Londynie. W pobliżu sterczały więzienne mury, odarte, ślepe, porosłe mchem. Zielska i chwasty obrastały drogę i puste place. Po jednej stronie wznosiły się oficyny niedokończonych domów, po drugiej stosy żelastwa i drzewa nagromadzone do budowy okrętów, koła, korby, rury, wiosła, kotwice, dzwony, żagle i tym podobne przedmioty zwiezione tu widać przez przedsiębiorcę, leżały wryte własnym ciężarem w wilgotny grunt. Rzekłbyś, że się usiłują skryć przed okiem przechodniów. Szczęk i huk kuźni przerywał ciszę nocy omroczonej wydostającym się z ich kominów dymem. Szlamowata pluskająca grobla ciągnęła się pomiędzy stosami drzew, po których czepiało się coś na kształt lepkich, zielonkawych warkoczy. Podarte, zeszłoroczne ogłoszenia o topielcach walały się w mule i szlamie. Istniało podanie, że w miejscach tych grzebano trupy w czasie wielkiej zarazy i groza tej legendy rozciągała się nad całą okolicą miejsca te podobne były do zagrobowej mary wyłaniającej się z zakażonego koryta rzeki jak gdyby sama była częścią odpadków wielkiego miasta dziewczyna zatrzymała się u brudnego ich stosu oczu nie odrywając od biegu mętnej wody na brzeg powyciągane łodzie pozwoliły nam zbliżyć się do niej Dałem znak ręką panu Pegoty, aby pozostał w ukryciu. Sam się zaś wysunąłem naprzód. Drżałem, wyznaję, zbliżając się do tej samotnicy, której bieg szybki ku wytkniętemu celowi, a celem tym były wartkie fale rzeki, napełniał mnie strachem i grozą. Mówiła coś sama do siebie. Chusta się jej osunęła z ramion. Zapatrzona w wodę, załamała ręce, podobniejsza do lunatyczki. Niż do poruszającej się na jawie istoty. Czułem, że się natychmiast w moich oczach rzuci do rzeki. Porwałem ją za ręce, wołając: Marto! krzyknęła, szarpiąc się z nieludzką siłą w mych rękach i nie wiem, czybym dał jej sam radę, gdyby mi w pomoc silniejsza dłoń nie przyszła. Widząc, że nie podoła nam, podniosła na nas oczy i osunęła się wycieńczona na ziemię. Podnieśliśmy ją i odnieśli dalej, kładąc na suchych kamieniach. Szlochała i jęczała. Po niejakim dopiero czasie podniosła się z rozpaczą, załamując ręce. Rzeko, o rzeko! Zawołała. Cicho. Uspokój się, prosiłem. Lecz nie przestawała załamywać rąk, wciąż łukając. Rzeko, o rzeko! Należy ona do mnie tak, jak ja do niej. Odpowiednia to dla mnie i mnie podobnych towarzyszka. I ona wypływa spośród pól zielonych, świeżych, by się zgubić w ciasnych, brudnych ulicach i spłynąć zawsze w wzburzone morze. Taka i moja dola. Głos, którym wyrzekła te słowa, dał mi pojęcie o jej rozpaczy. Nie uniknę tego, mówiła. Nie ucieknę od niej. Rzeka goni mnie w dzień i w nocy. Dla niej, dla niej samej zdatną być mogę straszna, okropna falo. Gdy tak rozpaczała na twarzy towarzysza mego, mogłem wyczytać historię jego bratanicy – jeśli bym nawet nic o niej nie wiedział. Nigdy przedtem ani potem na żadnej ludzkiej twarzy nie widziałem wyrazu takiego przestrachu i współczucia, jakie malowały się w całej postaci starca. Drżał na całym ciele, a dotykając ręki jego przekonałem się, że była jak lód zimna. Mówi w gorączce, szepnąłem mu. Uspokoi się wkrótce. Nie wiem, co mi na to odrzekł. Widziałem, że mu się usta poruszyły, lecz słów nie słyszałem. Wyciągniętą ze sztywniałą dłonią wskazywał nieszczęsną dziewczynę. Płakała teraz z ukrytą w ręku twarzą, leżąc prawie u nóg naszych, żywy obraz upadku i nędzy. Wiedząc, że nic od niej nie wydostaniemy, dopóki będzie w tym stanie, powstrzymałem chcącego ją podnieść starca, wyczekując cierpliwie, aż się nieco uspokoi. Marto, rzekłem, wreszcie pomagając jej powstać, czy poznajesz mego towarzysza? Oparła się o wywróconą łódź. Siły ją opuszczały. Poznaję, szepnęła. Szliśmy tu za tobą, rzekłem. Milcząc, potrząsnęła głową. Nie podnosząc oczu, miała w ręku chustę, nie wiedząc zapewne, co czyni. Drugą rękę przyciskała do czoła. Czyś się uspokoiła o tyle, aby mi móc odpowiadać? pytałem. Gdyż chcę mówić z tobą o czymś, co cię bardzo zajmie. Pamiętasz ów śnieżny wieczór u drzwi oberży? Łzy puściły się jej z oczu. Wnoszę, że przerywanymi słowy dziękowała mi, że mi wówczas podsłuchującej nie odpędził. Nie powiem nic na swą obronę, mówiła. Niegodna jestem, stracona. Nie ma dla mnie nadziei, lecz błagam Cię, Panie, powiedz mi, żem się nie przyczyniła niczem do tego nieszczęścia. Nie przypisywałem Ci go nigdy odparłem żywo, uderzony gorąco jej prośbą. Pan to był, prawda, mówiła ciszej, tam w kuchni, wówczas gdy się zlitowała nade mną i była tak dobra i nie odwróciła się, nie odepchnęła jak inni. Zlitowała się, pomogła. Pan to był. Ja, odrzekłem. O, zawołała, jeślibym miała na sumieniu jej niedole od dawna już byłabym na dnie rzeki. Zobarczonym takim grzechem, sumieniem nie przeżyłabym ani jednej zimowej nocy. Znany nam jest powód jej ucieczki, rzekłem. Sądziłem, że Tobie także jest znany. O, wołała, lepiej by było, jeśli bym miała więcej serca. Ona tak dobra była dla mnie zawsze. Same łagodne, zachęcające miała słowa. Mogłam, że namawiać ją do złego, wiedząc, czym sama zostałam? Największą goryczą we własnym mym upadku była ta myśl, żem się z nią rozstała na wieki. Pan Pegoty zakrył twarz rękoma. Kiedym się jeszcze przed ową śnieżną nocą ciągnęła, dowiedziała od kogoś z naszego miasta, co tam zaszło. Bolało mnie przypuszczenie, że mnie może, wiedząc, żem była niegdyś jej towarzyszką, posądzają tam o sprowadzenie jej z dobrej drogi. Nie był wiadomo, życie bym oddała dla zwrócenia czci jej imieniu. Rozpacz jej była rozdzierająca. Co tam życie moje, wołała. Śmierć byłaby mi wybawieniem. Żyłabym, raczej dożyła starości, włócząc się po tych przeklętych ulicach. Patrzałabym, jak słońce wschodzi i zachodzi na tych brudnych domach, myśląc o tym, jak się niegdyś przeglądało w okienku moim, budząc mnie do uczciwej pracy. Ha! Nawet żyć bym była gotowa, jeślibym męką tą okupić miała jej zbawienie. Opuściła się znów na ziemię, co chwila zmieniała postawę, miotając się, zamykając oczy na słabe wieczorne światło, opuszczając na piersi ciężką od zgryzot głowę. Co poczne, Wołała, nieszczęsna, wstyd i hańbę noszącą z sobą, samotna, opuszczona. Nagle zwróciła się do towarzysza mego. Zabij mnie! Wołała. Ulituj się nade mną. Gdy dumą twą była, sądziłeś, że skalam ją, dotykając rąbka jej sukni i nie uwierzyłbyś żadnym mym zaklęciom, żadnym słowom. I dziś jeszcze spłonąłbyś ze wstydu, jeśli byś dostrzegł, że zamieniamy z sobą choćby słówko. Nie skarżę się, nie przyrównywam się do niej. Wiem, jaka dziś nas jeszcze dzieli przepaść. Chcę tylko pomimo hańby mej i wstydu wyrazić wam mą wdzięczność Zapewnić, że ją kochałam i kocham Nie sądź proszę, żem straciła możność kochania Zabij mnie za to, czym jestem i za to, żem ją niegdyś znała Lecz nie sądź, abym była niewdzięczna Pan Pegoty z roztargnieniem spoglądał na błagającą A gdy mówić przestała, podniósł ją Marto, rzekł, niech mnie nieba ukażą Jeśli cię mam sądzić srogo Ostatnim byłbym z ostatnich. Czas wielkie przynosi zmiany. Zatrzymał się, a potem... Dżentelment i ja pragniemy rozmówić się z tobą. Dowiesz się, co nas tu sprowadziło. Słuchaj. Miał zupełną nad nią przewagę. Drżąca stała przed nim, oczu podnieść, nie śmiejąc. Zdawała się jednak, że powolna mu będzie we wszystkim. Słyszałaś, mówił pan Tegoti. Śnieżnej owej nocy rozmowę mam z panem Davy i wiesz, że poszukuję mej bratanicy, kochanej mej bratanicy, powtórzył, gdyż wiec Marto, że ją dziś kocham więcej jeszcze niż przedtem kochałem. Zakryła twarz rękoma. Mówiła mi ona niegdyś, ciągnął pan że żeś sierota, bez ojca i matki. Nikt nie czuwał nad tobą, nie osłaniał przed niebezpieczeństwami życia. Gdybyś miała kogo... Kto by cię sercem całym kochał, zrozumiałabyś może przywiązaniem me do mej bratanicy. Drżała cała. Podniósł z ziemi rzuconą chustę, okrywając Martę troskliwie. Wiem też ciągnął, że gdyby mnie tylko zobaczyła, poszłaby za mną na koniec świata, widząc, że ją kocham tak samo. Nie. Więcej stokroć niż przedtem, pomimo wszystko, co nas rozdzieliło. Milczał chwilę. A po chwili tak mówił. I ja, i pan Davy przypuszczamy, że wcześniej czy później oprze się biedaczka o Londyn. I pan Davy, i ja, i wszyscy wierzymy, żeś najzupełniej niewinna wszystkiemu, co się przytrafiło. Mówisz, że dobra, litościwa była względem ciebie. Niech jej to Bóg nagrodzi. Wiem dobrze, jak dobrą, litościwą zawsze była. Wdzięczną jej, mówisz, pozostałaś. Kochasz ją. Dopomóż, że nam znaleźć ją, a Bóg ci to pewnie tam policzy. Po raz pierwszy podniosła wzrok na mówiącego. Zdawać by się mogło, że uszą swym nie wierzy. Czyż mi zaufacie? spytała głucho. Najzupełniej, odrzekł pan Pegoty. Więc mogę przemówić do niej, jeśli ją spotkam? Podzielić z nią własne, jeśli takowe będę miała schronienie i nic jej nie mówiąc ostrzec was? Wskazać, gdzie się znajduje pytała, powstrzymując oddech. Tak, odrzekliśmy jednocześnie. Podnosząc w niebo oczy ślubowała służyć nam wiernie i wytrwale. Jeśli by ustać w tym, kiedy miała, niech cel ten, dla którego życie swe poświęca, pozostawi ją w większej jeszcze nędzy i rozpaczy niż ta, która ją obecnie doprowadziła na brzeg rzeki. Niech ją opuści wówczas litość ludzka i miłosierdzie Boże. Mówiła to nie podnosząc głosu cicho. Nie nam, lecz tym tam nocnymi mrokami, pokrytym niebiosom. Wyrzekłszy to, wpatrzyła się spokojnie w mętne nurty rzeki. Opowiedzieliśmy jej aż do najdrobniejszych szczegółów wszystko, cośmy sami wiedzieli, słuchała nas z natężoną uwagą, a chociaż często mieniła się na twarzy, gurujący pozostał wyraz dopiero co powziętego postanowienia. Oczy jej nabiegły łzami. Zachowywała się jednak spokojnie. Gdyśmy skończyli, spytała, gdzie i jakim sposobem mogłaby się w potrzebie z nami porozumieć. Pod mdłym światłem przydrożnej latarni, na wydartej z notatnika kartce, skreśliłem oba adresy pana Pegoty i mój. Schowała je w zanadrze. Na moje zapytanie, gdzie mieszka, odpowiedziała dopiero po chwili wahania. Lepiej było istotnie nie pytać jej o to. Pan Pegoty szepnął mi na ucho to, o czym zresztą sam myślałem. Sięgnąłem do kieszeni po pieniądze, lecz żadne prośby, namowy, argumenty nie zdołały skłonić jej do przyjęcia najmniejszego chociażby zasiłku. Starałem się przekonać ją, że pan Pegoty, jak na stan swój, biedny nie był i że obaj z nim nie chcieliśmy, aby sama służąc nam, najmniejsze poniosła wydatki. Nic nie pomogło. Nawet przewaga pana Pegoty na nic się tym razem nie zdała. Marta pozostała niewzruszoną. Znajdę jaką robotę, mówiła. Tymczasowy przynajmniej przyjm zasiłek, prosiłem. Nie, mówiła, nie chcę i nie mogę przyjąć ani grosza. Choćbym umierała z głodu, nie przyjęłabym. Dając mi pieniądze, odebralibyście tym samym zaufanie i jedyny cel, który mnie zatrzymuje przy życiu. W imię najwyższego sędziego, zawołałem, w imię tego, który przenika głębie serc ludzkich, odrzuć okrutne to przypuszczenie. Któż z nas, jeśli jest w stanie, nie spełnić dobra dla samego dobra? Usta jej drżały, a twarz bardziej jeszcze zbladła, gdy odpowiedziała. Chcecie mnie nędzną osłonić nawet przed wyrzutami sumienia. Chcecie wmówić we mnie, żem zdolna do dobrego, gdy same zatrute dotąd zbierałam plony. Zaufaliście mi. Od tak dawna nikt we mnie zaufania nie pokładał O to, co wiem, i czego nie zapomnę. Powstrzymała cisnące się do oczu łzy, z lekka dotknęła ręki pana Pegoty i odeszła. Musiała być od dawna chora. Teraz dopiero zauważyłem, jak chuda była i mizerna. Zapadłe głęboko oczy opowiadały o nędzy, a może i o głodzie. Postępowaliśmy za nią o kroków kilka i tak doszliśmy do ładnych i oświetlonych ulic. Wierzyłem święcie jej obietnicom. Pan i podzielał w zupełności me przekonanie. Pozostawiliśmy ją tedy samą, kierując się z powrotem na Highgate. Przez jakiś czas starzec mi towarzyszył, potem rozeszliśmy się, każdy w swą stronę, prosząc Boga, by pobłogosławił przedsięwzięciom naszym. O północy dopiero wróciłem do domu. Zatrzymałem się chwilę na progu, licząc uderzenia zegara na wieży świętego Pawła. Ku zdziwieniu memu spostrzegłem otwarte drzwi zamieszkałego przez ciotkę domku. Na ścieżkę padało światło. Bojąc się, czy ciotki mej co nie przestraszyło, wszedłem do ogródka. Jakież było moje zdziwienie, gdy dojrzałem stojącego tam mężczyznę. Pił trzymanej w ręku butelki. Stanąłem jak wryty, ukryty zresztą za krzakiem, Gdyż księżyc wypłynął właśnie z zachmury. Nieznajomy był tym samym, którego uważałem za wytwór fantazji pana Dika. Tym samym, którego niegdyś spotkał z ciotką na ulicy. Pił i jadł jak zgłodniały, wzrok zapuszczając ciekawie we wnętrze podmiejskiego domku. Z kolei z niecierpliwością pewną, jak gdyby było mu pilno, spojrzał w okno, w którym się świeciło. Światło zamigotało. Ciotka zjawiła się na progu, dawała mu, widziałem, pieniądze. Ba, tyle tylko, zauważył. Nie mam więcej, odrzekła. Z tym nie odjadę, możesz to wziąć z powrotem. O niegodziwcze, oburzyła się ciotka, jak możesz. Ale co tam mówić o tym, znasz mą sławość, więc jej nadużywasz. Aby się raz na zawsze pozbyć twych odwiedzin, zmuszona będę chyba pozostawić cię własnej doli, którąś sobie zgotował. Czemuś tego nie uczyniła dotąd? spytał złośliwie. Pytasz mnie? zawołała, masz że serce? Liczył obojętnie pieniądze, a gdy przeliczył, odezwał się. I to wszystko, co mi dać zamierzasz? Co dać mogę, odrzekła. Zubożałam, wiesz przecie. Czegóż jeszcze tu stoisz i narzucasz się moim oczom? Obdartus jestem, zauważył, prawda? Niewesołe wiodę życie. Ogołociłeś mnie z całego niemal mienia, mówiła ciotka, a serce zraniłeś tak głęboko, że mnie przez długie lata zawarła była dla wszystkich i na wszystko. Oszukałeś mnie, postąpiłeś bez czci i sumienia. Odejdźże. I jeśli możesz, żałuj za zło spełnione, nie dodając nowych krzywd do już wyrządzonych. Aj, aj, zaśmiał się z cicha, wszystko to nader moralne. Na razie muszę się tym, jak widzę, zadowolić. Mieszały go jednak łzy mojej ciotki i ze spuszczoną głową przechodził przez ogródek. Wyprzedziłem go. Spotkaliśmy się u furtki i zmierzyli wzrokiem. Ciotko, zawołałem podnosząc głos, widzę, żeś znów została zaniepokojona przez tego natręta. Pozwól niech się z nim rozmówię. Dziecko, zawołała ciotka, porywając mnie za ramię, daj pokój, daj mi ochłonąć. Siedliśmy w bawialnianym pokoiku. Ciotka rozwinęła wielki swój zielony wachlarz, kryjąc się za nim. Widziałem, że od czasu do czasu podnosi chustkę do oczu. Po kwadransie może odezwała się spokojnym już głosem. Trot, człowieków. Jest mężem moim. Mężem? zawołałem zdumiony. Mąż twój umarł przecie. Dla mnie umarł, lecz żyje, odrzekła. Zdumiony byłem. Po chwili ciotka mówiła Betsy Trotwood, nie zdaje ci się zdolna dotkliwych uczuć. Był czas jednak, w którym zawierzyła człowiekowi temu, z całego kochając go serca. Wywdzięczył się, łamiąc jej życie i serce, wówczas raz na zawsze pogrzebała uczucia, zrzekła się ich, zdeptała. Droga ciotko. Rozstałam się z nim wspaniałomyślnie. Było to tak dawno, że przyznać to sobie już dziś mogę. Wspaniałomyślnie. Postępowanie jego względem mnie tego było rodzaju, że mogła rozstać się na dogodnych dla siebie warunkach, lecz nie uczyniłam tego. Zmarnował, co mu dała. Upadał coraz niżej, inną poślubił, stał się awanturnikiem, graczem, oszustem. Widziałeś, czym jest obecnie? Lecz niegdyś. Och, niegdyś, gdym wychodziła za niego, wyglądał inaczej i wierzyłam mu. Widziałam w nim uosobienie męskiego honoru. W słowach i głosie ciotki przebijała mimo woli duma dawnych, okrutnie odtrąconych uczuć. Dziś niczym mi jest i mniej niż niczym, lecz zamiast oddać Go w ręce sprawiedliwości, wolę, odzierać się ze wszystkiego, co mam, oddawać mu, co zbiorę, byle tylko nie wracał tu. Szalona byłam wychodząc za niego i dziś jeszcze popełniam być może szaleństwo, nie chcąc, aby się rozwiała ostatecznie ta mara. Przeszłości mojej. Kochałam go, widzisz, dziecko moje. Całym kochałam sercem, westchnęła i poczęła starannie gładzić fałdy sukni. Tak to, mój kochany, rzekła, opowiedziałam ci początek, środek i koniec mojej historii. Nie wspominajmy więcej o tym, nigdy. Nie mów też proszę o tym nikomu. Niewesoła historia. Niech pozostanie pomiędzy nami.